Rozdział 28. To był najfatalniejszy i najniebezpieczniejszy wyczyn, w jakim brałem udział od czasu, gdy po raz pierwszy podniosłem broń na wroga. Ben Johnson. Każdy w swoim humorze. Tłumaczenie Juliusz Kydryński. Nazajutrz o piątej rano Robin opatulona i w rękawiczkach wsiadła do jednego z pierwszych pociągów metra tego dnia. Jej włosy lśniły od płatków śniegu. Przez ramię przewiesiła mały plecak i niosła podręczną torbę, do której spakowała czarną sukienkę, płaszcz i buty potrzebne na pogrzeb pani Kanliff. Nie liczyła na to, że po wycieczce do Devonu uda jej się wrócić do domu. Zaraz po oddaniu samochodu do wypożyczalni zamierzała jechać prosto na stację King's Cross. Siedząc w prawie pustym wagonie, analizowała swoje odczucia związane z nadchodzącym dniem i w końcu stwierdziła, że są mieszane. Dominowało wśród nich podekscytowanie, gdyż Robin była przekonana, że strajk ma jakiś doskonały i niecierpiący zwłoki powód, żeby przesłuchać czarda. Nauczyła się ufać ocenie szefa i jego przeczuciom. Między innymi właśnie to tak bardzo denerwowało Matthew. Matthew. Palce Robin w czarnej rękawiczce zacisnęły się na rączce stojącej obok torby. Ciągle okłamywała narzeczonego. Była uczciwą osobą, i w ciągu dziewięciu lat trwania ich związku aż do niedawna nigdy nie okłamała Matthew. Część z tych kłamstw sprowadzała się do zwyczajnego przemilczenia pewnych faktów. W środę wieczorem Matthew spytał ją przez telefon, co robiła w pracy, a ona przedstawiła mu skróconą i mocno zredagowaną wersję swoich poczynań. Pomijając wyprawę ze strajkiem do domu, w którym zamordowano Kłajna, lunch w Albionie i oczywiście spacer po wiadukcie na stacji West Brompton, z ciężką ręką strajka, spoczywającą na jej ramieniu. Robin zdarzały się jednak także prawdziwe kłamstwa. Poprzedniego wieczoru, Matthew, podobnie jak strajk, spytał, czy nie chciałaby wziąć wolnego dnia i przyjechać wcześniejszym pociągiem. Myślałam o tym, Skłamała, zanim zdążyła się zastanowić. Ale wszystkie pociągi są pełne. To chyba przez pogodę. Pewnie ludzie jeżdżą koleją, zamiast ryzykować podróż samochodem. Będę musiała zaczekać na sypialny. Co innego mogłam powiedzieć? Pomyślała Robin, kiedy w ciemnych oknach ujrzała odbicie swojej napiętej twarzy. Na pewno by się wściekł. Tak naprawdę chciała jechać do Devonu, chciała pomóc strajkowi, chciała wstać od komputera. Mimo, że sprawne administrowanie agencją dawało jej wiele cichej satysfakcji, i prowadzić śledztwo. Czy to coś złego? Matthew uważał, że tak. Nie na to liczył. Chciał, żeby zatrudniła się w agencji reklamowej, w dziale kadr, za prawie dwukrotnie wyższe wynagrodzenie. Londyn był tak drogi. Matthew wolałby większe mieszkanie, chyba ją utrzymywał. Poza tym był jeszcze strajk. Od dawna odczuwana frustracja. Ciasny, supeł w żołądku moglibyśmy zatrudnić kogoś do pomocy. Nieustanne wzmianki o przyszłej wspólniczce, która w umyśle Robin przybierała mityczną postać, krótkowłosej kobiety z zaciętą miną, podobnej do policjantki, która stała na straży miejsca zbrodni przy Targart Road. Byłaby kompetentna i wyszkolona pod każdym względem, pod jakim Robin nie była, a w dodatku nie obciążona takim narzeczonym jak Matthew. Robin po raz pierwszy powiedziała to sobie otwarcie w tym pustawym, jasno oświetlonym wagonie metra, wokół którego panowała ciemność, gdy jej uszy wypełniały się stukotem i klekotaniem. Matthew był jednak osią jej życia, stałym punktem odniesienia. Kochała go. Zawsze go kochała. Był przy niej w najgorszym okresie, kiedy wielu młodych mężczyzn by odeszło. Chciała go poślubić i zamierzała to zrobić. Chodziło tylko o to, że nigdy wcześniej nie spierali się o tak podstawowe sprawy. Nigdy. Coś związanego z jej pracą, z decyzją o pozostaniu ze strajkiem, coś związanego z samym strajkiem wprowadziło do ich związku element nieuczciwości, zagrażający i nowy. Wynajęta przez Robin Toyota Land Cruiser. Stała przez całą noc zaparkowana na Kew Park w Chinatown, na jednym z parkingów położonych najbliżej Denmark Street, gdzie w ogóle nie było miejsc parkingowych. Ślizgając się w swoich najbardziej płaskich, eleganckich butach z torbą kołyszącą się w prawej ręce, Robin pędziła w ciemności do podziemnego parkingu, nie chcąc dłużej myśleć o Matthew, ani o tym, co by pomyślał albo zrobił, gdyby zobaczył, jak jego narzeczona wyrusza w sześciogodzinną podróż sam na sam ze strajkiem. Włożywszy torbę do bagażnika, usiadła za kierownicą, ustawiła nawigację, włączyła ogrzewanie i zapuściła silnik, żeby rozgrzać lodowate wnętrze. Strajk trochę się spóźniał, co było do niego niepodobne. Robin wykorzystała dodatkowy czas na zapoznanie się z przełącznikami. Kochała samochody. Zawsze uwielbiała prowadzić. W wieku dziesięciu lat umiała jeździć traktorem na farmie wujka, pod warunkiem, że ktoś pomógł jej zwolnić ręczny hamulec. W przeciwieństwie do Matthews dała egzamin za pierwszym razem. Z czasem się nauczyła, że lepiej mu nie dokuczać z tego powodu. Jakiś ruch we wstecznym lusterku skłonił ją do podniesienia głowy. Ubrany na ciemno strajk z wysiłkiem zbliżał się do samochodu o kulach z podpiętą nogawką spodni. Na dnie żołądka Robin pojawiło się mdlące uczucie, jak podczas gwałtownego spadania. Nie z powodu amputowanej nogi, którą już przecież widziała, i to w znacznie bardziej niepokojących okolicznościach, ale dlatego, że strajk nigdy wcześniej nie rezygnował z protezy, kiedy był wśród ludzi. Wysiadła z samochodu, ale widząc jego grymas niezadowolenia, szybko tego pożałowała. Dobrze, że wzięłaś samochód z napędem na cztery koła, powiedział, ostrzegając ją w ten sposób, żeby nie wspominała o jego nodze. Y, tak, pomyślałam, że w taką pogodę lepiej się sprawdzi, odrzekła. Podszedł do samochodu od strony pasażera. Robin wiedziała, że nie wolno jej proponować pomocy. Wyczuwała wokół strajka strefę zamkniętą. Jakby telepatycznie odrzucał wszelkie oferty wsparcia i współczucie. Ale obawiała się, że jej szef nie zdoła wsiąść do samochodu o własnych siłach. Wrzucił kulę na tylne siedzenie i przez chwilę stał, niebezpiecznie balansując na jednej nodze. Potem wykazując się siłą ramion, jakie jeszcze nigdy u niego nie widziała, podciągnął się i gładko wsunął do środka. Robin pospiesznie wskoczyła na miejsce kierowcy, zamknęła drzwi, zapięła pasy i wycofała z parkingu wyprzedzające odrzucenie jej troski przez strajka oddzielało ich od siebie niczym mur i do współczucia Robin dołączył lekki żal, że szef nie chce jej pozwolić nawet na tak drobny gest. Czy kiedykolwiek robiła wokół niego zamieszanie, albo próbowała mu matkować? Pozwoliła sobie najwyżej na podanie mu paracetamolu. Strajk wiedział, że zachowuje się niedorzecznie, ale ta świadomość tylko spotęgowała jego irytację. Już po przebudzeniu stało się jasne, że próba wciśnięcia protezy na nogę, kiedy kolano jest gorące, spuchnięte i straszliwie obolałe, byłaby idiotyzmem. Ból zmusił strajka do zejścia po metalowych schodach tyłem. Jak dziecko, marsz wzdłuż Charing Cross Road po lodzie i okulach przyciągał spojrzenia nielicznych porannych przechodniów, którzy stawiali czoło ciemności i minusowym temperaturom. Nie chciał wracać do tego stanu, ale musiał. Wszystko dlatego, że na chwilę zapomniał, iż w przeciwieństwie do strajka ze snów, nie jest cały. Zauważył z ulgą, że na szczęście Robin. Umie prowadzić. Jego siostra Lucy była za kółkiem rozkojarzona i niepewna. Charlotte zawsze prowadziła swojego Lexusa w sposób, który sprawiał strajkowi fizyczny ból. Pędziła na czerwonym świetle, zawracała na jednokierunkowych ulicach, paliła papierosy i gawędziła przez komórkę, ledwie unikając zderzeń z rowerzystami i otwieranymi drzwiami zaparkowanych samochodów. Odkąd wiozący go wiking wyleciał w powietrze na tamtej żółtej drodze, Strajk z trudem godził się na to, żeby woził go ktoś inny niż zawodowy kierowca. — W plecaku jest kawa — powiedziała Robin po dłuższym milczeniu. — Co? — W plecaku. Termos. Pomyślałam, że nie powinniśmy się zatrzymywać, jeśli to nie będzie naprawdę konieczne. Są też herbatniki. Wycieraczki na przedniej szybie żłobiły drogę w płatkach śniegu. Cholera, jesteś cudowna, powiedział strajk, zapominając o niedawnej rezerwie. Nie jadł śniadania. Nieudane próby przymocowania protezy, szukanie agrawki, żeby dopasować spodnie, wydobycie kul i zejście po schodach zajęło mu dwukrotnie więcej czasu niż przewidział. Robin mimo lekko się uśmiechnęła. Strajk nalał sobie kawy i zjadł kilka herbatników. Jego uznanie dla zręcznego prowadzenia obcego samochodu rosło, a głód malał. Czym jeździ Matthew? spytał, kiedy pędzili po wiadukcie Boston Manor. Niczym, powiedziała Robin. Nie mamy w Londynie samochodu. E, no tak. E, nie ma potrzeby. Przyznał Strajk, myśląc, że gdyby płacił Robin tyle, na ile zasługuje, Mogliby sobie na niego pozwolić. O co zamierzasz spytać Daniela Czarda? zagadnęła Robin. O mnóstwo spraw, powiedział Strike strzepując okruszki z ciemnej marynarki. Po pierwsze, czy pokłócił się z Kłajnem, a jeśli tak, to o co? Nie mam pojęcia, dlaczego Quine, choć najwidoczniej był skończonym kretynem, postanowił zaatakować człowieka, od którego zależało jego utrzymanie i który miał taką forsę, że mógł zrobić z niego miazgę w sądzie. Strike przez chwilę chrupał herbatnika, a potem połknął go i dodał. Chyba, że Jerry Waldgrave ma rację i podczas pisania tej książki Quine naprawdę przeżywał załamanie nerwowe, wyżywając się na każdym, kogo mógł winić za kiepską sprzedaż swoich książek czy jego styl nie wydaje ci się zbyt spójny jak na kogoś przeżywającego załamanie nerwowe spytała Robin która poprzedniego dnia kiedy strajk jadł lunch z Elizabeth Tassel, skończyła czytać Bombing's Mori składnia wydaje się zgrabna ale chyba nie znajdziesz nikogo kto nie zgodziłby się ze stwierdzeniem że treść jest cholernie pokręcona bardzo przypomina jego poprzednie dzieła. Żadne z nich nie jest tak szalone jak Bombix Mori, powiedział strajk. W grzechu Hobarta i w braciach Balzak była przecież fabuła. Tu też jest, tak? A może mała wycieczka Bombixa to tylko wygodny sposób na zaatakowanie wielu różnych ludzi. Kiedy minęli zjazd na Heathrow rozmawiając o urozmaiconej groteskowości powieści i śmiejąc się z jej niedorzecznych, logicznych przeskoków i absurdów, padał już gęsty śnieg. Drzewa po obu stronach autostrady wyglądały tak, jakby opruszono je tonami cukru-pudru. Może kłajn urodził się o czterysta lat za późno powiedział strajk wciąż jedząc herbatniki. Elizabeth Tassel mówiła mi, że istnieje jakaś renesansowa tragedia zemsty, w której występuje zatruty kościodrób przebrany za kobietę. Podobno ktoś go przelatuje i umiera. Nie powiem, żeby to aż tak bardzo różniło się od fallusa impudikusa szykującego się do... Przestań! Przerwała mu Robin z bladym uśmiechem i wzdrygnęła się z obrzydzenia. Zamilkł jednak nie z powodu jej protestów czy poczucia odrazy. Kiedy mówił, głęboko w jego podświadomości coś mignęło. Ktoś mu mówił, ktoś powiedział. To wspomnienie zniknęło jednak jak zwodniczy, srebrzysty błysk, jak płotka w zarośniętym stawie. Zatruty kościotrup mruknął Strike próbując złapać nieuchwytne wspomnienie które mu jednak umknęło Wczoraj wieczorem skończyłam też czytać Grzech Hobarta powiedziała Robin wyprzedzając powolno Toyota Prius Lubisz się umartwiać stwierdził Strike sięgając po szóstego herbatnika Nie wiedziałem że tak ci się to spodobało Nie spodobało mi się i dalej wcale nie było lepsze opowiada o Hermafrodycie, który zachodzi w ciąże i usuwa dziecko, żeby nie kolidowało z jego literackimi ambicjami, dokończył Strike. Czytałeś? Nie. Dowiedziałem się od Elizabeth Tassel Tam też jest zakrwawiony worek, powiedziała Robin. Strike spojrzał z ukosa na jej blady profil i poważną minę, z jaką obserwowała jezdnie, raz po raz zerkając we wsteczne lusterko. Co jest w środku? Usunięte dziecko, powiedziała Robin. Okropność. Strike analizował te informacje, kiedy minęli zjazd na Maidenhead. Dziwne, powiedział w końcu. Groteskowe, powiedziała Robin. Nie. Dziwne, upierał się. Kłań się powtarza. To już druga rzecz z grzechu Hobarta umieszczona w Bombigsmorii. — Dwóch hermafrodytów, dwa zakrwawione worki. Dlaczego? — No nie — powiedziała Robin — nie zupełnie są takie same. W Bombix Mori zakrwawiony worek nie należy do hermafrodyty i w środku nie ma usuniętego dziecka. Może dotarł do kresu swojej inwencji — ciągnęła. A może Bombigs Mori to coś w rodzaju ostatniego ogniska z jego wszystkich pomysłów? Okazał się raczej stosem pogrzebowym dla jego kariery. Strike siedział zagłębiony w myślach, podczas gdy sceneria za oknem stopniowo nabierała coraz bardziej wiejskiego charakteru. W prześwitach między drzewami ukazywały się szerokie, zaśnieżone pola. Biel na tle bieli pod perłowo-szarym niebem, a na samochód wciąż padał gęsty śnieg. Wiesz, powiedział w końcu strajk. Widzę tu dwie możliwości. Albo Klein naprawdę przechodził załamanie nerwowe, stracił kontakt z tym, co tworzył i uwierzył, że Bombix Mori jest arcydziełem, albo chciał narobić jak najwięcej kłopotu i z jakiegoś powodu powielił wcześniejsze motywy. Z jakiego? To klucz. Powiedział strajk. Nawiązując do swoich poprzednich książek, pomagał ludziom zrozumieć, o co mu chodzi w Bombix Mori. Próbował to przekazać, nie narażając się na pozwy o zniesławienie. Robin nie odrywała oczu od zaśnieżonej autostrady, ale lekko odwróciła twarz w stronę strajka i zmarszczyła brwi. Myślisz, że to było celowe? Myślisz, że chciał wywołać te wszystkie problemy? Jeśli się nad tym zastanowić, powiedział Strike, to całkiem niezły biznesplan z punktu widzenia samolubnego, gruboskórnego mężczyzny, który prawie w ogóle nie sprzedaje książek. Narobić najwięcej kłopotu, jak się da, zawrzeć w książce zawoalowane rewelacje na temat sławnego pisarza, niech plotkują o niej w całym Londynie, niech grożą pozwami, niech mnóstwo ludzi się zdenerwuje, a potem zaszyć się gdzieś, gdzie nie dotrą nakazy sądowe, i zanim ktokolwiek zdąży cię powstrzymać, opublikować książkę w formie e-booka. Przecież był wściekły, kiedy Elizabeth Tassel powiedziała, że nikt tego nie wyda. Czy na pewno? zamyślił się strajk. Może tylko udawał. Może wiercił jej dziurę w brzuchu, namawiając, żeby to przeczytała, dlatego, że szykował się do zainscenizowania pięknej kłótni w miejscu publicznym. Sprawia wrażenie wielkiego ekshibicjonisty. Może to wszystko było elementem jego planu marketingowego. Uważał, że Roper Chart zbyt słabo reklamuje jego książki, słyszałem to od Leonory. — Więc myślisz, że już przed spotkaniem z Elizabeth Tassel zaplanował, że wybiegnie z restauracji? — Możliwe — powiedział Strike. — I że pójdzie na Talgath Road? — Niewykluczone. Słońce już wzeszło i zalśniły zmrożone czubki drzew. Dostał to, o czym marzył, prawda? Powiedział strajk, mrużąc oczy, gdy tysiące drobinek lodu zamigotały na przedniej szybie. Nawet gdyby chciał, nie zdołałby zrobić swojej książce lepszej reklamy. Szkoda tylko, że nie dożył chwili, w której mógłby się zobaczyć w wiadomościach BBC. Niech to szlak, dodał pod nosem. Co się stało? Zjadłem wszystkie herbatniki. Przepraszam. Powiedział skruszony. Nie szkodzi, odrzekła rozbawiona robin. Jadłam śniadanie. Ja nie, wyznał strajk. Jego niechęć do rozmawiania o amputowanej nodze rozpłynęła się w ciepłej kawie, w ich dyskusji i w dbałości Robin o jego wygodę. Nie zdołałem założyć tej przeklętej protezy. Kolano spuchło mi jak diabli. Będę musiał pójść do jakiegoś lekarza. Minęły wieki, zanim wreszcie wyszedłem z domu. Tyle sama się domyśliła, ale doceniła zaufanie. Minęli pole golfowe. Chorągiewki sterczały na akrach miękkiej bieli, a żwirowe dołki wypełnione wodą wyglądały w zimowym świetle jak wypolerowane arkusze stopu cyny z ołowiem. Gdy zbliżali się do Swindon, zadzwoniła komórka strajka. Sprawdzając numer. Obawiał się powtórnego telefonu od Niny Lassels, zobaczył, że to Ilsa, jego przyjaciółka ze szkolnych lat. Z pewnym zaniepokojeniem zauważył też, że ma nieodebrane połączenie od Leonory Quine w pół do siódmej, kiedy najprawdopodobniej mozolił się o kulach po Charing Cross Road. — Cześć, Ilza. Co słychać? — W zasadzie sporo — powiedziała. Jej głos brzmiał metalicznie i daleko. Domyślił się, że rozmawia siedząc w samochodzie. Czy zadzwoniła do ciebie w środę Leonora Quine? Tak, spotkałyśmy się po południu, powiedziała. Przed chwilą znowu z nią rozmawiałam. Mówiła, że rano próbowała się do ciebie dodzwonić, ale nie odebrałeś. No tak, miałem wczesną pobudkę. Pewnie nie usłyszałem dzwonka. Dała mi pozwolenie, żeby ci przekazać. Co się stało? Wezwali ją na przesłuchanie. Właśnie jadę na komisariat. Cholera, powiedział Strike. Cholera, co na nią mają? Wspomniała, że znaleźli jakieś zdjęcia w sypialni jej i Kłajna. Wygląda na to, że y, lubił być wiązany i chętnie pozował wtedy do zdjęć, powiedziała Ilza sarkastycznie rzeczowym tonem. Poinformowała mnie o tym wszystkim, jakby mówiła o ogrodnictwie. Słyszał ciche odgłosy intensywnego ruchu ulicznego w centrum Londynu. Tu, na autostradzie, najgłośniejszymi dźwiękami były świst wycieraczek. Miarowy warkot mocnego silnika i od czasu do czasu szóst samochodów lekkomyślnie wyprzedzających w tumanach śniegu. Powinna była mieć wystarczająco rozumu, żeby pozbyć się tych zdjęć, powiedział strajk. Udam, że nie słyszałam tej sugestii dotyczącej niszczenia dowodów, odrzekła Ilsa z udawaną surowością. To nie są żadne cholerne dowody, powiedział Strajk. Chryste wszechmogący, przecież to oczywiste, że tych dwoje wiodło perwersyjne życie erotyczne. Jak inaczej Leonora miałaby utrzymać przy sobie takiego mężczyznę jak Quine? Ale Anstis ma zbyt czysty umysł i wydaje mu się, że wszystko oprócz pozycji misjonarskiej świadczy o cholernych skłonnościach przestępczych. A co ty możesz wiedzieć o seksualnych zwyczajach oficera śledczego? Spytała rozbawiona Ilsa. To gość, którego wciągnąłem w Afganistanie na tylne siedzenie wikinga mruknął strajk. Aha, powiedziała Ilsa. Postanowił przyskrzynić Leonora, ale jeśli znaleźli tylko sprośne zdjęcia, nie tylko. Wiedziałeś, że kłajnowie mieli garaż? Strike poczuł napięcie i nagłą obawę. Czy mógł się pomylić? Tak bardzo się pomylić? Wiedziałeś, czy nie? Dopytywała się Ilsa. Co tam znaleźli? spytał Strike, rezygnując z żartobliwego tonu. Chyba nie flaki. Co powiedziałeś? To zabrzmiało jak chyba nie flaki. Co znaleźli? Poprawił się. Nie wiem, ale pewnie się dowiem, kiedy dotrę na miejsce. Nie aresztowali jej? Wezwali ją tylko na przesłuchanie, ale są pewni, że to ona czuje to. A Leonora chyba nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Kiedy do mnie zadzwoniła, mówiła tylko o tym, że jej córka będzie musiała zostać u sąsiadki, że jej córka się zdenerwuje. Ta córka ma 24 lata i jest opóźniona w rozwoju. Aha, powiedziała Ilsa. To smutne. Słuchaj, jestem już prawie na miejscu, muszę kończyć. Informuj mnie. Nie spodziewaj się niczego w najbliższym czasie. Coś mi mówi, że to trochę potrwa. Cholera powtórzył strajk, kończąc połączenie. Co się stało? Olbrzymia cysterna zmieniła pas, żeby wyprzedzić Honda Civic z nalepką Dziecko w aucie na tylnej szybie. Strike patrzył, jak jej gargantuiczne srebrne cielsko przypominające pocisk kołysze się rozpędzone na oblodzonej nawierzchni i z milczącą aprobatą zauważył, że Robin zwolniła, zostawiając sobie więcej miejsca na hamowanie. Policja wezwała Lionorę na przesłuchanie. Robin wydała z siebie zduszony okrzyk. Znaleźli w ich sypialni zdjęcia przedstawiające związanego kłajna i coś jeszcze w garażu, ale Ilsa nie wie co. Strajk przeżył to nie po raz pierwszy: momentalne przejście od spokoju do katastrofy, spowolnienie czasu. Wszystkie zmysły nagle naprężyły się jak sznur, i krzyknęły. Cysterna zginęła się w pół. Usłyszał jak krzyczy hamuj, tak samo jak poprzednim razem, kiedy próbował uniknąć śmierci. Robin wcisnęła jednak pedał gazu. Samochód z warkotem ruszył naprzód. Nie było miejsca. Ciężarówka uderzyła bokiem w oblodzoną drogę i zaczęła się obracać. Honda wjechała na nią, koziołkowała i przewrócona na dach zjechała na pobocze. Jakiś golf zderzył się z Mercedesem i szczepione pojazdy pędziły na kabinę cysterny. Mknęli w stronę przydrożnego rowu. Robin ominęła przewróconą Hondę tylko o włos, unikając zderzenia. Kiedy rozpędzony Land Cruiser wjechał na szorstką nawierzchnię, Strike złapał uchwyt w drzwiach. Czekało ich lądowanie w rowie i być może wywrotka. Zmierzał ku nim śmiercionośny koniec cysterny, ale jechali tak szybko, że udało im się go ominąć. Nastąpiło silne szarpnięcie. Strike uderzył głową w dach samochodu i bez szwanku wyjechali na oblodzony asfalt po drugiej stronie karambolu. Kurwa jego! W końcu Robin zaczęła hamować, całkowicie panując nad pojazdem. Zatrzymała się na poboczu, twarz miała białą jak śnieg pruszący na przednią szybę. W tamtej hondzie jechało dziecko. Zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, zniknęła, zatrzaskując za sobą drzwi. Odwrócił się do tyłu, próbując chwycić kule z tylnego siedzenia. Nigdy nie odczuwał dotkliwiej swojej niepełnosprawności. Gdy zdołał przyciągnąć do siebie kulę, usłyszał syreny. Mrużąc oczy, zauważył za zaśnieżoną tylną szybą dalekie migotanie niebieskiego światła. Już zjawiła się policja, a on był jednonogim ciężarem. Przeklinając, rzucił kulę z powrotem do tyłu. Po dziesięciu minutach Robin wróciła do samochodu. Wszystko w porządku. Wydyszała. Małemu nic się nie stało, jechał w foteliku. Kierowca ciężarówki jest cały zakrwawiony, ale nie stracił przytomności. Nic ci nie jest? Trochę się trzęsła, lecz słysząc to pytanie, uśmiechnęła się. Nie wszystko w porządku. Po prostu się wystraszyłam, że zobaczę martwe dziecko. To dobrze, powiedział strajk, biorąc głęboki oddech. Kurwa, gdzie się nauczyłaś tak jeździć? Aha, byłam na dwóch kursach dla zaawansowanych kierowców. Powiedziała Robin, wzruszając ramionami i odsuwając z oczu mokre włosy. Strike wciąż się na nią gapił. Kiedy? Niedługo po tym, jak rzuciłam studia, miałam, miałam wtedy trudny okres i rzadko wychodziłam z domu. To był pomysł mojego taty. Zawsze uwielbiałam samochody. Poszłam tam po to, żeby mieć jakieś zajęcie, dodała, zapinając pasy i włączając silnik. Kiedy jestem w domu, czasem jeżdżę poćwiczyć na farmie. Mój wujek ma pole i pozwala mi tam trenować. Strajk nie odrywał od niej oczu. Na pewno nie chcesz trochę odczekać zanim. Nie, podałam im swoje nazwisko i adres. Powinniśmy już jechać. Wrzuciła bieg i gładko wyjechała na autostradę. Strajk wciąż wpatrywał się w jej spokojny profil. Znowu skupiła się na jezdni, była odprężona i pewnie trzymała kierownicę. Widywałem w wojsku gorzej prowadzących kierowców defensywnych, powiedział. To ci, którzy wożą generałów i szkolą się w uciekaniu przed ostrzałem. Spojrzał do tyłu na poprzewracane pojazdy blokujące drogę. Nadal nie wiem, jak ci się udało nas z tego wyciągnąć. Wypadek, którego cudem zdołali uniknąć, nie doprowadził Robin do łez. Ale słysząc słowa pochwały i uznania, nagle poczuła, że za chwilę się rozpłacze i sprawi sobie zawód. Wielkim wysiłkiem woli zdusiła emocje do cichego śmiechu i powiedziała: Znajesz sobie sprawę, że gdybym zahamowała, wjechalibyśmy ślizgiem prosto na cysternę? No tak, rzekł Strajki, też się roześmiał. Nie wiem dlaczego to powiedziałem skłamał. Rozdział 29 Z waszej lewej strony istnieje ścieżka, która prowadzi od nieczystego sumienia do lasu podejrzliwości i lęku. Thomas Kitt, Tragedia Hiszpańska. Tłumaczenie: Juliusz Kedryński. Mimo, że o mało nie uczestniczyli w wypadku, Strike i Robin dotarli do Tiverton w hrabstwie Devon tuż po 12. Kierując się poleceniami z nawigacji satelitarnej, Robin minęła ciche wiejskie domy zwieńczone grubymi warstwami połyskliwej bieli, przejechała przez zadbany mostek nad rzeką koloru krzemienia i obok szesnastowiecznego kościoła o niespodziewanie majestatycznym wyglądzie, a w końcu dotarła na drugi kraniec miasteczka, gdzie w dyskretnej odległości od drogi umieszczono elektrycznie sterowaną bramę. Przystojny młody filipińczyk w czymś, co wyglądało na mokasyny i za duży płaszcz, usiłował otworzyć bramę ręcznie. Kiedy zauważył lęd kruzera, skinął do robin, żeby opuściła szybę. Zamarzła! wyjaśnił zwięźle. Proszę chwilę zaczekać. Siedzieli pięć minut, zanim w końcu udało mu się odmrozić bramę i odgarnąć nagromadzony śnieg, żeby móc otworzyć wrota. Podrzucić pana do domu? spytała Robin. Usiadł z tyłu obok kul strajka. Przyjaciele, pana czarda? Spodziewa się nas, odpowiedział wymijająco strajk. Jechali długim, krętym, prywatnym podjazdem. Land Landcruiser z łatwością radził sobie z grubą warstwą skrzypiącego śniegu, który spadł w ciągu nocy. Leśniące, ciemno-zielone liście rododendronów rosnących wzdłuż podjazdu odmówiły podtrzymywania ciężkiego śniegu, więc droga do domu była czarno-biała. Przypruszony podjazd przytłaczały ściany gęstego listowia. Przed oczami Robin zaczęły wirować maleńkie, świetliste punkciki. Od śniadania minęło bardzo dużo czasu, a Strajk zjadł oczywiście wszystkie herbatniki. Lekkie poczucie odrealnienia i przypominające chorobę morską mdłości utrzymywały się nawet gdy wysiadła z Toyoty i spojrzała na Tideburn House, który stał obok ciemnej plamy lasu, przytulonej do jednej strony domu. Śmiały architekt przekształcił masywną, podłużną konstrukcję. Połowę dachu zastąpiono taflą szkła, drugą pokrywały chyba panele baterii słonecznych. Patrząc na miejsce, w którym budynek stawał się przezroczystym szkieletem na tle jasno-szarego nieba, Robin poczuła jeszcze silniejsze zawroty głowy. Przypomniało jej się koszmarne zdjęcie z telefonu strajka. Sklepiona przestrzeń ze szkła i światła, w której leżało okaleczone ciało Kłajna. Nic ci nie jest? spytał zatroskany strajk. Była bardzo blada. Wszystko w początku? — powiedziała, chcąc zachować bohaterski status w jego oczach. Wciągając głęboko mroźne powietrze, poszła w stronę wejścia za strajkiem, który zaskakująco zwinnie poruszał się o kulach po ścieżce. Ich młody pasażer zniknął bez słowa. Daniel Chart osobiście otworzył drzwi. Miał na sobie długą, jakby chłopską koszulę ze stójką z żółto-zielonego jedwabiu i luźne elniane spodnie. Podobnie jak strajk, chodził o kulach. Jego lewą stopę i łydkę zasłaniała gruba Orteza czart spojrzał na dyndającą pustą nogawkę strajka i przez kilka bolesnych sekund najwyraźniej nie był w stanie odwrócić wzroku. A myślał pan, że to pan ma problemy, powiedział strajk wyciągając rękę. Żarcik wypadł mizernie czart się nie uśmiechnął. Wciąż otaczała go ta sama aura onieśmielenia i wyobcowania, co na przyjęciu. Uścisnął strajkowi dłoń, nie patrząc mu w oczy i powitał go słowami. Myślałem, że rano odwoła pan wizytę. Nie, udało nam się dojechać, powiedział niepotrzebnie strajk. To moja asystentka, Robin, przywiozła mnie. Mam nadzieję, oczywiście nie może zostać na zewnątrz, powiedział chłodny czart. Zapraszam do środka. Odsunął się o kulach, żeby mogli przestąpić próg i wejść na wypolerowaną do połysku drewnianą podłogę koloru miodu. Czy mogliby Państwo zdjąć buty? Z zawahadłowych drzwi, osadzonych w ceglanej ścianie po prawej stronie, wyłoniła się tęga filipinka w średnim wieku z czarnymi włosami spiętymi w kok. Cała była ubrana na czarno i trzymała dwa białe lniane worki, najwidoczniej oczekując, że strajk i robin włożą do nich obuwie. Robin podała swoje. Dotyk desek pod stopami sprawił, że poczuła się dziwnie bezbronna. Strajk tylko stał na jednej nodze. O! zreflektował się czart, znowu gapiąc się na pustą nogawkę. Nie, chyba... lepiej niech pan strajki nie zdejmuje, buta, nenito. Kobieta bez słowa wycofała się do kuchni. Z jakiegoś powodu wnętrze Barn House spotęgowało nieprzyjemne zawroty głowy robin. Tej olbrzymiej przestrzeni nie dzieliły żadne mury. Pierwsze piętro, do którego docierało się po spiralnych schodach ze stali i szkła, wisiało na grubych metalowych łańcuchach pod wysokim sufitem. Wysoko w górze widać było ogromne dwuosobowe łoże czarda, obite chyba czarną skórą, a jeszcze wyżej, na ceglanej ścianie, zawieszono coś, co wyglądało jak olbrzymi krucyfiks z drutu kolczastego. Robin pospiesznie spuściła wzrok, czując jeszcze większe mdłości. Większość mebli na niższej kondygnacji składała się z sześcianów z białej albo czarnej skóry, pionowe, stalowe kaloryfery, Przeplatały się z pomysłowymi, prostymi regałami, także z drewna i metalu. W oszczędnie umeblowanym pomieszczeniu dominowała naturalnej wielkości rzeźba z białego marmuru, przedstawiająca anielicę przycupniętą na skalę, częściowo w przekroju odsłaniającym pół czaszki, kawałek wnętrzności i skrawek kości nogi. Robin, nie mogąc oderwać od niej oczu, zobaczyła, że pierś Anielicy została przedstawiona pod postacią sterty pękatych kulek osadzonych na okrągłym mięśniu przypominającym blaszkę grzyba. To absurd, żeby mieć mydłości z powodu rozkrojonego ciała, które było zimnym, czystym kamieniem, zaledwie nieożywioną bielą i w niczym nie przypominało gnijących zwłok uwiecznionych komórką strajka. Nie myśl o tym. Powinna była poprosić Strajka, żeby zostawił przynajmniej jednego herbatnika. Pot zrosił górną wargę Robin, jej głowę. — Dobrze się czujesz? — spytał ostro Strajk. Miny na twarzach obu mężczyzn uświadomiły jej, że zbladła i do strachu przed omdleniem dołączyło zażenowanie, że stała się dla Strajka ciężarem. — Przepraszam — powiedziała odrętwiałymi ustami. — Długa podróż. Jeśli mogę prosić o szklankę wody? — Hm, oczywiście. Odrzekł czart, jakby woda była towarem deficytowym. Nenita! Ponownie zjawiła się kobieta w czerni. Młoda dama prosi o szklankę wody powiedział czart. Nenita skinęła na robin i poprowadziła ją w stronę kuchni. Wchodząc do środka, Robin usłyszała za sobą ciche stukanie kul wydawcy o drewnianą podłogę. Mignęły jej stalowe powierzchnie i pobielone ściany oraz młody, podwieziony niedawno mężczyzna, potrząsający teraz wielkim rondlem. Po chwili siedziała już na niskim taborecie. Robin myślała, że Chard przyjdzie za nią, żeby sprawdzić, czy nic jej się nie stało, ale gdy nenita włożyła jej do ręki zimną szklankę, usłyszała jego głos dochodzący już gdzieś z góry: Dzięki za naprawienie bramy, Mani! Młody mężczyzna nie odpowiedział. Robin usłyszała oddalające się postukiwanie kul czarda i świst kuchennych drzwi. To moja wina wyjaśnił strajk, kiedy wydawca do niego wrócił. Naprawdę miał wyrzuty sumienia. Zjadłem cały prowiant, który przygotowała na podróż. Neni to może jej coś dać, powiedział czart. Usiądziemy? Strike poszedł za nim, mijając marmurową anielicę, która mgliście odbijała się w ciepłej drewnianej podłodze i, podpierając się na czterech kulach, skierowali się ku drugiemu końcowi pomieszczenia, gdzie wokół czarnego, żelaznego pieca na drewno tworzył się krąg upragnionego ciepła. Wspaniały dom, powiedział Strajk, siadając na jednym z większych sześcianów z czarnej skóry i kładąc obok kule. Komplement nie był szczery. Strajk wolał praktyczną wygodę i dom Czarda wydał mu się powierzchowny i na pokaz. Tak, blisko współpracowałem z architektami, powiedział Czard z lekkim ożywieniem. Tam jest gabinet, wskazał na kolejne niemal niewidoczne drzwi, a tam basen. On również usiadł, wyciągając przed sobą nogę zakończoną grubą ortezą. Co się panu stało? spytał strajk i skinął głową w stronę złamanej nogi. Czart wskazał końcem kuli spiralne schody z metalu i szkła. Musiało boleć powiedział strajk, oceniając wzrokiem wysokość. Trzask pękającej kości odbił się echem w całym domu. Odrzekł czart z dziwną satysfakcją. Nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego słychać. Napije się pan herbaty albo kawy? Byłbym wdzięczny za herbatę. Strajk zobaczył, że czart kładzie zdrową nogę na małej mosiężnej płytce obok fotela. Wystarczyło lekkie naciśnięcie, żeby z kuchni wynurzył się Manny. Poproszę o herbatę, manny, powiedział czart z serdecznością, której nie było co rzucało się w oczy w jego normalnym zachowaniu. Młody mężczyzna znowu zniknął jak zwykle posępny. To St. Michael's Mount? spytał strajk wskazując obrazek zawieszony niedaleko pieca. Był to prymitywistyczny pejzaż namalowany na czymś, co wyglądało na deskę. Dzieło Alfreda Wallisa. Powiedział czart znów z lekkim przypływem entuzjazmu. Prostota formy, prymitywizm i naiwność. Mój ojciec znał go osobiście. Wallis zajął się malarstwem dopiero po siedemdziesiątce. Zna pan Kornwalię? Wychowałem się tam, powiedział strajk. Czarna bardziej interesowało jednak mówienie o Alfredzie Wallisie. Znowu wspomniał, że artysta odkrył swoje prawdziwe metier dopiero w późniejszym okresie życia i zaczął opowiadać o jego dziełach. Zupełnie nie zauważył braku zainteresowania strajka tym tematem. Czart nie lubił utrzymywać kontaktu wzrokowego. Jego oczy przesuwały się od obrazu. Ku elementom ogromnego ceglanego wnętrza i zahaczały o strajka chyba tylko przypadkiem. Niedawno wrócił pan z Nowego Jorku, prawda? spytał strajk, kiedy czart brał oddech. Tak, z trzydniowej konferencji, powiedział czart i jego entuzjazm przygasł. Odnosiło się wrażenie, że powtarza wyświechtane frazesy kiedy dodał to czasy pełne wyzwań pojawienie się elektronicznych czytników zmieniło zasady gry e, czyta pan spytał wprost czasami powiedział strike w jego mieszkaniu leżał sfatygowany egzemplarz kryminału Jamesa L. Roya i strike od czterech tygodni starał się go dokończyć ale wieczorami był przeważnie zbyt zmęczony żeby się skupić jego ulubiona książka tkwiła w jednym z nierozpakowanych pudeł z dobytkiem na korytarzu Miała dwadzieścia lat i od dawna do niej nie zaglądał. — Potrzebujemy czytelników — mruknął Daniel Chart. — Więcej czytelników, mniej pisarzy. Strike powstrzymał się od riposty. — No jednego właśnie się pozbyliście. Manny wszedł z pleksiglasową tacą na nóżkach, którą postawił przed swoim pracodawcą. Chart pochylił się, żeby nalać herbatę do wysokich kubków z białej porcelany. Strajk zauważył, że jego skórzane meble nie wydawały irytujących dźwięków typowych dla kanapy w agencji przy Denmark Street, ale pewnie kosztowały z dziesięć razy więcej. Zaognione plamy na wierzchu dłoni czarna budziły równie bolesne skojarzenia, jak na przyjęciu w wydawnictwie, a w jasnym świetle lamp umieszczonych pod spodem wiszącego pierwszego piętra wydawca wyglądał starszej niż z daleka. Prawdopodobnie miał około sześćdziesięciu lat, lecz był wciąż przystojny dzięki poważnym, ciemnym, głęboko osadzonym oczom, orlemu nosowi i wąskim ustom. Zapomniał o mleku, zauważył czar, wodząc wzrokiem potacy. Pije pan z mlekiem? Tak, odrzekł strajk. Czart westchnął, ale zamiast nacisnąć mosiężną płytkę w podłodze, podźwignął się na zdrową nogę, sięgnął po kule i pokuśtykał w stronę kuchni. Strike w zamyśleniu odprowadził go wzrokiem. Współpracownicy uważali Daniela Czarda za dziwaka, lecz Nina zaznaczyła, że jest bystry. Jego napady niekontrolowanego szału z powodu Mori wydawały się strajkowi reakcją przewrażliwionego mężczyzny o wątpliwej umiejętności oceny sytuacji. Pamiętał lekkie zakłopotanie tłumu, kiedy Czart mamrotał przemówienie na jubileuszowym przyjęciu. Dziwny, trudny do przejrzenia człowiek. Strajk popatrzył w górę i zobaczył śnieg, delikatnie padający na czysty dach wysoko nad marmurową anielicą. Doszedł do wniosku, że szkło musi być jakoś podgrzewane, żeby nie osadzały się płatki. Wróciło do niego wspomnienie Kłajna, wypatroszonego i związanego, nadpalonego i gnijącego pod sklepionym oknem. Podobnie jak Robin nagle poczuł, że wysoki szklany sufit Tideburn House budzi w nim nieprzyjemne skojarzenia. Chart wyszedł z kuchni i z powrotem przykuśtykał o kulach, niezdarnie trzymając w dłonic banuszek z mlekiem. Pewnie się pan zastanawia, dlaczego poprosiłem, żeby pan tu przyjechał. Odezwał się wreszcie czart, kiedy usiadł i obaj podnieśli kubki. Strajk spojrzał na niego z miną mającą wyrażać gotowość do słuchania. Potrzebuję kogoś, komu można zaufać ciągnął czart, nie czekając na odpowiedź strajka. Kogoś spoza wydobywictwa. Rzucił strajkowi przelotne spojrzenie i ponownie bezpiecznie skupił wzrok na Alfredzie Wallisie. Chyba tylko ja zauważyłem. Powiedział Chart, że Owen Quine nie pracował sam. Miał wspólnika. Wspólnika? Powtórzył w końcu strajk, gdyż Chart najwyraźniej oczekiwał jakiejś reakcji. Tak, potwierdził z przekonaniem Chart. Właśnie. Widzi pan, Mori rzeczywiście jest w stylu Owena, ale pracował nad tym ktoś jeszcze. Ktoś mu pomagał. Ziemista cera czarna zarumieniła się. Złapał rączkę jednej z leżących obok kul i zaczął ją obracać w dłoniach. Jeśli uda się dowieść, że mam rację, pewnie zainteresuje się tym policja, prawda? spytał czar, który zdołał na chwilę spojrzeć strajkowi prosto w twarz. Czy jeśli Owena zamordowano z powodu tego, co napisał w Smory, wina nie leży także po stronie wspólnika? Wina! Powtórzył strajk. Myśli pan, że to wspólnik przekonał kłajna do umieszczenia w książce takiego materiału, mając nadzieję, że jakaś osoba trzecia dokona krwawej zemsty? Ja, no cóż, nie jestem pewny, powiedział czar marszcząc brwi. Możliwe, że nikt nie przewidział, co dokładnie się stanie, ale ten ktoś na pewno chciał narobić zamieszania. Kiedy zaciskał dłonie na kuli, bielały mu knygcie. Dlaczego pan myśli, że Quine miał pomocnika? Spytał Strike. Owen nie mógł wiedzieć o niektórych sprawach opisanych w Bombik Smory. Chyba, że ktoś dostarczył mu informacji, powiedział czart, tym razem patrząc na bok kamiennej anielicy. Myślę, że wspólnik zainteresowałby policję przede wszystkim dlatego, odrzekł powoli Strike, że mógłby ją doprowadzić do mordercy. Rzeczywiście tak uważał, ale jednocześnie chciał przypomnieć czardowi, że pisarz zginął w makabrycznych okolicznościach. Tożsamość mordercy najwidoczniej nie budziła jednak wielkiego zainteresowania czarda. Tak pan myśli? spytał wydawca lekko marszcząc brwi. Tak, powiedział strajk, tak myślę. Poza tym. Policja zainteresowałaby się wspólnikiem, bo mógłby rzucić światło na niektóre co bardziej tajemnicze fragmenty książki. Z pewnością będą analizowali hipotezę, że ktoś zabił kłajna, żeby powstrzymać go od ujawnienia czegoś, co zasugerował w Bombix Mori. Daniel Chart z zastygłą miną gapił się na strajka. Tak. Nie przyszło mi. Y, tak. Ku zaskoczeniu Strajka wydawca podźwignął się na nogi i zaczął chodzić o kulach w te i we w te, kuśtykając w parodystycznej wersji pierwszych niepewnych ćwiczeń fizjoterapeutycznych, które kilka lat temu zalecono Strajkowi w szpitalu Sally Oak. Strajk zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z mężczyzną sprawnym fizycznie. Pod jedwabnymi rękawami falowały bicepsy. W takim razie morderca... Zaczął czart, lecz szybko zamilkł i, spoglądając nad ramieniem strajka, warknął. O co chodzi? Robin wyszła z kuchni i wyglądała już o wiele zdrowiej. E, przepraszam, powiedziała i zatrzymała się, wytrącona z równowagi. To poufna rozmowa, odparł czart. Przykro mi, czy mogłaby pani wrócić do kuchni. Ale. E, dobrze ustąpiła zaskoczona Robin. Strajk widział, że poczuła się urażona. Spojrzała na niego, oczekując, że coś powie, ale jej szef milczał. No i zgupiłem wątek, rozłościł się czart, kiedy za Robin zamknęły się wahadłowe drzwi. Zupełnie zapomniałem. Mówił pan o mordercy. E, tak, e, tak, podchwycił jak maniak i znowu zaczął kuśtykać o kulach tam i z powrotem. Morderca! Gdyby wiedział... O wspólniku mógłby zechcieć zaatakować także jego, prawda? I może tamten to sobie uświadomił, ciągnął czart, zwracając się raczej do siebie niż do strajka i skupiając wzrok na drogiej podłodze. Może dlatego. Yy, tak. Za małym oknem najbliżej strajka widać było jedynie ciemną ścianę lasu obok domu i białe płatki opadające sennie na czarnym tle. Nic mnie tak nie boli. Odezwał się nagle czart jak brak lojalności przerwał energiczny marsz i odwrócił się w stronę detektywa. Gdybym panu powiedział zaczął kto moim zdaniem pomógł Owenowi i gdybym poprosił o dostarczenie mi dowodu czy czułby się pan zobowiązany do przekazania tej informacji policji? Gładząc w zamyśleniu brodę, niedoskonale ogoloną przed pospiesznym porannym wyjściem z mieszkania, Strike pomyślał, że ma do czynienia z delikatną sytuacją. Jeśli prosi mnie pan o zweryfikowanie pańskich podejrzeń, zaczął powoli. Tak, powiedział czart, tak, właśnie o to proszę, chciałbym mieć pewność. W takim razie nie. Chyba nie musiałbym zawiadamiać policji o swoich działaniach. Jeśli jednak odkryję, że faktycznie był wspólnik i wszystko będzie wskazywało na to, że mógł zamordować kłajna, albo że wie kto to zrobił, naturalnie uznam za swój obowiązek poinformować o tym policję. Czart z powrotem usiadł na jednym z wielkich skórzanych sześcianów, niechcący upuszczając kule, które ze stukotem spadły na podłogę. Cholera! powiedział, a gdy się pochylił, żeby sprawdzić, czy nie uszkodził lakierowanego drewna, jego niezadowolenie odbiło się echem od licznych, twardych powierzchni wokół. Wie pan, że wynajęła mnie też żona kłajna, żebym spróbował znaleźć mordercę? spytał Strike. — Coś słyszałem. Powiedział czar wciąż oglądając deski w poszukiwaniu uszkodzeń. Ale chyba te dwa dochodzenia nie będą ze sobą kolidowały. Strike pomyślał, że egocentryzm tego człowieka jest niebywały. Przypomniał sobie wykaligrafowane słowa czarda na kartce z fiołkami: Odezwij się, proszę, jeśli będziesz czegoś potrzebowała. Może podyktowała mu je sekretarka. Chciałby mi pan powiedzieć, kto według pana był tym współpracownikiem kłajna? – spytał Strike. To niezwykle bolesna sprawa – wymamrotał Czart, wodząc wzrokiem od Alfreda Wallisa do kamiennej anielicy i w górę ku spiralnym schodom. Strike milczał. – To mm, Jerry Waldgrave – powiedział Czart, zerkając na Strajka i z powrotem odwracając wzrok. Wyjaśnię panu, dlaczego go podejrzewam. Skąd wiem. Od tygodni dziwnie się zachowuje. Zauważyłem to po raz pierwszy, kiedy zadzwonił do mnie w sprawie bombik z Mori, żeby powiedzieć, co zrobił Quine. Nie był zakłopotany. Nie przeprosił. Oczekiwałby pan od Wolgraywa przeprosin za coś, co napisał Quine? Pytanie wyraźnie zaskoczyło Czarna. No cóż. Owen był jednym z autorów Jeriego, więc tak, spodziewałbym się odrobiny żalu z powodu tego, że Owen przedstawił mnie w taki w taki sposób. Niesforna wyobraźnia strajka ponownie ukazała mu nagiego fallusa impudikusa stojącego na te zwłokami młodego mężczyzny, emanującego niezwykłym światłem. Nie żyje pan w zgodzie z World Grave'em? spytał. Hmm. — Okazałem Jerry'emu Waldgrave'owi dużo wyrozumiałości. — Mnóstwo wyrozumiałości — ciągnął, ignorując pytanie. — Kiedy rok temu poszedł na leczenie, wypłacałem mu pełną pensję. — Może i czuję się pokrzywdzony — stwierdził. — Ale byłem po jego stronie, kiedy każdy inny człowiek, ostrożniejszy człowiek, wolałby pozostać bezstronny. Osobiste niepowodzenia Jerry'ego to nie moja wina. Jest między nami żal. — Tak, powiedziałbym że jest zdecydowanie dużo żalu, choć nic go nie uzasadnia. — Żal? Z jakiego powodu? — spytał Strike. — Jerry nie przepada za Michaelem Van Gortem, wymam wymamrotał chart, wpatrując się w płomienie w piecu na drewno. Dawno temu Michael miał romans z Fenellą, żoną Jerry'ego. Tak się złożyło, że nawet próbowałem wybić to Michaelowi z głowy, ze względu na moją przyjaźń z Jerrym. E, — Tak, powiedział czart, kiwając głową, wielce poruszony wspomnieniem swoich czynów. Mówiłem Michaelowi, że postępuje niedobrze i niemądrze, nawet jeśli jest w stanie. Widzi pan, niedługo przedtem. Michael stracił pierwszą żonę, on jednak nie docenił tej niechcianej rady. Obraził się i odszedł do innego wydawcy. Zarząd był bardzo niepocieszony, powiedział czart. Minęło ponad dwadzieścia lat, zanim udało nam się zwabić Michaela z powrotem. Po tak długim okresie, ciągnął czart, a jego łysa głowa była jedną z wielu odbijających światło powierzchni pośród szkła, wypolerowanego drewna i stali. Jerry nie powinien oczekiwać, że jego osobiste niesnaski będą wyznaczały naszą politykę wydawniczą. Odkąd Michael zgodził się wrócić do Robert Jerry robi wszystko, żeby. żeby subtelnie, na setki drobnych sposobów podważyć mój autorytet. Moim zdaniem sprawa wyglądała tak. Dodał Chart, zerkając raz po raz na strajka, żeby ocenić jego reakcję. Jerry przekazał Owenowi pouwną informację o umowie z Michaelem, którą próbowaliśmy trzymać w sekrecie. Owen, rzecz jasna, od ćwierć wieku był wrogiem Fankolta, Razem z Jerem postanowili zatem obmyślić tę, tę odrażającą książkę, w której na mnie i na Michaela padają obrzydliwe kalumnie, żeby w ten sposób odwrócić uwagę od powrotu Michaela do naszego wydawnictwa. To miał być... Akt zemsty na nas obu, na firmie i na wszystkich innych ludziach, których zachciało im się odczernić. Najbardziej wymowne jest to, ciągnął czart, a jego głos odbijał się echem w pustej przestrzeni że kiedy wyraźnie poleciłem jemu zamknąć maszynopis w bezpiecznym miejscu, pozwolił, by czytał go sobie każdy, komu przyszła ochota i dopilnował, żeby zaczęto o tym plotkować w całym Londynie, a potem złożył wymówienie, zmuszając mnie do szukania... — Kiedy, Waldgrave, złożył wymówienie? — spytał Strike. — Przedwczoraj. Powiedział Chart i już po chwili wrócił do przerwanego wątku. Bardzo się wzbraniał, kiedy poprosiłem, żeby razem ze mną podał Quaina do sądu. Już sam ten fakt pokazuje. Może myślał, że zaangażowanie prawników wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie książką. Podsunął Strike. Przecież sam też jest w Bombix Mori, prawda? Właśnie! Powiedział czarty i zachichotał. Strike po raz pierwszy widział go w dobrym humorze i nie był to przyjemny widok. Niech pan nie sądzi po pozorach, panie strajk. O tym Owen nigdy nie wiedział. O czym? Krojczy. To robota Jerry'ego. Uświadomiłem to sobie podczas trzeciego czytania. Powiedział czart. Bardzo, bardzo sprytne. Wygląda jak atak na Jeriego, ale tak naprawdę to próba zadania bólu Fenelli. Widzi pan, oni nadal są małżeństwem, tyle że bardzo nieszczęśliwym, bardzo. Tak, zwróciłem na to uwagę, kiedy po raz kolejny czytałem tę. Książkę! Ciągnął czart. Gdy kiwał głową, światła w wiszącym suficie tworzyły falujące odbicia na jego czaszce. To nie Owen stworzył krojczego. On prawie nie zna Fenelli. Nie wiedział o tej starej historii. Więc. Co właściwie symbolizuje zakrwawiony worek z karlicą w. Niech pan to wydobędzie z Jeriego, wszedł mu w słowo czart. Niech pan go zmusi do mówienia, czemu miałbym mu pomagać w szerzeniu oszczerstw. Tak się zastanawiam, powiedział Strike, posłusznie zmieniając temat, dlaczego Michael Fancourt zgodził się przejść do Roper czart, kiedy pracował dla pana Quine. Przecież tak bardzo się nie lubili. Nastąpiło krótkie milczenie. Nie byliśmy prawnie zobowiązani do wydania kolejnej książki Owena, powiedział czart. Mieliśmy pierwszeństwo negocjowania warunków, to wszystko. Więc myśli pan, że Jerry Waldgrave powiedział Quineowi, że niedługo zostanie odprawiony z kwitkiem, ponieważ wydawnictwo chce zadowolić Fancorta? Y, tak. Przyznał czart, wpatrując się w swoje paznokcie. Właśnie tak myślę. Poza tym obraziłem Owen'a podczas naszego ostatniego spotkania, a zatem wieść, że mogę chcieć zerwać naszą współpracę, bez wątpienia pozbawiła go resztek lojalności, którą niegdyś mnie obdarzył, po tym jak go przyjąłem, kiedy wszyscy inni brytyjscy wydawcy spisali go na, w jaki sposób go pan obraził. O, kto się stało, kiedy po raz ostatni przyszedł do redakcji, przyprowadził córkę. Orlando? Wspomniał mi, że nazwał ją tak na cześć tytułowej bohaterki powieści Virginia Woolf. Czart zawahał się, jego oczy zerknęły w stronę strajka i znowu skupiły się na paznokciach. Córka Owena nie jest do końca zdrowa naprawdę, powiedział strajk. — W jakim sensie? — Psychicznie, wymamrotał czart. Kiedy przyszli, byłem właśnie w dziale artystycznym. Owen powiedział, że ją oprowadza, w ogóle nie powinien był tego robić, ale Owen zawsze się panoszył, zawsze miał roszczeniowe nastawienie i był zadufany w sobie. Jego córka chwyciła brudnymi łapami makietę okładki. Złapałem ją za rękę, żeby jej nie zepsuła, wykonał ten gest w powietrzu. Na wspomnienie aktu bliskiego profanacji twarz wykrzywiła mu się z obrzydzenia. Postąpiłem instynktownie, wie pan, chciałem chronić okładkę, ale Orlando bardzo się zdenerwowała, zrobiła scenę niezwykle żenującą i nieprzyjemną. Mam rotał czart, który mimo upływu czasu chyba znów cierpiał z tego powodu. Prawie wpadła w histerię, Owen się wściekł, bez wątpienia właśnie tym mu zawiniłem. Tym i sprowadzeniem Michaela Fankorta do Rupert jak pan myśli, powiedział strajk, kto miał największe powody, żeby się zdenerwować po przeczytaniu Bombings Mori. Naprawdę nie wiem, odrzekł czart. Po krótkim milczeniu dodał. No cóż, wątpię, żeby Elizabeth Tassel była zachwycona, widząc się pod postacią pasożyta. Po tych wszystkich latach, kiedy wyprowadzała Owena z przyjęć, żeby nie robił z siebie głupka po pijaku. Ale obawiam się. Zaznaczył Oschle, że mam dla Elizabeth niewiele współczucia. Dopuściła do tego, żeby ta książka ujrzała światło dzienne, rażące zaniedbanie. Kontaktował się pan z Cortem, po przeczytaniu maszynopisu? Spytał strajk. Musiał się dowiedzieć, co zrobił Quine? — powiedział czar. O wiele lepiej, że usłyszał to ode mnie. E, właśnie wrócił z Paryża po odebraniu pry i e, Ta rozmowa nie sprawiła mu przyjemności. — Jak zareagował? — Michael jest odporny — mruknął chart. — Powiedział, żebym się nie przejmował i że Owen bardziej skrzywdził samego siebie niż kogokolwiek z nas. Michael raczej lubi mieć wrogów. Był zupełnie opanowany. — Wspomniał mu pan, co Quine napisał albo zasugerował na jego temat w książce? No — Oczywiście — odrzekł chart. — Nie mogłem pozwolić, żeby dowiedział się od kogoś innego. I nie wydawał się przygnębiony? Powiedział: Ostatnie słowo będzie należało do mnie, Danielu. Ostatnie słowo będzie należało do mnie. I jak pan to zrozumiał? Och, no cóż. Michael to słynny zabójca, <grybujesz> Odrzekł czar z lekkim uśmiechem. Potrafi człowieka zjechać pięcioma dobrze dobranymi. Kiedy mówię zabójca, zreflektował się czart z nagłym i komicznym przestrachem, naturalnie mam na myśli literackie. Yy, yy. Oczywiście, uspokoił go strajk. Pytał pan fankorta, czy wniesie razem z panem pozew przeciwko Quainowi? — O, Michael gardzi sądami, jeśli chodzi o zadośćuczynienie za takie krzywdy. Hm. — Znał pan nieżyjącego już Josefa Northa, prawda? — spytał Strike swobodnym tonem. Mięśnie twarzy czarna napięły się. Maska pod ciemniejącą skórą. Mm, — Dawno. To było bardzo dawno temu. — North przyjaźnił się z Quine'em, prawda? — Odrzuciłem powieść Joe'ego Northa. Powiedział czart. Drżały mu wąskie usta. Niczego więcej nie zrobiłem. Sześciu innych wydawców postąpiło tak samo. Ujmując to w kategoriach handlowych, popełniłem błąd. Książka pośmiertnie odniosła pewien sukces. Oczywiście, dodał lekceważąco, moim zdaniem, Michael w dużej mierze napisał ją na nowo. Quine miał do pana żal, że odrzucił pan książkę jego przyjaciela. O, tak. Robił z tego powodu dużo hałasu. Ale mimo to przyszedł do Roper, czart. Odmawiając Joe'emu Northowi, nie kierowałem się powodami natury osobistej, zaznaczył czart, rumieniąc się. Owen w końcu to zrozumiał. Znów zapadła niezręczna cisza. No więc, kiedy ktoś pana zatrudnia, żeby znalazł pan tego typu przestępcę powiedział czart z widocznym wysiłkiem, zmieniając temat. Współpracuje pan z policją, czy. O, tak, odrzekł strajk, przypominając sobie w tej niestosownej chwili niechęć, jaką niedawno wzbudził u przedstawicieli prawa, lecz był zadowolony, że czart tak bardzo ułatwił mu zadanie. Mam doskonałe kontakty w stołecznej policji. Pańskie poczynania raczej jej nie zainteresowały. Dodał, kładąc lekki nacisk na pierwsze słowo. Prowokacyjne, sprytne sformułowanie zadziałało doskonale. Policja analizowała moje poczynania? Czart mówił jakby straszony chłopiec, nie potrafiąc stworzyć choćby pozorów opanowania, żeby chronić własną skórę. — No cóż, wie pan, to oczywiste, że policja przygląda się wszystkim osobom występującym w Bombix Mori — powiedział od niechcenia Strajk, popijając herbatę. — I będzie ją interesowało wszystko, co robiliście po piątym listopada, kiedy Quine wyszedł z domu, zabierając ze sobą maszynopis. Ku wielkiemu zadowoleniu strajka, Chart natychmiast zaczął głośno analizować, co wtedy robił, najprawdopodobniej po to, żeby uspokoić nerwy. – Cóż, dowiedziałem się o tej książce dopiero siódmego – powiedział, wpatrując się w swoją unieruchomioną nogę. – Kiedy zadzwonił Jerry, byłem tutaj. Od razu pojechałem do Londynu. Manny mnie zawiózł, spędziłem noc w domu. Manny i Nenita mogą to potwierdzić. W poniedziałek spotkałem się w redakcji z prawnikami, rozmawiałem z Jerrym. Wieczorem byłem na przyjęciu u bliskich przyjaciół w Notting Hill – i znowu Manni odwiózł mnie do domu. We wtorek wcześniej się położyłem, bo w środę rano leciałem do Nowego Jorku. Byłem tam do trzynastego, czternastego. Cały dzień spędziłem w domu. Piętnastego. 15... Mamrotanie czarda przeszło w milczenie. "Może zdał sobie sprawę, że nie ma najmniejszej potrzeby, by tłumaczył się przed strajkiem. W przelotnych spojrzeniach, które rzucał detektywowi, nagle dała się zauważyć pewna podejrzliwość. Czart chciał zyskać sojusznika. strajk czuł, że wydawca nagle uświadomił sobie dwoistą naturę takiego związku. Detektyw wcale się jednak nie zmartwił. Dzięki tej rozmowie dowiedział się więcej, niż przypuszczał." Rezygnacja z jego usług oznaczałaby jedynie stratę finansową. Zjawił się Manny, cicho stąpając po podłodze. — Chce pan lunch? — spytał oschle Czarda. — Za pięć minut — odrzekł Czarcu z uśmiechem. — Najpierw muszę pożegnać pana Strajka. Manny oddalił się w butach na gumowej podeszwie. — Boczy się — wyjaśnił Czarc Strajkowi i skrępowany cicho się roześmiał. — Nie podoba im się tutaj. Wolą Londyn. Podniósł kule z podłogi i podźwignął się na nich do pozycji stojącej Strike postąpił tak samo, tyle że z większym wysiłkiem – A jak się czuje e, pani Quine? – spytał Chart z miną człowieka, który po nie w czasie wypełnia nakazy dobrego wychowania, kiedy kuśtykali niczym dziwne trzynogie zwierzęta z powrotem do drzwi – To taka duża, e, ruda kobieta, prawda? – Nie – odrzekł Strajk – chuda – Siwiejąca. Aha, powiedział czart bez większego zainteresowania. Poznałem jakąś inną. Strike przystanął obok wahadłowych drzwi do kuchni. Czart także się zatrzymał. Wyglądał na niezadowolonego. Obawiam się, że nie mam więcej czasu, panie strajk. Ja też, odrzekł uprzejmie, ale wątpię, żeby moja asystentka była mi wdzięczna, gdybym ją tu zostawił. Czart najwidoczniej zapomniał o istnieniu Robin, którą tak bezceremonialnie odprawił. Ach tak, oczywiście. Manny, nenita? — Jest w łazience, powiedziała tęga kobieta, wychodząc z kuchni z butami robin w lnianym worku. Oczekiwanie upływało w lekko krępującej ciszy. Wreszcie zjawiła się Robin i z kamienną twarzą włożyła but. Kiedy otworzyły się frontowe drzwi. Zimne powietrze zaszczypało ich w ciepłe twarze. Strajk uścisnął czardowi rękę. Robin ruszyła prosto do samochodu i, nie odzywając się do nikogo, wsiadła na miejsce kierowcy. Manni zjawił się w grubym płaszczu. Pojadę z państwem, powiedział do strajka. Otworzę bramę. Manni, jeśli zamarzła, będą mogli zadzwonić domofonem. Wtrącił się czart, ale młody mężczyzna nie zwrócił na niego uwagi i tak jak poprzednio wgramolił się do samochodu. Cała trójka sunęła w milczeniu po czarno-białym podjeździe. Nadal padał śnieg. Manni wcisnął przycisk pilota, który ze sobą zabrał i brama otworzyła się bez trudu. Dzięki, powiedział strajk, odwracając się, żeby spojrzeć na tylne siedzenie. Obawiam się, że czeka cię zimna droga powrotna. Manni pociągnął nosem. Wysiadł z samochodu i zatrzasnął drzwi. Gdy Robin wrzuciła pierwszy bieg, stanął jednak obok okna po stronie strajka. Wcisnęła hamulec. Tak, powiedział strajk, opuszczając szybę. Wcale go nie zepchnąłem, oświadczył gwałtownie Manni. Słucham. Ze schodów, wyjaśnił Manni. Nie zepchnąłem go, on kłamie. Strajk i Robin wpatrywali się w niego bez słowa. Wierzy mi pan? Tak, odparł strajk. No, to w porządku, powiedział Manny, kiwając im na pożegnanie. W porządku. Odwrócił się i, ślizgając się trochę w butach na gumowej podeszwie, poszedł w stronę domu. Rozdział 30. Jako, że z przyjaźni i zaufania nigdy nie żartuję, zapoznam cię ze swym planem. Prawdę mówić i rozmawiać ze sobą otwarcie. William Congreve Love for Love. Strajk nalegał, żeby zatrzymali się na lunch w Burger Kingu przy Tiverton Services. — Musisz coś zjeść, zanim ruszymy w drogę. Robin weszła z nim do środka prawie bez słowa, nie nawiązując nawet do niedawnej, zdumiewającej wypowiedzi Manniego. Jej chłodna i trochę udręczona mina właściwie nie zaskoczyła Strajka, ale jednak się zniecierpliwił. Stanęła w kolejce po ich burgery, gdyż on nie był w stanie trzymać kul i jednocześnie jedzenia. — Słuchaj — powiedział, próbując rozładować napięcie, kiedy postawiła wyładowaną tacę na stoliku z laminatu. — Wiem, oczekiwałaś, że obiadę czarda za to, że potraktował cię jak służbę. — Wcale nie — zaprzeczyła odruchowo. Słysząc, jak Strajk mówi o tym nagło, spoczuła, że zachowuje się jak nadąsane dziecko. Jak sobie chcesz, powiedział i z rozdrażnieniem wzruszył ramionami, odgryzając wielki kęs pierwszego burgera. Przez kilka minut jedli niezadowoleni i milczący, aż ponownie dała o sobie znać wrodzona uczciwość Robin. W porządku? Masz trochę racji, powiedziała. Robin odrzekł strajk udobruchany tłustym jedzeniem i wzruszony jej szczerością. Właśnie wyciągałem z niego cenne informacje. Nie wszczyna się kłótni z rozmówcą, który akurat się rozgadał. Przepraszam za swoją amatorszczyznę, powiedziała znowu zraniona. Na litość boską zniecierpliwił się. Kto mówił, że jesteś. Z jakim zamiarem mnie tu zabrałeś? Spytała nagle ostrym tonem, gwałtownie odkładając nierozpakowanego burgera na tacę. Tłumiony żal z kilku ostatnich tygodni nagle się wyzwolił. Nie obchodziło jej, co usłyszy. Chciała poznać prawdę. Czy była tylko maszynistką i recepcjonistką, czy może kimś więcej? Czy została ze strajkiem i pomogła mu się wydostać z ubóstwa tylko po to, żeby odsunął ją na bok jak służącą? Z jakim zamiarem? powtórzył strajk, wpatrując się w nią. Jak to z jakim zamiar? Myślałam, że mam być Myślałam, że to będzie moje. Moje szkolenie, powiedziała zarumieniona Robin, a jej oczy nienaturalnie zalśniły. Kilka razy o tym wspomniałeś, ale ostatnio mówisz, że chcesz zatrudnić kogoś innego. Zgodziłam się na niższe zarobki, ciągnęła drżącym głosem. Odrzuciłam lepiej płatne posady, myślałam, że chcesz, żebym była. Długo tłumiona złość doprowadzała ją na skraj łez, ale postanowiła im nie ulegać. Fikcyjna partnerka strajka, którą sobie wyobrażała, na pewno by nie płakała. Nie ta rzeczowa była policjantka, twarda i przechodząca wszystkie kryzysy bez najmniejszych emocji. Myślałam, że chciałeś, żebym była. Nie przypuszczałam, że będę tylko odbierała telefony. Nie zajmujesz się tylko odbieraniem telefonów, powiedział strajk, który właśnie skończył pierwszego burgera i patrzył spod krzaczastych brwi, jak Robin walczy ze złością. W tym tygodniu obserwowałaś razem ze mną domy osób podejrzanych o morderstwo. Niedawno na autostradzie uratowałaś nam obojgu życie. Ale Robin nie pozwoliła mu odejść od tematu. Czego oczekiwałeś, zatrzymując mnie w agencji? Nie wiem, czy miałem jakiś konkretny plan, powiedział strajk powoli i niezgodnie z prawdą. Nie przypuszczałem, że traktujesz tę pracę tak poważnie, że zależy Ci na szkoleniu. Jak mogłabym nie traktować jej poważnie? spytała Robin podniesionym głosem. Gapiła się na nich czteroosobowa rodzina siedząca w kącie maleńkiej restauracji. Robin nie zwracała na nią uwagi. Nagle posiniała z wściekłości. Długa podróż w zimnie, strajk, który zjadł cały prowiant, jego zaskoczenie, kiedy odkrył, że Robin dobrze prowadzi, odesłanie jej do kuchni razem ze służbą czarta, a teraz to? Płacisz mi połowę! Połowę tego, co zarabiałabym w dziale kadr. Jak myślisz, dlaczego zostałam? Pomogłam ci! Pomogłam ci rozwiązać sprawę Luli Landry. Okej, powiedział strajk, unosząc wielką, włochatą rękę. Okej. Słuchaj, ale nie miej do mnie żalu, jeśli nie spodoba ci się to, co za chwilę usłyszysz. Wpatrywała się w niego zarumieniona, siedząc prosto na plastikowym krześle przed nietkniętym jedzeniem. Rzeczywiście zatrudniłem cię z myślą, że mógłbym cię podszkolić. Nie miałem pieniędzy na kursy, ale pomyślałem, że dopóki nie będzie mnie na nie stać, mogłabyś się uczyć w czasie pracy. Robin milczała postanawiając, że nie da się udobruchać, dopóki nie usłyszy dalszego ciągu. — Masz wielkie predyspozycje do tej roboty — powiedział Strajk. — Ale zamierzasz poślubić człowieka, który nienawidzi tego, co robisz. Robin otworzyła usta i zamknęła je z powrotem. Wrażenie, że niespodziewanie zabrakło jej tchu, pozbawiło ją zdolności mowy. — Codziennie wychodzisz punktualnie. — Nieprawda! Zaprzeczyła z wściekłością. Pewnie nie zauważyłeś, ale odmówiłam wzięcia wolnego dnia, żeby tu teraz być. Zawiozłam cię aż do Devonu. Dlatego, że go nie ma, powiedział strajk. Dlatego, że Matthew się nie dowie. Wrażenie braku tchu przybrało na sile. Skąd strajk wiedział, że okłamała Matthew? Jeśli nie wprost, to przez przemilczenie prawdy. Nawet gdybyś miał. Bez względu na to, czy to prawda, czy nie, powiedziała niepewnie, to moja sprawa, co robię ze swoim. O mojej karierze nie decyduje Matthew, tylko ja. Byłem z Charlotte szesnaście lat, z przerwami, odparł strajk, sięgając po drugiego burgera. Przeważnie mieliśmy przerwy, nienawidziła mojej pracy. To przez to ciągle się rozstawaliśmy, między innymi przez to, Poprawił się absolutnie uczciwie. Nie potrafiła zrozumieć, czym jest powołanie. Niektórzy ludzie tego nie potrafią. Dla nich praca to w najlepszym razie wyznacznik statusu i wypłata. Sama w sobie nie ma wartości. Zaczął rozpakowywać burgera, a Robin mierzyła go wściekłym spojrzeniem. Potrzebuje partnera, który może się zgodzić na nienormowany czas pracy, ciągnął strajk. Kogoś, komu nie przeszkadza robota w weekendy. Nie mam pretensji do Matthew, że się o ciebie martwi. Wcale się nie martwi, powiedziała to, zanim zdążyła się zastanowić. Powodowana ogólnym pragnieniem zaprzeczania wszystkiemu, co mówi strajk, przeoczyła trudną do zaakceptowania prawdę. A prawda wyglądała tak, że Matthew miał bardzo ubogą wyobraźnię. Nie widział zakrwawionego strajka, dźgniętego nożem przez zabójcę Luli Landry. Chyba nawet opis wypatroszonego i związanego Ołena Kłajna przysłaniały mu gęste miazmaty zazdrości, przez które docierało do niego wszystko, co miało jakiś związek ze strajkiem. Jego niechęć do pracy narzeczonej nie miała nic wspólnego z opiekuńczością, do czego Robin jeszcze nigdy się przed sobą nie przyznała. To, co robię, bywa niebezpieczne, ciągnął strajk, żując kolejny olbrzymi kęs burgera, jakby jej nie słyszał. Przydaje ci się? powiedziała Robin głosem bardziej niewyraźnym niż głos strajka, mimo że nie miała niczego w ustach. Wiem, że się przydajesz. Gdyby nie ty, nie byłbym teraz tu, gdzie jestem, odparł strajk. Pomyłka Agencji Pracy Tymczasowej jeszcze w nikim nie wzbudziła takiej wdzięczności jak we mnie. Jesteś niesamowita. Nie zdołałbym. Nie płacz do cholery. Ta rodzinka już i tak się na nas gapi. Guzik mnie to obchodzi! powiedziała Robin w garść papierowych serwetek i strajk się roześmiał. Jeśli chcesz, zwrócił się do czubka jej rudo-złotej głowy, będziesz mogła pójść na kurs detektywistyczny, kiedy uzbieram pieniądze, ale jeśli zostaniesz moją partnerką, czasami będę cię prosił o robienie czegoś, co może się Matthew nie spodobać. — Tylko tyle chciałem powiedzieć. Ten problem będziesz musiała rozwiązać sama. — Rozwiążę go — zapewniła Robin, tłumiąc przemożną chęć wybuchnięcia płaczem. — Właśnie tego chcę. Dlatego zostałam. — No to rozchmurz się, kurwa, i jedz burgera. Jedzenie z ogromną gulą w gardle przychodziło jej z trudem. Była roztrzęsiona, ale bardzo szczęśliwa. Nie pomyliła się. Strajk dostrzegł w niej to, co sam posiadał. Nie byli ludźmi pracującymi wyłącznie dla pieniędzy. W takim razie opowiedz mi o Danielu Czardzie, poprosiła. Zrobił to, a wścibska, czteroosobowa rodzina zabrała swoje rzeczy i wyszła. Wciąż rzucając ukradkowe spojrzenia w stronę pary, której nie udało jej się rozgryźć. Czy to była sprzeczka kochanków? Kłótnia rodzinna, jak to możliwe, że tak szybko się skończyła? To paranoik, trochę ekscentryczny. Ma obsesję na swoim punkcie, podsumował strajk pięć minut później, ale możliwe, że coś jest na rzeczy. Jerry Waldgrave mógł współpracować z kłajnem. Z drugiej strony mógł odejść z pracy dlatego, że miał dość czarda, który raczej nie sprawia wrażenia łatwego przełożonego. Chcesz kawy? Robin spojrzała na zegarek. Wciąż padał śnieg. Bała się opóźnień na autostradzie, które uniemożliwiłyby jej złapanie pociągu do Yorkshire, ale po ich rozmowie postanowiła zademonstrować swoje zaangażowanie w pracę, więc zgodziła się na kawę. Zresztą chciała powiedzieć strajkowi coś jeszcze, siedząc naprzeciwko niego. Mówienie mu tego w samochodzie, gdzie nie mogłaby obserwować jego reakcji, byłoby znacznie mniej przyjemne. Ja też dowiedziałam się czegoś o czardzie, oznajmiła wracając z dwoma kubkami i szarlotką dla strajka. Plotkowałaś ze służbą? Nie, powiedziała Robin. Kiedy byłam w kuchni, prawie się do mnie nie odzywali. Chyba obydwoje byli w kiepskim humorze. Czart mówił, że nie podoba im się w Dewonie, wolą Londyn. To brat i siostra? Raczej matka i syn, odrzekła Robin. Mówił do niej mamu. A w każdym razie powiedziałam, że muszę iść do łazienki, a toaleta dla służby jest tuż obok pracowni gospodarza. Daniel Chart doskonale zna się na anatomii. Ciągnęła Robin wszystkie ściany, obwiesił wydrukami rysunków Leonarda da Vinci, a w kącie stoi model anatomiczny, trochę przerażający, z wosku. Na sztalugach, dodała, zauważyłam bardzo szczegółowy rysunek przedstawiający Maniego, leżącego na ziemi i nagiego. Strike odstawił kawę. — To bardzo interesujące informacje — powiedział powoli. — Przypuszczałam, że ci się spodobają — odrzekła Robin ze skromnym uśmiechem. — Rzucają ciekawe światło na zapewnienie Maniego, że nie zepchnął szefa ze schodów. — Twoja obecność naprawdę im się nie podobała — powiedziała Robin. Ale to chyba moja wina. Napomknęłam, że jesteś prywatnym detektywem, tylko że Nenita tego nie zrozumiała. Nie mówi po angielsku tak dobrze jak Manni. No więc wyjaśniłam, że jesteś kimś w rodzaju policjanta. I doszli do wniosku, że czart mnie zaprosił, żeby donieść o przemocy ze strony Manniego. Czy czart w ogóle o tym wspomniał? Ani słowem, powiedział Strike. — O wiele bardziej przejmował się rzekomą zdradą Woldgrave'a. Skorzystali z toalety i z powrotem wyszli na mróz. Idąc przez parking, musieli wytężać wzrok, żeby cokolwiek widzieć w padającym śniegu. Na dachu toyoty zebrała się już cienka warstewka lodu. Zdążysz na King's Cross, prawda? Spytał Strike, spoglądając na zegarek. Pod warunkiem, że nie napotkamy żadnych problemów na autostradzie, powiedziała Robin, dotykając ukradkiem drewnianej, niemalowanej listwy po wewnętrznej stronie drzwi. Gdy wjechali na M4, gdzie na każdej tablicy elektronicznej ostrzegano przed złą pogodą i zredukowano dopuszczalną prędkość do 95 km na godzinę, zadzwoniła komórka strajka. Ilza, co się dzieje? Cześć Korn, no cóż, mogło być gorzej. Nie aresztowali jej, ale ostro ją przesłuchiwali. Strajk przełączył na głośnik z myślą o Robin i słuchali Ilsy oboje, podobnie marszcząc brwi w skupieniu. Samochód sunął przez kłęby wirującego śniegu wdzierające się na przednią szybę. Bez wątpienia myślą, że to ona, powiedziała Ilsa. Na jakiej podstawie? Sprzyjające okoliczności odrzekła Ilsa. I jej zachowanie. Ona naprawdę sobie nie pomaga. Podczas przesłuchania strasznie zrzędziła i ciągle mówiła o tobie, co tylko ich denerwowało. Powiedziała, że dowiesz się, kto naprawdę to zrobił. Niech to cholera! Zdenerwował się strajk. A co było w garażu? A no tak, garaż. W stercie śmieci znaleźli nadpaloną, zakrwawioną szmatę. Wielka mi rzecz! oburzył się strajk. Mogła tam leżeć od lat. Zbadają zakład medycyny sądowej, ale zgadzam się z Tobą, to niewiele, zwłaszcza, że nie odnaleźli jeszcze flaków. Wiesz o flakach? Teraz już wszyscy o nich wiedzą, Korm. Mówili o tym w wiadomościach. Strike i Robin wymienili przelotne spojrzenia. Kiedy? W porze obiadowej policja chyba wiedziała, że to się wyda i wezwała ją, żeby spróbować coś z niej wycisnąć, zanim szczegóły wyjdą na jaw. Ten wyciek to sprawka jednego z nich, powiedział Strajk ze złością. Poważne oskarżenie. Wiem to od dziennikarza, który płaci temu gliniarzowi za gadanie. Znasz interesujących ludzi, co? To normalne w tej branży. Dzięki za telefon, Ilsa. Nie ma sprawy. Postaraj się, żeby nie trafiła do więzienia Korn. Nawet ją polubiłam. Kto to był? spytała Robin, kiedy Ilsa się rozłączyła. Dawna szkolna przyjaciółka z Cornwalli. prawniczka. Wyszła za jednego z moich londyńskich kumpli. Wyjaśnił strajk. Skontaktowałem z nią Leonorę, bo. O, cholera! Za zakrętem zobaczyli olbrzymi korek. Robin wcisnęła hamulec i zatrzymali się za pyżotem. Cholera! powtórzył strajk, spoglądając na nieruchomy profil Robin. Następny wypadek, powiedziała Robin. Widzę migające światła. Wyobraźnia podsunęła jej minę, jaką zrobi Matthew, kiedy będzie musiała do niego zadzwonić i powiedzieć, że nie przyjedzie, że spóźniła się na nocny pociąg. Pogrzeb jego matki. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby nie przyjechać na pogrzeb? Już powinna tam być, w domu ojca Mata, pomagać w przygotowaniach, łagodzić napięcie. Jej torba powinna była już stać w jej dawnym pokoju w domu rodziców, a pogrzebowe ubranie wisieć wyprasowane w jej dawnej szafie, gotowe do krótkiego spaceru do kościoła nazajutrz rano. Chowano panią Cunliffe, jej przyszłą teściową, ale ona postanowiła jechać w śniegu ze strajkiem, a teraz utknęli w korku trzysta kilometrów od cmentarza, na którym matka Matthew miała zostać złożona na wieczny spoczynek. On mi nigdy nie wybaczy. Nigdy mi nie wybaczy, jeśli nie przyjadę na pogrzeb, dlatego że pojechałam ze strajkiem. Dlaczego musiała dokonywać takiego wyboru akurat dzisiaj? Dlaczego pogoda musiała być taka okropna ze strachu ścisnęło ją w żołądku. Samochody stały bez ruchu. Strajk nic nie powiedział, ale włączył radio. Samochód wypełniły dźwięki piosenki Take That śpiewających o tym, że właśnie dokonuje się postęp tam. Gdzie go kiedyś nie było. Robin milczała, choć ta muzyka działała jej na nerwy. Samochody przesunęły się o kilka metrów. Boże, proszę pozwól mi zdążyć na King's Cross! modliła się w myślach Robin. Przez 45 minut pełzli w śniegu, a wokół szybko gasło popołudniowe światło. To, co niedawno wydawało się olbrzymim oceanem czasu pozostałego do odjazdu nocnego pociągu. Zaczynało Robin przypominać gwałtownie wysychającą sadzawkę, w której wkrótce może siedzieć zupełnie sama, porzucona jak rozbitek. Teraz widzieli już przed sobą wypadek: policję, światła, zgruchotane polo. Zdążysz, powiedział strajk, odzywając się po raz pierwszy odkąd włączył radio. Czekali, aż kierujący ruchem gliniarz pozwoli im przejechać. Masz mało czasu, ale zdążysz. Robin nie odpowiedziała. Czuła, że to wszystko jej wina, a nie jego. Strike proponował jej przecież dzień urlopu. To ona nalegała, żeby jechać z nim do Devonu, to ona skłamała Matthew w sprawie dostępności biletów w ciągu dnia. Powinna była raczej stać przez całą drogę z Londynu do Harrogate, niż nie zjawić się na pogrzebie pani Candliff. Strike był z Charlotte 16 lat z przerwami i praca detektywa rozbiła ich związek. Robin nie chciała stracić Matthew. Dlaczego to zrobiła? Dlaczego zaproponowała Strajkowi, że go zawiezie? Na drodze było tłoczno i jechało się wolno. O piątej natrafili na godziny szczytu obok Reading i znowu musieli się zatrzymać. Strajk nastawił radio na wiadomości. Robin próbowała się zainteresować tym, co powiedzą o zamordowaniu Quina, ale sercem była już w Yorkshire, jakby przeskoczyła nad wszystkimi pojazdami i pokonując trudne do przebycia kilometry, znalazła się w domu. Policja potwierdziła dziś, że zamordowany pisarz Owen Quine, którego zwłoki odkryto sześć dni temu w domu w londyńskim Barons Court, zginął w taki sam sposób jak bohater jego ostatniej niewydanej książki. Nikogo jeszcze nie aresztowano w związku z tą sprawą. Komisarz Richard Anstis, który prowadzi dochodzenie, odpowiedział dziś po południu na pytania dziennikarzy. Strike zauważył, że Anstis wydawał się sztywny i spięty. Pewnie wolałby ujawnić te informacje w innych okolicznościach. Chcieliśmy porozmawiać z każdym, kto miał dostęp do maszynopisu ostatniej powieści pana Kłajna. Panie komisarzu, czy może nam pan powiedzieć, jak właściwie zginął pan Kłajn? Spytał podekscytowany męski głos. Czekamy na pełny raport z zakładu medycyny sądowej, powiedział Anstis i natychmiast zagłuszyła go jakaś dziennikarka. Czy może pan potwierdzić, że morderca usunął części ciała pana Kłajna? Część wnętrzności pana Kłajna została zabrana z miejsca zbrodni. Powiedział Anstis. Badamy różne tropy, ale będziemy wdzięczni obywatelom za wszelkie informacje. To przerażające przestępstwo i uważamy, że sprawca jest niezwykle niebezpieczny. O nie! powiedziała zrozpaczona Robin i gdy strajk podniósł głowę, zobaczył w oddali ścianę czerwonych świateł. Tylko nie kolejny wypadek. Strajk gwałtownym ruchem wyłączył radio, opuścił szybę i wystawił głowę na wirujące płatki śniegu. Nie! krzyknął do niej. Ktoś utknął na poboczu, w zaspie. Za chwilę znowu ruszymy, zapewnił ją. Minęło jednak czterdzieści pięć minut, zanim ominęli zator. Na wszystkich trzech pasach panował tłok i dalsza droga upływała im w niemal żółwim tempie. Nie zdążę, powiedziała Robin, czując suchość w ustach, kiedy wreszcie dotarli na przedmieścia Londynu. Było dwadzieścia po dziesiątej. Zdążysz, powiedział Strajk. Wyłącz ten szajs! dodał, uciszając nawigację satelitarną. I nie zjeżdżaj tym zjazdem. Przecież muszę cię wysadzić. Zapomnij o mnie, nie musisz mnie nigdzie wysadzać. Następna w lewo! Tu nie mogę, to jednokierunkowa. W lewo! ryknął, ciągnąc za kierownicę. Nie rób tak, to niebezpieczne. Chcesz zdążyć na ten cholerny pogrzeb? Gazu! I pierwsza w prawo! Gdzie jesteśmy? Wiem, co robię powiedział strajk, mrużąc oczy, żeby lepiej widzieć w śniegu. Prosto. Tata mojego kumplanika jest taksiarzem. Nauczył mnie tego i owego. Znowu w prawo. Nie przejmuj się tym cholernym zakazem wjazdu. W taki wieczór nikt nie będzie stamtąd wyjeżdżał. Prosto i na światłach w lewo. Nie mogę cię tak po prostu zostawić obok King's Cross, powiedziała ślepo, wypełniając jego polecenia. Nie dasz rady prowadzić, co zrobisz z samochodem? Walić samochód, coś wymyślę. Tutaj skręć w drugą w prawo. Za pięć jedenasta zaśnieżone wieże świętego pankracego ukazały się robin niczym niebiańska wizja. Zatrzymaj się, wyskakuj i biegnij, powiedział Strike. Zadzwoń, jeśli zdążysz. Jeśli nie, zaczekam tu. Dziękuję. I pobiegła, pędząc po śniegu z torbą dymdającą w ręku. Strajk patrzył, jak robin znika w ciemności. Wyobraził sobie, jak trochę się ślizga na dworcowej podłodze, ale nie upada, jak gorączkowo rozgląda się na peronie. Zgodnie z jego poleceniem, zostawiła auto przy krawężniku na zakazie zatrzymywania się. Strajk wiedział, że jeśli jego asystentka zdąży na pociąg, czeka go utknięcie w samochodzie z wypożyczalni, którego nie będzie w stanie prowadzić i który z pewnością odholują służby porządkowe. Złote wskazówki zegara na świętym pankracym nieubłaganie sunęły w stronę jedenastej. Oczyma duszy, strajk zobaczył zamykające się drzwi pociągu. Robin, pędzącą po peronie z rozwianymi rudo-złotymi włosami. Minęła minuta. Skupił wzrok na dworcowych drzwiach i czekał. Nie zjawiła się. Czekał dalej. Minęło pięć minut. Sześć. Zadzwoniła jego komórka. Zdążyłaś? Ledwo, ledwo. Już prawie odjeżdżał kormoran. Dziękuję. Tak bardzo Ci dziękuję. Nie ma sprawy powiedział, rozglądając się i patrząc na ciemną, skutą lodem ziemię, na coraz większy śnieg. Miłej podróży. Lepiej się stąd zabiorę. Powodzenia jutro. Dziękuję, zawołała kiedy się rozłączał. Sięgając po kulę, pomyślał, że był jej to winien. Lecz perspektywa brnięcia przez zaśnieżony Londyn na jednej nodze i zapłacenia wysokiego mandatu za porzucenie samochodu na środku miasta wcale nie wydała mu się przez to milsza. Rozdział 31. Niebezpieczeństwo. Ostroga wszystkich wielkich umysłów. George Chapman The Revenge of BC Dumbois. Danielowi Czarnowi nie spodobałoby się w maleńkim wynajmowanym mieszkaniu na poddaszu przy Denmark Street, pomyślał strajk. Chyba że dostrzegłby prymitywistyczny urok w konturach starego tostera albo lampki na biurku. Jeśli jednak przypadkiem było się facetem z jedną nogą, miało ono wiele zalet. W sobotni ranek kolano strajka wciąż nie było gotowe połączyć się z protezą, lecz wszystko znajdowało się w zasięgu ręki. Odległości można było pokonać kilkoma podskokami. Było jedzenie w lodówce, ciepła woda i papierosy. Tego dnia strajk naprawdę lubił swoje mieszkanie z zaparowanym oknem i śniegiem ledwie widocznym na zewnętrznym parapecie. Po śniadaniu leżał na łóżku i palił, postawiwszy kubek z ciemnobrązową herbatą na pudle obok służącym za stolik nocny. Jego zmarszczone brwi nie świadczyły o złym humorze, lecz o skupieniu. Sześć dni i nic. Nie było śladu po wnętrznościach, które zniknęły z ciała kłajna, ani żadnych dowodów z zakładu medycyny sądowej pozwalających wskazać potencjalnego mordercę. Strajk wiedział, że jeden włos albo odcisk zapobiegłby wczorajszemu bezowocnemu przesłuchaniu Leonory. Policjanci nie apelowali o informacje na temat tajemniczej postaci, która weszła do budynku tuż przed śmiercią Kłajna, czyżby uznali ją za wytwór wyobraźni sąsiada w grubych okularach? Nie było narzędzia zbrodni, żadnych obciążających nagrań, które ukazywałyby niespodziewanych gości składających wizytę przy Talgarth Road. Żadni podejrzliwi przechodnie nie zauważyli świeżo skopanej ziemi. Nigdzie nie ujawniono sterty gnijących flaków owiniętych w czarną burkę. Nigdzie nie było śladu torby Kłajna, zawierającej jego notatki do Bombix Mori. Nic. Sześć dni. Zdarzało mu się łapać morderców w ciągu sześciu godzin, choć oczywiście były to niedbałe zbrodnie, dokonane pod wpływem wściekłości i desperacji, gdzie fontanny tropów tryskały krwią, a spanikowani albo niedoświadczeni winowajcy zasypywali wszystkich wokół swoimi kłamstwami. Śmierć Kłajna była inna, dziwniejsza i bardziej złowroga. Podnosząc kubek do ust strajk, znów ujrzał zwłoki. I to tak wyraziście, jakby oglądał zdjęcia w swojej komórce. To była sztuka teatralna. Scena. Choć niedawno ostro skrytykował za to Robin, sam także chcąc nie chcąc, zadawał sobie pytanie, dlaczego ktoś to zrobił? Z zemsty? Z szaleństwa? Żeby coś ukryć? Tylko co? Kwas solny usunął dowody, które mógł znaleźć zakład medycyny sądowej. Czas zgonu pozostawał zagadką. Sprawca pojawił się na miejscu zbrodni i zniknął stamtąd przez nikogo niezauważony. Starannie zaplanowane morderstwo. Przemyślany każdy szczegół. Sześci dni i ani jednego tropu. Strike nie dał wiary oświadczeniu Anstisa, że policja ma ich kilka. Oczywiście, stary przyjaciel przestał się z nim dzielić informacjami po tym, jak zaczął się stresować i ostrzegł strajka, żeby się nie wtrącał, żeby trzymał się od tego z daleka. Strajk w zamyśleniu strzepnął popiół ze starego swetra i odpalił kolejnego papierosa od koniuszka poprzedniego. Uważamy, że sprawca jest niezwykle niebezpieczny, powiedział Anstis dziennikarzom. Strajk uznał to oświadczenie za porażająco oczywiste jednocześnie mylące. Coś mu się przypomniało przypomniała mu się wielka przygoda w dniu osiemnastych urodzin Dave'a Polwortha. Polworth a. był najstarszym przyjacielem strajka, znali się od przedszkola. W dzieciństwie i okresie dojrzewania strajk regularnie wyprowadzał się z Kornwalii i wracał, odnawiając te przyjaźnie mimo zakłóceń powodowanych przez matkę strajka i jej kaprycy. Dave miał wujka który jako nastolatek wyjechał do Australii i potem został multimilionerem. Zaprosił siostrzeńca, żeby przyjechał z kumplem na Antypody świętować swoje osiemnaste urodziny. Dwajnastoletni chłopcy przelecieli pół świata. To była najlepsza przygoda w ich młodym życiu. Zatrzymali się w olbrzymim domu wujka Kevina przy plaży, zbudowanym ze szkła i lśniącego drewna, wyposażonym w barek w salonie. Połyskliwe fale rozbryzgiwały się w oślepiającym słońcu, jedli szaszłyki z olbrzymich różowych krewetek. Byli ludzie z obco brzmiącym akcentem – piwo, mnóstwo piwa, blondynki z karmelowymi nogami, jakich nie spotka się w Kornwalii, a potem w dniu urodzin Dave'a – rekin. – Są niebezpieczne, tylko jeśli ktoś je sprowokuje – powiedział wujek Kevin, wielbiciel nurkowania. – Nie ma mowy o dotykaniu, panowie, dobra? Żadnych wygłupów. Ale dla Dave'a Paulwortha, który uwielbiał morze, surfował, łowił ryby i żeglował – wygłupy. Były esencją życia. Rekin, urodzony morderca, miał beznamiętne nieruchome oczy i rzędy ostrych jak sztylety zębów. Lecz strajk widział tylko leniwą obojętność żarłacza czarnopłetwego, kiedy nad nim płynęli, zatrwożeni szlachetnym pięknem. Wiedział, że rekin z przyjemnością odpłynąłby w głąb lazurowego błękitu, ale Dave postanowił go dotknąć. Wciąż miał bliznę. Rekin odgryzł mu ładny kawałek przedramienia i Dave zachował jedynie częściowe czucie w prawym kciuku. Nie wpłynęło to jednak na jego zdolność do wykonywania pracy. Dave był inżynierem budownictwa wodno-lądowego w Bristolu. W Victory Inn, gdzie wciąż spotykali się na dumbarze, kiedy Strike odwiedzał Ciocie i wujka, nazywano go Chum, przynęta. Uparty, zuchwały i bez ustanku szukający nowych wrażeń Polworth nadal w wolnym czasie nurkował, ale atlantyckie rekiny długo szpary zostawiał w spokoju. Na suficie nad łóżkiem strajka było leciutkie pęknięcie. Wątpiłby wcześniej je widział. Gdy śledził wzrokiem jego zarys, przypomniał sobie cień na tle morskiego dna i nagły obłok czarnej krwi. Okaleczone ciało Dejwa i niemy krzyk. Strike pomyślał, że człowiek, który zamordował Owena Kłajna, jest jak tamten żarłacz. Wśród podejrzanych nie było żadnych szalonych, niewybrednych drapieżców żaden z nich nie miał na koncie brutalnych występków. Inaczej niż w wielu sprawach o morderstwo, nie było tu śladu dawnych przewin prowadzących do drzwi podejrzanego, żadnej splamionej krwią przeszłości ciągnącej się za jednym z nich niczym worek podrobów dla głodnych psów. Ten morderca był rzadziej spotykaną, dziwniejszą bestią, taką, która skrywa swoją prawdziwą naturę, dopóki ktoś nie zakłóci jej spokoju. Owen Quine Podobnie jak Dave Polworth, lekkomyślnie sprowokował uśpionego mordercę i sprowadził na siebie straszliwą zgubę. Strike wielokrotnie słyszał oklepane stwierdzenie, że każdy jest w stanie zabić, ale wiedział, że to kłamstwo. Bez wątpienia istnieli ludzie mordujący z łatwością i z przyjemnością. Spotkał kilku takich na swojej drodze. Miliony innych poddawano skutecznemu szkoleniu ucząc ich sposobów pozbawiania życia. Strajk był jednym z nich. Ludzie zabijali z oportunizmu, dla korzyści i w obronie, odkrywając w sobie zdolność przelania krwi, kiedy nie istniały alternatywne możliwości. Zdarzali się jednak także tacy, którzy powstrzymywali się nawet w sytuacji największego napięcia. Nie umiejąc dążyć do korzyści wbrew wszystkiemu, chwycić okazji, przełamać ostatniego i największego tabu. Strajk nie lekceważył tego, co było potrzebne, aby związać, zmaltretować i rozpłatać ołę nakłajna. Człowiek, który to zrobił. Osiągnął swój cel i nie został przyłapany. Skutecznie pozbył się dowodów i najwyraźniej nie przejawiał wystarczająco silnego cierpienia albo poczucia winy, żeby wzbudzić czyjś niepokój. To wszystko świadczyło o niebezpiecznej osobowości o bardzo niebezpiecznej osobowości. Nawet jeśli była to osobowość zaburzona. Dopóki ten ktoś nie został przyłapany i myślał, że nikt go nie podejrzewa, otaczającym go ludziom nie groziło niebezpieczeństwo. Gdyby jednak ktoś znowu go dotknął, być może tam, gdzie udało się go dotknąć Owenowi Kłajnowi, Kurwa! mruknął strajk i pospiesznie wrzucił do stojącej obok popielniczki papierosa, który spalił się niepostrzeżenie, paląc mu palce. Co zatem powinien był zrobić? Pomyślał, że skoro morderca nie zostawił właściwie żadnych śladów, trzeba znaleźć te, które prowadzą do zbrodni. Skoro po śmierci kłajna brakowało tropów, pozostało przyjrzeć się kilku ostatnim dniom jego życia. Strajk sięgnął po komórkę i spoglądając na nią, głęboko westchnął, zadał sobie pytanie, czy istnieje jakiś inny sposób, żeby zdobyć pierwszą informację, której szukał? Przebiegł w myślach po długiej liście znajomych, odrzucając inne możliwości, gdy tylko się pojawiły. Wreszcie i bez większego entuzjazmu doszedł do wniosku, że największe szanse powodzenia rokuje osoba wybrana na początku. Jego przyrodni brat, Aleksander. Mieli wspólnego, sławnego ojca, ale nigdy nie mieszkali pod jednym dachem. Al. Dziewięć lat młodszy od strajka był synem Janiego Ragbiego z Prawego łoża, co oznaczało, że ich drogi życiowe właściwie nigdy się nie krzyżowały. Al chodził do prywatnej szkoły w Szwajcarii i teraz mógł być wszędzie, w rezydencji Ragbiego w Los Angeles, na jachcie jakiegoś rapera, a nawet na białej plaży w Australii, gdyż trzecia żona Ragbiego pochodziła z Sydney. Spośród wszystkich przyrodnich braci i sióstr ze strony ojca, Al okazał się najbardziej chętny do utrzymywania kontaktów ze starszym bratem. Strike pamiętał, jak Al odwiedził go w szpitalu, kiedy mina urwała mu nogę. Spotkanie było niezręczne, ale z perspektywy czasu wzruszające. Al przywiózł do Sally Oak propozycję rakbiego, którą równie dobrze można było przysłać pocztą. Ojciec oferował pomoc finansową na rozkręcenie agencji detektywistycznej. Al przekazał wieść z dumą, uznając ją za dowód altruizmu ojca. Strajk był jednak pewny, że chodzi o coś zupełnie innego. Podejrzewał, że rugby albo jego doradcy obawiali się, iż jednonogi odznaczony weteran sprzeda historię swojego życia. Oferta prezentu miała mu zamknąć usta. Strajk odrzucił hojny gest ojca, ale potem... Dostał odmowę ze wszystkich banków, do których zwrócił się o pożyczkę. Z wielkimi oporami zadzwonił zatem do ala, odmawiając przyjęcia pieniędzy w prezencie, odrzucając propozycję spotkania się z ojcem, lecz pytając, czy mógłby te pieniądze pożyczyć. Najwidoczniej uraził tym niedoszłego darczyńcę. Później prawnik Ragbiego upomniał się o miesięczne raty z gorliwością najbardziej pazernego banku. Gdyby strajk nie postanowił zatrzymać u siebie Robin, pożyczka byłaby już spłacona. Chciał ją spłacić przed Bożym Narodzeniem, żeby nie mieć u Johniego Rugby'ego żadnego długu wdzięczności, i właśnie dlatego przyjmował zlecenia, które zmuszały go do pracy 8 albo 9 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Żadna z tych rzeczy nie ułatwiała mu zadzwonienia do młodszego brata z prośbą o przysługę. Strike rozumiał lojalność Ala wobec ojca, którego Al najwyraźniej kochał, lecz każda wzmianka na temat Dragbiego siłą rzeczy tworzyła między nimi napiętą atmosferę. Telefon Ala zadzwonił kilka razy i w końcu strajk połączył się z pocztą głosową. Czując ulgę i równie wielkie rozczarowanie, zostawił krótką wiadomość, prosząc Ala, żeby do niego oddzwonił, a potem się rozłączył. Zapalił trzeciego papierosa od śniadania, i ponownie skupił się na kontemplowaniu pęknięcia na suficie ślady prowadzące do zbrodni wiele zależało od tego kiedy morderca zobaczył maszynopis kiedy dostrzegł w nim potencjalny scenariusz morderstwa jeszcze raz przebiegł myślami po gronie podejrzanych jakby byli kartami które mu rozdano zastanawiał się która z tych osób była zdolna do takiej zbrodni elizabeth tassel która nie kryła wściekłości i bólu, jakie wywołało w niej bombik z Mori. Katrin Kent, która twierdziła, że w ogóle tego nie czytała. Wciąż nieznana Pippa 2011, której Kwine czytał fragmenty książki już w październiku. Jerry Waldgrave, który miał maszynopis piątego, lecz jeśli wierzyć czardowi, mógł wiedzieć o wiele wcześniej, co jest w środku. Daniel Czart, który twierdził, że zobaczył powieść dopiero siódmego, i Michael Fancourt, który dowiedział się o niej od Charda. Owszem, było mnóstwo innych osób, podglądających i podczytujących ze śmiechem najbardziej sprośne fragmenty książki, rozesłane mailem po całym Londynie przez Christiana Fischera, ale strajkowi trudno było znaleźć cokolwiek na Fischera, młodego Ralfa z agencji Tassel, albo na Ninę Lassels. Żadne z nich nie występowało w Bombix Mori i w zasadzie nie znało kłajna. Strajk pomyślał, że musi podejść bliżej. Wystarczająco blisko, żeby zburzyć spokój ludzi, których życie zostało wyszydzone i zakłócone przez ołę kłajna. Z tylko trochę większym entuzjazmem niż podczas dzwonienia do Ala otworzył listę kontaktów i zadzwonił do Niny Lassels. Rozmowa była krótka. Nina, zachwycona oczywiście, że może do niej wpaść wieczorem, obiecała coś ugotować. Strajk nie potrafił wymyślić innego sposobu poznania kolejnych szczegółów prywatnego życia Jerry'ego Woldgrave'a i reputacji Michaela Fancorta, jako literackiego zabójcy, ale nie było mu tęskno do powtórzenia bolesnego zabiegu ponownego przyczepienia protezy. Nie wspominając o wysiłku, żeby na zajutrz rano znowu wydostać się z pełnych nadziei objęć Niny Lassels. Na szczęście przed wyjściem czekał go mecz Arsenalu z Aston Villa. Poza tym miał środki przeciwbólowe, papierosy, bekon i chleb skupiony na swojej wygodzie, pochłonięty mieszaniną futbolu i morderstwa, nie wpadł na to, żeby spojrzeć przez okno na zaśnieżoną ulicę, gdzie niezrażeniem mrozem klienci napływali do sklepów muzycznych. Pracowni rzemieślników produkujących instrumenty i do kawiarni. Gdyby to zrobił, być może zauważyłby smukłą postać w kapturze i czarnym płaszczu, opierającą się o mur między numerami 6 i 8, wpatrzoną w okno jego mieszkania. Choć wzrok miał dobry, prawdopodobnie nie dostrzegłby jednak noża do wykładzin, rytmicznie obracanego w długich, delikatnych palcach. Rozdział 32. Powstań mój dobry aniele, którego święta muzyka wypędza ze mnie tego złego ducha, co mnie włokieć trąca. Thomas Decker, the noble Spanish soldier. Nawet z łańcuchami na kołach, stary rodzinny Land Rover prowadzony przez matkę Robin miał problemy między stacją York a Massam. Wycieraczki tworzyły zarys szybko znikających okien w kształcie wachlarzy, za którymi ciągnęły się drogi znane Robin od czasów dzieciństwa, odmienione teraz przez najgorszą zimę, jaką widziała od wielu lat. Śnieg nie ustawał i podróż, która powinna trwać godzinę, zajęła prawie trzy. Chwilami Robin myślała, że mimo wszystko spóźni się na pogrzeb przynajmniej mogła porozmawiać z Matthew przez komórkę, wyjaśnić, że jest już blisko. Powiedział, że kilka innych osób wciąż ma do pokonania wiele kilometrów. Bał się, że ciocia z Cambridge w ogóle nie da rady przyjechać. W domu Robin uniknęła przywitania z zaślinionym starym czekoladowym labradorem i pobiegła do pokoju na górę, żeby włożyć czarną sukienkę i płaszcz, nie zawracając sobie głowy ich prasowaniem. Z pośpiechu zaciągnęła rajstopy i musiała założyć nowe, potem popędziła na dół. Na korytarzu już czekali jej rodzice i bracia. Szli razem w wirujących płatkach śniegu pod czarnymi parasolami, wchodząc na łagodne wzgórze, na które Robin wspinała się codziennie w czasach szkoły podstawowej i przecinając szeroki plac w sercu jej starego rodzinnego miasteczka, zwróceni plecami do olbrzymiego komina miejscowego browaru. Sobotni targ odwołano. Nieliczni śmiałkowie, którzy rano przeszli przez plac, wyżłobili w śniegu głębokie kanały. Ślady stóp spotykały się pod kościołem, gdzie Robin zauważyła tłum odzianych na czarno żałobników. Wokół dachów bladozłotych, georgiańskich domów otaczających plac, biegły gzymsy z jasnego, zamarzniętego lodu i wciąż padał śnieg. Wzbierające morze bieli stopniowo pochłaniało ogromne prostokątne nagrobki na cmentarzu. Robin zadrżała, kiedy jej rodzina skręciła ku drzwiom kościoła świętej Marii dziewicy, mijając pozostałość po dziewięciowiecznym krzyżu na okrągłym trzonie o zastanawiająco pogańskim wyglądzie, a potem wreszcie ujrzała Matthew, stojącego w przedsionku razem z ojcem i siostrą, bladego i oszałamiająco przystojnego w czarnym garniturze. Gdy na niego patrzyła, próbując pochwycić jego spojrzenie nad tłumem ludzi, do Matthew podeszła młoda kobieta i go uścisnęła. Robin rozpoznała Sarę Shadlock, przyjaciółkę Matthew ze studiów. Jej sposób przywitania się był chyba trochę niestosowny w tych okolicznościach, ale poczucie winy, które czuła Robin po tym, jak o mało nie spóźniła się na nocny pociąg i nie widziała się z Matthew prawie od tygodnia, uświadomiło jej, że nie ma prawa mieć do narzeczonego żalu. Robin powiedział z ożywieniem na jej widok i zapominając uścisnąć rękę trzem osobom, wyciągnął do niej ramiona. Kiedy się do siebie tulili, poczuła pod powiekami szczypanie łez. To było prawdziwe życie. Matthew i dom. Usiądź z przodu powiedział, a ona zrobiła co kazał, zostawiając rodzinę z tyłu kościoła, żeby usiąść w pierwszej ławce razem ze szwagrem Matthew, huśtającym na kolanie małą córeczkę, który przywitał się z Robin posępnym kiwnięciem głową. Kościół był stary i piękny. Robin dobrze go znała dzięki nabożeństwom bożonarodzeniowym, wielkanocnym i dożynkowym, w których uczestniczyła przez całe życie razem z kolegami z podstawówki i rodziną. Jej wzrok powoli przesuwał się od jednego znajomego przedmiotu do drugiego. Wysoko w górze na łuku prezbiterium widniał obraz Sir Joshua Reynolds'a albo przynajmniej któregoś z jego uczniów i skupiła się na nim, próbując zapanować nad zdenerwowaniem. Przedstawiał zamgloną, mistyczną scenę – anioła, który wpatrywał się w widoczny w oddali krzyż rozsiewający promienie złotego światła. Zastanawiała się, kto tak naprawdę to namalował Reynolds, czy może jakiś akolita z pracowni artysty. Po chwili poczuła się winna, że ulega wrodzonej ciekawości, zamiast czuć smutek z powodu śmierci pani Kanliw. Myślała, że za kilka tygodni weźmie tu ślub. Jej suknia już wisiała w szafie w pustym pokoju, ale zamiast Robin, przejściem między ławkami sunęła trumna pani Kanliw, połyskując czernią i srebrem uchwytów. Owen Quine wciąż leżał w kostnicy. Nie było jeszcze lśniącej trumny dla jego wypatroszonego ciała, gnijącego i nadżartego kwasem. Nie myśl o tym, upomniała się surowo Robin, kiedy Matthew usiadł obok niej i poczuła ciepło jego nogi. Ostatnie dwadzieścia cztery godziny były tak pełne wydarzeń, że Robin nie mogła uwierzyć, iż jednak tu jest. W domu. Razem ze strajkiem mogli teraz leżeć w szpitalu o mały włos, nie wyrżnęli prosto w tę przewróconą cysternę. Kierowca był cały zakrwawiony. Pani Kanliw w tej wyściełanej jedwabiem skrzyni pewnie nie miała nawet zadraśnięcia, nie myśl o tym. Czuła się tak, jakby jej oczy zaczęły zauważać wszystkie nieprzyjemne szczegóły. Może oglądanie związanych i wypatroszonych zwłok zostawiało jakiś ślad, Zmieniało sposób postrzegania świata? Trochę za późno uklękła do modlitwy, pod marznącymi kolanami poczuła szorstki podnóżek, biedna pani Cunliffe, tylko że matka Matthew nigdy za nią nie przepadała. Bądź miła, błagała się Robin, mimo że to była prawda. Pani Canliff nie podobało się, że Matthew jest tak długo związany z tą samą dziewczyną. Kiedyś w obecności Robin wspomniała, że młodym mężczyznom służy skakanie z kwiatka na kwiatek odrobina szaleństwa. Robin wiedziała, że sposób, w jaki odeszła z uniwersytetu, na zawsze splamił ją w oczach pani Canliff. Zaledwie kilka metrów od Robin stał grobowiec ser marmaduka Wyvilla. Wstając do pieśni, Robin miała wrażenie, że naturalnej wielkości Weigl w jakobickiej szacie gapi się na nią, ułożony poziomo na marmurowej półce, wsparty na łokciu i spoglądający na wiernych. Jego żona leżała poniżej, w identycznej pozie. Obydwoje z poduszką pod łokciem dla wygody ich marmurowych kości byli w tych zuchwałych pozach dziwnie prawdziwi. A nad nimi w pachach łuku widniały alegoryczne wyobrażenia śmierci i śmiertelności. Póki nas śmierć nie rozłączy, Robin znowu zaczęła błądzić myślami. Ona i Matthew związani ze sobą na zawsze, aż do śmierci. Nie, nie związani, nie myśl w ten sposób, co się z tobą dzieje, dopadło ją wyczerpanie. Pociągu było za gorąco i trzęsło. Budziła się co godzina, wystraszona, że utknął w śniegu. Matthew sięgnął po jej rękę i ścisnął jej palce. Pochówek odbył się najszybciej, jak pozwalała przyzwoitość wśród mocno padającego śniegu. Nikt nie zwlekał z wyjściem z cmentarza. Nie tylko Robin wyraźnie się trzęsła. Wszyscy poszli do dużego, ceglanego domu kanlifów i stłoczyli się w upragnionym cieple. Pan Canlif Zawsze trochę głośniejszy niż należało, ciągle dolewał gościom do kieliszków i witał się z ludźmi jakby to było przyjęcie. Tęskniłem za tobą, powiedział Matthew. Bez ciebie było okropnie. Ja też za tobą tęskniłam, odrzekła Robin. Żałuję, że nie mogłam tu być. Znowu kłamstwo. Dziś nocuje u nas ciocia Sue, powiedział Matthew. Może mógłbym przyjść do ciebie? Dobrze byłoby się trochę od tego oderwać, od tygodnia pełno tu ludzi. Jasne, wspaniale, powiedziała Robin ściskając mu dłoń i ciesząc się, że nie będzie musiała nocować u Kanlifów. Nie potrafiła się dogadać z siostrą Matthew, a pan Kanlif wydawał jej się apodyktyczny. Ale jeden wieczór mogłabyś z nimi wytrzymać, upomniała się surowo. Czuła się tak, jakby jej się upiekło. Poszli zatem do domu Elakotów, stojącego niedaleko placu. Matthew lubił jej rodzinę. Z radością przebrał się z garniturów dżinsy i pomógł jej mamie nakryć w kuchni do kolacji. Pani Elakot, korpulentna kobieta z rudo złotymi włosami Robin, upiętymi w niedbały kok, okazywała mu łagodną życzliwość. Miała liczne zainteresowania i pasje. Aktualnie starała się o dyplom z literatury angielskiej na Uniwersytecie Otwartym. Jak ci idzie na studiach, Linda? Spytał Matthew, wyjmując na jej prośbę ciężką zapiekankę z piekarnika. Przerabiamy księżną Damalfi, Webstera. Szaleństwo dzikie mnie ogarnia. Takie trudne? spytał Matthew. To cytat, skarbie, och. Z brzękiem upuściła na stół łyżkę do serwowania. Przypomniało mi się, założę się, że przegapiłam. Przeszła przez kuchnię i chwyciła Radio Times, które w domu Robin było zawsze pod ręką. Nie, jest o dziewiątej. Chcę obejrzeć wywiad z Michaelem Van Cortem, wyjaśniła. Z Michaelem Van Cortem? powiedziała Robin odwracając się. Dlaczego? Ci wszyscy tragediopisarze z nurtu zemsty mocno wpłynęli na jego twórczość, odrzekła jej matka. Mam nadzieję, że wyjaśni, dlaczego tak bardzo go fascynują. Widzieliście to? spytał Jonathan najmłodszy brat Robin, wracając ze sklepu na rogu z mlekiem, o które poprosiła go matka. Na pierwszej stronie, Rob. Ten pisarz z wyprutymi flakami. – John! – uciszyła go ostro pani Ellacott. Robin wiedziała, że matka nie zganiła syna dlatego, iż Matthew mógłby nie być zadowolony ze wspomnienia o pracy Robin, ale z powodu ogólniejszej awersji do rozmów o nagłej śmierci tuż po pogrzebie. – No co? – zdziwił się Jonathan i, nie zważając na nakazy dobrego wychowania, podsunął Robin pod nos Daily Express. Teraz, kiedy prasa już wiedziała, co spotkało Quina, pisarz trafił na pierwszą stronę – Autor horrorów opisał własną śmierć z ręki mordercy. Trudno go uznać za autora horrorów, pomyślała Robin. Ale dobrze to brzmi w nagłówku. Myślisz, że twój szef rozwiąże tę sprawę? Spytał Jonathan, kartkując gazetę kciukiem. Że znowu pokaże policji, kto jest lepszy? Robin zaczęła czytać artykuł nad ramieniem Jonathana, ale napotkała spojrzenie Matthew i się odsunęła. Gdy jedli kolację złożoną z duszonego mięsa i pieczonych ziemniaków, z torebki Robin rzuconej na zapadające się krzesło w kuchni, wyłożonej kamiennymi płytkami, dobiegło brzęczenie. Robin je zignorowała. Dopiero kiedy skończyli jeść i Matthew sumiennie pomagał jej matce posprzątać ze stołu, podeszła do torebki żeby odsłuchać wiadomości. Ku swojemu wielkiemu zdziwieniu zobaczyła nieodebrane połączenie od Strajka. Gdy inni rozmawiali, rzuciła ukradkowe spojrzenie w stronę Matthew, który był zajęty wkładaniem talerzy do zmywarki i połączyła się z pocztą głosową. Masz jedną nową wiadomość, otrzymana dzisiaj o 19:20. Rozległ się trzask, ale nikt się nie odezwał. Później usłyszała huk i gdzieś w oddali krzyk strajka. Nie, ani się wasz, kurwa! I ryk bólu. A potem cisza. Trzask na linii, nieokreślone chrzęsty i odgłosy wleczenia czegoś po ziemi. Głośne sapanie, szuranie i połączenie się urwało. Robin stała przerażona z telefonem przyciśniętym do ucha. Co się stało? spytał jej ojciec, który z okularami zsuniętymi do połowy nosa przystanął w drodze do kredensu niosąc noże i widelce. Chyba, chyba mój szef miał wypadek. Drżącymi palcami wybrała numer strajka. Od razu połączyła się z pocztą głosową. Matthew stał na środku kuchni i obserwował ją z nieskrywanym niezadowoleniem. Rozdział 33. Ciężki los kobietę czeka, gdy musi się zalecać. Thomas Decker i Thomas Middleton Cnotliwa ladacznica Tłumaczenie Juliusz Kydryński Strike nie słyszał, że dzwoni Robin, gdyż piętnaście minut wcześniej, choć o tym nie wiedział, jego komórka zamilkła po zderzeniu z ziemią. Nie zdawał sobie też sprawy, że kiedy telefon wyślizgiwał mu się z palców, kciuk uderzył w przycisk, wybierając jej numer. To się stało zaraz po jego wyjściu z budynku. Zamknęły się za nim drzwi prowadzące na ulicę i gdy trzymał w dłoni komórkę czekając na telefon od kierowcy takcówki, którą niechętnie zamówił, po dwóch sekundach wybiegła na niego wysoka postać w czarnym płaszczu. Zobaczył niewyraźną plamę bladej skóry pod kapturem i szalikiem, wyciągnięte ramię, niewprawne, lecz zdeterminowane i wycelowany prosto w niego nóż, ściśnięty w drżącej dłoni. Szykując się do starcia, o mało znowu się nie poślizgnął, ale rąbnął ręką w drzwi, odzyskując równowagę, i właśnie wtedy wypadła mu komórka. Zaskoczony i wściekły na tę kobietę, kimkolwiek była. Za krzywdę, jaką doznało jego kolano podczas poprzedniego pościgu, głośno ryknął. Na ułamek sekundy znieruchomiała, a potem natarła na niego jeszcze raz. Kiedy zamachnął się laską na rękę, w której zauważył nóż do wykładzin, znowu wykręcił sobie kolano, zawył z bólu, a ona odskoczyła, jakby nieświadomie go dźgnęła. Potem po raz drugi spanikowała i uciekła. Biegnąc przez śnieg i zostawiając wściekłego, sfrustrowanego strajka, niezdolnego do pościgu i nie mającego innego wyjścia, jak tylko szukać po omacku telefonu w śniegu. Pieprzona noga. Kiedy dzwoniła robin, strajk siedział we wlokącej się taksówce i pocił się z bólu. Pocieszał się, że maleńkie trójkątne ostrze połyskujące w ręku jego prześladowczyni nie zdołało go dosięgnąć. Kolano, do którego przed spotkaniem z niną czuł się w obowiązku przymocować protezę, znów przeszywał potworny ból. I strajk gotował się ze złości, że nie był w stanie rzucić się w pogoń za swoją szaloną, niedoszłą oprawczynią. Nigdy nie uderzył kobiety, nigdy z rozmysłem żadnej nie skrzywdził, ale na widok noża sunącego ku niemu w ciemności, wyzbył się wszelkich skrupułów. Ku konsternacji taksówkarza, który w lusterku wstecznym obserwował ogromnego i wyraźnie wściekłego pasażera, strajk co róż obracał się na siedzeniu, Licząc, że zauważy ją idącą samotnie zatłoczonym w sobotni wieczór chodnikiem, przygarbioną w czarnym płaszczu z nożem do wykładzin schowanym w kieszeni. Taksówka sunęła pod bożonarodzeniowymi światełkami na Oxford Street, pod ogromnymi, delikatnymi srebrnymi prezentami, ozdobionymi złotymi kokardami. I po drodze strajk próbował zapanować nad wzburzeniem, nie czując żadnej przyjemności na myśl o bliskiej randce. Raz po raz dzwoniła do niego Robin, ale nie czuł wibracji komórki, gdyż schował ją głęboko do kieszeni płaszcza, który leżał obok na siedzeniu. Cześć! powiedziała Nina z wymuszonym uśmiechem, kiedy pół godziny po ustalonej porze otworzyła drzwi swojego mieszkania. Przepraszam za spóźnienie, zaczął strajki, i utykając, przestąpił próg. Miałem wypadek po wyjściu z domu, nadwyrężyłem nogę. Stojąc w płaszczu, uświadomił sobie, że niczego jej nie przyniósł. Powinien był kupić wino albo czekoladki, i widząc, jak Nina wodzi po nim dużymi oczami, domyślił się, że ona także zwróciła na to uwagę. Była dobrze wychowana. Nagle strajk poczuł się trochę podle. I zapomniałem wina, które ci kupiłem skłamał. Ale obciach. Wyrzuć mnie za drzwi. Kiedy się roześmiała, aczkolwiek bez przekonania, poczuł wibrowanie komórki w kieszeni i odruchowo ją wyjął. Robin. Nie miał pojęcia, co mogłaby od niego chcieć w sobotę. Przepraszam, powiedział do Niny, muszę odebrać to pilne. Moja asystentka. Uśmiech zniknął z twarzy Niny. Odwróciła się i wyszła z przedpokoju, zostawiając go tam w płaszczu. Robin. Nic ci nie jest? Co się stało? Skąd dostałam wiadomość głosową, która brzmiała, jakby ktoś na ciebie napadł? Chryste, zadzwoniłem do ciebie? Pewnie wtedy, kiedy upuściłem telefon. No tak, właśnie zostałem napadnięty. Pięć minut później, opowiedziawszy Robin co się stało, powiesił płaszcz i kierując się zapachem poszedł do salonu, gdzie Nina nakryła dla dwóch osób. W pomieszczeniu paliły się lampy, posprzątała wszędzie ustawiła świeże kwiaty. W powietrzu wisiał silny zapach przypalonego czosnku. Przepraszam, powtórzył, kiedy zjawiła się z półmiskiem. Czasem żałuję, że nie pracuję od dziewiątej do piątej. Nalej sobie wina. Powiedziała chłodno. Doskonale znał tę sytuację. Jakże często siedział naprzeciwko kobiety poirytowanej jego spóźnieniem, jego rozkojarzeniem, jego swobodnym stylem bycia. Przynajmniej tym razem wszystko rozgrywało się w stonowany sposób. Gdyby spóźnił się na kolację z Charlotte i tuż po wejściu do mieszkania odebrał telefon od innej kobiety, mógłby się spodziewać wina na twarzy i fruwających naczyń stołowych. Ta myśl sprawiła, że spojrzał na Ninę przychylniejszym okiem. Detektywi to gówniany materiał na randki, oznajmił, kiedy usiadła. Nie powiedziałabym, że gówniany, odrzekła łagodniejszym tonem. Oto takie pracy pewnie trudno wziąć wolne. Obserwowała go ogromnymi, mysimi oczami. Zeszłej nocy śniłeś mi się, w koszmarze? powiedziała. – Świetnie wystartowaliśmy, prawda? – zażartował Strajk i Nina się roześmiała. – No, w zasadzie to nie był koszmar o tobie. Szukaliśmy razem jelit ołena Quina. Upiła duży łyk wina, wpatrując się w niego. – Znaleźliśmy je? – spytał Strajk, starając się zachować żartobliwy ton. – Tak. – Gdzie? – Na tym etapie skorzystam z każdego tropu. – W dolnej szufladzie biurka Jerzego Waldgrave'a. Powiedziała nina i odniósł wrażenie, że stłumiła dreszcz. To było naprawdę okropne. Kiedy ją wysunęłam, w środku były flaki i krew. I uderzyłeś Jeriego, Wtedy się obudziłam. To było takie realistyczne. Wypiła jeszcze trochę wina, nie tykając jedzenia. Strike, który pochłonął już kilka słusznych kęsów, dodała stanowczo za dużo czosnku, ale był głodny. Poczuł, że nie okazuje dostatecznego współczucia. Pospiesznie połknął jedzenie i powiedział: Brzmi strasznie. Wszystko przez to, co pokazali wczoraj w wiadomościach, powiedziała wpatrując się w niego. Nikt nie zdawał sobie sprawy. Nikt nie wiedział, że że on zginął w taki sposób, jak w Bombix Mori. Nie wspomniałeś mi o tym, dodała i w czosnkowych wyziewach zabrzmiał oskarżycielski ton. Nie mogłem, powiedział. Ujawnianie tego rodzaju informacji to zadanie policji. Dzisiaj można o tym przeczytać na pierwszej stronie Daily Express. Owenowi by się to spodobało, jego nazwisko w nagłówkach. Ale żałuję, że to przeczytałam, dodała rzucając mu ukradkowe spojrzenie. Miewał już do czynienia z tego rodzaju rozterkami. Niektórzy ludzie wzdrygali się, uświadamiając sobie, co widział, robił albo czego dotykał. Jakby rozsiewał zapach śmierci. Zawsze były kobiety, które ciągnęło do żołnierza, do policjanta, doświadczały zapośredniczonych emocji, czerpały zmysłową przyjemność z przemocy, jaką ten człowiek mógł widzieć, albo jakiej się dopuszczał. Inne kobiety to odrzucało. Przypuszczał, że Nina należała do tej pierwszej grupy, lecz teraz, kiedy została zmuszona do zetknięcia się z prawdziwym okrucieństwem, sadyzmem i obłędem, odkryła, że koniec końców może jednak należeć do drugiego obozu. – Wczoraj w pracy było niefajnie – powiedziała. – Kiedy się dowiedzieliśmy, wszyscy… – No bo jeśli zamordowano go w taki sposób, jeśli morderca skopiował scenę z książki, grono potencjalnych podejrzanych się zawęża, prawda? – Mówię ci, teraz już nikt się nie śmieje z Bombix Mori. To przypomina jedną z dawnych fabuł Michael'a Fancorta z czasów, kiedy krytycy zarzucali mu zbytnią makabryczność, a Jerry złożył wymówienie. – Słyszałem. – Nie wiem dlaczego – powiedziała zdenerwowana – Pracował w Roper Chart od wieków. W ogóle jest jakiś nieswój, ciągle zły, a zazwyczaj jest przecież uroczy. W dodatku znowu pije. I to dużo. Nadal nie jadła. — Był blisko związany z kłajnem? spytał Strajk. — Chyba bliżej niż mu się wydawało — odparła powoli Nina. — Od bardzo dawna ze sobą współpracowali. Owen doprowadzał go do szału, jak zresztą wszystkich, ale Jerry jest naprawdę przybity, to widać. Przypuszczam, że Quine nie lubił, kiedy ktoś poprawiał jego teksty. Chyba bywał trudny, przyznała Nina. Ale teraz Jerry nie pozwala na niego powiedzieć złego słowa. Ma obsesję na punkcie swojej teorii o załamaniu nerwowym. Słyszałeś go na przyjęciu. Uważa, że Owen był psychicznie chory i Bombiks Mori to tak naprawdę nie jego wina. I ciągle psioczy na Elizabeth Tassel, że pozwoliła tej książce trafić do obiegu. Niedawno przyszła porozmawiać o jednej ze swoich autorek. O gazeli Pengeli? spytał strajk, i Nina się roześmiała, wydając z siebie tłumiony okrzyk. Chyba nie czytasz tego gówna, falujące biusty i wraki statków. To imię utkwiło mi w pamięci, odrzekł strajk z uśmiechem, ale mówiłaś coś o Waldgrave'ie. Zobaczył, że zbliża się lis, a kiedy przechodziła obok jego gabinetu, zatrzasnął drzwi. Widziałeś, że są ze szkła, o mało ich nie rozwalił. To było naprawdę niepotrzebne i mało subtelne, prawie dostaliśmy zawału. Lisa tassel wyglądała upiornie, dodała Nina. Okropnie. Gdyby była w formie wpadłaby do gabinetu Jeriego i powiedziała, żeby darował sobie tę cholerną nieuprzejmość. Naprawdę? Dziwicie to? O temperamencie Lisa tassel krążą legendy. Nina spojrzała na zegarek. Dzisiaj wieczorem Michael Fancourt udziela wywiadu w telewizji. Nagrywam go, powiedziała, dolewając do obu kieliszków. Nadal niczego nie zjadła. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby go obejrzeć, powiedział Strike. Rzuciła mu dziwne badawcze spojrzenie i domyślił się, że próbuje ocenić, w jakim stopniu jego obecność wynika z chęci wypytywania jej, a w jakim z ewentualnych planów związanych z jej szczupłym, chłopięcym ciałem. Znowu zadzwoniła jego komórka. Przez kilka sekund starał się ocenić, co będzie większe obraza, jaką może wywołać, jeśli odbierze połączenie, czy szansa, że rozmowa przez telefon zwiastuje coś bardziej przydatnego, niż opinie Niny o Jerry'm Woldgrave. Przepraszam, powiedział wreszcie, wyjmując komórkę z kieszeni. Dzwonił jego brat Al. Horm, odezwał się głos wśród hałasów na linii. Wspaniale cię słyszeć, brachu! Cześć! odrzekł powściągliwie strajk. Jak leci? Ej, świetnie, jestem w Nowym Jorku. Dopiero przed chwilą odsłuchałem twoją wiadomość. Czego potrzebujesz? Wiedział, że strajk dzwoni tylko wtedy, gdy czegoś chce, ale w przeciwieństwie do Niny chyba nie miał mu tego za złe. Zastanawiałem się, czy nie poszedłbyś ze mną na kolację w najbliższy piątek. Powiedział strajk, ale skoro jesteś w Nowym Jorku. Wracam w środę, byłoby fajnie. Mam zarezerwować stolik? Tak, powiedział strajk. Koniecznie w River Cafe. Zajmę się tym, odrzekł Al, nie pytając dlaczego. Może założył, że strajk ma słabość do dobrego, włoskiego jedzenia. Szczegóły prześlę ci SMS-em, dobra? Nie mogę się doczekać. Strajk rozłączył się i już miał w ustach pierwszą sylabę przeprosin, ale Nina wyszła do kuchni. Atmosfera bez wątpienia stężała. Rozdział 34. O Boże, cóżem powiedział? Mój nieszczęsny język. William Congreve Love for Love. Miłość to złudzenie, powiedział Michael Fancourt na ekranie telewizora. Złudzenie, urojenie, iluzja. Robin siedziała między Matthew a swoją matką na wypłowiałej, zapadającej się kanapie. Czekoladowy labrador leżał na podłodze przed kominkiem, leniwie stukając przez sen ogonem w dywan. Robin kleiły się oczy po dwóch prawie nieprzespanych nocach i dniach, pełnych niespodziewanych stresów i emocji, ale bardzo usiłowała się skupić na Michaelu Fancorcie. Obok niej, trzymając na kolanach notes i długopis, siedziała pani Ellacott, która wyraziła optymistyczną nadzieję, że Fancord rzuci kilka Bon motów nadających się do wykorzystania w eseju o Websterze. Z pewnością, zaczął dziennikarz, ale Fancort go zagłuszył. My się nie kochamy. Kochamy wyobrażenie, jakie mamy o sobie nawzajem. Bardzo niewielu ludzi to rozumie albo jest w stanie się nad tym zastanowić. Ślepo wierzą w swoją moc tworzenia. W ostatecznym rozrachunku wszelka miłość jest miłością własną. Pan Elakot zasnął z odchyloną głową w fotelu ustawionym najbliżej ognia i psa. Cichutko chrapał, i okulary zsunęły mu się do połowy nosa. Wszyscy trzej bracia Robin dyskretnie wymknęli się z domu. Był sobotni wieczór i ich kumple czekali w Bay Horse na placu. John przyjechał na pogrzeb z uniwersytetu, ale wcale nie uważał, że ze względu na narzeczonego siostry powinien się wyrzec kilku kufli Black Sheep, wypitych w towarzystwie braci, przy poobijanych miedzianych stolikach obok otwartego kominka. Robin przypuszczała, że Matthew miał ochotę do nich dołączyć, ale uznał, że to nie przystoi. Utknął zatem przed telewizorem, oglądając program o literaturze, którego za nic nie zniósłby w domu. Przełączyłby na inny kanał, nie pytając Robin o zdanie i uznając za oczywiste, że jej także nie interesuje to, co ma do powiedzenia ten moralizujący mężczyzna ze skwaszoną miną. Robin pomyślała, że nie łatwo lubić Michaela Van Corta. Linia zarówno jego ust, jak i brwi sugerowała głęboko zakorzenione poczucie wyższości. Dobrze znany prezenter wydawał się trochę zdenerwowany. I właśnie to jest tematem pańskiej nowej. Jednym z tematów, owszem, gdy bohater zdaje sobie sprawę, że najzwyczajniej powołał swoją żonę do życia siłą wyobraźni, nie wyrzuca sobie głupoty, lecz dąży do ukarania kobiety z krwi i kości, która jego zdaniem go nabrała. Jego pragnienie zemsty jest siłą napędową fabuły. Aha! powiedziała cicho matka Robin, sięgając po długopis. Wielu z nas, być może większość, odrzekł dziennikarz, traktuje miłość jak oczyszczający ideał, raczej źródło bezinteresowności niż to tylko szukanie wymówek, podsumował Fancourt. Jesteśmy ssakami które potrzebują seksu, towarzystwa i z przyczyn związanych z przetrwaniem i reprodukcją, poszukują bezpiecznej enklawy w postaci rodziny. Wybieramy tak zwanych ukochanych z najprymitywniejszych powodów. Myślę, że słabość mojego bohatera do kobiety w kształcie gruszki rozumie się sama przez się ukochany człowiek śmieje się albo pachnie jak rodzic który przychodził nam w sukurs w młodości a cała reszta to projekcja wszystko inne jest zmyślone przyjaźń Zaczął lekko zrozpaczony dziennikarz. Gdybym mógł się zmusić do seksu z którymś z moich przyjaciół płci męskiej, wiódłbym szczęśliwsze i bardziej produktywne życie, powiedział Frankord. Niestety. Jestem zaprogramowany na pożądanie formy żeńskiej, jakkolwiek bezowocnie. Wmawiam sobie za tym, że jedna kobieta jest bardziej fascynująca, lepiej współbrzmi z moimi potrzebami i pragnieniami niż inna. Jestem skomplikowaną wysoce rozwiniętą i obdarzoną wielką wyobraźnią istotą, która czuje się zmuszona uzasadniać wybór dokonany na podstawie najprymitywniejszych przesłanek. Oto prawda, jaką pogrzebaliśmy pod tysiącami lat dworskich drdymałów. Robin zastanawiała się, co na litość boską pomyśli o tym wywiadzie żona Fankorta. Pamiętała, że jest żonaty. Siedząca obok niej pani Elakot zapisała kilka słów w notesie. Wcale nie mówię o zemście, mruknęła Robin. Matka pokazała jej notes. Napisała w nim, ale z niego menda. Robin zachichotała. Siedzący po drugiej stronie Matthew przechylił się i sięgnął po Daily Express, zostawiony przez Jonathana na krześle. Przerzucił trzy pierwsze strony, na których obok Ołena Kłajna kilkakrotnie pojawiało się nazwisko strajka, i zaczął czytać artykuł o tym, jak pewna sieciówka zakazała puszczania bożonarodzeniowych piosenek Cliffa Richarda. Krytykowano pana, powiedział dzielnie dziennikarz w telewizji, za sposób przedstawiania kobiet, a zwłaszcza, już słyszę, jak podczas naszej rozmowy krytycy biegną po długopisy, jak karaluchy. Rychnął w court, wykrzywiając usta w coś, co miało uchodzić za uśmiech. Niewiele spraw interesuje mnie w mniejszym stopniu niż to, co krytycy mówią o mnie i o moich dziełach. Matthew przewrócił następną stronę. Robin spojrzała w bok na zdjęcie leżącej cysterny, Hondy Civic po dachowaniu i poobijanego Mercedesa. To ten wypadek, w którym o mało się nie rozbiliśmy. Co? spytał Matthew. Powiedziała to bez zastanowienia. Mózg Robin zastygł. – To się stało na M4? – zaznaczył Matthew i prawie się roześmiał, zdziwiony, że mogła się aż tak pomylić, że nie umie rozpoznać autostrady. – A, no tak – powiedziała Robin, udając, że przygląda się tekstowi pod zdjęciem. On jednak już zmarszczył brwi, już zrozumiał. Naprawdę o mało nie uczestniczyłaś wczoraj w wypadku samochodowym? Mówił cicho, starając się nie przeszkadzać pani Elakot, która śledziła wywiad z Van Kortem. Wahanie groziło śmiercią. Wybieraj. Tak, naprawdę, nie chciałam cię martwić. Wpatrywał się w nią bez słowa. Robin czuła, że siedząca z drugiej strony mama znowu robi notatki. W tym wypadku? spytał, wskazując zdjęcie. Pokiwała głową. Co robiłaś na M4? Musiałam zawieźć Kormorena na przesłuchanie. Interesują mnie kobiety, powiedział dziennikarz. Pańskie poglądy na temat kobiet. Gdzie było to przesłuchanie do diabła? W Dejwonie, powiedziała Robin. W Dejwonie? Znowu rozwalił sobie nogę, sam nie dałby rady tam dojechać. Zawiozłaś go do Dewonu? Tak mat, zawiozłam go do. Więc dlatego nie przyjechałaś wczoraj, żeby móc. Oczywiście, że nie, rzucił gazetę, wstał i wyszedł z pokoju. Robin poczuła się słabo. Spojrzała na drzwi, którymi wprawdzie nie trzasnął, ale które zamknął wystarczająco głośno, by jej ojciec poruszył się we śnie i zamamrotał pod nosem, a labrador się obudził. Zostaw go w spokoju, doradziła jej matka, nie odrywając oczu od ekranu. Zrozpaczona Robin gwałtownie odwróciła się w jej stronę Kormoren musiał jechać do Devonu, a nie mógł prowadzić z jedną nogą Przede mną nie musisz się tłumaczyć, powiedziała pani Elagot Ale teraz mat, myśli, że skłamałam, kiedy mówiłam, że nie jestem w stanie przyjechać dzień wcześniej A skłamałaś? spytała jej matka, wciąż świdrując wzrokiem Michaela Fancorta Leżeć, Rontree, nie jesteś przezroczysty no cóż, mogłabym przyjechać, gdybym kupiła bilet w pierwszej klasie, przyznała Robin, a Labrador ziewnął, przeciągnął się i znowu ułożył na dywaniku przed kominkiem. Ale już zapłaciłam za nocny. Mat ciągle mówi o ile więcej byś zarabiała, gdybyś przyjęła te prace w dziale kadr, powiedziała jej matka, patrząc na ekran telewizora. Powinien się cieszyć, że jesteś taka oszczędna, a teraz cicho chcę posłuchać o zemście. Dziennikarz próbował sformułować pytanie. – Jednak w kwestii kobiet nie zawsze był pan współczesne obyczaje, tak zwana poprawność polityczna. Mam na myśli przede wszystkim pańskie stwierdzenie, że kobiety w literaturze... – Znowu to! – zdziwił się Fancourt, uderzając dłońmi w kolana. Dziennikarz aż podskoczył. – Mówiłem, że największe pisarki prawie bez wyjątku były bezdzietne – to fakt. Powiedziałem też, że ogólnie biorąc, kobiety, ze względu na ich pragnienie macierzyństwa, nie są zdolne do koniecznego, pełnego determinacji skupienia, jakiego wymaga tworzenie literatury, prawdziwej literatury. Nie cofam tego, to fakt. Robin obracała pierścionek zaręczynowy na palcu. Rozdarta między pragnieniem pójścia za Matthew i przekonania go, że nie zrobiła niczego złego, a złością, że takie przekonywanie w ogóle jest konieczne. Zawsze najważniejsze były jego obowiązki zawodowe. Nie przypominała sobie, żeby kiedykolwiek przepraszał za nadgodziny, za zadania, które wymagały podróży na drugi koniec Londynu i kończyły się powrotem o ósmej wieczorem. Zamierzałem powiedzieć. Wtrącił pospiesznie dziennikarz z przypochlebnym uśmiechem, że pańska nowa książka może zamknąć tym krytykom usta. Moim zdaniem, główna postać żeńska została potraktowana z ogromnym zrozumieniem, z prawdziwą empatią. Oczywiście, zerknął do notatek i szybko podniósł głowę. Robin wyczuwała jego zdenerwowanie. Trudno uniknąć odniesień. Przypuszczam, że pisząc o samobójstwie młodej kobiety, jest pan przygotowany. Na pewno się pan spodziewa, że głupi ludzie uznają, iż napisałem autobiograficzną relację z samobójstwa mojej pierwszej żony? No cóż, niektórzy z pewnością dostrzegą w tym na pewno pojawią się pytania. Może w takim razie coś wyjaśnię powiedział Fancourt i na chwilę zamilkł. Siedzieli przed podłużnym oknem z widokiem na skąpany w słońcu i targany wiatrem trawnik. Robin zastanawiała się przez chwilę, kiedy nagrywano ten wywiad. Najwyraźniej jeszcze przed śnieżycą, lecz jej myśli zdominował Matthew. Powinna była do niego pójść, a jednak wciąż siedziała na kanapie. Kiedy ku... Eli umarła, – zaczął Fancourt. – Kiedy umarła... Zbliżenie jego twarzy wydało się boleśnie natrętne. Maleńkie zmarszczki w kącikach jego oczu pogłębiły się, kiedy zamknął powieki. Kanciasta dłoń uniosła się, żeby zasłonić twarz. Wyglądało na to, że Michael Fancourt płacze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o miłość jako złudzenie i iluzję – Ech, westchnęła pani Elakot, odrzucając długopis. Kiepsko. Oczekiwałam krwi i flaków, Michael. Krwi i flaków. Robin, nie będąc w stanie dłużej wytrzymywać bezczynności, podniosła się i ruszyła w stronę drzwi. To nie była zwyczajna sytuacja. Właśnie pochowano matkę Matthew. Wypadało przeprosić, oczyścić atmosferę. Rozdział 35. Wszyscy popełniamy błędy, sir. Jeśli pan to zrozumie, dalsze przeprosiny staną się zbędne. William Congreve, The Old Bachelor Niedzielne opiniotwórcze gazety starały się znaleźć godziwą równowagę między obiektywną oceną życia i twórczości Owena Quina a makabryczną, gotycką naturą jego śmierci. Mało znacząca postać ze świata literatury, chwilami interesująca, ostatnio skręcająca w stronę autoparodii, zepchnięta na drugi plan przez kolegów po fachu, lecz wciąż znakująca swój własny, przestarzały szlak. Napisano w Sunday Times w kolumnie na pierwszej stronie, obiecując więcej wrażeń słowami. Sadystyczny scenariusz, zobacz, strona 10 i 11. I umieszczonym obok małym zdjęciem Kennetha Halliwella, opatrzonym hasłem Książki i ludzie pióra Mordercy w literaturze, strona trzecia. Pogłoski o niewydanej powieści, która rzekomo zainspirowała mordercę, wychodzą już poza londyńskie kręgi literackie informował czytelników Observer. Gdyby nie nakazy dobrego smaku, Roper Chart miałoby w rękach murowany bestseller. Zbereźny pisarz, wypatroszony podczas erotycznej zabawy oznajmiało Sunday People. Strike kupił te wszystkie gazety wracając od Nine Lassels, mimo że trudno było je trzymać, podpierając się laską na zaśnieżonych chodnikach. Brnąc w stronę Denmark Street, uświadomił sobie, że nierozsądnie się obciążył, przecież znowu mogła go zaatakować jego niedoszła oprawczyni z poprzedniego dnia. Tym razem jej nie było. Wieczorem rozłożył się na łóżku i czytał doniesienia prasowe jedząc chipsy. Na szczęście znowu mógł odpiąć protezę. Spojrzenie na fakty przez zniekształcającą soczewkę prasy działało stymulująco na jego wyobraźnię. Wreszcie, po przeczytaniu artykułu Kulpepera w News of the World, dobrze poinformowane źródła potwierdzają, że Quine lubił być wiązany przez żonę, która zaprzecza, jakoby wiedziała, że zbereźny pisarz zaszył się w ich drugim domu. Strajk zsunął gazety z łóżka, sięgnął podtrzymany pod ręką notes i nabazgrał listę spraw do załatwienia następnego dnia. Nie dodał inicjału Anstisa do żadnego z zadań i pytań, ale księgarza i pytanie, kiedy kręcili MF. Opatrzył literą R. Następnie napisał smsa do Robin, przypominając jej, żeby na nazajutrz rano wypatrywała wysokiej kobiety w czarnym płaszczu. I nie wchodziła na Denmark Street, jeśli ją zobaczy. Następnego ranka o dziewiątej Robin nie dostrzegła nikogo odpowiadającego temu rysopisowi w czasie krótkiego spaceru ze stacji metra i dotarwszy do agencji, zastała strajka siedzącego przy biurku i korzystającego z jej komputera. Dzień dobry. Żadnych wariatek przed budynkiem? Nikogo, powiedziała Robin, wieszając płaszcz. Jak się czuje, Matthew? W porządku, skłamała Robin. Następstwa awantury wywołane jej decyzją o zawiezieniu Strajka do Dewonu wciąż spowijały ją niczym trujące wyziewy. Kłótnia wisiała w powietrzu i wielokrotnie wybuchała w ciągu podróży powrotnej samochodem do Clapham. Robin wciąż miała spuchnięte oczy od płaczu i braku snu. Przechodzi ciężkie chwile, mruknął Strajk, marszcząc brwi i nie odrywając wzroku od monitora. Po pogrzebie matki. Mhm, uh -huh. przytatknęła Robin, idąc napełnić czajnik. Drażniło ją, że strajk postanowił współczuć Matthew, akurat teraz, kiedy z zadowoleniem przyjęłaby stwierdzenie, że jej narzeczony jest niemądrym kutasem. Na co patrzysz? Spytała, stawiając kubek herbaty obok łokcia strajka i słysząc mrukliwe podziękowanie. Próbuję się dowiedzieć, kiedy nakręcono wywiad z Michaelem Fancordem. Powiedział, w sobotę wieczorem był w telewizji. Oglądałam, powiedziała Robin. Ja też wyznał strajk. Arogancki palant, podsumowała Robin, siadając na kanapie obitej sztuczną skórą, która z jakiegoś powodu nie wydawała pod nią pierdzących odgłosów. Strike pomyślał, że powodem może być jego tusza. Zauważyłaś coś dziwnego, kiedy mówił o swojej zmarłej żonie? spytał Strajk. Te krokodyle łzy to była lekka przesada, powiedziała Robin, po tym jak wyjaśniał, że miłość to złudzenie i wygadywał te wszystkie pierdoły. Strajk znowu na nią spojrzał. Miała ten rodzaj jasnej, delikatnej cery, który cierpi od nadmiaru emocji. Opuchnięte oczy opowiadały własną historię. Domyślił się, że część wrogości do Michaela Fancorta mógł wzbudzić jakiś inny obiekt. Pomyślałaś, że udaje, prawda? Spytał Strike. Ja też, spojrzał na zegarek. Za pół godziny przyjdzie Caroline Ingalls. Myślałam, że pogodziła się z mężem. Stare dzieje. Chce się ze mną zobaczyć. Ma to jakiś związek z SMS-em, który znalazła w czasie weekendu w jego komórce. No więc, dodał strajk, podźwigając się z zabiurka, spróbuj się dowiedzieć, kiedy nakręcono ten wywiad, a ja pójdę przejrzeć notatki, żebym wyglądał na kogoś, kto pamięta o co jej chodzi. Później mam lunch z wydawcą kłajna. Już wiem, co się dzieje z odpadami medycznymi z ośrodka zdrowia obok mieszkania Katrin Kent, powiedziała Robin. Mów, zachęcił ją Strike. W każdy wtorek zabiera je specjalna firma. Skontaktowałam się z nią, dodała, i słysząc jej westchnienie, strajk przeczuł, że ten trop zawiódł ich donikąd. I we wtorek po zamordowaniu kłajna nie zauważyli w odbieranych workach niczego dziwnego ani niezwykłego. Chyba lepiej nie liczyć na to. Ciągnęła, że przeoczyli torbę z ludzkimi jelitami. Wyjaśnili mi, że zazwyczaj odbierają tylko waciki i igły, dokładnie zamknięte w specjalnych workach. Musieliśmy to sprawdzić, odrzekł strajk z werwą. Na tym polega dobra, detektywistyczna robota, na wyeliminowaniu wszystkich ewentualności. W każdym razie, jeśli nie przeraża cię śnieg, jest jeszcze coś do zrobienia. Z radością gdzieś pójdę powiedziała Robin, od razu się rozchmurzając. E, o co chodzi? O tego człowieka z księgarni w Patney, który twierdzi, że widział kłajna ósmego, powiedział Strike. Powinien już wrócić z urlopu. Nie ma sprawy, odrzekła Robin. W czasie weekendu nie miała okazji porozmawiać z Matthew o tym, że Strajk chce ją wysłać na szkolenie detektywistyczne. Przed pogrzebem nie wypadało poruszać tego tematu, a po ich kłótni w sobotę wieczorem zabrzmiałoby to jak prowokacja, a nawet atak. Dziś Robin marzyła o wyjściu na ulicę, o tropieniu, o prowadzeniu śledztwa, po którym wróci do domu i rzeczowo opowie Matthew co robiła. Chciał szczerości, więc ją dostanie. Tego ranka Caroline Ingalls, zmęczona życiem blondynka, spędziła w gabinecie strajka ponad godzinę. Kiedy w końcu wyszła, zapłakana, ale zdeterminowana, Robin miała dla szefa złe wieści. Ten wywiad z Van Kortem został nakręcony 7 listopada, powiedziała. Zadzwoniłam do BBC. Trwało to całe wieki, ale w końcu się połączyłam. Siódmego, powtórzył strajk, czyli w niedzielę. Gdzie to kręcono? Ekipa telewizyjna pojechała do domu Van Korta w Ciu Magna, powiedziała Robin. Co tak bardzo cię zainteresowało w tym wywiadzie? Obejrzyj go jeszcze raz, powiedział strajk. Poszukaj go na YouTubie. Dziwne, że od razu tego nie zauważyłaś. Urażona Robin przypomniała sobie, jak siedzący obok Matthew wypytywał ją o wypadek na M4. Przebiorę się przed lunchem, powiedział strajk. Zamkniemy agencję i wyjdziemy razem, dobrze? 40 minut później rozstali się przed stacją metra. Robin ruszyła w stronę księgarni Bridlington w Patni a strajk do restauracji na strandzie do której zamierzał dotrzeć piechotą ostatnio zdecydowanie za dużo wydałem na taksówki wyjaśnił szorstko nie chcąc mówić Robin ile musiał zapłacić za zajęcie się Toyotą Land Cruiser w której utknął w piątek wieczorem mamy mnóstwo czasu przez kilka sekund odprowadzała go wzrokiem patrząc jak ciężko opiera się na lasce i mocno utyka Dzieciństwo, które spostrzegawcza Robin spędziła w towarzystwie trzech braci, dało jej niezwykły i szczegółowy wgląd w często sprzeczne reakcje mężczyzn na troskliwość kobiet. Zastanawiała się, jak długo strajk może jeszcze zmuszać kolano, żeby go nosiło, zanim ból obezwładni go na więcej niż kilka dni. Była już prawie pora lunchu. Dwie kobiety naprzeciwko Robin w wagonie do Waterloo. Głośno rozmawiały, trzymając między nogami siatki pełne bożonarodzeniowych zakupów. Podłoga w metrze była mokra i brudna, a powietrze znów pełne zapachu wilgotnych ubrań i nieświeżych ciał. Robin spędziła większość podróży na bezskutecznych próbach obejrzenia w komórce urywków wywiadu z Michaelem Van Księgarnia Bridlington stała przy głównej ulicy w Patney. Jej staromodna wystawa ze szprosami była wypełniona od góry do dołu mieszaniną nowych i używanych książek ułożonych w poziomych rzędach. Kiedy robin przekroczyła próg, wchodząc w przyjemną, choć trącącą pleśnią atmosferę, zadźwięczał dzwonek. O regały wypełnione kolejnymi poziomo ustawionymi książkami sięgającymi aż do sufitu stały oparte dwie drabiny. Przestrzeń rozświetlały wiszące żarówki, które dyndały tak nisko, że Strajgu uderzyłby się w głowę. — Dzień dobry — powiedział starszy gentleman w za dużej tweedowej marynarce, wychodząc z niemal słyszalnym skrzypieniem z biura za drzwiami z pofalowanego szkła. Kiedy podszedł, Robin poczuła silną woń niemytego ciała. Zawczasu wyznaczyła sobie linię dochodzenia i od razu spytała, czy jest na stanie jakaś książka Owena Ach, ach, odrzekł domyślnie. Chyba nie muszę pytać skąd to nagłe zainteresowanie. Jako zadufany w sobie człowiek, w sposób typowy dla ludzi oderwanych od rzeczywistości i żyjących w izolacji, bez słowa zachęty, rozpoczął wykład na temat stylu kłajna i malejącego zainteresowania książkami, prowadząc ją jednocześnie w głąb księgarni. Po dwóch sekundach znajomości wydawał się przekonany, że Robin pyta o powieść kłajna tylko dlatego, iż autor został niedawno zamordowany. Choć oczywiście miał rację, zdenerwował tym robin. Ma pan braci Balzak? spytała. Zatem wie pani, że nie warto pytać o Mori? – Powiedział i trzęsącymi się rękami przesunął drabinę. Pytało o nią już trzech młodych dziennikarzy. – Dlaczego przychodzą tu dziennikarze? – spytała niewinnie, kiedy zaczął wspinać się po drabinie, odsłaniając dwa centymetry musztardowych skarpetek nad starymi półbutami. – Tuż przed śmiercią pan Quine robił tu zakupy – wyjaśnił starzec, patrząc na grzbiety książek prawie dwa metry nad głową Robin. – Bracia Balzak, bracia Balzak, powinni gdzieś tutaj być. Ojej, ojej. Jestem pewny, że mam jeden egzemplarz. Naprawdę był u pana w księgarni? spytała Robin. O, tak, od razu go poznałem. Bardzo podziwiałem Josefa Norta, a kiedyś pojawili się na tym samym plakacie, na festiwalu w Hej. Schodził już po drabinie i przy każdym kroku trzęsły mu się nogi. Robin bała się, że spadnie. Sprawdzę w komputerze, wysapał. Na pewno mam tu gdzieś braci Balzak. Robin poszła za nim, myśląc, że skoro staruszek po raz ostatni widział Owenę Kłajna w połowie lat osiemdziesiątych, jego wiarygodność, jeśli chodzi o ponowne zidentyfikowanie pisarza, może być wątpliwa. Chyba nie sposób było go przeoczyć? Powiedziała. Widziałam jego zdjęcia, bardzo się wyróżniał w tej tyrolskiej pelerynie. Jego oczy mają różny kolor. Powiedział staruszek wpatrując się w monitor wczesnego Macintosha Classic, który w ocenie robin musiał mieć ze dwadzieścia lat. Był beżowy, pękaty, a jego duże, masywne przyciski przypominały kostki tofi. Z bliska to widać jedno piwne, drugie niebieskie. Policjant był chyba pod wrażeniem mojej spostrzega i pamięci. W czasie wojny służyłem w wywiadzie. Odwrócił się do niej z pełnym samozadowolenia uśmiechem. Nie pomyliłem się, mamy egzemplarz używany, tędy proszę. Szurając, ruszył w stronę kosza pełnego niepoukładanych książek. To bardzo cenna informacja dla policji, powiedziała Robin idąc za nim. W rzeczy samej odrzekł z dumą. Czas zgonu. Tak, mogłem ich zapewnić, że ósmego wciąż jeszcze żył. E, pewnie pan nie pamięta, czego szukał. – zagadnęła Robin i cicho się roześmiała. – Chciałabym wiedzieć, co czytał. – Ależ o czym pamiętam – odrzekł natychmiast jej rozmówca. Kupił trzy powieści – Wolność, Jonathana Francena, The Unnamed, Joshua Ferris'a i… i… trzecią zapomniałem. Powiedział, że wybiera się na urlop i potrzebuje czegoś do czytania. Rozmawialiśmy o zjawisku cyfryzacji. Miał więcej tolerancji dla elektronicznych czytników niż ja. To musi być gdzieś tutaj, mruknął, przetrząsając zawartość kosza. Robin bez przekonania dołączyła do poszukiwań. ósmego? Powtórzyła. Skąd pewność, że to było właśnie ósmego? Pomyślała, że w tej mrocznej, zapleśniałej atmosferze dni z pewnością gładko się ze sobą stapiają. To był poniedziałek, powiedział. Rozmowa o Józefie Norcie, którego bardzo ciepło wspominał, stała się dla mnie przyjemnym urozmaiceniem. Robin nadal nie wiedziała, dlaczego był przekonany, że chodziło akurat o poniedziałek ósmego, ale zanim zdążyła zadać kolejne pytanie, staruszek ze zwycięskim okrzykiem wyciągnął z otchłani kubła starą książkę. Oto ona, oto ona, wiedziałem, że ją mam. Ja nigdy nie pamiętam dat, skłamała Robin, kiedy szli w stronę kasy z książkowym trofeum. A przy okazji, pewnie nie ma pan tu żadnej książki, Josefa Norta? Wydał tylko jedną, powiedział staruszek, w stronę celu. Oczywiście, że ją mamy. To jedna z moich ulubionych. I znowu ruszył w stronę drabiny. Bez przerwy mylą mi się daty, nie poddawała się dzielna Robin, gdy znów ukazały się musztardowe skarpetki. Tak jak wielu ludziom, odrzekł zadowolony z siebie. Ale ja jestem mistrzem rekonstruktywnej dedukcji. Ha ha. Pamiętam, że to był poniedziałek, dlatego że zawsze w poniedziałek kupuję świeże mleko i kiedy w księgarni zjawił się pan Kłain, właśnie przyniosłem je ze sklepu. Czekała podczas gdy on przesuwał wzrokiem po półkach nad jej głową. Wyjaśniłem policji, że mogłem precyzyjnie określić tę datę Dlatego, że wieczorem poszedłem do mojego przyjaciela Charlesa Jak zwykle w poniedziałek I dobrze pamiętam, jak mu mówiłem o wizycie Owena Quyna w księgarni I jak rozmawialiśmy o pięciu anglikańskich biskupach Którzy tamtego dnia przeszli na katolicyzm Charles jest świeckim kaznodzieją w kościele anglikańskim Mocno to przeżył. Rozumiem, powiedziała Robin, notując w pamięci, żeby sprawdzić datę tego wydarzenia. Staruszek znalazł książkę North'a i powoli schodził po drabinie. Tak, i pamiętam, dodał tryskając entuzjazmem, że Charles pokazał mi kilka niezwykłych zdjęć leju krasowego, który pojawił się w nocy w Schmalkalden w Niemczech. Stacjonowałem niedaleko Schmalkalden w czasie wojny, tak? Pamiętam, jak tego wieczoru przyjaciel przerwał mi opowieść o wizycie Kłajna w księgarni. Pisarze go nie interesują. Prawda, że byłeś kiedyś w Schmalkalden? Spytał. Kruche, guzowate ręce uwijały się teraz przy kasie. I powiedział, że pojawił się tam olbrzymi krater. Następnego dnia w gazecie były niezwykłe zdjęcia. Pamięć to cudowna rzecz. Podsumował zadowolony z siebie staruszek, podając Robin brązową papierową torbę z dwiema książkami i przyjmując od niej dziesięciofuntowy banknot. Pamiętam ten lej krasowy powiedziała Robin, co było kolejnym kłamstwem. Wyjęła z kieszeni komórkę i wcisnęła kilka przycisków, podczas gdy staruszek sumiennie odliczał resztę. Tak, mam, szmalkalden, jakie to zadziwiające ogromna dziura pojawiła się, nie wiadomo skąd. Tylko że to się stało, dodała, spoglądając na niego, pierwszego, a nie ósmego listopada. Zamrugał. Nie, to był ósmy, powiedział z przekonaniem, jakie mogło się zrodzić tylko z głębokiej niechęci do uznania własnej pomyłki. Niech pan spojrzy, odrzekła Robin, pokazując mu maleńki ekranik. Odsunął okulary na czoło, żeby na niego spojrzeć. – Jest pan pewny, że mówił o wizycie Owena Kłajna i oleju krasowym podczas tej samej rozmowy? No – To jakaś pomyłka – wymamrotał i nie było jasne, czy ma na myśli stronę internetową Guardiana, siebie czy Robin. Gwałtownie odsunął od siebie telefon. – Nie pamięta pan? – zaczęła. – To wszystko? – spytał głośno, rumieniąc się. – W takim razie miłego dnia. – Miłego dnia. I Robin, widząc upór urażonego starego egoisty wyszła przy akompaniamencie brzęczącego dzwonka Rozdział 36 Panie skandal z wielką radością podzielę się z panem tym co m od niego usłyszał słowa jego są nader tajemnicze i zagadkowe William Congreve Love for Love Strike pomyślał, że Jerry Waldgrave dokonał dziwnego wyboru, decydując się na lunch w Simpsons in the Strand. Jego ciekawość rosła, gdy zbliżał się do imponującej kamiennej fasady z obrotowymi drewnianymi drzwiami, mosiężnymi tabliczkami i wiszącą latarnią. Wyłożone płytkami wejście zdobiły motywy szachowe. Nigdy się tam nie zapuszczał, mimo że restauracja była wiekową londyńską instytucją. Zakładał, że to siedlisko nadzianych biznesmenów i dogadzających sobie przybyszy z innych miast. Jednakże, gdy tylko postawił nogę w korytarzu, poczuł się jak w domu. Simpsons, dawny osiemnastowieczny wieczny klub szachowy dla dżentelmenów, przemówił do niego starym, znajomym językiem hierarchii porządku i dostojnych obyczajów. Zastał tu ciemne, muliste kolory nocnych klubów wybieranych przez mężczyzn bez porozumienia z ich żeńską połową, kolumny z grubego marmuru i solidne fotele obite skórą, zdolne utrzymać pijanego dandysa, a dalej, za dwuskrzydłowymi drzwiami, za szatniarką, restaurację pełną ciemnej boazerii. Zupełnie jakby znalazł się z powrotem w jednym z oficerskich kasyn, do których chodził w czasie służby w armii. Żeby poczuł się naprawdę swojsko, brakowało jedynie kolorów pułku i portretu królowej. Twarde krzesła z drewnianym oparciem, śnieżno-białe obrusy, srebrne tace, na których spoczywały olbrzymie wołowe pieczenie, siadając przy stoliku dla dwóch osób pod ścianą strajk zastanawiał się, co pomyślałaby o tym miejscu Robin. Rozbawiłoby ją czy zdenerwowało ostentacyjnym tradycjonalizmem? Dziesięć minut później zjawił się Waldgrave, wodząc oczami krótkowidza po całej sali. Strajk podniósł rękę i redaktor ruszył chwiejnym krokiem w stronę stolika. Witam, witam, miło pana znowu widzieć. Jego jasnobrązowe włosy były jak zwykle rozczochrane, a na klapie wygniecionej marynarki widniała smuga pasty do zębów. Leciutka woń winnych wyziewów dotarła na drugą stronę stolika i dosięgła strajka. Dziękuję, że zechciał się pan ze mną spotkać, powiedział strajk. Nie ma za co, chcę pomóc. Liczę, że nie ma mi pan za złe wyboru tego miejsca. Zdecydowałem się na nie. Ciągnął Waltgrave, dlatego że nie natknę się tutaj na nikogo znajomego. Kiedyś wiele lat temu przyprowadził mnie tu ojciec. Zdaje się, że od tej pory nic się tu nie zmieniło. Okrągłe oczy Woldgrave'a, otoczone rogową oprawą okularów, przesuwały się po grubej warstwie tynku strukturalnego nad ciemną boazerią. Po latach działania dymu tytoniowego drewno miało kolor plamistej ochry. Po godzinach spędzonych w redakcji woli pan unikać współpracowników? spytał Strike. – Nie mam im nic do zarzucenia, powiedział Jerry Waldrave, poprawiając okulary i machając do kelnera. Ale akurat teraz w redakcji panuje toksyczna atmosfera. Poproszę kieliszek czerwonego, zwrócił się do młodego mężczyzny, który zareagował na jego gest. Obojętnie jakiego, wszystko mi jedno. Przyśle kelnera podającego wino, proszę pana. Odrzegł jednak studząco kelner z małym szachowym skoczkiem wyhaftowanym z przodu marynarki, po czym się oddalił. — Widział pan ten zegar nad drzwiami wejściowymi? — spytał Walgrave, znowu poprawiając okulary. — Podobno stanął w 1984, kiedy po raz pierwszy wpuszczono tu kobietę. <laughs> — To taki tutejszy żarcik. A na menu jest napis karta dań Widzi pan, nie użyli słowa menu, bo ono pochodzi z francuskiego Mój ojciec uwielbiał takie klimaty Przyprowadził mnie tu zaraz po tym, jak dostałem się na Oxford Nie znosił zagranicznych potraw Strike wyczuwał zdenerwowanie Walgrave'a Przywykł do tego, że wywołuje w ludziach takie emocje to nie była odpowiednia chwila, żeby pytać Woldgrave'a, czy pomógł Quineowi napisać scenariusz jego tragicznej śmierci. Co pan studiował na Oksfordzie? Angielski, powiedział Woldgrave z westchnieniem. Ojciec z trudem to przełknął. Chciał, żebym szedł na medycynę. Palce prawej ręki Woldgrave'a grały arpeggio na obrusie. Więc mówi pan, że atmosfera w redakcji jest napięta, podjął strajk. Można tak powiedzieć, odrzekł Oldgrave, znowu rozglądając się w poszukiwaniu kelnera odwin. Po śmierci Owena dotarło do nas, co się stało. Ludzie kasują maile jak wariaci, udają, że nigdy nie widzieli tej książki i nie wiedzą, jak się kończy. Teraz to już nie jest takie śmieszne. A wcześniej było? spytał strajk. No, cóż. Tak. Dopóki wszyscy myśleli, że Owen po prostu dał nogę. Ludzie uwielbiają, gdy ktoś ośmiesza silniejszych od nich, prawda? Ani Funkord, ani Czarnie cieszą się powszechną sympatią. Zjawił się Kelner Odwin i podał Woldgrave'owi kartę. Zamówię butelkę, dobrze? Spytał Woldgrave, wodząc po niej wzrokiem. Zakładam, że pan zaprasza. – Tak – powiedział Strike nie bez obaw. Waldgrave zamówił butelkę Chateau Le i pełny złych przeczuć Strajk zobaczył, że będzie musiał za nią zapłacić prawie pięćdziesiąt funciaków. W karcie były jednak wina kosztujące blisko dwieście. – I co? – odezwał się Waldgrave z nagłą śmiałością, kiedy kelner się oddalił. – Znalazł pan jakiś trop? Wie pan, kto to zrobił? – Jeszcze nie odrzekł Strajk. Zapadła niezręczna cisza. Waldgrave poprawił okulary na spoconym nosie. Przepraszam, mruknął. Zachowuje się jak prostak. To mechanizm obronny, po prostu. Nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć, że to się stało. Nikt nigdy nie może, powiedział Strajk. Przypływie pewności siebie Waldgrave wyznał. Nie mogę się pozbyć tej cholernej, szalonej myśli, że Owen zrobił to sobie sam. Że to zaaranżował. Naprawdę? Odparł Strike, przyglądając mu się. Wiem, że to niemożliwe. Wiem! Dłonie redaktora zwinnie wygrywały gamę na krawędzi stolika. To takie teatralne. Sposób, w jaki w jaki go zamordowano, takie groteskowe i to straszne, ale jeszcze żaden autor nie zrobił swojej książce lepszej reklamy. Boże, Owen uwielbiał rozgłos. Biedny Owen kiedyś mi powiedział wcale nie żartuję, kiedyś powiedział mi z wielką powagą, że lubi udzielać wywiadów swojej dziewczynie. Mówił, że to porządkuje jego procesy myślowe. Spytałem, czego używa jako mikrofonu. No wie pan, tak na jaj. Powiedzieć panu, co usłyszałem od tego głupiego Sukinsyna? Przeważnie długopisu, czegokolwiek co jest pod ręką. Walgryf zaczął gwałtownie chichotać, co bardzo przypominało szlochanie. Biedny drań, powiedział. Biedny, głupi drań. W końcu zupełnie mu odbiło, prawda? No cóż. Mam nadzieję, że Elizabeth Tassel jest zadowolona po tym, jak go wkurzyła. Pierwszy kelner wrócił z notesem. Co pan zamawia? Spytał redaktor strajka, skupiając oczy krótkowidza na karcie dań. Wołowinę, powiedział strajk, który zdążył zobaczyć, jak kroją ją na srebrnej tacy na wózku jeżdżącym obok stolików. Od lat nie jadł pudingu yorkshire. W zasadzie odkąd po raz ostatni był w St Mawes u cioci i wujka. Waldgrave zamówił sole, a potem znowu wyciągnął szyję, wypatrując kelnera od win. Gdy zobaczył, jak mężczyzna zbliża się z butelką, wyraźnie się odprężył i wygodniej rozsiadł na krześle. Gdy nalano mu do kieliszka, wypił duszkiem kilka łyków, a potem westchnął jak ktoś, kto otrzymał pilną pomoc medyczną. Mówił pan, że Elizabeth Tassel wkurzyła Kłajna. podpowiedział Strike. "Że jak?" odparł Walgrave, przystawiając dłoń do ucha. Strike przypomniał sobie, że redaktor nie dosłyszy. W restauracji rzeczywiście robiło się tłoczno i coraz gwarniej. Powtórzył głośniej. "A tak", powiedział Walgrave, "chodziło o Fankorta. Elizabeth i Owen lubili rozpamiętywać krzywdy, które wyrządził im Fankort." Jakie krzywdy? spytał Strike, kiedy Waldgrave pociągnął kolejny łyk wina. Fancord od lat wycierał sobie nimi gębę. Waldgrave w roztargnieniu podrapał się po torsie przez pogniecioną koszulę i wypił jeszcze więcej. Owenem z powodu tej parodii powieści jego zmarłej żony, lis dlatego, że trzymała z Owenem. Zaznaczam. Że nikt nigdy nie miał do Fankorta pretensji o to, że zostawił Tassel. Ta kobieta to jedza. Zostało jej już chyba tylko dwóch klientów, jest pokręcona. Pewnie spędza wieczory na rozpamiętywaniu, ile straciła. 15% tantiem fankorta to duże pieniądze. Kolacje z okazji wręczenia nagrody Bookera, premiery filmów. Zamiast tego dostała kłajna. Urządzającego sobie wywiady z długopisem i przypalone kiełbaski w ogródku gazeli Pengeli. Skąd pan wie, że były przypalone? spytał strajk. Od gazeli, powiedział Walgreve, który wypił już pierwszy kieliszek wina i nalewał sobie drugi. Była ciekawa, dlaczego Lis nie brała udziału w przyjęciu jubileuszowym Roper -Charles. Kiedy jej powiedziałem o Bombix-Mori, zapewniła mnie, że Lis to urocza kobieta. Urocza nie mogła wiedzieć, co było w książce Ołena, nigdy nie zraniła cudzych uczuć. Nie skrzywdziłaby nawet przeklętej muchy. Ha! Pan się z tym nie zgadza. O, tak, cholera, nie zgadzam się. Znam ludzi, którzy zaczynali u Lee Stassel. Zachowują się jak ofiary porwania, za które zapłacono okup. To spotka, ma przerażający temperament. Myśli pan, że namówiła kłajna do napisania tej książki? No cóż, może nie w dosłownym sensie powiedział Woldrave ale niech pan sobie wyobrazi naiwnego pisarza, przekonanego, że jego książki nie są bestsellerami tylko dlatego, że ludzie mu zazdroszczą i nie wykonują swojej roboty, które utkną z lis. Wiecznie wściekłą zgorzkniałą jak zaraza i ględzącą o tym jak bardzo Fankort zawiódł ich oboje. Czy to dziwne, że jego emocje w końcu sięgnęły zenitu, nawet nie zadała sobie trudu, żeby dokładnie przeczytać jego książkę. Gdyby nie to, że zginął, powiedziałbym, że dostała za swoje. Ten głupi pomylony drań dopiekł nie tylko fankortowi, prawda? Jej też. Ha! I cholernemu Danielowi, i mnie, i wszystkim! No, wszystkim! Podobnie jak inni znani strajkowi alkoholicy, Jerry Waldgrave przekroczył granicę upojenia już po dwóch kieliszkach wina. Jego ruchy nagle stały się bardziej niezgrabne, a gesty bardziej zamaszyste. Myśli pan, że Elizabeth Tasso namówiła kłajna, żeby zaatakował Fancorta? — Nie mam co do tego żadnych wątpliwości — powiedział Waltgrave. — Żadnych! Ale kiedy z nią rozmawiałem, mówiła, że to, co Quine napisał o Fancorcie, to nieprawda — oznajmił mu Strajk. — Że jak? — odrzekł Waltgrave, przystawiając dłoń do ucha. — Powiedziała mi — powtórzył głośno Strajk — że to, co Quine napisał w Bombix Mori o Fancorcie, jest kłamstwem że Fancourt wcale nie napisał parodii, która popchnęła jego żonę do samobójstwa. Twierdziła, że napisał ją Quine. Nie o tym mówię, powiedział Waldgraf, kręcąc głową, jakby miał do czynienia z tempakiem. Nie mam na myśli... Nieważne, nieważne. Wypił już ponad pół butelki. Alkohol dodał mu pewności siebie. Strike zamilkł, wiedząc, że drążenie tematu wywołałoby jedynie twardy, pijacki opór. Lepiej było pozwolić, żeby Woldgrave podążał tam, dokąd chciał, i tylko delikatnie trzymać rękę na sterze. Owen mnie lubił, wyznał Woldgrave. No cóż, wiedziałem, jak się z nim obchodzić. Wystarczyło połechtać jego próżność i można go było nakłonić do wszystkiego. Trzeba było go wychwalać przez pół godziny, zanim zaproponowało się jakąś zmianę w maszynopisie i drugie pół godziny, zanim zaproponowało się następną. To był jedyny sposób. Tak naprawdę wcale nie chciał mnie zranić, nie myślał logicznie. Głupi drań. Chciał znowu wystąpić w telewizji. Wydawało mu się, że wszyscy są przeciwko niemu. Nie zdawał sobie sprawy, że igra z ogniem. Był psychicznie chory. Walgrave oklabł na krześle i tyłem głowy zderzył się z głową siedzącą za nim dużej, wystrojonej kobiety. Oj, przepraszam, przepraszam. Gdy rzuciła mu przez ramię wściekłe spojrzenie, przysunął się z krzesłem do stolika, wywołując brzęk sztuczców na obrusie. Więc o co chodziło z tym krojczym? spytał strajk. He? Powiedział Wardgrave. Tym razem strajk nie miał wątpliwości, że przystawienie dłoni do ucha było zbędne. Z krojczym. Krojczy równa się redaktor. To oczywiste, powiedział Wardgrave. A ten zakrwawiony worek i karlica, którą usiłuje pan utopić. Znaczenie symboliczne, odparł Wardgrave i lekceważąco machnął ręką. O mało nie przewracając kieliszka z winem. Jakiś jego pomysł, który odrzuciłem, fragment pieczołowicie skomponowanej prozy, którą chciałem zniszczyć. Zraniłem jego uczucia. Strajk słyszał tysiące przygotowanych z wyprzedzeniem odpowiedzi i uznał jego wyjaśnienie za zbyt gładkie, zbyt potoczyste, zbyt szybkie. To wszystko. No cóż! powiedział Walgrave ze zduszonym śmiechem. Nigdy nie utopiłem żadnej karlicy, jeśli to pan sugeruje. Pijacy zawsze byli trudnymi rozmówcami. W wydziale do spraw specjalnych odurzeni podejrzani i świadkowie należeli do rzadkości. Strike pamiętał uzależnionego od alkoholu Majora, którego dwunastoletnia córka wyjawiła w szkole w Niemczech, że jest molestowana. Gdy Strajk zjawił się w jej rodzinnym domu, Major zamachnął się na niego butelką z utrąconym dnem. Strike go ogłuszył. Jednakże tutaj, w cywilnym świecie, gdzie tuż obok sterczał kelner od win... Pijany poczciwy redaktor mógł wstać i wyjść, i strajk nie byłby w stanie nic na to poradzić. Mógł tylko mieć nadzieję, że nadarzy się okazja, żeby wrócić do tematu krojczego, że Woldgrave zostanie na miejscu i dalej będzie mówił. Wózek ze szkocką wołowiną podjechał dostojnie i zatrzymał się obok strajka. Uroczyście odkrojono żeberka, a Woldgrave'owi podano solę. – Żadnych taksówek przez następne trzy miesiące – zapowiedział sobie surowo Strajk, śliniąc się na widok pudingu Yorkshire, pasternaku i ziemniaków nakładanych na talerz. Wózek potoczył się dalej. Waldgrave, który wypił już dwie trzecie butelki wina, wpatrywał się w rybę, jakby nie był pewny, skąd się przed nim wzięła, po czym palcami włożył do ust małego ziemniaka. – Czy Quine rozmawiał z panem o tym, co pisze… Zanim oddał maszynopis, spytał Strike: Nigdy, powiedział Woldgryff. Na temat Bombic-smory usłyszałem od niego jedynie to, że jedwabnik jest metaforą pisarza, który musi przejść męki, żeby stworzyć dobre dzieło. To wszystko. Nigdy nie prosił pana o radę? Albo o pomoc? Nie, nie, nie. Owen zawsze uważał, że sam wie najlepiej. To typowe, Pisarze są różni, powiedział Wargrave, ale Owen zawsze był na tym bardziej tajemniczym końcu skali. Widzi pan, uwielbiał zaskakiwać. To przemawiało do jego poczucia dramatyzmu. Pewnie policja pytała pana, co pan robił, kiedy dostał pan ten maszynopis. Powiedział strajk, jak gdyby nigdy nic. No, tak, już to przerabiałem przyznał obojętnie Wodgrave. Bez większego powodzenia próbował pozbawić kręgosłupa sole, którą nieopatrznie zażyczył sobie w całości. Dostałem maszynopis w piątek, zajrzałem do niego dopiero w niedzielę. Miał pan gdzieś wyjechać, prawda? Do Paryża, powiedział Wodgrave. Świętować rocznicę ślubu nie udało się. Coś panu wypadło? Woldgrave wlał do kieliszka resztę wina. Kilka kropel ciemnego płynu spadło na biały obrus i się rozrosło. Zpokłóciliśmy się w drodze na Heathrow, paskudnie się pokłóciliśmy. Zawróciłem i pojechałem do domu. Nie ciekawie, powiedział Strike. Nasze małżeństwo od lat wisi na włosku. Odparł Woldgrave i poddał się w nierównej walce z Solą, odrzucając widelec i nóż z brzękiem, który zwrócił uwagę siedzących niedaleko gości. Joe jest już duża. Nie ma sensu tego ciągnąć. Rozstajemy się. Przykro mi to słyszeć, powiedział Strike. Woldgrave smętnie wzruszył ramionami i napił się wina. Szkła jego okularów we wrogowej oprawie pokrywały odciski palców, a kołnierz koszuli był brudny i postrzępiony. Strike, doświadczony w takich sprawach, pomyślał, że redaktor wygląda jak ktoś, kto spał w ubraniu. Pokutni wrócił pan prosto do domu, prawda? To duży dom. Nie musimy się widzieć, jeśli nie mamy ochoty. Krople wina rosły na śnieżnobiałym obrusie niczym karmazynowe kwiaty. Czarna plama. Oto, z czym mi się to wszystko kojarzy, podjął Wodgryf. No wie pan, wyspa skarbów, czarna plama. Podejrzenie pada na wszystkich, którzy czytali tę cholerną książkę. Wszyscy spoglądają na siebie z ukosa. Każdy, kto zna zakończenie, jest podejrzany. Policja była w moim cholernym gabinecie, wszyscy się gapili. Przeczytałem to w niedzielę dodał gwałtownie wracając do pytania Strajka i powiedziałem, listasel, co o niej myślę. Potem życie potoszyło się dalej. Owen nie odpowiadał na telefony. Myślałem, że przechodzi załamanie nerwowe. Miałem własne cholerne problemy. Daniel Charles się wściekł pieprzyć go. Odszedłem z pracy. Miałem dość. Oskarżenia. Koniec — Wydzierał się na mnie przed całą cholerną redakcją. Koniec z tym! — Oskarżenia? — podchwycił Strajk. Jego technika przesłuchania zaczynała przypominać wprawne poruszanie piłkarzykami subiutio. Kołyszący się rozmówca potrzebował jedynie odpowiedniego, lekkiego dotyku. Strike miał w latach siedemdziesiątych zestaw Arsenalu, Grywał też na ręcznie malowanej drużynie Plymouth Argyle Dave'a Polwortha, gdy obaj leżeli na brzuchu na dywanie przed kominkiem w domu Chama. Dan myśli, że plotkowałem o nim z Owenem. Chorny kretyn. Wydaje mu się, że nikt nie wie. Ludzie gadają o tym od lat. Nie musiałem mówić Owenowi. Wszyscy to wiedzą. Że czart jest gejem? Gejem? Kogo to obchodzi? On to wypiera. Nie jestem pewny, czy sam o tym wie, ale lubi ładnych młodych mężczyzn. Lubi ich malować nago, jak powszechnie wiadomo. Proponował, że pana namaluje? spytał strajk. Chryste nie, powiedział Walcraf. Wiele lat temu wspominał mi o tym Joe North. O! ożywił się na widok kelnera odwin. Poproszę jeszcze kieliszek. Tego samego. Strajkowi pozostało się jedynie cieszyć, że nie zamówił następnej butelki. E, przykro mi, proszę pana, tego wina nie sprzedajemy na kie no, W takim razie cokolwiek, byle było czerwone. Cokolwiek. To się działo lata temu ciągnął Walgrave, zaczynając tam, gdzie przerwał. Dan chciał, żeby Joe mu pozował. Joe kazał mu spieprzać wszyscy o tym wiedzą od lat odchylił się do tyłu i znowu uderzył w dużą kobietę, która na swoje nieszczęście akurat jadła zupę. Strike patrzył, jak jej rozzłoszczony towarzysz wzywa kelnera, żeby się poskarżyć. Kelner pochylił się nad Woldgrave'em i przepraszającym, lecz stanowczym tonem powiedział – Czy mógłby pan przysunąć krzesło do stolika? Ta pani z tyłu… – Przepraszam, przepraszam. Waldgrave przysunął się do Strajka, Poparł łokcie na stoliku, odsunął z oczu splątane włosy i głośno powiedział. Pieprzony egoista. Kto? Spytał strajk, kończąc z żalem posiłek, jakiego dawno nie jadł. Dan dostał to przeklęte wydawnictwo na talerzu. Przez całe życie ma forsy jak w lodu. Niech sobie mieszka na wsi i maluje służącego, jeśli właśnie tego chce. Ja mam dość. Założe własne. Za może własne, cholerne wydawnictwo! Zadzwoniła komórka Woldgrave'a. Minęło trochę czasu, zanim ją zlokalizował. Przed odebraniem połączenia spojrzał na numer na wyświetlaczu. E, co słychać, JoJo? Mimo, że w restauracji było gwarno, strajk usłyszał odpowiedź: przenikliwy, daleki krzyk na linii. Woldgrave wydawał się przerażony. JoJo, czy typ! Po chwili jego ziemista, życzliwa twarz napięła się jednak bardziej niż strajk mógłby przypuszczać. Na szyi Woldgrave'a nabrzmiały żyły, a jego usta rozciągnęły się w paskudnym grymasie. — Pierdol się! — powiedział, a jego donośny głos dotarł do wszystkich stolików wokół i pięćdziesiąt głów gwałtownie się podniosło, przerywając wszelkie rozmowy. — Nie dzwoń do mnie z Joe Jojo! — Nie! Ty pieprzona, pijana. Słyszałaś? Ja piję dlatego, że jestem kurwa twoim mężem. Od co? Duża kobieta za Worldgravem odwróciła się oburzona. Kelnerzy piorunowali go wzrokiem. Jeden zapomniał się do tego stopnia, że zastygł z pudingiem Yorkshire w połowie drogi na talerz jakiegoś japońskiego biznesmena. Elegancki klub dla dżentelmenów bez wątpienia bywał już świadkiem pijackich burt, lecz one wciąż szokowały wśród ciemnej boazerii, szklanych żyrandoli i kart dań, gdzie wszystko było beznamiętne i brytyjskie, spokojne i stateczne. A czyja to kurwa wina?! krzyknął Wadgrave. Chwiejnie podźwignął się na nogi, znowu stukając krzesłem w krzesło swojej nieszczęsnej sąsiadki, lecz tym razem jej towarzysz nie zaprotestował. W restauracji zapadła cisza. Waldgrave wychodził wężykiem, mając w czubie jedną i jedną trzecią butelki wina. Klął w słuchawkę, a pozostawiony przy stoliku Strike w tym zamieszaniu odkrył w sobie z rozbawieniem lekką dezaprobatę dla mężczyzny, który nie ma mocnej głowy. Poproszę o rachunek, powiedział do najbliżej stojącego osłupiałego kelnera. Był zawiedziony, że nie zdążył skosztować pudingu z rodzynkami, który zauważył w karcie, ale musiał dogonić Waltgrave'a. Klienci restauracji mamrotali pod nosem i obserwowali go kątem oka. Strajk zapłacił, wstał od stołu i podpierając się laską, ruszył krętym tropem Waltgrave'a. Widząc oburzoną minę kierownika sali i słysząc krzyki redaktora za drzwiami, domyślił się, że trzeba było użyć odrobiny perswazji, żeby Waldgrave opuścił budynek. Zauważył swojego towarzysza opartego o zimny mur po lewej stronie drzwi. Sypał gęsty śnieg, który skrzypiał na chodnikach. Przechodnie byli opatuleni po uszy. Gdy znikło solidne, szlachetne tło, Waldgrave przestał przypominać lekko zaniedbanego naukowca. Pijany, brudny i wygnieciony, klący w słuchawkę trzymaną w wielkiej dłoni, kojarzył się raczej z chorym umysłowo kloszardem. Przecież to kurwa nie moja wina, głupia suko. Czy to ja napisałem tę pierdoloną książkę? Ja? No to z nią kurwa porozmawiaj. Jeśli nie, sam to zrobię. Nie groź mi ty paskudna, pieprzona szmato. Gdybyś nie rozłożyła nóg, to co kurwa słyszałaś? Waldgrave zauważył strajka. Przez chwilę gapił się na niego bez słowa, a potem się rozłączył. Komórka wyśliznęła mu się z niezgrabnych palców i wylądowała na zaśnieżonym chodniku. Niech to szlak, powiedział Jerry Waldgrave. Wilk znów przemienił się w owce. Gdy redaktor gołymi rękami macał w rozmiękłym śniegu wokół swoich stóp w poszukiwaniu telefonu, spadły mu okulary. Strajk je podniósł i podał mu. Dzięki. Dzięki, przepraszam. Przepraszam. Kiedy redaktor wpychał okulary z powrotem na nos, strajk zauważył łzy na jego spuchniętych policzkach. Wsadziwszy pęknięty telefon do kieszeni, Walgrave ze zrozpaczoną miną spojrzał na detektywa. Zrujnowała mi pieprzone życie, powiedział, ta książka. A myślałem, że Owen, że chociaż to jedno jest dla niego święte. Przecież ma córkę, chociaż to jedno. Wykonując kolejny lekceważący gest, odwrócił się i odszedł, zataczając się. Był kompletnie pijany. Detektyw domyślił się, że przed ich spotkaniem wypił co najmniej jedną butelkę. Nie było sensu za nim iść. Patrząc, jak Walt grave znika wśród wirujących płatków śniegu za bożonarodzeniowymi zakupowiczami, Którzy objuczeni brnęli po brei na chodnikach, strajk przypomniał sobie dłoń niedelikatnie zaciśniętą na przedramieniu, surowy męski głos i słowa rozzłoszczonej młodej kobiety. Mamusia od razu do niego poszła. Czemu jej nie złapiesz? Stawiając kołnierz płaszcza, pomyślał, że teraz już chyba wie, co znaczyły rogi pod czapką krojczego. Karlica w zakrwawionym worku i... Najokrutniejsza ze wszystkiego próba jej utopienia. Rozdział 37. Gdy mnie do furii przywiodą tracę cierpliwość i rozum. William Congreve The Double Dealer. Pod niebem, w kolorze brudnego srebra, strajk ruszył w powrotną drogę do agencji, brnąc z trudem w szybko przybywającym śniegu, który wciąż mocno padał. Choć nie pił niczego oprócz wody, był trochę upojony dobrym, sycącym jedzeniem, które dało mu złudne poczucie dobrostanu, jakiego Waldgrave doświadczył prawdopodobnie jeszcze przed południem przy okazji picia w pracy. Pokonanie odległości między Simpsons in the Strand a pełną przeciągów małą agencją przy Denmark Street Zajęłoby sprawnemu i nieosłabionemu dorosłemu człowiekowi jakieś piętnaście minut. Wprawdzie kolano strajka wciąż było obolałe i przeciążone, ale właśnie wydał na jeden posiłek więcej, niż wynosił jego tygodniowy budżet na jedzenie. Zapalił więc papierosa i kuśtykał w ostrym jak brzytwa mrozie, pochylając głowę przed śniegiem i zastanawiając się, jakie wieści przyniesie Robin z księgarni Bridlington. Mijając żłobkowane kolumny Lyceum Theatre, rozmyślał o tym, że Daniel Chart jest przekonany o udziale Jerry'ego Waldgrave'a w powstaniu książki Quina, podczas gdy Woldgrave uważa, iż Elizabeth Tassel grała na poczuciu krzywdy autora, aż w końcu ten przelał swoje żale na papier. Zastanawiał się, czy nie są to jedynie zwyczajne przypadki źle ulokowanej złości. Czy Char i Waldgrave, którym makabryczna śmierć kłajna odebrała faktycznego winowajce, szukali żywych kozłów ofiarnych, chcąc wyładować na nich nagromadzoną złość? A może słusznie zauważyli obce wpływy w Bombix Mori? Szkarłatna fasada Coach and Horses przy Wellington Street, do której właśnie się zbliżał, wyglądała bardzo kusząco. Laska Strajka miała teraz trudne zadanie, a kolano mocno dawało mu się we znaki. Ciepło, piwo i wygodne krzesło. Ale trzecia wizyta w pubie w ciągu tygodnia nie powinien był podtrzymywać tego zwyczaju. Jerry Wadgreve był żywym przykładem, do czego może prowadzić takie postępowanie. Przechodząc obok, nie mógł się powstrzymać i rzucił przez okno tęskne spojrzenie na światło połyskujące na mosiężnych nalewakach do piwa i na wesołych mężczyzn ze słabszą wolą niż on. Zauważył ją kątem oka. Wysoka i przygarbiona w czarnym płaszczu, z rękami w kieszeniach, mknęła za nim po brejowatym chodniku, jego prześladowczyni, która zaatakowała go w sobotni wieczór. Nie zwolnił kroku i nie odwrócił się, żeby na nią spojrzeć. Tym razem się nie bawił. Nie zamierzał przystawać, żeby testować jej amatorski styl śledzenia, nie zamierzał jej pokazywać, że się zorientował. Szedł dalej, nie spoglądając przez ramię, i tylko ludzie z podobnym doświadczeniem w zakresie kontrwywiadu zauważyliby, jak mimochodem zerka na dogodnie umiejscowione okna i odbijające obraz mosiężne tabliczki na drzwiach. Jedynie oni mogliby dostrzec wzmożoną czujność, ukrytą pod pozorną obojętnością. Większość morderców to nie dbali amatorzy, właśnie dlatego się ich łapie. Upór tej kobiety mimo ich spotkania w sobotni wieczór świadczył o lekkomyślności dużego kalibru i właśnie na to liczył strajk, idąc po Wellington Street na pozór nieświadomy śledzącej go osoby z nożem w kieszeni. Kiedy przeszedł przez Russell Street, zniknęła mu z oczu, udając, że wchodzi do Marquess of Anglesey, ale szybko pojawiła się z powrotem, raz po raz chowając się za kwadratowymi filarami biurowca i czając się w bramie, żeby trochę zwiększyć dzielący ich dystans. Strike już prawie nie czuł bólu w kolanie, zamienił się w 187 cm skupienia. Tym razem nie miała przewagi, nie mogła go zaskoczyć. Domyślał się, że jeśli w ogóle cokolwiek zaplanowała, jej plan sprowadzał się do korzystania z każdej nadarzającej się szansy. To od niego zależało stworzenie okazji, której na pewno by nie przepuściła, i dopilnowanie, by nie dopięła swego. Minął Royal Opera House z klasycznym portykiem, kolumnami i posągami. Na Endel Street weszła do starej czerwonej budki telefonicznej bez wątpienia po to, żeby ochłonąć i sprawdzić. Czy przypadkiem jej nie zauważył? Strajk szedł dalej równym krokiem, patrząc prosto przed siebie. Nabrała pewności i jeszcze raz wyszła na zatłoczony chodnik, podążając za nim wśród umęczonych przechodniów objuczonych torbami zakupów. A gdy ulica się zwęziła, kobieta przyspieszyła, raz po raz chowając się w bramach. W pobliżu agencji, strajk podjął decyzję i skręcił z Denmark Street w lewo. We Fleetcroft Street prowadzącą do Denmark Place, gdzie ciemne przejście obklejone ulotkami zespołów muzycznych prowadziło z powrotem do jego agencji. Czy kobieta się odważy? Gdy wszedł w uliczkę, w której odgłos jego kroków odbijał się cichym echem od zawilgotniałych murów, nieznacznie zwolnił kroku. Po chwili usłyszał ją za sobą. Biegła. Wykonał gwałtowny obrót na zdrowej nodze i się zamachnął. Kiedy laska uderzyła ją w ramię, rozległ się okrzyk bólu. Nóż do wykładzin wypadł jej z ręki, odbił się od kamiennego muru i o mało nie trafił strajka w oko. Detektyw zamknął swoją prześladowczynię w brutalnym uścisku, zmuszając ją do krzyku. Bał się, że jakiś bohater przybędzie jej na ratunek, ale nikt się nie zjawił. Teraz najważniejszy był pośpiech. Okazała się silniejsza niż przypuszczał i zaciekle walczyła, próbując go kopnąć w jaja i podrapać mu twarz. Wykonując następny oszczędny obrót, chwycił ją za szyję jak zapaśnik. Jej stopy ślizgały się i szurały na mokrym chodniku. Kiedy wiła się w jego uścisku, próbując go ugryźć, schylił się po nóż do wykładzin, ciągnąc ją za sobą i o mało nie tracąc równowagi, porzucił laskę, której nie był w stanie teraz nieść i powlukł kobietę w stronę Denmark Street. Działał szybko, a jej po szamotaninie zabrakło tchu w piersiach i nie była w stanie krzyczeć. Z krótkiej, zimnej ulicy zniknęli już zakupowicze i żadni przechodnie na Charing Cross Road nie zauważyli niczego podejrzanego, kiedy zmuszał ją do pokonania krótkiej odległości dzielącej ich od czarnych drzwi. Muszę wejść, Robin, szybko! krzyknął do domofonu, a kiedy drzwi się otworzyły, wszedł z hukiem na klatkę. Powlókł kobietę po metalowych schodach, jego prawe kolano gwałtownie protestowało, a wrzaski niedawnej agresorki, która już zaczęła krzyczeć, odbijały się echem od ścian. Strajk zauważył poruszenie za przeszklonymi drzwiami posępnego i ekscentrycznego grafika zajmującego biuro pod agencją detektywistyczną. — Tylko się wygłupiamy! — zawołał w stronę drzwi, taszcząc swoją prześladowczynię na górę. — Kormoran, co się... — O mój Boże! — powiedziała Robin, gapiąc się na niego z góry. — Przecież nie możesz... Co ty wyrabiasz? Puść ją! — Właśnie cholera znowu próbowała mnie dźgnąć! — wydyszał Strajk i podejmując ostatni olbrzymi wysiłek, zmusił swoją niedoszłą oprawczynię do przestąpienia progu. Zamknij drzwi na klucz! krzyknął do robin, która wbiegła za nimi i wykonała polecenie. Strajk rzucił kobietę na kanapę obitą sztuczną skórą. Kaptur opadł do tyłu, odsłaniając podłużną, bladą twarz z wielkimi brązowymi oczami i gęstymi, ciemnymi, falującymi włosami, sięgającymi ramion. Palce kończyły się ostrymi, karmazynowymi paznokciami, wyglądała najwyżej na dwadzieścia lat. Ty draniu! Ty graniu! Próbowała się podnieść, ale strajk stał nad nią z morderczą miną, więc zmieniła zdanie, opadła z powrotem na kanapę i masowała sobie białą szyję, na której widniały ciemnoróżowe ślady po zadrapaniach, w miejscu, gdzie trzymał ją strajk. Powiesz mi, dlaczego próbujesz mieć gnąć? spytał strajk. Pierdol się. Bardzo oryginalne, odparł. Robin dzwoń na policję. Nie. Zawyła kobieta w czerni niczym pies osaczający zwierzynę. — On mnie pobił! — wydyszała, zwracając się do Robin i z rozpaczliwym zapamiętaniem pociągnęła się za bluzkę, żeby odsłonić ślady na swojej mocnej, białej szyi. — W luku mnie ciągnął! Robin spojrzała na Strajka, trzymając rękę na słuchawce. — Dlaczego mnie śledzisz? — spytał zasapany Strajk groźnym tonem, wciąż stojąc nad kobietą. Skuliła się na skrzypiących poduszkach, lecz Robin, która nie oderwała palców od telefonu, zauważyła w jej strachu odrobinę rozkoszy, a w sposobie, w jaki się od niego odwróciła, cień zmysłowości. Ostatnia szansa! warknął strajk. Dlaczego? Co się tam dzieje? dobiegł płaczliwy głos z dołu. Robin spojrzała na strajka. Podbiegła do drzwi, otworzyła je i wymknęła się na klatkę schodową, podczas gdy strajk nadal pilnował swojego jeńca, zaciskając zęby i pięść. Zauważył, jak za dużymi ciemnymi oczami, pomalowanymi na kolor fiołków, przemyka i natychmiast gaśnie myśl o wzywaniu pomocy. Kobieta drżała, zaczęła płakać, ale zęby wciąż miała obnażone. Pomyślał, że w jej łzach jest więcej wściekłości niż rozpaczy. Wszystko w porządku, pani Crowdy, zawołała Robin. Tylko się wygłupiamy, przepraszam, że byliśmy tak głośno. Robin wróciła do agencji i znowu zamknęła za sobą drzwi. Kobieta sztywno siedziała na kanapie, łzy toczyły jej się po policzkach, aż poniaste paznokcie wpijały się w krawędź siedziska. – Pieprze to, powiedział Strike. Jeśli nie chcesz gadać, dzwonię po policję. Najwidoczniej mu uwierzyła. Ledwie zdążył zrobić dwa kroki w stronę telefonu, wyszlochała. Chciałam cię powstrzymać. Przed czym? spytał strajk. Jakbyś nie wiedział. Daruj sobie te pieprzone gierki! krzyknął, pochylając się z zaciśniętymi, wielkimi pięściami. Rwący ból w kolanie czuł teraz aż nazbyt wyraźnie. To przez nią upadł i znowu uszkodził sobie więzadła. Kormoren? Powiedziała Robin z zdecydowanym tonem, wślizgując się między nich i zmuszając go do odsunięcia się. Posłuchaj, zwróciła się do dziewczyny, posłuchaj mnie, wyjaśnij mu, dlaczego to robisz, a być może nie zadzwoni. Chyba kurwa żartujesz, powiedział strajk. Dwa razy próbowała mieć gnąć. Być może nie zadzwoni po policję dokończyła niezrażona Robin podnosząc głos. Kobieta zerwała się z miejsca i rzuciła w stronę drzwi. O nie, zapomnij, powiedział Strike i szybko kuśtykając ominął Robin, złapał swoją prześladowczynię w pasie i niezbyt delikatnie rzucił ją z powrotem na kanapę. Coś ty za jedna. Boli, krzyknęła. Teraz naprawdę zrobiłeś mi krzywdę moje żebra. Pozwę cię za napaść ty draniu. W takim razie będę do ciebie mówił, Pipa, zgoda? Powiedział Strike zadrżała wydając z siebie zduszony okrzyk i rzuciła mu nienawistne spojrzenie Ty ty spierd Tak tak mam spierdalać przerwał jej rozdrażniony strajk Imię i miej nazwisko Jej pierś gwałtownie falowała pod ciężkim płaszczem Skąd będziesz wiedział czy nie kłamie nawet jeśli ci powiem wydyszała znowu ostentacyjnie stawiając opór — Potrzymam cię tu, dopóki tego nie sprawdzę — odparł Strajk. — Porwanie! — zawołała głosem ostrym i donośnym, jak u robotnika portowego. — Areszt obywatelski — sprostował Strajk. — Próbowałaś mnie, kurwa, dźgnąć nożem. — No dobra, pytam ostatni raz. — Pippa Midgley — warknęła. — Nareszcie. Masz przy sobie dowód osobisty? Wykonując niekontrolowany, obraźliwy gest, wsunęła rękę do kieszeni i wyjęła bilet miesięczny, który następnie rzuciła Strajkowi. — Tu jest napisane Philip Midgley. — Co ty powiesz? Patrząc, jak implikacje tego odkrycia docierają do Strajka, Robin, mimo napiętej atmosfery w poczekalni, nagle zachciało się śmiać. — Epicenę! — powiedziała z wściekłością Pippa Midgley. — Nie rozumiesz? To dla ciebie zbyt subtelne, Głąbie? Spojrzał na nią. Jabłko Adama na podrapanym, pokrytym plamami gardle wciąż było dobrze widoczne. Znowu schowała ręce głęboko do kieszeni. W przyszłym roku będę pipą we wszystkich dokumentach, powiedziała. Pippa, powtórzył strajk, to ty napisałaś rozciągnego dla ciebie na pierdolonym łożu tortur, prawda? Aha! powiedziała Robin i przeciągle westchnęła, łącząc fakty. Aha, jaki pan mądry, panie twardzielu! przedrzeźniła ją złośliwie Pippa. Znasz Katrin Kent osobiście, czy przyjaźnicie się tylko w cyberprzestrzeni? A co? Czy znajomość z Katrin to teraz przestępstwo? Skąd znałaś Owena Jana? Nie chcę rozmawiać o tym draniu, powiedziała i jej pierś znowu zaczęła gwałtownie falować. To co mi zrobił! To, co zrobił, udając, kłamał. Pieprzony, fałszywy drań. Świeże łzy popłynęły jej po policzku i dostała histerii. Zakończona szkarłatem dłonie zanurzyła we włosach, stopami zabębniła w podłogę. Kołysała się w przód i w tył, głośno zawodząc. Strajk obserwował ją z odrazą i pół minuty później powiedział. Mogłabyś się, kurwa, zamknąć? Robin uciszyła go jednak spojrzeniem, pospiesznie wyjęła garść chusteczek z pudełka na biurku i wcisnęła je Pippie do ręki. Gdzie, gdzie? Napijesz się herbaty albo kawy, Pippa? spytała uprzejmie Robin. Ka, kawy, pop. Robin do cholery! Ona przed chwilą próbowała dźgnąć mnie nożem, ale jej się nie udało, prawda? odparła Robin włączając czajnik. — Nieudolność — powiedział z niedowierzaniem — nie jest w świetle prawa żadnym pieprzonym usprawiedliwieniem. Znowu spojrzał na Pippę, która śledziła ich rozmowę z rozdziawionymi ustami. — Dlaczego za mną chodzisz? Przed czym chcesz mnie powstrzymać? Ostrzegam to, że twoje pochlipywanie przekonało, Robin. — Pracujesz dla niej — zawołała Pippa. — Dla tej stukniętej suki jego żony. Dostała forsę, prawda? Wiemy po co Cię zatrudniła. Nie jesteśmy żadnymi pieprzonymi debilkami. My. To znaczy kto? spytał ostro Strajk, ale ciemne oczy Pippy znowu przesunęły się w stronę drzwi. Przysięgam na Boga, zapowiedział Strike, czując w potwornie zmęczonym kolanie rwący ból, który doprowadzał go niemal do zgrzytania zębami. Jeśli jeszcze jeden, pieprzony raz pobiegniesz w stronę tych drzwi, zadzwonię na policję, złożę zeznania i będę z zadowoleniem patrzył, jak zamykają cię za usiłowanie morderstwa, a w pudle nie będziesz miała wesoło, Pippa dodał: Nie przed operacją. Kormoren upomniała go oburzona Robin. Ja tylko stwierdzam fakt, powiedział. Pippa opadła z powrotem na sofę i z nieudawanym przerażeniem wpatrywała się w strajka. Kawa, powiedziała Robin stanowczym tonem, wychodząc z zabiurka i wkładając kubek do jednej ze szponiastych dłoni. Pippa, na litość boską, po prostu mu wyjaśni, o co tu właściwie chodzi. Wyjaśnij mu! Choć Pippa wydawała się niezrównoważona i agresywna, Robin chcąc nie chcąc było żal tej dziewczyny, która chyba w ogóle nie zastanowiła się nad ewentualnymi konsekwencjami zaatakowania nożem. Prywatnego detektywa. Robin mogła jedynie założyć, że Pippa posiada w nadmiarze tę samą cechę, co jej młodszy brat Martin, który słyną w rodzinie z braku dalekowzroczności i z umiłowania niebezpieczeństw, co owocowało większą liczbą wizyt na pogotowiu niż w wypadku reszty rodzeństwa razem wziętej. Wiemy, że zatrudniła cię po to, żeby nas wrobić, zaskrzeczała Pippa. Ona, czyli kto, warknął strajk. I kogo masz na myśli, mówiąc my? Leonora Kwajn, powiedziała Pippa. Wiemy, jaka ona jest i do czego jest zdolna. Nienawidzi nas, mnie i Kath. Zrobiłaby wszystko, żeby nam zaszkodzić. Zamordowała Owena i próbuje to zwalić na nas. Możesz sobie robić tę głupią minę, krzyknęła do strajka, który uniósł brwi do połowy czoła. To stuknięta suka! — Zazdrosna jak diabli. Nie mogłaś cierpieć, że Owen się z nami spotyka, a teraz kazała ci węszyć i szukać na nas haków. — Nie wiem, czy sama wierzysz w te paranoiczne brednie. — Dobrze wiemy, co się dzieje. — Zawołała Pippa. — Zamknij się. Kiedy zaczęłaś mnie śledzić, o śmierci kłajna, nie wiedział nikt z wyjątkiem mordercy. Szłaś za mną w dniu, w którym znalazłem zwłoki i wiem, że wcześniej przez tydzień śledziłaś Leonore. Dlaczego? — nie odpowiedziała, więc powtórzył. Ostatnia szansa, dlaczego mnie śledziłaś po tym, jak wyszedłem od Lionory? Myślałam, że doprowadzisz mnie do Owena, powiedziała Pippa. Dlaczego chciałaś się z nim spotkać? Żeby go kurwa zabić! wrzasnęła Pippa i Robin utwierdziła się w przekonaniu, że Pippę, podobnie jak Martina, cechuje prawie zupełny brak instynktu samozachowawczego. A dlaczego chciałaś go zabić? spytał strajk, jakby nie powiedziała niczego niezwykłego. Za krzywdę, jaką nam wyrządził tą pieprzoną, ohydną książką? Przecież wiesz, czytałeś ją, epicenę. Co za drań, co za drań! Spokój do cholery! Więc już wtedy znałaś treść Bombix Mori? No jasne. I wtedy zaczęłaś wpychać gówno przez skrzynkę na listy w drzwiach Kłajna. Gówno za gówno! krzyknęła. Dowcipnie. Kiedy przeczytałaś tę książkę? Kat przeczytała mi fragmenty o nas przez telefon, a potem do niej przyszłam i... Kiedy ci przeczytała te fragmenty przez telefon? Kiedy wróciła do domu i znalazła to na wycieraczce. Cały maszynopis, ledwo otworzyła drzwi. Wsunął to przez skrzynkę razem z liścikiem, powiedziała Pippa Midley. Pokazała mi go. Co było w tym liściku? napisał Zemsta za nas oboje. Mam nadzieję, że się cieszysz, Owen. Zemsta za nas oboje? Powtórzył strajk, marszcząc brwi. Wiesz, co miał na myśli? Kat nie chciała mi powiedzieć, ale na pewno to zrozumiała, była zrozpaczona, powiedziała Pipa gwałtownie oddychając. Ona jest to cudowna kobieta, nie znasz jej. Była dla mnie jak matka. Spotkałyśmy się na kursie pisarstwa i stałyśmy się jak jesteśmy jak złapała oddech i jęknęła. To był drań. Kłamał nam na temat tego co pisze. Kłamał o o wszystkim. Znowu zaczęła płakać, zawodząc i szlochając. Pippa odezwała się Robin łagodnym tonem, obawiając się pana Kraudiego. Po prostu nam powiedz, na jaki temat skłamał? Kormoren chce tylko poznać prawdę, nie próbuje nikogo wrabiać. Nie była pewna, czy Pippa ją usłyszała, ani czy jej uwierzyła. Być może ta kobieta chciała jedynie dać upust swojemu wzburzeniu. Wzięła głęboki oddech, zadrżała i z jej ust wylał się potok słów. Mówił, że jestem dla niego jak druga córka, tak mi mówił. Zwierzyła mu się ze wszystkiego. Wiedział, że mama wyrzuciła mnie z domu. Wiedział wszystko. Pokazała mu książkę, którą napisałam o swoim życiu. A on był taki miły i zainteresowany i powiedział, że pomoże mi ją wydać. I, i powiedział nam obu, mniej i Kat, że jesteśmy w jego nowej powieści. I nazwał mnie piękną, zagubioną duszą. Tak mi mówił. Wydyszała Pippa drżącymi ustami. I raz nawet... U udawał, że czyta mi fragment przez telefon i te zdania były, były urocze, a potem to przeczytałam i okazało się napisał te wszystkie Kat była w rozsypce, jaskinia, harpia i epicenę. Więc Katrin wróciła do domu i znalazła maszynopis na wycieraczce, tak? Powiedział strajk. Skąd wróciła? Z pracy? Z hospicjum, gdzie siedziała przy umierającej siostrze. A kiedy to było? Spytał po raz trzeci strajk. Kogo obchodzi, kiedy? Mnie obchodzi, kurwa. Dziewiątego? Wtrąciła się Robin, otworzyła blok Katrin Kent na komputerze, odwracając monitor od kanapy, na której siedziała Pippa. Czy to mogło być we wtorek dziewiątego Pippa? We wtorek po rocznicy spisku prochowego? To było. No tak, chyba wtedy. Zawołała Pippa, wyraźnie zdumiona tym, że Robin zgadła. — Tak, Kat pojechała do hospicjum w rocznicę spisku prochowego, bo Angela była bardzo chora. — Skąd wiesz, że to była rocznica spisku? — spytał Strajk. — Dlatego, że Owen powiedział Kat, że nie może się z nią spotkać wieczorem, bo musi iść z córką na pokaz sztucznych ogni — powiedziała Pippa. I Kat była naprawdę przybita, bo miał odejść od żony. Obiecał jej obiecał jej po cholernie długim czasie, że zostawi tę sukę, a potem oznajmił, że musi obejrzeć fajerwerki razem z tą debil... — Zamilkła, ale strajk dokończył za nią. — Razem z tą debilką! — Ja tylko żartowałam — mruknęła zawstydzona Pippa — Okazując większy żal z powodu użycia tego słowa, niż z powodu usiłowania dźgnięcia strajka nożem. Nazywamy ją tak tylko między sobą, ja i Kat. Córka zawsze była dla Owen'a wymówką, kiedy twierdził, że nie może odejść z domu i być z Kat. Co Kat robiła tamtego wieczoru, skoro nie spotkała się z kłajnem? Spytał strajk. Wpadłam do niej, potem dostała telefon, że jej siostrze Angeli bardzo się pogorszyło, i wyszła. Angela miała raka, zaatakował wszystko. Gdzie była wtedy Angela? W hospicjum, w klepem. Jak Katrin się tam dostała? Co za różnica? Po prostu odpowiedz na to cholerne pytanie, dobrze? Nie wiem, chyba metrem. Siedziała przy Angeli trzy dni. Spała na materacu na podłodze przy jej łóżku, bo myśleli, że Angela może w każdej chwili umrzeć. Ale Angela się trzymała, więc Kat musiała pojechać do domu po czyste ubranie i właśnie wtedy znalazła maszynopis na wycieraczce. Skąd masz pewność, że przyjechała do domu akurat we wtorek? spytała Robin. I strajk, który zamierzał zadać identyczne pytanie, spojrzał na nią ze zdziwieniem. Jeszcze nie wiedział o staruszku z księgarni i o oleju krasowym w Niemczech. Dlatego, że we wtorki wieczorem pracuje w telefonicznym biurze obsługi, powiedziała Pippa. I Kat zadzwoniła do mnie we łzach, bo poskładała maszynopis i przeczytała, co o nas napisał. No tak, to wszystko brzmi bardzo interesująco, powiedział strajk. Zwłaszcza, że Katrin Kent powiedziała policji, że nigdy nie czytała Bombix Mori. W innych okolicznościach przerażona mina Pippy mogłaby być zabawna. — Wyciągnąłeś to ze mnie pieprzonym podstępem. — Ta, twardy z ciebie orzech do zgryzienia — powiedział Strajk. — Nawet o tym nie myśl — dodał, stając nad nią, kiedy próbowała się podnieść. — On był... Mędął, krzyknęła Pippa, kipiąc z bezsilnej złości. — Wykorzystał nas! Udawał, że interesuje go nasza praca, a przez cały czas nas wykorzystywał! Fałszywy drań! Myślałam, że rozumiał przez co przeszłam w życiu. Rozmawialiśmy o tym godzinami i zachęcał mnie, żebym to opisała. Mówił, że pomoże mi zawrzeć umowę z wydawnictwem. Strike poczuł, że zalewa go fala nagłego znużenia. O co chodziło z tą obsesją na punkcie publikowania? A po prostu próbował mnie obłaskawić, żebym wyjawiła mu swoje najskrytsze myśli i uczucia. A kat, to co zrobił kat, ty tego nie zrozumiesz. Cieszę się, że ta suka go zamordowała. Gdyby ona tego nie zrobiła. Dlaczego przerwał jej ostro strajk? Ciągle powtarzasz, że Kłajna zabiła jego żona. Bo kat ma dowód. Chwila ciszy. Jaki dowód? Spytał strajk. Prawda, że chciałbyś wiedzieć! zawołała Pippa, wybuchając histerycznym śmiechem. Nie twój interes! Jeśli ma dowód, czemu nie zaniosła go na policję? — Ze współczucia! — krzyknęła Pippa. — To coś, czego ty byś nie... — Co mają znaczyć te wszystkie wrzaski? — rozległ się płaczliwy głos po drugiej stronie przeszklonych drzwi. — O niech to diabli — powiedział Strajk, kiedy niewyraźny zarys pana Kraudiego z dołu zbliżył się do szyby. Robin wstała, żeby otworzyć drzwi. — Bardzo przepraszamy, panie Krau... Pippa natychmiast zerwała się z kanapy. Strike próbował ją złapać, ale kiedy rzucił się w jej stronę, jego kolano przeszł potworny ból. Pippa odepchnęła pana Kraudiego i zniknęła, zbiegając stupotem po schodach. — Zostaw ją — powiedział Strike do Robin, która szykowała się do pościgu. — Przynajmniej zabrałem jej nóż. — Nóż?! Zapiał pan Kraudy i musieli poświęcić piętnaście minut, żeby odwieźć go od zamiaru skontaktowania się z właścicielem budynku. Rozgłos po sprawie Lulilandry wytrącił grafika z równowagi i teraz pan Kraudy żył w strachu, że u Strajka mógłby się zjawić następny morderca, który przez przypadek zapuka do niewłaściwych drzwi. Święty Jezu, powiedział Strajk, kiedy w końcu przekonali Kraudiego, żeby wyszedł. Strajk opadł na kanapę, Robin usiadła na krześle przy biurku i przez kilka sekund wpatrywali się w siebie bez słowa, a potem zaczęli się śmiać. Odegraliśmy całkiem niezłą senkę z dobrym i złym gliniarzem, ocenił strajk. Wcale nie grałam, powiedziała Robin. Naprawdę było mi jej trochę żal. Zauważyłem, a nie było ci żal mnie? Zaatakowanego? Naprawdę próbowała cię dźgnąć? Czy może tylko udawała? Spytała sceptycznie Robin. Chyba sam pomysł podobał jej się bardziej niż rzeczywistość, przyznał. Ale martwy człowiek to martwy człowiek, bez względu na to, czy zaćga go przewrażliwiona cipa, czy zawodowiec. I co niby miałaby zyskać, zabijając mnie? Matczyną miłość? powiedziała cicho Robin. Strike patrzył na nią bez słowa. Własna matka się jej wyrzekła, wyjaśniła Robin. Pewnie przez ten cały, naprawdę traumatyczny okres pipa łyka hormony i Bóg wie co jeszcze, szykując się do operacji. Myślała, że znalazła nową rodzinę, uważała kłajna i Catherine Kent za swoich nowych rodziców. Kłain nazywał ją swoją drugą córką i mówił, że w książce opisał ją jako córkę Catherine Kent, ale w Bombix Mori ukazał ją światu jako pół półmężczyznę, półkobietę. Poza tym zasugerował, że pod jej całym córczynym przywiązaniem kryła się chęć pójścia z nim do łóżka. Jej nowy ojciec, ciągnęła Robin, srodze ją zawiódł, ale nowa matka nadal była dobra i kochająca, a w dodatku też została zdradzona, więc Pippa postanowiła wyrównać rachunki w imieniu ich obu. Na widok podziwu malującego się na twarzy osłupiałego strajka, nie zdołała powstrzymać uśmiechu. Dlaczego do diabła rzuciłaś te studia psychologiczne? To długa historia, powiedziała Robin odwracając wzrok w stronę monitora. Pippa jest jeszcze młoda. Jak myślisz? Ile ma lat? Ze dwadzieścia? Na tyle mniej więcej wyglądała. Przyznał strajk. Szkoda, że nie zdążyliśmy jej spytać, co robiła po zaginięciu Kłajna. Ona go nie zabiła, powiedziała z przekonaniem Robin, znowu patrząc na strajka. No tak, chyba masz rację, westchnął. Chociażby dlatego, że po wypruciu mu flaków, wpychanie psiego gówna przez jego skrzynkę na listy wydawałoby się trochę rozczarowujące. Poza tym planowanie i skuteczność raczej nie są jej mocną stroną, prawda? Mało powiedziane, zgodził się. Doniesiesz na nią policji? Nie wiem. Może. O cholera, dodał, uderzając się w czoło. Nie dowiedzieliśmy się nawet, dlaczego śpiewa w tej przeklętej książce. Chyba się domyślam powiedziała Robin po chwili energicznego stukania w klawiaturę i przejrzeniu wyników na monitorze. Śpiew jako sposób na złagodzenie brzmienia głosu, e, ćwiczenia wokalne dla osób transseksualnych. To wszystko? Spytał Strike z niedowierzaniem. Chcesz powiedzieć, że niepotrzebnie poczuła się urażona? Spytała Robin. Daj spokój. Przecież publicznie zadrwił z czegoś, co dla niej ma naprawdę ogromne osobiste znaczenie. Nie mówiłem o tym, powiedział. Zmarszczył brwi i w zamyśleniu spojrzał przez okno. Wciąż padał gęsty śnieg. Po chwili znowu się odezwał. Jak było w księgarni w Bridlington? Boże, no tak, prawie zapomniałam. Opowiedziała mu o ekspediencie i o tym, że pierwszy listopada pomylił mu się z ósmym. Stary, głupi dureń, powiedział strajk. To trochę niemiłe, obruszyła się Robin. A zgrywał takiego hojraka. Wszystkie poniedziałki są takie same. W każdy poniedziałek odwiedza swojego przyjaciela Charlesa. Ale skąd mamy wiedzieć, czy chodziło o noc anglikańskich biskupów, czy o noc oleju krasowego? Mówił, że Charles przerwał mu historię oleju, kiedy on opowiadał mu o wizycie Kłajna w księgarni. Tak powiedział. Więc najprawdopodobniej Quine był w księgarni pierwszego, a nie ósmego. Stary pamięta te dwie informacje jako powiązane. Wszystko mu się pomyliło. Chciał widzieć Kłajna po jego zniknięciu, chciał pomóc w ustaleniu czasu zgonu, więc podświadomie szukał powodów, żeby jego wizyta wypadła w poniedziałek, tuż przed morderstwem, a nie w jakiś mało ważny poniedziałek, zanim ktokolwiek zainteresował się losem Kłajna. Ale mimo wszystko to, co kłajny rzekomo powiedział w księgarni, brzmi dziwnie, prawda? Spytała Robin. Masz rację, przyznał Strike, kupował książki, bo planował urlop. Zatem już wtedy zamierzał zniknąć cztery dni przed kłótnią z Elizabeth Tassel. Już wtedy zamierzał się zatrzymać przy Talgarth Road, po tych wszystkich latach, kiedy podobno nienawidził i unikał tego domu. — Powiesz o tym Anstisowi? — spytała Robin. Strajk cierpko się roześmiał. — Nie, nie powiem Anstisowi. Nie mamy dobrego dowodu na to, że Quine był w księgarni pierwszego, a nie ósmego. Poza tym Anstis i ja nie jesteśmy teraz w najlepszych stosunkach. Znowu zapadło dłuższe milczenie, a potem Strajk zaskoczył Robin słowami. — Muszę porozmawiać... Z Michaelem Fankortem. Dlaczego? spytała. Z wielu powodów, odrzekł. Na przykład w związku z tym, czego dowiedziałem się od Walgrave'a podczas lunchu. Mogłabyś zadzwonić do jego agenta albo skontaktować się z nim w jakiś inny sposób? Tak, powiedziała Robin, robiąc notatkę. Wiesz, obejrzałam po raz drugi ten wywiad i nadal nie widzę, obejrzy jeszcze raz. Uciął strajk. Uważnie. Myśl. Znowu pogrążył się w milczeniu wpatrzony w sufit. Nie chcąc zakłócać jego myśli, Robin zajęła się pracą przy komputerze. Próbowała się dowiedzieć, kto reprezentuje Michaela Fancorda. Wreszcie strajk się odezwał, zagłuszając stukanie klawiatury. Co Katrin Kent mogłaby mieć na Leonorę? Może nic, powiedziała Robin skupiona na znalezionych informacjach. I nie ujawniła tego ze współczucia. Robin milczała. Przeglądała stronę internetową Agencji Literackiej Fankorta w poszukiwaniu numeru kontaktowego. Miejmy nadzieję, że to też tylko brednie histeryczki, podsumował strajk, ale czuł niepokój. Rozdział 38. Że też tak mały kawałek papieru może do zguby przywieść. John Webster, biała diablica. Tłumaczenie: Wanda Melcer. Panna Brocklehurst, podejrzewana o niewierność asystentka, nadal twierdziła, że przeziębienie przykuwa ją do łóżka. Jej kochanek, klient strajka, Uznał to jednak za przesadę i detektyw był skłonny się z nim zgodzić. Nazajutrz o siódmej rano opatulony płaszczem strajk w szaliku i rękawiczkach, stał w ciemnej wnęce naprzeciwko mieszkania panny Brocklehurst w Battersea. Szeroko ziewał, kiedy zimno przenikało mu kończyny, i zajadał się drugą z trzech ek McMuffinów kupionych po drodze w McDonaldzie. Wydano surowe ostrzeżenie pogodowe dla całego południowego wschodu. Na ulicy leżała już gęsta warstwa granatowego śniegu, a kiedy strajk tak stał, od czasu do czasu poruszając palcami u nóg, żeby sprawdzić, czy nie stracił w nich czucia, z bezgwiezdnego nieba spadały pierwsze nieśmiałe płatki. Mieszkańcy jeden po drugim wychodzili do pracy, ślizgając się chodnikiem w drodze do stacji metra albo gramoląc się do samochodów których rury wydechowe wydawały szczególnie donośne odgłosy w stłumionej śniegiem ciszy. Trzy choinki mrugały do strajka światełkami z okien w salonach, mimo że grudzień zaczynał się dopiero na zajutrz. Pomarańczowe, szmaragdowe i jasno niebieskie lampki migotały jaskrawo, kiedy stał oparty o mur i wpatrywał się w mieszkanie panny Brocklehurst, zastanawiając się, czy w taką pogodę kobieta w ogóle wyjdzie z domu. Kolano nadal ostro dawało mu się we znaki, ale śnieg spowolnił resztę świata do tempa porównywalnego z tempem strajka. Nigdy nie widział panny Brockelhurst na obcasach niższych niż 10 centymetrów. W takich warunkach mogła być bardziej niedołężna niż on. W ostatnim tygodniu poszukiwanie mordercy Kłajna zaczęło przysłaniać strajkowi wszystkie inne sprawy, ale jeśli nie chciał wypaść z branży, należało nadrobić zaległości. Kochanek panny Brocklehurst był bogatym człowiekiem, który mógł podesłać strajkowi mnóstwo klientów, gdyby praca detektywa zyskała jego uznanie. Biznesmen miał słabość do młodych blondynek i ich spora liczba, jak swobodnie wyznał strajkowi podczas pierwszego spotkania, wyciągnęła od niego ogromne kwoty i najróżniejsze prezenty, tylko po to, by później go porzucić albo zdradzić. Ponieważ nic nie wskazywało na to, by ów klient miał rozwinąć zdolność trafnej oceny charakteru, strajk przewidywał wiele lukratywnych godzin spędzonych na śledzeniu przyszłych panien Brocklehurst. Być może to właśnie zdrady dostarczały jego zleceniodawcy dreszczyku emocji pomyślał strajk, patrząc jak wydychane przez niego kłęby pary unoszą się w lodowatym powietrzu. Znał też innych tego rodzaju mężczyzn. Takie upodobania znajdowały najpełniejszy wyraz w zauroczeniu dziwkami. Za dziesięć dziewiąta zasłony lekko drgnęły. Szybciej niż można by się spodziewać, sądząc po jego zrelaksowanej pozie, strajk uniósł utrzymany dotąd z boku aparat nastawiony na robienie zdjęć w ciemności. Z powitej mrokiem zaśnieżonej ulicy na chwilę ukazała się panna Brocklehurst w staniku i majtkach. Mimo że jej kosmetycznie podrasowane piersi nie potrzebowały podtrzymywania, za nią w ciemnej sypialni przechadzał się brzuchaty mężczyzna z nagim torsem. E na chwilę złapał ją za pierś, wywołując chichotliwe pretensje. Obydwoje wrócili do sypialni. Strike opuścił aparat i obejrzał swoje dzieło. Najbardziej obciążające ujęcie, które udało mu się uchwycić, ukazywało wyraźny zarys męskiej dłoni i ręki oraz roześmianą, lekko odwróconą twarz panny Brocklehurst, lecz oblicze tego, kto ją obejmował, spowijał mrok. Strike przypuszczał, że mężczyzna szykuje się do pracy, więc schował aparat do wewnętrznej kieszeni i przygotowując się do powolnego, kłopotliwego pościgu, zabrał się do trzeciego magmafina. Zgodnie z jego przewidywaniami, za pięć dziewiąta otworzyły się drzwi w budynku panny Brocklehurst i ze środka wynurzył się jej kochanek. Nie przypominał jej szefa w niczym oprócz wieku i wyglądu bogacza. Przez pierś przewiesił ukośnie elegancką skórzaną torbę, dość dużą, by w środku zmieściła się czysta koszula i szczoteczka do zębów. Ostatnio Strajk widywał je tak często, że zaczął je nazywać torbami cudzołożnika. Para pocałowała się z języczkiem na schodach, w czym przeszkadzał jej trzaskający mróz i to, że panna Brocklehurst miała na sobie najwyżej pół kilo materiału. Potem wycofała się do budynku, a brzuchaty ruszył w stronę Clapham Junction, rozmawiając już przez komórkę. Bez wątpienia uprzedzał, że spóźni się z powodu śniegu. Strajk pozwolił mu się oddalić dwadzieścia metrów, a potem wyszedł z kryjówki, podpierając się laską, którą Robin uprzejmie przyniosła z Denmark Place poprzedniego dnia po południu. To była łatwa robota, gdyż brzuchaty nie zwracał uwagi na nic poza rozmową przez telefon. Zeszli razem z lekkiej pochyłości Lavender Hill, wciąż oddzieleni dwudziestoma metrami. Znowu mocno padał śnieg. Brzuchaty kilka razy poślizgnął się w ręcznie robionych butach. Kiedy dotarli do stacji metra, strajk bez najmniejszych przeszkód wszedł za ciągle paplającym mężczyzną do tego samego wagonu i udając, że czyta SMSy, y pstryknął mu kilka zdjęć komórką. Gdy to robił, rzeczywiście przyszedł SMS. Odrobin. Właśnie oddzwonił agent Michaela van Corta. MF mówi, że z radością się z tobą spotka. Jest w Niemczech, ale wraca szóstego. Proponuje Groucho Club i pyta, kiedy ci pasuje. Buziak R. Kiedy pociąg ze stukotem wjechał na Waterloo, Strike pomyślał, że osoby, które czytały Bombix Mori, wykazują dość niezwykłą chęć rozmawiania z nim. Czy kiedykolwiek wcześniej zdarzyło mu się, by podejrzani tak skwapliwie korzystali z okazji do spotkania twarzą w twarz z detektywem? I co miał nadzieję zyskać słynny Michael Fancourt na rozmowie z człowiekiem, który znalazł zwłoki Quina? Strike wysiadł z wagonu tuż za brzuchatym i szedł za nim w tłumie po mokrych śliskich płytkach na podłodze stacji Waterloo, pod sufitem skremowych dźwigarów i szkła kojarzącego się strajkowi Stidebarn House. Gdy znowu wyszli na mróz, Brzuchaty nadal nie zdawał sobie sprawy, co się dzieje i paplał przez telefon. Strike szedł po brejowatych, zdradliwych chodnikach, otoczonych grudami zbrylonego śniegu, między kwadratowymi biurowcami ze szkła i betonu, raz po raz wtapiając się w rój pracowników sektora finansowego, którzy niczym mrówki pędzili w burych płaszczach. W końcu Brzuchaty skręcił na parking jednego z największych budynków i skierował się do samochodu, najwyraźniej będąc jego własnością. Widocznie uznał, że mądrzej zostawić BMW pod biurowcem, niż zaparkować je przed domem panny Brocklehurst. Strike obserwował go przyczajony za dogodnie ustawionym range rowerem. Nagle poczuł, że w kieszeni wibruje mu komórka. Zignorował ją, nie chcąc się rozpraszać. Brzuchaty miał wydzielone miejsce na parkingu. Zabrał kilka rzeczy z bagażnika i ruszył w stronę budynku, dzięki czemu Strajk mógł swobodnie podejść do ściany, na której wisiały tabliczki z nazwiskami dyrektorów i pstryknąć zdjęcie pełnego imienia, nazwiska i stanowiska do wiadomości swojego klienta. Następnie Strajk ruszył z powrotem do agencji. Spoglądając na komórkę w wagonie metra, odkrył, że dzwonił do niego jego najstarszy przyjaciel, poturbowany przez rekina Dave Polworth. Polworth od zamierzchłych czasów nazywał strajka Didi. Większość osób zakładała, że to ironiczne odniesienie do jego postury. Przez całą szkołę podstawową strajk był większy od wszystkich chłopców w swoim wieku i zazwyczaj od tych o rok starszych także. Lecz tak naprawdę przezwisko wiązało się z nieustannymi powrotami Strajka do szkoły, wynikającymi z wędrownego stylu życia jego matki. Kiedyś, dawno temu, nasunęło to drobnemu i gadatliwemu Dave'owi Polworthowi skojarzenie z cyganem, na którego w Kornwalii mówi się Diddy Coy. Strajk oddzwonił do przyjaciela zaraz po wyjściu z metra i kiedy 20 minut później wchodził do agencji, wciąż jeszcze rozmawiali. Robin podniosła głowę i zaczęła coś mówić, ale widząc, że strajk jest zajęty, tylko się uśmiechnęła i z powrotem skupiła na monitorze. Przyjeżdżasz na Boże Narodzenie? spytał Polworth strajka, kiedy ten wszedł do swojego gabinetu i zamknął drzwi. Może, powiedział strajk. Walniemy kilka kufli, w Victory, namawiał Polworth. Znowu przelecisz Gwenifer Arscott. Nigdy nie przeleciałem, Gwenifer Arskot. odparł strike Żartowali w ten sposób od lat. No, Didi, nie poddawaj się. Może tym razem rozbijesz bank. Pora, żeby ktoś skradł jej wisienkę. A, skoro mowa o dziewczynach, których żaden z nas nie przeleciał... Rozmowa skręciła w stronę sprośnych i bardzo zabawnych relacji Polwortha z poczynań ich wspólnych przyjaciół, których zostawili w St. Mose. Strike śmiał się tak bardzo, że zignorował sygnał oczekującego połączenia i nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić, kto dzwoni. Nie wróciłeś do Milady Furiaty, co, stary? Spytał Dave, używając swojego ulubionego określenia Charlotte. Nie, powiedział Strike. Wychodzi za mąż za. policzył. Cztery dni. Ta... Te... – Lepiej uważaj, Didi. Wypatruj na horyzoncie, czy przypadkiem nie galopuje z powrotem. Nie zdziwiłbym się, gdyby dała nogę. Jeśli ten ślub dojdzie do skutku, odetchnij z ulgą, stary. – Tak – powiedział Strajk. – Racja. – No więc, umowa stoi? – dopytywał Polworth. – Będziesz w domu na święta? Popijemy w Victory? – Tak, czemu nie? – powiedział Strajk. Po kilku kolejnych sprośnych uwagach Dave wrócił do pracy, a Strike, wciąż szeroko uśmiechnięty, spojrzał na komórkę i zobaczył nieodebrane połączenie od Leonory Quine. Ruszył do poczekalni, łącząc się z pocztą głosową. Znowu obejrzałam wywiad z Michaelem Van Cortem, powiedziała przejęta Robin. I uświadomiłam sobie, że. Strike podniósł dłoń, żeby ją uciszyć, gdyż w jego uchu zabrzmiał, jak zwykle, śmiertelnie poważny głos Leonory która tym razem sprawiała wrażenie poruszonej i zdezorientowanej. Kormoran, cholera jasna, aresztowali mnie. Nie wiem dlaczego, nikt mi nic nie mówi, trzymają mnie na komisariacie. Czekają na adwokata czy coś. Nie wiem co robić. Orlando jest ze mną, nie mam pojęcia. W, w każdym razie jestem na komisariacie. Na kilka sekund zapadła cisza i wiadomość dobiegła końca. Niech to szlak, powiedział Strike tak głośno, że Robin aż podskoczyła. Niech to szlak. Co się stało? Aresztowali Leonore. Dlaczego dzwoni do mnie, a nie do Ilsy? Niech to szlak, wybrał numer Ilsy Herbert i czekał. Cześć, Korm? Aresztowali Leonore Quine. Co? Zawołała Ilsa. Dlaczego? Chyba nie z powodu tej starej, zakrwawionej szmaty w garażu. Możliwe, że znaleźli coś innego. — Kath ma dowód. — Gdzie ona jest, Korm? — W komisariacie. Pewnie w Kilburn. To najbliżej. — Chryste wszechmogący, dlaczego do mnie nie zadzwoniła? — Czort ją wie. Wspomniała coś o tym, że szukają jej adwokata. — Nikt się ze mną nie skontaktował, Boże jedyny. Czy ona w ogóle nie myśli? Dlaczego nie podała im mojego nazwiska? Ech, jadę tam, Korm. Ech, podrzucę robotę komuś innemu. Są mi winni przysługę. Usłyszał kilka stukotów... Głosy w oddali i szybkie kroki Ilzy. Zadzwoń do mnie, kiedy się dowiesz, co jest grane, powiedział. To może trochę potrwać. Nie szkodzi, zadzwoń. Rozłączyła się. Strajk spojrzał na Robin, która wyglądała na przerażoną. O nie, szepnęła. Dzwonię do Anstisa, powiedział strajk, wystukując kolejny numer. Jego stary przyjaciel nie był jednak w nastroju do robienia mu przysług. — Ostrzegałem cię, Bob. Ostrzegałem, że to się tak skończy. — Zrobiła to, stary. — Co na nią macie? — spytał ostro Strike. — Wybacz, Bob. Nie mogę ci powiedzieć. — Dostaliście to od Catherine Kent? — Nie mogę powiedzieć, stary. Strike rozłączył się, nie racząc odwzajemnić konwencjonalnego pozdrowienia Anstisa. — Kretyn — powiedział. — Cholerny kretyn! Leonora znalazła się poza jego zasięgiem. Bał się, jakie wrażenie zrobi na interlokutorach jej opryskliwość i niechęć do policji. Prawie słyszał, jak Leonora narzeka, że Orlando została sama i dopytuje się, kiedy będzie mogła wrócić do córki, oburzona, że policja zakłóciła codzienną rutynę jej żałosnej egzystencji. Jej brak instynktu samozachowawczego budził w nim niepokój. Chciał, żeby Ilsa jak najszybciej dotarła do komisariatu, zanim Leonora nieświadomie zaszkodzi sobie uwagami na temat tego, jak mąż ją zaniedbywał i wspomni o jego kochankach, zanim powtórzy swoje mało wiarygodne i podejrzane twierdzenie, że nie znała treści książek męża, dopóki nie wyszły w porządnych okładkach, zanim spróbuje wyjaśnić, dlaczego na jakiś czas zapomniała, że mają z mężem drugi dom, w którym przez prawie dwa tygodnie rozkładały się jego zwłoki. Piąta po południu nastała i minęła bez wieści od Ilse. Strajk, wpatrując się przez okno w coraz ciemniejsze niebo i śnieg, nalegał, żeby Robin poszła do domu. Ale zadzwonisz do mnie, kiedy się czegoś dowiesz? poprosiła, wkładając płaszcz i owijając szyję grubym wełnianym szalikiem. No, jasne, powiedział. Ilsa zadzwoniła dopiero o wpół do siódmej. Nie mogło być gorzej. Brzmiały jej pierwsze słowa. Sprawiała wrażenie zmęczonej i zestresowanej. Mają dowód, że wspólną kartą kredytową Kłajnów zapłacono za kombinezon, kalosze, rękawiczki i sznur. Kupiono to wszystko przez Internet i zapłacono ich wizą. A i jeszcze za burkę. O kurwa, żartujesz. Nie żartuję. Wiem, że twoim zdaniem jest niewinna. Zgadza się. Potwierdził strajk, przekazując w tych słowach wyraźne ostrzeżenie, żeby nie zawracała sobie głowy przekonywaniem go, że jest inaczej. W porządku. Powiedziała znużona Ilsa. Niech ci będzie, ale wiedz jedno, ona wcale sobie nie pomaga. Jest diabelnie agresywna, upiera się, że kłań sam to wszystko kupił burkę na litość boską, sznur, za który zapłacono kartą, jest identyczny jak ten znaleziony na zwłokach. Pytali ją, do czego Kłain potrzebowałby burki albo plastikowego kombinezonu chroniącego przed chemikaliami, a ona powiedziała tylko: A skąd mam wiedzieć do cholery? W co drugim zdaniu pytała, kiedy będzie mogła wrócić do domu do córki. Ona po prostu nie rozumie, co się dzieje. Te rzeczy kupiono pół roku temu i zostały dostarczone na Talgarth Road. Bardziej obciążyć mógłby ją chyba tylko własnoręcznie napisany plan zbrodni. Twierdzi, że nie wiedziała, jak Quine zamierza zakończyć książkę, ale ten twój Anstis był tam, prawda? O tak, prowadził przesłuchanie. Ciągle pytał, czy ona naprawdę chce im wmówić, że Kłajn nigdy nie wspominał o tym, co pisze. Leonora na to jakoś się nie przesłuchiwałam. A więc jednak mówił o fabule? To trwało bez końca. Próbował ją zmęczyć i w końcu powiedziała, no wspominał coś o gotowaniu jedwabnika. z niczego więcej nie potrzebował, żeby nabrać przekonania, że od początku kłamała i znała całą fabułę. A w dodatku odkryli, że w ich ogródku za domem przekopano ziemię. Idę o zakład, że znajdą tam zdechłego kota, który nazywał się Pan Kubka. warknął Strajk. Anstisa to nie powstrzyma, stwierdziła Ilsa. Jest absolutnie przekonany, że to ona korm. Mają prawo ją trzymać do jutra do jedenastej i na pewno postawią jej zarzuty. Brakuje im podstaw, odparł z wściekłością. Gdzie są próbki DNA? Gdzie są świadkowie? Właśnie korm, nie masz żadnych świadków, a ten wyciąg z rachunku karty kredytowej mocno ją obciąża. Słuchaj. Jestem po twojej stronie, tłumaczyła cierpliwie. Chcesz usłyszeć moją szczerą opinię? Anstis stawia wszystko na jedną kartę i ma nadzieję, że mu się uda. Chyba czuje presję ze strony mediów i szczerze mówiąc, denerwuje się tym, że krążesz wokół tej sprawy. Chcę przejąć inicjatywę. Strajk jęknął. — Skąd wytrzasnęli wyciąg z karty sprzed pół roku? Był wśród materiałów zabranych z jego gabinetu? — Nie — powiedziała Ilsa. Na odwrocie był jeden z rysunków jego córki. Wygląda na to, że kilka miesięcy temu dała go przyjaciółce ojca, a dziś rano ta przyjaciółka zjawiła się w komisariacie, twierdząc, że właśnie zajrzała na drugą stronę i zobaczyła, co tam jest. E, — Co powiedziałeś? — Nic — westchnął Strajk. — Brzmiało jak Taszkent. Nie aż tak daleko. No, Ilsa, nie zatrzymujecie. Dzięki za wszystko. Sfrustrowany strajk przez kilka sekund siedział w milczeniu. Niech to szlak, powiedział cicho w ciemności swojego gabinetu. Wiedział, jak to się stało. Pippa Midgley, obładnięta paranoją i histerią, przekonana, że Leonora wynajęła strajka, żeby wmanewrować w morderstwo kogoś innego, Pobiegła z jego agencji prosto do Katrin Kent. Wyznała, że przez jej nieuwagę wyszło na jaw, iż Katrin skłamała, mówiąc, że nigdy nie czytała Smory, po czym namówiła ją do jak najszybszego wykorzystania dowodu przeciwko Leonorze. Katrin Kent zdarła więc z lodówki rysunek córki kochanka, strajk wyobraził sobie tę kartkę przyczepioną magnesikiem i pobiegła do komisariatu. Niech to szlak! Powtórzył głośniej i wybrał numer Robin. Rozdział 39. Lecz tak mi znajoma rozpacz, że już nadziei mieć nie umiem. Thomas Decker i Thomas Middleton, cnotliwa ladacznica, tłumaczenie Juliusz Kydryński. Tak jak przewidziała adwokatka następnego dnia o 11.00, Leonore Quine oskarżono o zamordowanie męża. Uprzedzeni telefonicznie, Strike i Robin obserwowali rozprzestrzenianie się tej informacji w internecie, gdzie z każdą minutą mnożyła się ona jak bakteria. O wpół do 12.00 na stronie Sun znalazł się cały artykuł o Leonorze zatytułowany Wierna kopia Rose West wyszkolona u rzeźnika. Dziennikarze skrzętnie gromadzili dowody kiepskiego sprawowania się kłajna w roli męża, jego częste zniknięcia powiązano z romansami, erotyczne wątki jego dzieł rozłożono na czynniki pierwsze i ubarwiono. Zlokalizowano Katrin Kent i zapukano do jej drzwi, a następnie sfotografowano ją i sklasyfikowano jako rudowłosą ponętną kochankę kłajna, autorkę powieści erotycznych. Tuż przed południem strajk znowu odebrał telefon od Ilsy. Jutro będzie zeznawała w sądzie. Gdzie? W Wood Green o jedenastej. Przypuszczam, że potem zawiozą ją prosto do Holloway. Kiedyś Strike mieszkał z matką i Lucy w domu oddalonym zaledwie o trzy minuty od tego więzienia dla kobiet z północnego Rondynu. Chcę się z nią zobaczyć. Możesz spróbować, ale wątpię, czy policja pozwoli ci się do niej zbliżyć. Poza tym, Korm, jako adwokatka, muszę ci powiedzieć, że to może wyglądać. Ilsa, jestem teraz jej jedyną szansą. Dzięki za zaufanie odrzekła cierpko. Wiesz, co mam na myśli. Usłyszał, jak Ilsa wzdycha. Myślę też o tobie. Naprawdę chcesz działać policji na. Jak czuje się, Leonora? spytał, wchodząc jej w słowo. Nie za dobrze, powiedziała Ilsa. Rozłąka z Orlando ją wykańcza. Po południe przerywały telefony dziennikarzy i ludzi, którzy znali kłajna. Obie grupy równie rozpaczliwie szukały poufnych informacji. Głos Elizabeth Tassel wydawał się przez telefon tak niski i szorstki, że Robin wzięła ją za mężczyznę. Gdzie jest Orlando? spytała ostro agentka, kiedy strajk podszedł do telefonu, zupełnie jakby miała go za człowieka wyznaczonego na opiekuna wszystkich członków rodziny Kłajna. Kto ją wziął? Chyba jest u sąsiadki, powiedział słuchając jej świszczącego oddechu. Mój Boże, co za bałagan! wychrypiała Elizabeth Tassel. – Leonora, po tych wszystkich latach w końcu wyczerpała jej się cierpliwość. To by pomyślał! Nina Lassels zareagowała, co nie do końca zaskoczyło strajka, słabo ukrywaną ulgą. Morderstwo wycofało się na właściwe miejsce na mglistych krańcach tego, co możliwe. Jego cień już do niej nie sięgał. Morderca nie był nikim ze znanych jej osób. Jego żona rzeczywiście trochę przypomina Rose West, prawda? Spytała strajka przez telefon i domyślił się, że właśnie patrzy na stronę internetową San. Tylko, że ma dłuższe włosy. Chyba mu współczuła. Nie rozwiązał sprawy. Policja go prześcignęła. Słuchaj, zaprosiłam na piątek kilka osób. Miałbyś ochotę wpaść? Przepraszam, nie mogę, powiedział strajk. Idę na kolację z bratem. Czuł, że Nina podejrzewa go o kłamstwo. Ledwie zauważalnie się zawahał, zanim powiedział z bratem, co oczywiście mogło sugerować chwilę intensywnego myślenia. Strajk nie przypominał sobie, żeby kiedykolwiek wcześniej nazwał Ala bratem. Rzadko mówił o przyrodnim rodzeństwie ze strony ojca. Wieczorem przed wyjściem z agencji Robin postawiła przed nim kubek herbaty, gdy ślęczał nad aktami Kłajna wyczuwała złość, którą strajk ze wszystkich sił starał się ukryć i przypuszczała, że jej szef jest wściekły w równym stopniu na Anstisa, co na siebie. To jeszcze nie koniec, powiedziała, owijając szyję szalikiem i szykując się do wyjścia. Udowodnimy, że to nie ona. Już kiedyś użyła liczby mnogiej, kiedy strajkowi brakowało wiary w siebie. Doceniał wsparcie moralne, ale jego myśli grzęzły w poczuciu bezradności. Strajk nienawidził wiosłować na peryferiach sprawy, zmuszony patrzeć jak inni nurkują w poszukiwaniu wskazówek, tropów i informacji. Tego wieczoru siedział nad aktami Kłajna do późna, przeglądając notatki z rozmów i jeszcze raz patrząc na wydruki zdjęć zrobionych telefonem. Zmaltretowane ciało Owena Quina. Jak to często bywa w wypadku zwłok, przypominało mu sygnał w ciszy, bezdźwięcznie apelujący o sprawiedliwość i litość. Czasami zamordowani nieśli wiadomość od swoich zabójców niczym transparent wciśnięty do sztywnych, martwych dłoni. Strajk długo wpatrywał się w nadpaloną, ziejącą jamę klatki piersiowej – w sznury mocno zaciśnięte wokół kostek i nadgarstków, wyzwiązane zwłoki wypatroszone jak indyk, lecz choć bardzo się starał, nie potrafił wydobyć z tych zdjęć niczego, o czym już by nie wiedział. W końcu pogasił wszystkie światła i ruszył na górę, żeby się wyspać. Konieczność spędzenia czwartkowego poranka w kancelarii potwornie drogich prawników ciemnowłosej klientki Lincolns in Fields przyniosła strajkowi ulgę zaprawioną kroplą gorycz. Cieszył się, że może jakoś spożytkować czas, którego i tak nie przeznaczyłby na rozpracowywanie śmierci Kłajna, ale czuł, iż zwabiono go na to spotkanie podstępem. Kokieteryjna rozwódka dała strajkowi do zrozumienia, że adwokat chce się z nim zobaczyć i usłyszeć od niego samego, jak zgromadził rozliczne dowody dwulicowości jej męża. Kormoren siedział zatem obok swojej klientki, przy wypolerowanym do połysku machoniowym stole dla dwunastu osób, a ona nieustannie mówiła o tym, co udało się odkryć Kormorenowi. I wyliczała, co kormoran zaobserwował, pytając go raz po raz, prawda i od czasu do czasu dotykając jego nadgarstka. Strajk nie potrzebował dużo czasu, żeby na widok ledwie skrywanego poirytowania układnego adwokata wydedukować, że ten człowiek wcale nie zabiegał o obecność detektywa. Ale jak można się było spodziewać, gdy stawka za godzinę przekracza 500 funtów, prawnik nie przejawiał najmniejszej skłonności do ponaglania swojej klientki. W drodze do toalety Strike spojrzał na swój telefon i zobaczył maleńkie zdjęcia, na których prowadzono Leonore do sądu Wood Green Crown, a potem ją stamtąd wyprowadzano. Postawiono jej zarzuty i odwieziono policyjną furgonetką. Było tam mnóstwo dziennikarzy, ale żadni przedstawiciele społeczeństwa nie domagali się jej krwi. Nie podejrzewano jej bowiem o zamordowanie kogoś, kim społeczeństwo bardzo by się przejmowało. Gdy miał już wrócić do sali konferencyjnej, przyszedł SMS od Robin. Mam cię umówić na spotkanie z Leonorą o szóstej wieczorem? Pewnie, odpisał. Pomyślałam, powiedziała jego skora do flirtowania klientka, kiedy usiadł, że Cormoran mógłby zrobić niezłe wrażenie zeznając jako świadek. Strajk już pokazał jej adwokatowi skrupulatne zapiski i zgromadzone zdjęcia, łącznie ze szczegółami wszystkich potajemnych transakcji pana Bernetta, próby sprzedaży mieszkania i zastawienia szmaragdowego naszyjnika. Ku wyraźnemu rozczarowaniu pani Bernett, żaden z mężczyzn, biorąc pod uwagę jakość zebranych materiałów, nie widział najmniejszego powodu, żeby Strajk stawiał się w sądzie. Adwokat z trudem skrywał urazę, jaką budziło w nim zaufanie jego klientki do detektywa. Bez wątpienia uważał, że bogata rozwódka powinna skierować dyskretne pieszczoty i trzepotanie rzęsami raczej ku niemu, ubranemu wszyty na miarę garnitur w prążki, dystyngowanemu szpakowatemu mężczyźnie, a nie ku komuś, kto wyglądał jak kuśtykający zawodowy bokser. Opuszczając z ulgą tę oderwaną od rzeczywistości atmosferę, strajk wrócił metrem do agencji, ciesząc się, że w mieszkaniu może zdjąć garnitur i z radością myśląc o tym, że już wkrótce zamknie tę sprawę i zainkasuje okrągłą sumę, będącą jedynym powodem, dla którego w ogóle ją przyjął. Mógł skupić całą uwagę na chudej, siwowłosej pięćdziesięciolatce w Holloway, którą na drugiej stronie kupionego w drodze powrotnej Evening Standard. Opisano jako myszowatą żonę pisarza doskonale władającą tasakiem. Adwokat pani Burnett był zadowolony? spytała Robin, kiedy strajk pojawił się w agencji. W miarę, powiedział strajk, wpatrując się w miniaturową choinkę z połyskliwymi łańcuchami, którą postawiła na schludnym biurku. Obwiesiła ją maleńkimi ozdobami i lampkami LED. Po co to? spytał zwięźle. Z okazji Bożego Narodzenia powiedziała Robin z lekkim uśmiechem, ale bez skruchy. Zamierzałam ją ubrać już wczoraj, ale po tym jak Leonorze postawiono zarzuty, straciłam świąteczny nastrój. W każdym razie, umówiłam cię z nią na szóstą, będziesz musiał wziąć dowód tożsamości ze zdjęciem. Dobra robota. Dzięki. A poza tym kupiłam ci kanapki i znalazłam coś, co może cię zainteresować, dorzuciła. Michael Fancourt udzielił wywiadu na temat kłajna podała Strajkowi zapakowane kanapki z serem i korniszonami oraz The Timesa, otwartego na odpowiedniej stronie. Strajk usiadł na pierdzącej kanapie i jadł, czytając artykuł ozdobiony rozerwanym zdjęciem. Po lewej stronie przedstawiało fancorta stojącego przed elżbietańskim domem na wsi. Dzięki ujęciu wykonanemu z dołu jego głowa nie wydawała się aż tak nieproporcjonalna. Po prawej stronie był Quine, Ekscentryczny o spojrzeniu szaleńca w czapce z piórkiem na głowie. Przemawiał do nielicznych słuchaczy w miejscu, które wyglądało na niewielki namiot. Autor artykułu poświęcił dużo uwagi temu, że kiedyś Fancord i Quine dobrze się znali, a nawet byli uważani za równie utalentowanych. Tylko nieliczni pamiętają dziś debiutancką powieść kłajna Grzech Hobarta, choć Fancourt nadal wymienia ją jako doskonały przykład czegoś, co nazywa magicznym brutalizmem. Wbrew swojej reputacji, człowieka lubiącego chować urazę, wnosi on zaskakująco dużo życzliwości do naszej dyskusji na temat dokonań kłajna. Zawsze był interesujący i nieco niedoceniany, mówi. Przypuszczam, że przyszli krytycy potraktują go łaskawiej niż współcześni. Ta niespodziewana życzliwość jest jeszcze bardziej zaskakująca, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 25 lat temu pierwsza żona Fankorta, Elspeth Kerr, zabiła się po przeczytaniu okrutnej parodii swojej pierwszej powieści. Powszechnie przypisywano autorstwo tej parodii bliskiemu przyjacielowi Fankorta, będącemu podobnie jak on literackim buntownikiem, zmarłemu właśnie Owenowi Quinowi. Człowiek łagodnieje, prawie tego nie zauważając, to rekompensata za upływ czasu, gdyż złość jest wyczerpująca. Z wielu uczuć związanych ze śmiercią Eli zwierzyłem się w mojej ostatniej powieści, której jednak nie należy czytać jako autobiografii. Strike ominął dwa następne akapity, które najwidoczniej służyły promowaniu najnowszej książki Fankorta, i zaczął czytać w miejscu, gdzie jego wzrok padł na słowo przemocy. Trudno pogodzić siedzącego przede mną Fancorta w tweedowej marynarce z niegdysiejszym samozwańczym literackim pankiem, który opisami wymyślnej i nieuzasadnionej przemocy w swoich wczesnych dziełach wywoływał zarówno aplauz, jak i krytykę. Jeśli pan Graham Greene miał rację, napisał krytyk Harvey Bird o pierwszej powieści Fancorta. I pisarz rzeczywiście powinien mieć w sercu kawałek lodu, to Michael Fancourt z pewnością ma go pod dostatkiem. Czytając scenę gwałtu w Belafront, człowiek zaczyna sobie wyobrażać skute lodem serce tego młodego mężczyzny. Na tę bez wątpienia znakomitą i oryginalną książkę można spojrzeć dwojako. Po pierwsze, można uznać, że pan Fancourt napisał niezwykle dojrzałą debiutancką powieść, w której oparł się skłonności neofity do umieszczenia się w roli Antybohatera. Możemy się krzywić na groteskowość i amoralność tego dzieła, ale nikt nie odmówi tej prozie mocy i artyzmu. Druga, bardziej niepokojąca ewentualność jest taka, że pan Fancourt w zasadzie nie posiada organu, w którym mógłby umieścić wspomniany kawałek lodu. I jego wyjątkowo nieludzka opowieść odzwierciedla jego wnętrze. Czas i kolejne dzieła pokażą. Fancourt pochodzi ze Slau, jest jedynym synem niezamężnej pielęgniarki. Jego matka nadal mieszka w domu, w którym dorastał. Jest tam szczęśliwa, mówi Fancourt. Ma godną pozazdroszczenia zdolność delektowania się tym, co znajome. Dom pisarza stoi daleko od szeregowych domków w Slau. Nasza rozmowa odbywa się w podłużnym salonie wypełnionym bibelotami z miśnieńskiej porcelany i dywanami z obisą. Okna wychodzą na rozległe tereny Ansor Court. To wybór mojej żony, wyjaśnia lekceważąco Fancourt. Ja gustuję w innego rodzaju sztuce. Jestem bardziej związany z ziemią. Obok budynku powstaje głęboki rów pod betonowy fundament, który ma podtrzymywać rzeźbę z zardzewiałego metalu przedstawiającą furię Tyzyfone. Fancourt mówi o tym ze śmiechem, wyjaśniając, że dokonał tego zakupu pod wpływem chwili i dodaje, wie pan, to mścicielka zamordowanych. Bardzo mocna rzecz, moja żona jej nie znosi. I jakimś cudem wracamy do punktu, w którym zaczął się wywiad, do makabrycznego losu Owena Kłajna. Śmierć Owena jeszcze do mnie nie dotarła, mówi cicho Fancourt, jak większość pisarzy... Zwykle odkrywam swoje emocje w związku z jakimś wydarzeniem, dopiero kiedy o nim piszę. Właśnie w taki sposób interpretujemy świat, nadajemy mu sens. Czy to oznacza, że możemy oczekiwać fabularyzowanej relacji ze śmierci Kłajna? Już słyszę oskarżenia o zły gust i wykorzystywanie cudzego nieszczęścia mówi z uśmiechem Fancord. Odważę się powiedzieć, że temat utraconej przyjaźni, ostatniej szansy na rozmowę, wyjaśnienie i naprawienie sytuacji może w swoim czasie wypłynąć w książce, lecz tragiczna śmierć Joana doczekała się już literackiej oprawy, sam ją stworzył. Fancord to jedna z niewielu osób, które przeczytały niesławny maszynopis, wykorzystany później jako scenariusz morderstwa. Przeczytałem to dokładnie tego dnia, kiedy odkryto zwłoki kłajna. Mojemu wydawcy bardzo na tym zależało. Widzi pan, występuje w tej książce. Van Kort wydaje się naprawdę obojętny wobec tego faktu, mimo że jego portret był ponoć obraźliwy. Nie interesowało mnie jednak zwracanie się do prawników. Gardzę cenzurą. Jak książka spodobała mu się pod względem literackim? To coś. Co na bokow nazywał arcydziełem szaleńca, odpowiada z uśmiechem. Kto wie, może pewnego dnia ktoś zechce to wydać. Z pewnością żartuje. A niby czemu nie miano by tego wydać? pyta Fankort. Sztuka powinna prowokować. Patrząc na sprawę pod tym kątem, bombix mori spełniło swoją funkcję z nawiązką. Zatem dlaczego nie? Pyta literacki punk usadowiony w swojej elżbietańskiej rezydencji. Ze wstępem Michaela Fankorta Podsuwam. Zdarzały się dziwniejsze rzeczy, odpowiada Fankort z uśmiechem. O wiele dziwniejsze. Chryste wszechmogący, mruknął Strajk, rzucając The Times z powrotem na biurko Robin i o mało nie strącając choinki. Zauważyłeś? On twierdzi, że przeczytał Bombik z Mori dopiero w dniu, kiedy znalazłeś zwłoki kłajna. Tak, powiedział Strike. Kłamie, stwierdziła Robin. Myślimy, że kłamie, poprawił ją strajk. Trzymając się postanowienia o nietrwonieniu więcej pieniędzy na taksówki, mimo że wciąż padał śnieg, w zapadającym po popołudniu mroku strajk wsiadł do autobusu numer 29. Autobus jechał na północ, zabierając go w dwudziestominutową podróż po niedawno posypanych piaskiem drogach. Na Hampstead Road wsiadła wymizerowana kobieta z małym, marzącym się chłopcem. Jakiś szósty zmysł podszepnął Strajkowi, że wszyscy troje zmierzają w tym samym kierunku. I tak jak przewidział, wstali i wysiedli na Camden Road obok nagiego skrzydła więzienia Holloway. – Zobaczysz, mamusie – powiedziała kobieta do chłopca, a Strajk domyślił się, że to jej wnuk, mimo że wyglądała na jakieś czterdzieści lat. Więzienie otoczone ogołoconymi z liści drzewami i poboczem pokrytym grubą warstwą śniegu, mogłoby być ceglaną siedzibą Wydziału Uniwersyteckiego, gdyby nie niebiesko-białe urzędowe tabliczki oraz pięciometrowe drzwi, umożliwiające wjazd więziennym ciężarówkom. Strajk dołączył do garstki odwiedzających. Kilkoro z nich przyprowadziło dzieci, które usiłowały robić ślady w nietkniętym śniegu tworzącym zaspy wzdłuż chodnika. Wszyscy ospale szli obok murów w kolorze terakoty, ozdobionych ornamentami z betonu, mijając zawieszone w górze kosze, które w mroźnym grudniowym powietrzu zmieniły się w śnieżne kule. Większość odwiedzających to były kobiety. Strajk wyróżniał się wśród mężczyzn nie tylko posturą, lecz także tym, że nie wyglądał, jakby życie spuściło mu cięgi i wprawiło w stan spokojnego otępienia. Idący przed nim mocno wytatuowany młody mężczyzna w opadających dżinsach chwiał się lekko przy każdym kroku. W seli Oak strajk widywał objawy uszkodzeń neurologicznych, ale domyślił się, że tego rodzaju urazów nie doznaje się pod ostrzałem moździerzy. Tęga funkcjonariuszka służby więziennej, która miała za zadanie sprawdzać dowody tożsamości, przyjrzała się jego prawu jazdy, a potem popatrzyła mu w twarz. Wiem, kim pan jest! powiedziała przeszywając strajka wzrokiem. Zastanawiał się, czy Anstis chciał być informowany o jego ewentualnych wizytach u Leonory. Uznał, że to całkiem możliwe. Specjalnie zjawił się wcześniej, żeby nie tracić ani chwili z przydzielonego mu czasu na spotkanie z klientką. Dzięki tej zapobiegliwości mógł sobie pozwolić na wypicie kawy w poczekalni obsługiwanej przez charytatywną organizację działającą na rzecz dzieci. W pomieszczeniu było jasno i niemal wesoło, a wiele chłopców i dziewczynek witało się z ciężarówkami i misiami jak ze starymi przyjaciółmi. Wymizerowana współpasażerka strajka z autobusu, chuda i obojętna, patrzyła jak towarzyszący jej malec bawi się action manem obok wielkich stóp strajka, traktując je jak olbrzymi pomnik. Tyzyfona, mścicielka zamordowanych. Punktualnie o szóstej wezwano go na salę odwiedzin. Jego kroki odbijały się echem od lśniącej podłogi. Ściany zbudowano z betonowych bloków, ale więźniarki namalowały na nich kolorowe obrazy, starając się za wszelką cenę umilić olbrzymią przestrzeń, która rozbrzmiewała szczękiem metalu i kluczy oraz pomrukiem rozmów. Plastikowe siedzenia przymocowano po obu stronach małego, niskiego, także unieruchomionego stolika żeby zminimalizować kontakt między osadzoną, a odwiedzającym i uniemożliwić przekazanie kontrabandy. Płakało jakieś dziecko. Pod ścianą stały strażniczki. Obserwowały. Strike, który dotąd miał do czynienia wyłącznie z więzionymi mężczyznami, poczuł nietypową dla siebie odrazę do tego miejsca. Dzieci wpatrywały się w wymizerowane matki, w skubaniu i szarpaniu obgryzionych paznokci uwidaczniały się ledwie uchwytne oznaki choroby psychicznej. Ospałe, odurzone lekami kobiety skulone na plastikowych krzesłach zachowywały się zupełnie inaczej niż mężczyźni ze znanych mu zakładów karnych. Drobniutka, krucha Leonora siedziała i czekała. Jego widok wzbudził w niej wzruszającą radość. Miała na sobie własne ubranie, luźną bluzę i spodnie, w których wyglądała jakby się skurczyła. Była u mnie Orlando, powiedziała, miała strasznie czerwone oczy. Domyślił się, że długo płakała. Nie chciała mnie tu zostawić. Wywlekli ją, nie pozwolili mi jej uspokoić. Jeszcze niedawno okazałaby bunt i złość, lecz pobyt w tej instytucji sprawił, że w jej głosie zaczęła pobrzmiewać rozpacz. 48 godzin uświadomiło jej, że straciła wszelką kontrolę i władzę. Leonora. Musimy porozmawiać o tym wyciągu z rachunku karty kredytowej. Nigdy jej nie miałam, powiedziała drżącymi ustami. Zawsze trzymał ją Owen, nie dawał mi jej, chyba że musiałam iść do supermarketu. Zawsze dostawałam od niego gotówkę. Strike pamiętał, że zgłosiła się do niego dlatego, iż zaczęło jej brakować pieniędzy. Zostawiałam wszystkie sprawy finansowe Owenowi. On tak wolał, ale nie miał do tego głowy, nigdy nie sprawdzał rachunków ani wyciągów z banku, po prostu wrzucał je do szuflady. Mówiłam, lepiej je przejrzyj, ktoś mógł cię ocyganić, ale jego to nie obchodziło. Dawał Orlando do rysowania różne szpargały. To dlatego na odwrocie był jej rysunek. Mniejsza o rysunek. Ktoś inny niż ty i Owen musiał mieć dostęp do tej karty kredytowej. Zastanowimy się nad kilkoma osobami, dobrze? W porządku, wymamrotała przestraszona. Elisabeth Tassel nadzorowała remont domu przy Talgard Road, zgadza się? Jak za niego zapłaciliście? Miała duplikat waszej karty? Nie, powiedziała Leonora. Jesteś pewna? Tak, jestem pewna, bo jej to proponowaliśmy, ale ona stwierdziła, że łatwiej będzie to potrącić z następnych tantiem Owena. Niedługo mieli mu je wypłacić. Dobrze się sprzedaje w Finlandii, nie wiem dlaczego, ale podobają im się jego. Nie przychodzi ci do głowy żadna inna okazja. Kiedy Elizabeth Tassel robiła coś w tym domu i miała wizę? Nie, powiedziała Leonora kręcąc głową. Okej. Okay. – odrzekł Strajk. – A pamiętasz może, ale nie spiesz się z odpowiedzią. Czy Owen kiedykolwiek płacił za coś kartą w Roper Chart? Ku jego zdziwieniu odpowiedziała. – Nie do końca w Roper Chart, ale tak. Wszyscy tam byli, ja też. To się stało, bo ja wiem. Za dwa lata temu? Może mniej? Wielkie przyjęcie dla wydawców Dorchester. Posadzili mnie i Owena przy stoliku razem z początkującymi pracownikami. Daniel Chart i Jerry Waldgrave siedzieli gdzieś zupełnie indziej. W każdym razie zorganizowali cichą aukcję. No wiesz, kiedy oferuje się jakąś kwotę za. Tak. "Wiem jak to działa", powiedział Strike, próbując zapanować nad zniecierpliwieniem. Zbierali pieniądze na jakiś szlachetny cel, żeby wyciągać pisarzy z więzienia. Owen zlicytował weekend w hoteliku na wsi. Wygrał, więc musiał podać numer i inne szczegóły swojej karty kredytowej. Były tam takie młode, odpicowane dziewczyny z wydawnictw, przyjmowały zapłatę. Dał kartę jednej z nich, pamiętam, bo był strasznie wkurzony. Powiedziała z cieniem dawnej posępności, i wyłożył osiemset funciaków. Chciał zaszpanować, udawał, że zarabia tyle co inni. Dał kartę kredytową dziewczynie od wydawcy, powtórzył strajk. Przyjęła płatność przy stoliku, czy. Nie mogła uruchomić tej maszynki, powiedziała Leonora. Zabrała kartę, a potem ją przyniosła. Był tam jeszcze ktoś, kogo rozpoznałaś? Michael Fancord ze swoim wydawcą, odrzekła. Siedzieli na drugim końcu sali. To było zanim się przeniósł do Chart. Rozmawiał z Owenem. Mało prawdopodobne, powiedziała. Racja. A co z... Zaczął, ale się zawahał. Nigdy wcześniej nie rozmawiali o Catherine Kent. W każdej chwili mógł dać kartę swojej dziewczynie, prawda? Powiedziała Leonora, jakby czytała w jego myślach. Wiedziałaś o niej? Spytał rzeczowo. Słyszałam coś od policji. Powiedziała Leonora z posępną miną. Zawsze kogoś miał, taki już był. Podrywał je na swoich zajęciach z pisarstwa. Dawniej bardzo słyszyłam mu z tego powodu głowę. Kiedy powiedzieli, że był. kiedy powiedzieli, że był. że był związany? Znowu zaczęła płakać. Wiedziałam, że to musiała zrobić kobieta. On to lubił. To go podniecało. Nie wiedziałaś o Katrin Kent, zanim wspomniała o niej policja? Raz zauważyłam jej imię w sms w jego komórce, ale powiedział, że to nikt ważny, mówił, że to tylko jedna z jego studentek, jak zwykle obiecywał, że nigdy nie zostawi mnie i Orlando. Grzbietem chudej, drżącej dłoni wytarła oczy pod staromodnymi okularami. Więc po raz pierwszy widziałaś Katrin Kent dopiero jak zapukała do twoich drzwi i powiedziała, że umarła jej siostra? To była ona? Spytała Leonora, pociągając nosem i wycierając oczy mankietem. Gruba, nie? W każdej chwili mógł jej dać kartę kredytową, prawda? Mogła mu ją wyjąć z portfela, kiedy spał. Strajk wiedział, że trudno będzie znaleźć i przesłuchać Katrin Kent. Był pewny, że uciekła ze swojego mieszkania, żeby uniknąć zainteresowania prasy. Rzeczy, za które morderca zapłacił kartą, powiedział, zmieniając taktykę, kupiono przez internet. Nie masz w domu komputera, prawda? Owen nigdy ich nie lubił. Wolał swoją starą maszynę do. Robiłaś kiedyś zakupy przez internet? Tak odpowiedziała i trochę stracił rezon. Miał nadzieję, że Leonora jest niemal mitycznym stworzeniem, komputerową dziewicą. Gdzie? U Edny udostępniła mi swój, żeby mogła zamówić zestaw materiałów plastycznych na urodziny Orlando i nie musiała jechać do miasta, powiedziała Leonora. Pomyślał, że wkrótce policja bez wątpienia skonfiskuje i rozpruje komputer dobrodusznej Edny. Przy sąsiednim stoliku kobieta z ogoloną głową i tatuażem na ustach zaczęła krzyczeć na strażniczkę, która ostrzegła ją, żeby nie ruszała się z miejsca. Kiedy więźniarka bluznęła przekleństwami i funkcjonariuszka ruszyła w jej stronę, Leonora skuliła się i przysunęła do strajka. Leonora, jest coś jeszcze, powiedział głośno, kiedy krzyki przy sąsiednim stoliku przeszły w kreszendo. Czy zanim Owen wyszedł 5 listopada, wspominał ci, że zamierza wyjechać zrobić sobie przerwę? Nie, powiedziała. Pewnie, że nie. Udało się przekonać więźniarkę przy sąsiednim stoliku, żeby była ciszej. Odwiedzająca ją kobieta, podobnie wytatuowana i wyglądająca tylko trochę mniej agresywnie, pokazała oddalającej się strażniczce środkowy palec. – Nie przychodzi ci do głowy nic, co powiedział albo zrobił Owen i co mogło sugerować, że zamierza na jakiś czas wyjechać – drążył Strajk, kiedy Leonora wpatrywała się w kobiety przy sąsiednim stoliku wystraszonymi sowimi oczami. – Co? – spytała rozkojarzona. N nie, on nigdy mi nie mówi. Nie mówił. Zawsze po prostu znikał. Jeśli wiedział, że do wyjeżdża, dlaczego się nie pożegnał? Zaczęła płakać, zasłaniając usta chudą dłonią. Co będzie z Dodo, jeśli zatrzymają mnie w więzieniu? Spytała, zanosząc się płaczem, Edna nie może się nią wiecznie opiekować. Nie ma do niej podejścia, zostawiła gdzieś swawolną małpkę, a do zrobiła dla mnie kilka rysunków. Po chwili zakłopotania strajk zorientował się, że Leonora ma na myśli pluszowego orangutana, którego jej córka tuliła podczas jego wizyty w ich domu. Jeśli każą mi tu zostać, wyciągnę cię stąd, powiedział z większą pewnością niż czuł. Uznał, że nie zaszkodzi dać jej coś, czego mogłaby się trzymać, coś, co pomogłoby jej przetrwać następne 24 godziny. Ich czas dobiegł końca. Wyszedł z sali, nie oglądając się za siebie, i zastanawiał się, dlaczego Leonora, przywiędła i zrzędliwa pięćdziesięciolatka, z opóźnioną w rozwoju córką i beznadziejnym życiem, budzi w nim tę zaciekłą determinację, tę furię. Dlatego, że ona tego nie zrobiła, brzmiała prosta odpowiedź. Dlatego, że jest niewinna. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy przez grawerowane, przeszklone drzwi z jego nazwiskiem wpływał strumień klientów. Powody, dla których się do niego zwracano, były zadziwiająco podobne. Ludzie przychodzili dlatego, że potrzebowali szpiega, broni. Środka pozwalającego im zdobyć przewagę albo pozbyć się niewygodnych więzi. Przybywali dlatego, że szukali korzyści, ponieważ czuli, że należy im się zadośćuczynienie albo rekompensata, ponieważ w przytłaczającej liczbie wypadków chcieli więcej pieniędzy. Leonora natomiast chciała, by jej mąż wrócił do domu. Było to proste pragnienie zrodzone ze znużenia. I z miłości, jeśli nie do wiarołomnego męża, to do córki, która za nim tęskniła. Strajk czuł, że za czystość tego dążenia należy jej się od niego to, co najlepsze. Zimne powietrze wokół więzienia miało inny smak. Minęło dużo czasu, odkąd strajk przebywał w otoczeniu, w którym wykonywanie rozkazów jest esencją codziennego życia. Idąc z powrotem w stronę przystanku i opierając się ciężko na lasce, czuł się wolny. Z tyłu autobusu trzy młode, pijane kobiety w opaskach z rogami Renifera śpiewały – They say it's unrealistic, but I believe in you, Saint Nick. – Przeklęte Boże Narodzenie – pomyślał Strike, uświadamiając sobie, że powinien kupić prezenty siostrzeńcom i chrześniakom, mimo że nigdy nie pamiętał, w jakim są wieku. Postękujący autobus jechał przez błoto i śnieg. Rozmazane światełka we wszystkich kolorach mrugały do strajka za zaparowanego okna. Nachmurzony, skupiony na niesprawiedliwości i morderstwie, bez trudu i bez słowa odstraszał każdego, komu mogłoby przyjść do głowy usiąść na miejscu obok niego. Rozdział 40. Ciesz się, żeś bez nazwiska. Nie warto go posiadać. Francis Beaumont i John Fletcher. The false one. Następnego dnia na okna agencji nacierały na zmianę deszcz ze śniegiem, deszcz i śnieg. Około południa zjawił się szef panny Brocklehurst, żeby obejrzeć materiały potwierdzające jej niewierność. Niedługo po tym jak strajk go pożegnał przyszła Caroline Ingalls. Była umęczona, właśnie jechała odebrać dzieci ze szkoły, ale postanowiła dostarczyć strajkowi wizytówkę nowo otwartego klubu dla mężczyzn Golden Lace, którą znalazła w portfelu męża. Obietnica pana Ingelsa, że będzie się trzymał z daleka od tancerek erotycznych, Colgers i striptizerek była warunkiem ich pojednania. Strike zgodził się poobserwować Golden Lace i sprawdzić, czy pan Ingels znowu uległ pokusie. Kiedy Caroline Ingels wyszła, Strajk był już gotowy zabrać się do kanapek czekających na niego na biurku Robin, ale gdy tylko zdążył odgryźć pierwszy kęs, zadzwonił jego telefon. Ciemnowłosa klientka, świadoma tego, że ich zawodowe relacje dobiegają końca, rzucała ostrożność na wiatr i zapraszała strajka na kolację. Strajk miał wrażenie, że zauważył uśmiech na twarzy jedzącej kanapkę Robin, która uparcie wpatrywała się w monitor. Próbował uprzejmie odmówić klientce, na początku wymawiał się ogromem pracy, a w końcu powiedział, że jest z kimś związany. Nigdy mi o tym nie wspominałeś. Odparła z nagłym chłodem. Lubię oddzielać życie prywatne od zawodowego, wyjaśnił. Rozłączyła się w połowie jego uprzejmego pożegnania. Może powinieneś był się z nią umówić, wtrąciła niewinnie Robin, żebyśmy mieli pewność, że zapłaci rachunek. Zapłaci do cholery, warknął strajk, nadrabiając stracony czas wepchnięciem do ust połowy kanapki. Zawibrował telefon. Strike jęknął i spojrzał na wyświetlacz, żeby zobaczyć kto przysłał SMS-a. Ścisnęło go w żołądku. "Leonora?" spytała Robin, widząc jego żednącą minę. Strike zaprzeczył ruchem głowy z ustami wypełnionymi kanapką. Wiadomość składała się z dwóch słów: "Było twoje". Od rozstania z Charlotte nie zmienił numeru. Kiedy znają go setki osób, z którymi kontaktujesz się na gruncie zawodowym, za dużo z tym kłopotu. Użyła go po raz pierwszy od ośmiu miesięcy. Strike przypomniał sobie ostrzeżenie Dave'a Polwortha. lepiej uważaj, Didi. Wypatruj na horyzoncie, czy przypadkiem nie galopuje z powrotem. Nie zdziwiłbym się, gdyby dała nogę. Pamiętał, że jest trzeci grudnia. Jutro miała wziąć ślub. Po raz pierwszy, odkąd kupił komórkę, żałował, że nie pokazuje ona, gdzie jest nadawca SMS-a. Czy wysłała tę wiadomość z pieprzonego zamku de Croix w przerwie między sprawdzaniem kanapeczek i kwiatów w kaplicy? A może stała na rogu Denmark Street, obserwując jego agencję jak Pippa Midgley? Ucieczka z tak wspaniałego, nagłośnionego ślubu byłaby szczytowym osiągnięciem Charlotte, ukoronowaniem jej dokonań w dziedzinie chaosu i zamętu. Strajk włożył komórkę z powrotem do kieszeni i zabrał się do drugiej kanapki. Robin, domyślając się, że nie ma szans na odkrycie, dlaczego jej szef tak spochmurniał, zmiała puste opakowanie po chipsach, wyrzuciła do kosza i powiedziała y, – Dziś jesteś umówiony z bratem, prawda? – Co? – Jesteś umówiony z bratem. – A, tak – powiedział. – Tak. – W River Cafe? – No. – Było. Twoje. Dlaczego? Spytała Robin. Moje. Jasne. Cholera, jeśli w ogóle istniało. Co? Powtórzył strajk z mglistym wrażeniem, że Robin go o coś spytała. Dobrze się czujesz? Tak, w porządku. Powiedział biorąc się w garść. O co pytałaś? Dlaczego wybierasz się do River Cafe? – To strzał w ciemno – powiedział Strajk, sięgając po swoją paczkę chipsów. – Ale chcę porozmawiać z kimś, kto był przy kłótni Quina Stassel. Próbuję ustalić, czy ją zainscenizował, czy już wcześniej zaplanował zniknięcie. – Masz nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto tam pracował tego wieczoru? – powiedziała Robin z wyraźnym powątpiewaniem. – Dlatego zabieram ze sobą Ala – wyjaśnił Strike. On zna wszystkich kelnerów we wszystkich eleganckich restauracjach w Londynie – Podobnie jak pozostałe dzieci mojego ojca. Kiedy skończył jeść, zaniósł kawę do gabinetu i zamknął drzwi. Okno znowu muskał deszcz ze śniegiem. Strajk nie zdołał się powstrzymać i spojrzał na zamarzniętą ulicę, prawie oczekując, mając nadzieję, że ją tam zobaczy. Długie, czarne włosy smagające doskonałą bladą twarz. Zielono-orzechowe, nakrapiane i wpatrzone w niego błagalnie oczy. Na ulicy nie było jednak nikogo, oprócz obcych ludzi opatulonych dla ochrony przed nieprzejednaną pogodą. Kompletnie mu odbiło. Ona wyjechała do Szkocji i tak było znacznie, znacznie lepiej. Później, kiedy Robin poszła do domu, ubrał się we włoski garnitur, który dostał od Charlotte ponad rok temu, kiedy jedli kolację w tej samej restauracji, świętując jego trzydzieste piąte urodziny. Włożył płaszcz, zamknął drzwi mieszkania i w mrozie ruszył w stronę stacji metra, podpierając się laską. Z każdego mijanego po drodze okna atakowało go Boże Narodzenie. Roziskrzone światełka, sterty nowych przedmiotów, zabawek i gadżetów, sztuczny śnieg na szybach oraz rozmaite przedbożonarodzeniowe plakaty, informujące o wyprzedaży, tworzyły smutny obrazek w odmętach recesji. W metrze w piątkowy wieczór spotkał przedświątecznych imprezowiczów. Dziewczyny w śmiesznie malutkich, połyskliwych sukienkach ryzykowały hipotermię dla obciskiwania się z idealnym chłopakiem. Strajk był znużony i przybity. Droga z Hammersmith była dłuższa niż mu się wydawało. Idąc po Fulham Palace Road uświadomił sobie, że jest bardzo blisko domu Elizabeth Tassel, Prawdopodobnie zaproponowała restaurację oddaloną od domu Kwajnów w Ladbroke Grove, kierując się swoją wygodą. Dziesięć minut później, Strike skręcił w prawo i ruszył w ciemności po pustych, wypełnionych echem ulicach ku Thames Wharf. Jego oddech unosił się dymnymi obłokami. Ogródek nad rzeką, w którym latem było pełno klientów przy stolikach przykrytych białymi obrusami, przysłaniała teraz gruba warstwa śniegu. Tamiza połyskiwała w ciemności za bladym dywanem, zimna jak żelazo i złowroga. Strike skręcił w stronę zaadaptowanego magazynu z cegły i natychmiast otoczyły go światło, ciepło i gwar. Tuż za drzwiami stał Al. Opierał się o bar, trzymając łokieć na jego lśniącej stalowej powierzchni, pochłonięty przyjacielską rozmową z barmanem. Mierzył ledwie 1,75 m, mało jak na dziecko rugbyego i trochę za dużo ważył. My się brązowe włosy zaczesał gładko do tyłu, miał wąską szczękę matki, ale odziedziczył lekkiego Zeza rozbieżnego, który dodawał przystojnej twarzy Ragbiego atrakcyjnej osobliwości, a Ala nieodwołalnie naznaczał jako syna swojego ojca. Na widok strajka, Al wydał z siebie okrzyk powitania, doskoczył do brata i go uściskał. Strajk prawie nie zareagował, gdyż utrudniały mu to laska i płaszcz, który właśnie próbował zdjąć. Al odsunął się, Wyglądał na zakłopotanego. Jak leci, brachu? Używał śmiesznych anglicyzmów, a jego akcent był dziwną środkowo-atlantycką hybrydą, świadczącą o latach spędzonych między Europą a Ameryką. Nieźle, powiedział strajk. A tobie? No, też nieźle, powtórzył za nim Al. Nieźle, mogło być gorzej. Przesadnie wzruszył ramionami w typowo francuski sposób. Al kształcił się w Le Rose, międzynarodowej szkole z internatem w Szwajcarii. I jego język ciała wciąż nosił ślady poznanych tam kontynentalnych manier. Pod jego reakcją kryło się jednak coś jeszcze. Strajk wyczuwał to, ilekroć się spotykali. Poczucie winy. Gotowość do obrony, do stawienia czoła oskarżeniom, że w porównaniu ze starszym bratem miał miłe i łatwe życie. Czego się napijesz? spytał Al. Piwa? Może masz ochotę na Peroni. Usiedli obok siebie w tłoku przy barze, naprzeciwko szklanych półek z butelkami i czekali na stolik. Spoglądając na podłużną, wypełnioną ludźmi restaurację ze stalowym sufitem w stylizowane fale, błękitnym dywanem i umieszczonym na końcu kominkiem na drewno, przypominającym olbrzymi ul, Strike zauważył słynnego rzeźbiarza, sławną architektkę i co najmniej jednego sławnego aktora. Słyszałem o twoim rozstaniu z Charlotte powiedział Al. Szkoda! Strike zastanawiał się, czy Al i Charlotte mają wspólnych znajomych. Jego przyrodni brat obracał się wśród bogaczy, do których z całą pewnością mógł należeć także przyszły wicehrabia de Croix. No cóż, powiedział strajk, wzruszając ramionami, tak jest lepiej. Siedział z Charlotte w tej cudownej restauracji nad rzeką i cieszył się ich, jak się okazało, ostatnim wspólnym szczęśliwym wieczorem. Minęły cztery miesiące, zanim ich związek rozpadł się z hukiem. Cztery miesiące wyczerpującej agresji i udręki. Było twoje. Ładna, młoda kobieta, z którą Al przywitał się po imieniu, zaprowadziła ich do stolika. Równie atrakcyjny młody mężczyzna podał im menu. Strajk czekał, aż Al zamówi wino, a kelnerzy się oddalą i dopiero potem wyjaśnił, dlaczego chciał się spotkać właśnie w tym miejscu. Dokładnie cztery tygodnie temu, powiedział, pisarz. Owen Quine pokłócił się tutaj ze swoją agentką. Wszystko wskazuje na to, że widziała to cała restauracja. Wybiegł na ulicę, a wkrótce, prawdopodobnie w ciągu kilku dni, a może nawet jeszcze tego samego wieczoru. Został zamordowany, dokończył Al, który słuchał strajka z otwartymi ustami. Czytałem o tym w gazecie. Znalazłeś zwłoki. Jego ton zdradzał pragnienie szczegółów, ale strajk postanowił to zignorować. Możliwe, że niczego się tutaj nie dowiem, ale... Przecież to zrobiła jego żona? przerwał mu zdziwiony Al. Aresztowali ją. Jego żona jest niewinna, powiedział strajk, skupiając się na papierowym menu. Już wcześniej zauważył, że Al, otoczony niezliczonymi, niezgodnymi z prawdą doniesieniami prasowymi na temat jego ojca i rodziny, nigdy nie rozszerzył zdrowej nieufności na brytyjskie dziennikarstwo zajmujące się innymi tematami. W szkole Ala były dwa kampusy, zajęcia letnie odbywały się nad jeziorem genewskim, a zimowe w kształt. Po południami jeżdżono na nartach i łyżwach. Al dorastał, oddychając niebotycznie drogim górskim powietrzem, w cieplarnianych warunkach, wśród dzieci innych celebrytów. Odległe powarkiwania brukowców były jedynie pomrukiem w tle jego życia. W każdym razie tak strajk zinterpretował te nieliczne wspomnienia z młodości, którymi Al się z nim podzielił. Żona jest niewinna? Powtórzył Al, kiedy strajk podniósł głowę. Zgadza się. A rany, znowu dasz popis jak przy Luli Landry? spytał Al z szerokim uśmiechem, który dodawał uroku lekkiemu bałaganowi w jego oczach. Taki mam plan, powiedział strajk. Ch chcesz, żebym wybadał personel? spytał Al. Właśnie, przyznał strajk. Radość, jaką najwyraźniej wzbudziła w alu szansa wyświadczenia bratu przysługi, rozbawiła i wzruszyła strajka. — Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Spróbuję znaleźć kogoś odpowiedniego. Eee, — Gdzie poszła Lulu? — spryciara z niej. Kiedy złożyli zamówienie, Al poszedł do toalety, żeby rozejrzeć się w poszukiwaniu bystrej Lulu. Strike siedział sam, pijąc zamówione przez Ala tinianello i obserwując kucharzy w białych fartuchach pracujących w otwartej kuchni. Byli młodzi, wykwalifikowani i skuteczni. Płomienie strzelały w górę, noże połyskiwały, ciężkie żelazne patelnie przesuwano tu i tam. Nie jest głupi, pomyślał strajk o bracie, patrząc, jak Al lawiruje między stolikami i prowadzi do niego ciemnowłosą dziewczynę w białym fartuszku. On po prostu. To jest Lulu, powiedział Al, siadając z powrotem. Była tu tego wieczoru? Pamiętasz te kłótnie spytał strajk natychmiast, skupiając się na dziewczynie, która była zbyt zajęta, żeby usiąść, ale z nieśmiałym uśmiechem przystanęła obok stolika. O, tak, powiedziała. Była naprawdę głośna. Cała restauracja zamarła. Pamiętasz, jak wyglądał ten człowiek? Spytał strajk, chcąc ustalić, czy mówią o tej samej kłótni. Gruby koleś w kapeluszu, odrzekła. Wydzierał się na siwą kobietę. Tak, naprawdę się pożarli. E, przepraszam, muszę już. I zniknęła, żeby przyjąć zamówienie przy innym stoliku. Złapiemy ją w drodze powrotnej, zapewnił Al. A przy okazji, e, Edi przesyła pozdrowienia. Żałuję, że nie może tu z nami być. Co u niego? Spytał Strike, udając zainteresowanie. O ile Al wykazywał chęć zaprzyjaźnienia się, o tyle jego młodszy brat Eddy sprawiał wrażenie obojętnego. Miał 24 lata i śpiewał we własnym zespole. Strike nigdy nie słyszał żadnej jego piosenki. Wspaniale, powiedział Al. Zapadło milczenie. Podano przystawki i jedli je w ciszy. Strajk wiedział, że Al doskonale zdał międzynarodową maturę. Pewnego wieczoru w wojskowym namiocie w Afganistanie widział w internecie zdjęcie osiemnastoletniego Ala w kremowej marynarce z herbem na kieszonce. Jego brat miał wtedy długie, opadające na boki włosy, które złociście połyskiwały w jasnym genewskim słońcu. Rugby obejmował go ramieniem i promieniał ojcowską dumą. Zdjęcie było warte opublikowania, gdyż Rugby nigdy wcześniej nie pozował w garniturze i krawacie. – Witaj, Ol – powiedział znajomy głos. Ku swojemu zdumieniu, Strajk zobaczył stojącego obok Daniela Czarda, o kulach. W jego łysej głowie odbijały się subtelne plamki połyskujące w stalowych falach na suficie. Wydawca w ciemnoczerwonej rozpiętej pod szyją koszuli i szarym garniturze wyglądał elegancko w tym dość awangardowym tłumie. O, powiedział Al i Strajk domyślił się, że jego brat usiłuje sobie przypomnieć Czarda. E, cześć, Don Czort, przedstawił się wydawca. Poznaliśmy się, kiedy rozmawiałem z twoim ojcem o jego autobiografii. A tak, powiedział Al wstając i ściskając Czardowi dłoń. E, to mój brat, Cormoran. Nawet jeśli Strike był zdziwiony, że czart zagaduje ala, jego zaskoczenie było niczym w porównaniu z szokiem malującym się na twarzy czarda. Twój yy, brat? Przyrodni, wyjaśnił strajk w głębi ducha rozbawiony wyraźną konsternacją czarda. Jak to możliwe, że detektyw do wynajęcia był spokrewniony z księciem Playboyem? Wysiłek, jaki musiał podjąć Chart, żeby podejść do syna potencjalnie lukratywnego autora, najwyraźniej pochłonął całą energię wydawcy, gdyż zapadła krępująca cisza. Z nogą już lepiej, spytał Strike. O tak, powiedział Chart. O wiele, no cóż, nie będę nie będę panom przeszkadzał. Odszedł zręcznie kuśtykając między stolikami i wrócił na miejsce, gdzie strike nie mógł go już obserwować. Strike i Al usiedli z powrotem. Detektyw myślał o tym, jaki mały jest Londyn, gdy już osiągnie się pewną wysokość i zostawi na dole tych wszystkich, którzy nie są w stanie z łatwością zdobyć stolika w najlepszych restauracjach i klubach. — Nie mogłem sobie przypomnieć, kto to taki — wyznał z zawstydzeniem Al. — Myśli o tym, żeby napisać autobiografię? Spytał Strike. Nigdy nie nazywał rugbygo tatą, ale w obecności Al'a starał się nie mówić o nim rugby. Tak, powiedział Al, proponują mu duże pieniądze. Nie wiem, czy zdecyduje się na tego gościa, czy na kogoś innego. Pewnie ktoś napisze to za niego. Przez chwilę Strike zastanawiał się, jak rugby potraktowałby w takiej książce przypadkowe poczęcie i kontrowersyjne narodziny swojego najstarszego syna. Może w ogóle by o nim nie wspomniał? A strajkowi byłoby to zdecydowanie na rękę. Wiesz, nadal chciałby się z tobą spotkać, powiedział Al z miną kogoś, kto musiał się zebrać na odwagę, żeby to zrobić. Jest naprawdę dumny. Przeczytał wszystko o sprawie Landry. Tak? Spytał strajk, rozglądając się po restauracji w poszukiwaniu kelnerki Lulu, która zapamiętała Kłajna. Tak, potwierdził Al. Więc mówisz, że rozmawia z wydawcami. Zainteresował się strajk. Pomyślał o Catherine Kent i o samym Kłajnie. Jedno nie mogło znaleźć wydawcy, drugiego straciło. A podstarzała gwiazda Roka mogła przebierać w ofertach. Y, tak, coś w tym rodzaju, powiedział Al. Nie wiem, czy się zdecyduje. Tego czarda ktoś mu polecił. Kto? Michael Fancourt, powiedział Al, wycierając kawałkiem chleba talerz po Rizotto. Rugbizna Fancourta? Spytał strajk, zapominając o swoim postanowieniu. Tak, powiedział Ale, lekko marszcząc brwi. Po chwili dodał: Co tu dużo mówić? Tata zna wszystkich. Strajkowi przypomniały się słowa Elisabeth Tassel. Myślała, że wszyscy wiedzą. Dlaczego już nie reprezentuje Fancorda? Ta sytuacja była jednak inna. Dla Ala wszyscy oznaczali wszystkich, którzy są kimś bogatych, sławnych, wpływowych. Biedni frajerzy kupujący płyty jego ojca byli nikim, tak samo jak strajk, dopóki nagle nie zdobył rozgłosu, łapiąc mordercę. Kiedy Fancourt polecił Roper Chard Rock? Kiedy polecił mu czarda? spytał strajk. Nie wiem, kilka miesięcy temu, powiedział z wahaniem Al. Wspomniał tacie, że właśnie sam się tam przeniósł. Pół miliona zaliczki. Nieźle odrzekł strajk. Mówił tacie, żeby oglądał wiadomości. Był pewny, że po jego przenosinach wokół Roper Chart zrobi się szub. W zasięgu wzroku znowu pojawiła się kelnerka Lulu. Al jeszcze raz do niej skinął. Podeszła z umęczoną miną. — Daj mi dziesięć minut — powiedziała. — I będziemy mogli porozmawiać. — Tylko daj mi dziesięć minut. Kiedy strajk kończył jeść wieprzowinę, Al spytał go o pracę. Szczere zainteresowanie brata zaskoczyło Cormorena. — Tęsknisz za wojskiem? — Spytał Al. Czasami, przyznał strajk. A ty co ostatnio porabiasz? Miał lekkie poczucie winy, że jeszcze się tym nie zainteresował. Po zastanowieniu uświadomił sobie, że w zasadzie nie wie jak ani czy w ogóle ale zarabia na utrzymanie. Możliwe, że rozkręcę biznes z przyjacielem, powiedział Al. Zatem nie pracuję, pomyślał strajk. Usługi na indywidualne zamówienie, branża rekreacyjna. Mruknął Al. Super, powiedział Strike. No będzie super, jeśli cokolwiek z tego wyjdzie odrzekł Al. Nastąpiła chwila milczenia. Strike rozglądał się za Lulu, gdyż siedział tu wyłącznie ze względu na nią. Ona jednak zniknęła mu z oczu i prawdopodobnie była bardziej zajęta niż Al kiedykolwiek w życiu. Ty przynajmniej jesteś wiarygodny powiedział Al. Hm? zdziwił się Strike. Do wszystkiego doszedłeś sam, prawda? spytał Al. Co? Strajk uświadomił sobie, że przy stoliku nastąpił jednostronny kryzys. Al spoglądał na niego z zaczepną i zarazem zazdrosną miną. N no tak, przyznał, wzruszając wielkimi ramionami. Nie udało mu się wymyślić żadnej bardziej rozbudowanej odpowiedzi, która nie wyrażałaby wyższości ani pretensji, a poza tym nie chciał zachęcać ala do czegoś, co wyglądało na próbę rozpoczęcia najintymniejszej rozmowy, jaką kiedykolwiek zdołali przeprowadzić. Z nas wszystkich tylko ty jeden go nie używasz, powiedział Al. Zresztą chyba i tak nie pomogłoby ci w wojsku, prawda? Nie było sensu udawać, że nie wie o czym mowa. Pewnie nie, przyznał strajk i rzeczywiście przy tych rzadkich okazjach, kiedy jego pochodzenie zwracało uwagę innych żołnierzy, spotykał się jedynie z niedowierzaniem, zwłaszcza, że w ogóle nie był podobny do Ragbiego. Pomyślał jednak cierpko o swoim mieszkaniu w tę lodowatą zimną noc. O dwóch i pół zagraconych pokojach, źle dopasowanych szybach w oknach, Al miał spędzić wieczór w Mayfair, w należącym do ojca domu ze służbą. Pokazanie bratu realiów niezależności, zanim za bardzo ją wyidealizuje, mogło być zbawienne. Pewnie myślisz, że to tylko cholerne biadolenie i użalanie się nad sobą spytał ostro Al. Strike widział w internecie zdjęcie Ala z rozdania dyplomów zaledwie godzinę przed przesłuchaniem zdruzgotanego dziewiętnastoletniego szeregowca, który przez przypadek postrzelił najlepszego przyjaciela z pistoletu maszynowego w klatkę piersiową i szyję. Każdy ma prawo biadolić, powiedział Strike. Al wyglądał tak, jakby zamierzał się obrazić, jednak po chwili się uśmiechnął. Nagle stanęła obok nich Lulu, trzymając kieliszek z wodą. Zanim usiadła przy stoliku, jedną ręką zręcznie zdjęła fartuszek. — Okej, mam pięć minut — powiedziała do Strajka bez wstępów. — Ale mówi, że chcesz się czegoś dowiedzieć o tym stukniętym pisarzu. — Tak — powiedział Strajk natychmiast się skupiając. — Dlaczego mówisz, że był stuknięty? — Delektował się tym — powiedziała sącząc wodę. — Delektował się? — Sceną, którą tu zrobił. — Wrzeszczał i przeklinał, ale od razu było widać, że robi to na pokaz. Chciał, żeby wszyscy go słyszeli, potrzebował publiczności. Kiepski był z niego aktor. Pamiętasz, co krzyczał? spytał Strajk, wyjmując notes. Al przyglądał się z przejęciem. Miał dużo do powiedzenia. Nazwał tę kobietę suką, oskarżył ją o kłamstwo, oświadczył, że ją pieprzy i że wyda książkę sam. Ale dobrze się przy tym bawił, zaznaczyła. To była udawana wściekłość. A Elis, e, ta kobieta... O, ona była wściekła jak cholera, odrzekła wesoło Lulu. Nie udawała. Im bardziej on skakał, wymachiwał rękami i krzyczał, tym bardziej robiła się czerwona. Trzęsła się ze złości, ledwo nad sobą panowała. Wspomniała coś o wplątywaniu w to tej cholernej kretynki i chyba właśnie wtedy on wybiegł na ulicę, zostawiając ją z rachunkiem. Wszyscy się na nią gapili, wyglądała na zażenowaną. Było mi jej strasznie żal. Próbowała go gonić. Nie zapłaciła, potem chwilę siedziała w toalecie, zastanawiałam się, czy przypadkiem tam nie płacze. Później wyszła. Bardzo mi pomogłaś, powiedział Strike. Pamiętasz jeszcze coś z tego, co do siebie mówili? Yy, tak, odrzekła. On krzyknął wszystko przez fankorta i jego pieprzonego sflaczałego kutasa. Strike i Alf patrywali się w nią bez słowa. Wszystko przez fankorta i jego pieprzonego sflaczałego kutasa. Powtórzył w końcu strajk. No, potwierdziła Lulu. Po tym tekście w całej restauracji zrobiło się cicho. Nic dziwnego, skwitował Al i zachichotał. Próbowała go uciszyć, była strasznie rozsierdzona, ale on nie chciał o tym słyszeć. Delektował się zainteresowaniem, brał je za dobrą monetę. Słuchajcie, muszę już iść, powiedziała Lulu. Przykro mi, wstała i zawiązała fartuszek. Do zobaczenia, Al. Nie wiedziała, jak strajk ma na imię, ale uśmiechnęła się do niego, wracając do swojej krzątaniny. Łysa głowa Daniela Czarda ponownie ukazała się nad tłumem gości. Właśnie wychodził otoczony grupką eleganckich ludzi w zbliżonym do niego wieku. Rozmawiali i potakiwali sobie nawzajem. Strajk odprowadzał ich wzrokiem, ale myślami był gdzie indziej. Nawet nie zauważył, jak zabrano mu pusty talerz. Wszystko przez fankorta i jego pieprzonego, zwlaczałego kutasa. Dziwne. Nie mogę się pozbyć tej cholernej, szalonej myśli, że Owen zrobił to sobie sam. Że to zaaranżował. Wszystko w porządku, brachu? spytał Al. Liścik z buziakiem. Zemsta za nas oboje. Tak, powiedział strajk. Mnóstwo krwi i nieprzeniknionego symbolizmu. Hmm. Wystarczyło połechtać jego próżność i można go było nakłonić do wszystkiego. Dwóch hermafrodytów, dwa zakrwawione worki. Nazywał mnie piękną, zagubioną duszą. Jedwabnik jest metaforą pisarza, który musi przejść męki, żeby stworzyć dobre dzieło jak obracana zakrętka znajdująca gwint, nagle mnóstwo niepowiązanych faktów, wirujących w umyśle strajka trafiło na swoje miejsce, właściwe ponad wszelką wątpliwość i niepodważalne. Obracał swoją teorię na wszystkie strony, była doskonała, zgrabna i mocna. Problem polegał na tym, że jeszcze nie wiedział, jak ją udowodnić. Rozdział 41. Sądzisz zatem, że myśli me to szaleństwa miłości? Nie. To miecze wykute w kuźni plutona. Robert Green Orlando Furioso. Nazajutrz Strajk wstał wcześnie rano po nocy wypełnionej niespokojnym snem. Był zmęczony, sfrustrowany i podenerwowany. Zarówno przed wzięciem prysznica, jak i po ubraniu się sprawdził, czy nie przyszły żadne SMSy, a potem zszedł na dół do pustej agencji poirytowany, że w sobotę nie ma robin. Jej nieobecność niesłusznie wydała mu się oznaką jej braku zaangażowania. Tego ranka jej opinia bardzo by mu się przydała. Po objawieniu z poprzedniego dnia chciał mieć towarzystwo. Pomyślał, czyby do niej nie zadzwonić, ale powiedzenie jej wszystkiego podczas spotkania twarzą w twarz dałoby mu nieskończenie większą satysfakcję niż zrobienie tego przez telefon, zwłaszcza gdyby rozmowie przysłuchiwał się Matthew. Strajk zaparzył sobie herbatę, ale wystygła kiedy ślęczał nad aktami kłajna. W ciszy pęczniało jego poczucie bezradności. Ciągle spoglądał na komórkę. Chciał coś zrobić, lecz brak oficjalnego statusu zupełnie mu to uniemożliwiał. Nie miał prawa przeszukiwać prywatnych posesji i zmuszać świadków do współpracy. Do poniedziałkowej rozmowy z Michaelem Van Cortem nie mógł zrobić nic. Chyba że. Czy powinien był zadzwonić do Anstisa i wyłożyć mu swoją teorię? Strike zmarszczył brwi, przeczesując grubymi palcami gęste włosy i wyobrażając sobie protekcjonalną reakcję Anstisa. Nie miał dosłownie ani strzępka dowodu wszystko to były wyłącznie domysły. Ale mam rację, stwierdził Strike z odruchową arogancją, a on jest popieprzony. Anstisowi brakowało zarówno inteligencji, jak i wyobraźni, żeby docenić teorię wyjaśniającą każdą osobliwość tego morderstwa, która jednak wydałaby mu się niewiarygodna w porównaniu z łatwym rozwiązaniem, najeżonym niespójnościami i pytaniami bez odpowiedzi, składającymi się na oskarżenie Leonory. Wyjaśnij, zażądał Strajk od wyimaginowanego Anstisa, dlaczego kobieta wystarczająco bystra, żeby niepostrzeżenie i bez śladu wynieść jego wnętrzności, miałaby być na tyle głupia, żeby zamówić sznury i burkę, płacąc własną kartą kredytową. Wyjaśnij, dlaczego matka nie mająca krewnych, przejmująca się wyłącznie dobrem córki, miałaby ryzykować dożywocie. Wyjaśnij, dlaczego po latach noszenia niewierności i erotycznych dziwactw kłajna w imię jedności rodziny nagle postanowiła go zabić. Na to ostatnie pytanie Anstis mógł mieć sensowną odpowiedź. Quine był o krok od opuszczenia rodziny i odejścia do Catherine Kent. Pisarz miał dobre ubezpieczenie na życie. Może Leonora uznała, że woli finansowe bezpieczeństwo jako wdowa, niż niepewną egzystencję na skraju ubóstwa, podczas gdy jej nieodpowiedzialny były mąż będzie trwonił pieniądze na drugą żonę. Ława przysięgłych uwierzyłaby w tę wersję wypadków. Zwłaszcza gdyby Catherine Kent stawiła się w sądzie i potwierdziła, że Quine obiecał się z nią ożenić. Strajgo bawiał się, że przekreślił swoje szanse z Katrin Kent, zjawiając się bez zapowiedzi przed jej drzwiami. Patrząc z perspektywy czasu, był to nieudolny, niewłaściwy ruch. Wystraszył ją, wyłaniając się z ciemności na jej balkonie i bardzo ułatwił zadanie Pippie Midgley, która z pewnością odmalowała go jako złego pachołka Leonory. Powinien był działać z finezją, Zdobyć jej zaufanie, tak jak zdobył zaufanie asystentki Lorda Parkera, żeby móc wyrwać jej wyznania niczym zęby pod znieczuleniem stroskliwości i współczucia, zamiast nachodzić ją jak komornik. Znowu spojrzał na komórkę. Nie było nowych SMS-ów. Zerknął na zegarek. Ledwie minęło w pół do dziesiątej. Poczuł, że wbrew woli nie skupia się na tym, na czym powinien, na mordercy Kłajna i na tym, co należało zrobić, żeby go aresztowano – Lecz na XVII-wiecznej kaplicy w zamku de Croix. Pewnie właśnie się ubiera. Bez wątpienia w suknię ślubną za tysiące funtów. Wyobraził ją sobie nagą przed lustrem malującą twarz. Setki razy obserwował, jak to robiła. Trzymała pędzle do makijażu przed lustrami toaletek w domu i w hotelach. Tak doskonale świadoma pożądania, jakie budzi, że robiła to prawie bez skrępowania. Czy kiedy płynęły minuty, Charlotte spoglądała na telefon, teraz, gdy do krótkiego spaceru nawą zostało już tak niewiele czasu, gdy zaczynał jej się kojarzyć z przejściem po trapie, czy wciąż czekała, miała nadzieję, że strajk odpowie na jej wczorajszą dwuwyrazową wiadomość? A gdyby teraz jej odpowiedział? Co musiałby zrobić, żeby ją skłonić do odwrócenia się od ślubnej sukni? Wyobrażał sobie tę suknię wiszącą niczym duch w kącie jej pokoju. Włożenia dżinsów, wrzucenia paru rzeczy do torby i wymknięcia się tylnymi drzwiami. Wsiadłaby do samochodu, ułożyła stopy płasko na podłodze i ruszyła na południe do mężczyzny, który zawsze oznaczał dla niej ucieczkę. — Pieprzyć to, mruknął Strajk. Wstał, wsadził komórkę do kieszeni. Wypił resztkę zimnej herbaty i włożył płaszcz. Jedynym lekarstwem było jakieś zajęcie. Ze wszystkich narkotyków zawsze najbardziej lubił działanie. Był jednak pewny, że Catherine Kent, wytropiona przez dziennikarzy, przeniosła się do przyjaciółki. I mimo, że już raz popełnił błąd, zjawiając się na jej progu bez zapowiedzi, znowu pojechał do Clem Atley Court, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia. Nikt nie otworzył drzwi. Światła były pogaszone i w środku panowała cisza. Na ceglanym balkonie hulał lodowaty wiatr. Kiedy Strike zawrócił, pojawiła się sąsiadka z niezadowoloną miną. Tym razem była jednak spragniona rozmowy. Ty jechała se. Pan z gazety? Tak, skłamał Strike, gdyż widział, że perspektywa spotkania z dziennikarzem budzi entuzjazm kobiety i nie chciał, żeby Kent dowiedziała się o jego ponownej wizycie. Aleście nawypisywali, powiedziała kobieta ze słabo ukrywaną złośliwą satysfakcją. Mówicie o niej takie rzeczy. Nie ma jej, poszła se. Nie wie pani, kiedy wróci? Nie, powiedziała sąsiadka z żalem. Przez rzadkie siwe włosy po mocnej, trwałej ondulacji prześwitywała różowa skóra na głowie. Ale jak się znowu pokaże, zaproponowała, mogłabym do pana przekręcić. – Bardzo by mi pani pomogła – powiedział Strike. Nie mógł jej dać wizytówki, gdyż upłynęło trochę za mało czasu, odkąd jego nazwisko podawali w gazetach. Wyrwał kartkę z notesu, zapisał swój numer i wręczył ją kobiecie razem z dwudziestofuntowym banknotem. – Dzięki – powiedziała rzeczowym tonem. – No, to na razie. Schodząc na dół, minął kota. Był pewny, że to ten sam, któremu Catherine Kent wymierzyła kopniaka. Zwierzę obserwowało go ze znużeniem, ale i z wyższością. Tym razem na dole nie zastał z chłopaków. Dzień był zbyt zimny, jeśli nie miało się do ubrania niczego cieplejszego niż sportowa bluza. Kuśtykanie po śliskim, szarym śniegu wymagało wysiłku, który pomógł strajkowi oderwać myśli od innych spraw, gdyż detektyw nie do końca wiedział, czy analizuje kolejnych podejrzanych ze względu na Leonorę, czy na Charlotte. Niech ta druga dalej sunie ku więzieniu, które sama sobie wybrała. Nie zamierzał dzwonić, nie zamierzał pisać. Kiedy dotarł do metra, wyjął telefon i zadzwonił do Jerry'ego Waldgrave'a. Był przekonany, że redaktor ma potrzebne informacje, które przed chwilą objawienia w River Cafe nie wydawały się jeszcze potrzebne. Waldgrave jednak nie odebrał. Strike wcale się nie zdziwił. Waldgrave'owi rozpadało się małżeństwo, jego kariera dobiegała końca i musiał się martwić o córkę. Po co miałby jeszcze odbierać telefony od detektywa? Po co miałby komplikować sobie życie, które i bez tego było wystarczająco skomplikowane? Zimno, nieodbierane telefony, pogrążone w ciszy mieszkania z zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj strajk nie mógł zrobić nic więcej. Kupił gazetę i poszedł do Tottenham, gdzie usadowił się pod jedną z namalowanych przez wiktoriańskiego scenografa ponętnych kobiet, pląsających z kwiatami powtykanymi w cieniutkie, udrapowane szaty. Dziś strajk miał dziwne wrażenie, jakby siedział w poczekalni i umilał sobie czas. Wspomnienia niczym, szrapnele na zawsze wbite w jego umysł, skażone tym, co przyszło później. Słowa miłości i wiecznego oddania, chwile największego szczęścia, kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Jego umysł wciąż oddalał się od czytanych artykułów. Dlaczego się na to godzisz? spytała go kiedyś rozzłoszczona Lucy. Dlaczego? Dlatego, że jest piękna? A on odpowiedział: To pomaga. Oczywiście oczekiwała, że zaprzeczy. Kobiety poświęcały mnóstwo czasu, żeby pięknie wyglądać, ale nie należało w ich obecności przyznawać, że uroda ma znaczenie. Charlotte naprawdę była piękna. Była najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widział. I jej wygląd nigdy nie przestawał go zdumiewać. Podobnie jak wdzięczność, którą wywoływał, i duma, którą w nim budził. Miłość, powiedział Michael Fancourt, to złudzenie. Strajk przewrócił stronę ze zdjęciem nachmurzonej twarzy ministra skarbu, wcale jej nie widząc. Czy wyobrażał sobie w Charlotte coś, czego nigdy nie miała? Czy wynajdował dla niej zalety, żeby dodać blasku jej oszałamiającej urodzie? Kiedy ją poznał, miał dziewiętnaście lat. Teraz, gdy siedział w tym pubie z dobrymi dwunastoma kilogramami nadwagi i bez połowy nogi, wydawało mu się, że to niewiarygodnie mało. Może rzeczywiście stworzył Charlotte zgodnie ze swoim wyobrażeniem, które istniało tylko w jego zauroczonym umyśle. Ale co z tego? Kochał także prawdziwą Charlotte, kobietę, która rozbierała się przed nim do naga, pytając ostro, czy nadal będzie ją kochał, mimo że zrobi to, wyzna mu tamto, będzie go traktowała w taki sposób. Aż w końcu przekroczyła granicę. Piękno, wściekłość i łzy przestały wystarczać, żeby go przy niej zatrzymać więc uciekła w ramiona innego mężczyzny. I może właśnie to jest miłość, pomyślał, sprzymierzając się z Michaelem Van Cortem przeciwko niewidocznej i pełnej dezaprobaty Robin, która z jakiegoś powodu zdawała się go oceniać, kiedy siedział, pił Dumbara i udawał, że czyta o najgorszej zimie w dziejach. Ty i Matthew. Strike to widział, nawet jeśli ona tego nie widziała. Warunkiem bycia z Matthew, było niebycie sobą. Czy istnieli ludzie widzący swoich partnerów takimi, jacy byli naprawdę? W wiecznej paradzie podmiejskiego konformizmu, którą wydawało się małżeństwo Lucy i Grega? w nużących odmianach zdrady i rozczarowania kierujących do jego drzwi nieprzerwany potok klientów? W świadomie ślepym oddaniu Leonory Quine człowiekowi, którego wszystkie wady usprawiedliwiało się tym, że jest pisarzem? Albo w uwielbieniu dla bohatera, którym Katrin Kent i Pippa Midgley obdarzyły tego samego głupca, związanego jak indyk i wypatroszonego Strike wpędzał się w przygnębienie Był już w połowie trzeciego kufla Kiedy zastanawiał się nad kupnem czwartego, jego położona wyświetlaczem do dołu komórka zawibrowała na stoliku Powoli pił piwo, a pub wokół niego wypełniał się ludźmi Patrzył na telefon i zakładał się sam ze sobą. Jest przed kaplicą i daje mi ostatnią szansę, żebym ją powstrzymał. A może już to zrobiła i chce mnie powiadomić? Dopił piwo i odwrócił komórkę na drugą stronę. Pogratuluj mi, pani Ross. Przez kilka sekund wpatrywał się w te słowa, a potem włożył telefon do kieszeni. Wstał, wsunął gazetę pod ramię i ruszył do domu. Kiedy podpierając się laską wracał na Denmark Street, przypomniały mu się słowa z jego ulubionej książki, od bardzo dawna nieczytanej, pogrzebanej na dnie kartonu z dobytkiem na klatce schodowej. Difficile est longum subito deponere amorem, difficile est verum hoc qua lubet efficias. Trudno jest tak od razu starą miłość zdusić. Trudno, lecz w jakiś sposób to uczynić musisz. Zniknął niepokój, który towarzyszył mu cały dzień. Strajk poczuł głód i potrzebę relaksu. O trzeciej arsenal grał z Fulhamem. Miał akurat tyle czasu, żeby przed rozpoczęciem meczu przygotować sobie późny lunch. A potem pomyślał, mógłby wpaść do Nin Lassels. Nie miał ochoty spędzać tej nocy sam. Rozdział 42. Mateusz. Przypadkowa zabawka. Weredyk, która przedrzeźnia małpę Ben Johnson, każdy w swoim humorze. Tłumaczenie Juliusz Kydryński. W poniedziałek rano Robin dotarła do pracy zmęczona i wycieńczona jak po ciężkiej bitwie, ale dumna z siebie. Przez większość weekendu rozmawiała z Matthew o swojej pracy. Pod pewnymi względami czuła się dziwnie, myśląc tak po dziewięciu wspólnie spędzonych latach była to najgłębsza i najpoważniejsza rozmowa, jaką kiedykolwiek przeprowadzili. Dlaczego tak długo wstrzymywała się z wyznaniem, że jej potajemne zainteresowanie pracą detektywa zrodziło się na długo, zanim poznała kormorena strajka? Matthew wydawał się zdumiony, kiedy w końcu wyjawiła, że już jako nastolatka marzyła o pracy związanej z tropieniem przestępców. To ostatnia rzecz, jaka przyszłaby mi do głowy, wymamrotał Matthew i zamilkł w pół zdania, ale Robin czuła, że nawiązuje w ten sposób do jej odejścia ze studiów. Po prostu nigdy nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, wyznała. Myślałam, że będziesz się śmiał. W każdym razie zostałam nie ze względu na kormorena albo na coś związanego z nim, jako. jako człowiekiem. O mało nie powiedziała z nim jako mężczyzną, ale w ostatniej chwili ugryzła się w język. Chodziło o mnie. To jest coś, co chcę robić. Uwielbiam to. A teraz kormoren mówi, że będzie mnie szkolił. Zawsze o tym marzyłam, Mat. Dyskusja trwała przez całą niedzielę. Zbity z tropu Matthew początkowo był niewzruszony niczym głaz. Jak często będziesz pracowała w weekendy? spytał podejrzliwie. Nie wiem, gdy będzie trzeba. Matt, uwielbiam te prace, nie rozumiesz? Nie chcę dłużej udawać, po prostu pragnę to robić i byłabym ci wdzięczna za wsparcie. W końcu ją objął i się zgodził. Próbowała nie cieszyć się z tego, że właśnie umarła mu matka. Nie mogła się jednak pozbyć wrażenia, że wskutek straty stał się trochę bardziej podatny na perswazję niż dotychczas. Robin nie mogła się doczekać, kiedy powie strajkowi o tym dojrzałym postępie, jaki dokonał się w jej związku, lecz kiedy przyszła do pracy, nie było go w agencji. Na jej biurku, obok maleńkiej, obwieszonej łańcuchami choinki, leżała krótka wiadomość napisana jego charakterystycznym, trudnym do rozczytania pismem: zabrakło mleka. Wyszedłem na śniadanie, potem idę do Hamleys, żeby zdążyć przed tłumami. P.S. Wiem, kto zabił Quyna. Robin wydała z siebie zduszony okrzyk. Chwyciła telefon i zadzwoniła do strajka na komórkę, lecz numer był zajęty. Hamleys otwierano dopiero o dziesiątej, ale Robin uznała, że nie wytrzyma aż tak długo. Czytając i sortując korespondencję raz po raz wciskała przycisk ponownego wybierania, ale strajk ciągle z kimś rozmawiał. Z telefonem przyciśniętym do ucha otworzyła maile. Minęło pół godziny, potem godzina, a numer strajka wciąż rozbrzmiewał sygnałem zajętej linii. Zaczęło ją to denerwować. Przypuszczała, że uknął to specjalnie, żeby trzymać ją w niepewności. O wpół do 11 ciche brzdąknięcie komputera oznajmiło przyjście maila od nieznanego nadawcy z adresu klodia który nie przysłał niczego z wyjątkiem załącznika opatrzonego nazwą: Do Twojej Wiadomości. Robin odruchowo kliknęła na załącznik, wciąż wsłuchując się w sygnał zajętej linii. Wielkie czarno-białe zdjęcie rozrosło się, wypełniając monitor komputera. Tło było surowe. Zachmurzone niebo i stary budynek z kamienia. Wszyscy na zdjęciu byli nieostrzy, oprócz panny młodej, która odwróciła się i patrzyła prosto w obiektyw. Miała na sobie długą, prostą, obcisłą, białą suknię i sięgający do ziemi welon przymocowany cienką opaską z brylantami. Jej czarne włosy unosiły się na mocnym wietrze niczym fałdy tiulu. Za jedną rękę trzymała ją rozmazana, chyba roześmiana postać w jaskółce, lecz kobieta miała minę niepodobną do miny żadnej panny młodej, jaką Robin kiedykolwiek widziała. Wyglądała na załamaną, osamotnioną, znękaną. Patrzyła Robin prosto w oczy, jakby tylko one dwie były przyjaciółkami, jakby tylko Robin mogła ją zrozumieć. Robin opuściła komórkę, którą trzymała przy uchu i patrzyła na zdjęcie. Już kiedyś widziała tę wyjątkowo piękną twarz. Raz rozmawiała z tą kobietą przez telefon. Robin przypomniała sobie niski, atrakcyjnie zachrypnięty głos. Rozpoznała Charlotte, byłą narzeczoną Strajka, kobietę, którą kiedyś widziała uciekającą z tego budynku. Była taka piękna. Robin poczuła się dziwnie zawstydzona wyglądem tej kobiety i zatrowożona jej głębokim smutkiem. Szesnaście lat z przerwami ze strajkiem. Ze strajkiem, z fryzurą przypominającą włosy łonowe, z bokserskim profilem i połową nogi. Nie żeby to miało jakieś znaczenie, upomniała się Robin patrząc jak urzeczona na tę niezrównaną, oszałamiającą smutną pannę młodą. Otworzyły się drzwi. Strajk nagle stanął obok z dwiema reklamówkami zabawek i Robin, która nie słyszała, jak jej szef wchodzi po schodach, podskoczyła na krześle, jakby przyłapał ją na podkradaniu pieniędzy z kasetki. Dzień dobry, powiedział. Pospiesznie sięgnęła po myszkę, próbując zamknąć zdjęcie, zanim on je zobaczy, ale jej gwałtowne starania o ukrycie tego, co właśnie oglądała, niechybnie skierowały jego wzrok ku ekranowi. Zawstydzona Robin zamarła. Przysłała to kilka minut temu. Kiedy otwierałam, nie wiedziałam, co jest w środku. Przykro mi. Strajk przez kilka sekund wpatrywał się w zdjęcie, a potem się odwrócił i postawił torby z zabawkami na podłodze obok biurka. Po prostu je usuń, powiedział. Nie wydawał się zasmucony ani zły, tylko stanowczy. Robin zawahała się, a potem zamknęła plik, usunęła wiadomość i opróżniła kosz. Dzięki, powiedział prostując się i dając do zrozumienia swoim zachowaniem, że nie będzie dyskusji na temat ślubnego zdjęcia Charlotte. Mam w komórce ze 30 nieodebranych połączeń z twojego numeru. A czego się spodziewałeś? ożywiła się Robin. Ten twój liścik napisałeś, że musiałem odebrać telefon od ciotki powiedział Strike. Przez godzinę i dziesięć minut słuchałem o dolegliwościach wszystkich mieszkańców St. Mouse, tylko dlatego, że wyraziłem chęć przyjechania do domu na święta. Roześmiał się na widok jej ledwie tłumionej frustracji. W porządku, musimy działać szybko. Właśnie sobie uświadomiłem, że jest coś, co moglibyśmy zrobić dziś rano przed moim spotkaniem z Van Kortem. Nie zdejmując płaszcza usiadł na kanapie obitej sztuczną skórą i mówił przez bite dziesięć minut, szczegółowo wykładając Robin swoją teorię. Kiedy skończył, zapadło długie milczenie. Gdy Robin wpatrywała się w strajka, z niemal zupełnym niedowierzaniem w jej umyśle pojawił się mglisty, mistyczny wizerunek anioła w kościele w masam. Z którym fragmentem masz problem? spytał uprzejmie strajk. Eee. Już uzgodniliśmy, że zniknięcie Kłaina mogło wcale nie być spontaniczne, prawda? Zaczął strajk. Jeśli dodasz do tego materac w domu przy Talgarth Road, wygodne rozwiązanie w budynku nieużywanym od dwudziestu pięciu lat, to że tydzień przed zaginięciem Kłain powiedział gościowi w księgarni o planowanym urlopie. I kupił sobie coś do czytania. I to, że według kelnerki z River Cafe, kiedy Quine krzyczał na tassel, tak naprawdę wcale nie był wściekły. Że dobrze się przy tym bawił. To chyba możemy wysunąć hipotezę o upozorowanym zniknięciu. W porządku, odparła. Ta część teorii strajka wydawała jej się najmniej dziwaczna. Nie wiedziała, jak mu powiedzieć, że cała reszta brzmi zupełnie niewiarygodnie, ale nagła potrzeba szukania dziury w całym skłoniła ją do spytania: myślisz, że nie powiedziałby o swoich planach, Leonorze? Oczywiście, że nie. Ta kobieta nie potrafiłaby udawać, nawet gdyby od tego zależało jej życie. Chciał, żeby się martwiła, żeby była przekonująca, kiedy będzie mówiła ludziom o jego zaginięciu. Liczył, że mogłaby zaangażować policję, narobić zamieszania u wydawcy, zasiać panikę. Przecież nigdy wcześniej tego nie robiła. Powiedziała Robin. Ciągle gdzieś znikał i nikt się tym nie przejmował. Chyba nawet on musiał zdawać sobie sprawę, że nie zdobędzie wielkiego rozgłosu tylko dlatego, że uciekł i schował się w swoim starym domu. Tylko, że tym razem zostawił książkę, która, jego zdaniem, miała już wkrótce być na ustach całego literackiego Londynu, prawda? wzbudził nią największe zainteresowanie, jakie zdołał, kłócąc się ze swoją agentką na środku zatłoczonej restauracji i grożąc przy ludziach, że opublikuje tekst na własną rękę. Wraca do domu, inscenizuje głośne wyjście z udziałem Leonory i wymyka się na Talgarth Road. Wieczorem bez zastanowienia wpuszcza wspólnika, przekonany, że realizują ten sam cel. Po długim milczeniu Robin zebrała się na odwagę, ponieważ nie przywykła do kwestionowania wniosków strajka, które z tego, co zdążyła zauważyć, jeszcze nigdy nie okazały się błędne, i powiedziała, ale nie masz najmniejszego dowodu na to, że ktoś naprawdę mu pomagał, nie wspominając o tym, że. No, wiesz, to wszystko jest tylko Twoją. opinią. Zaczął powtarzać argumenty, które już przedstawił, ale uniosła dłoń, żeby go powstrzymać. Usłyszałam to już za pierwszym razem, ale wnioskujesz na podstawie tego, czego dowiedziałeś się od ludzi. Nie ma żadnego dowodu rzeczowego. Oczywiście, że jest, odrzekł strajk. Bombix mori. Ale to nie. To największy dowód, jaki mamy. Przecież sam zawsze mi powtarzasz środki i sprzyjające okoliczności, zaczęła Robin. Sam zawsze mówisz, że motyw nie. Nie powiedziałem słowa na temat motywu, zaznaczył strajk. Tak się składa, że nie wiem, jaki był motyw, choć mam kilka pomysłów. A jeśli potrzebujesz więcej dowodów rzeczowych, właśnie teraz możesz mi pomóc zdobyć jeden z nich. Spojrzała na niego podejrzliwie. Odkąd zaczęła dla niego pracować, jeszcze nigdy nie prosił jej o zdobycie dowodu. – Muszę porozmawiać z Orlando Quine – wyjaśnił, podźwigając się z kanapy. – Nie chcę tego robić sam. Ona jest… no wiesz, trudna. Nie podoba jej się moja fryzura. Chwilowo mieszka u sąsiadki w Grove, więc lepiej ruszajmy w drogę. – To ta opóźniona w rozwoju córka Quine'ów? – spytała zdumiona Robin. – Tak – powiedział Strike – ma taką pluszową małpkę zawieszoną na szyi. Właśnie widziałem mnóstwo takich maskotek w Hamleys. Tak naprawdę to schowki na piżamy. Nazywają je swawolnymi małpkami. Robin wpatrywała się w szefa, jakby zaczęła się obawiać o jego zdrowie psychiczne. Kiedy ją poznałem, miała tę małpkę na szyi i ciągle coś wyjmowała nie wiadomo skąd. Rysunki, kredki i kartkę zwędzoną ze stołu w kuchni. Właśnie zdałem sobie sprawę, że wyciągała to wszystko z takiego schowka. Podkrada ludziom różne rzeczy, ciągnął strajk. A kiedy jej ojciec żył, bez przerwy bywała w jego gabinecie, dawał jej kartki do rysowania. Masz nadzieję, że nosi w schowku na piżamy dowód obciążający mordercę jej ojca. Nie, ale chyba są spore szanse, że zakładając się do gabinetu kłajna zabrała jakiś fragment bombik smori. Albo że dostała od ojca kartkę z urywkiem wczesnej wersji, żeby rysować na odwrocie. Szukam skrawków papieru z notatkami, kilku wyrzuconych akapitów, czegokolwiek. Eee, słuchaj. Wiem, że to strzał w ciemno, dodał Strajk, właściwie interpretując minę robin. Ale nie możemy wejść do gabinetu Kłajna. Zresztą policja już tam wszystko przetrząsnęła i niczego nie znalazła. Założę się, że notesy i wersje robocze, które zabrał ze sobą kłan, zostały zniszczone. Swawolna małpka to ostatnie miejsce jakie przychodzi mi do głowy i spojrzał na zegarek nie mamy za dużo czasu jeśli zamierzamy dotrzeć do Ladbroke Grove i wrócić przed moim spotkaniem z Van a to mi przypomina że wyszedł z agencji Robin usłyszała jak idzie na górę i pomyślała że pewnie chce coś zabrać z mieszkania ale odgłosy krzątaniny podpowiedziały jej, że przetrząsa pudła ze swoim dobytkiem na klatce schodowej. Kiedy wrócił, trzymał pudełko z lateksowymi rękawiczkami, najwyraźniej zwędzonymi przed odejściem z wydziału do spraw specjalnych. Oraz przezroczysty foliowy woreczek, takiej samej wielkości jak torebki, zapewniane przez linie lotnicze na przybory toaletowe. Jest jeszcze jeden ważny dowód rzeczowy, który chciałbym zdobyć. Powiedział Strike, wyjmując parę rękawiczek i podając ją z kołowanej Robin. Pomyślałem, że mogłabyś spróbować go poszukać po południu, kiedy będę rozmawiał z Fancortem. W kilku zwięzłych słowach wyłuszczył, co powinna przynieść i dlaczego. Właściwie nie był zaskoczony, kiedy jego wyjaśnienia wywołały zdumienie i ciszę. Żartujesz, powiedziała Robin słabym głosem. Nie bezwiednie zbliżyła jedną dłoń do ust. To nie będzie niebezpieczne, zapewnił ją Strike. Martwi mnie coś innego. Kormorento, to przerażające naprawdę mówisz poważnie? Gdybyś widziała Leonore Quine w Holloway, nie zadawałabyś tego pytania, odrzekł ponuro. Będziemy musieli się wykazać cholernie wielkim sprytem, żeby ją stamtąd wyciągnąć. Sprytem? Pomyślała wciąż zdeprymowana Robin, stojąc z plastikowymi rękawiczkami bezwładnie zwisającymi z dłoni. Propozycje strajka dotyczące planów na ten dzień wydawały się szalone, dziwaczne i w wypadku ostatniej z nich odrażające. Słuchaj, zaczął z nagłą powagą. Nie wiem, co jeszcze mogę ci powiedzieć, poza tym, że to czuję. Czuje to nosem robin. Za tym wszystkim czai się ktoś obłąkany, cholernie groźny, ale skuteczny. Grając na narcyzmie tego durnia kłajna, skłonił go do zrobienia dokładnie tego, czego od niego chciał. I nie tylko ja tak uważam. Strike rzucił robin płaszcz, a gdy go wkładała, wsunął woreczki na dowody rzeczowe do swojej wewnętrznej kieszeni. Ciągle od kogoś słyszę, że w tej książce maczał palce ktoś jeszcze. Chard mówi, że Waldgrave, Waldgrave, że Tassel. Pippa Midgley jest zagłupia, żeby zinterpretować coś, co ma pod nosem, a Christian Fisher, no cóż, ma szerszą perspektywę, bo nie występuje w książce. Powiedział Strike. Odgadł to, nawet nie zdając sobie sprawy. Robin, która usiłowała nadążyć za biegiem myśli strajka i była sceptycznie nastawiona do elementów, które zrozumiała, ruszyła za nim po metalowych schodach i wyszli na zimną ulicę. To morderstwo, powiedział strajk, zapalając papierosa, kiedy maszerowali razem po Denmark Street, było planowane od miesięcy, jeśli nie od lat. Jak się nad tym zastanowić, plan był genialny, ale niestety przekombinowany i to pogrąży sprawcę. Nie da się skomponować morderstwa jak powieści. W prawdziwym życiu zawsze są jakieś luźne wątki. Strike czuł, że nie przekonuje Robin, ale się tym nie przejmował. Zdarzało mu się już pracować z niedowierzającymi podwładnymi. Zeszli razem do metra i wsiedli do pociągu linii centralnej. Co kupiłeś siostrzeńcom? spytała Robin po długim milczeniu. Kamuflaże i pistolety zabawkowe powiedział strajk, który dokonał takiego wyboru wyłącznie po to, żeby zdenerwować szwagra. A Timothy'emu Anstisowi cholernie duży bębenek. Będzie umilał rodzicom święta od piątej rano. Mimo obaw związanych ze śledztwem, Robin parsknęła śmiechem. Cichy rząd domów, z którego miesiąc wcześniej uciekł Owen Quine, podobnie jak resztę Londynu pokrywała warstwa śniegu. Nieskazitelna i jasna na dachach, oraz brudno szara pod nogami. Kiedy przechodzili obok pubu, szczęśliwy Inuita uśmiechał się z szyldu niczym bóstwo rządzące tą zimową ulicą. Przed domem Kleinów stał teraz inny policjant. Przy krawężniku zaparkowano białą półciężarówkę z otwartymi drzwiami. Przekopują ogródek w poszukiwaniu flaków mruknął strajk do Robin, kiedy podeszli i zobaczyli łopaty leżące na podłodze pojazdu. Nie poszczęściło im się na Macking Marshes i w rabatkach Leonory też im się nie poszczęści. To ty tak twierdzisz powiedziała Robin z ciszonym głosem, trochę onieśmielona obecnością gapiącego się na nich całkiem przystojnego policjanta. A ty dzisiaj po południu pomożesz mi dowieść, że mam rację, odrzekł szeptem strajk. Dzień dobry zawołał do czujnego funkcjonariusza, lecz ten nie odpowiedział. Strajk wydawał się zelektryzowany swoją szaloną teorią. Robin pomyślała, że jeśli istnieje jakaś maleńka szansa, iż jej szef ma rację, to wypatroszone zwłoki nie są jedyną groteskową cechą tego morderstwa. Ruszyli ścieżką prowadzącą do drzwi sąsiedniego domu i znaleźli się w odległości kilku kroków od policjanta. Strike zadzwonił do drzwi, które po chwili otworzyły się, ukazując niską, wystraszoną kobietę po sześćdziesiątce, ubraną w podomkę i kapcie oprzyte wełnianą nicią. Pani Edna? spytał strajk. Tak! powiedziała nieśmiało, spoglądając na niego. Kiedy strajk przedstawił siebie i Robin. Twarz Edny rozluźniła się i zagościł na niej wyraz wzruszającej ulgi. Och, to pan, tyle o panu słyszałam. Pomaga pan Leonorze, wyciągnie ją pan z więzienia, prawda? Robin była doskonale świadoma bliskości przystojnego policjanta, który przysłuchiwał się temu z odległości kilku kroków. Zapraszam do środka, zapraszam! powiedziała Edna, odsuwając się na bok i entuzjastycznie kiwając dłonią. Pani. E, przepraszam, nie wiem jak ma pani na nazwisko, zaczął strajk, wycierając buty w wycieraczkę. W domu Edny było ciepło, czysto i o wiele przytulniej niż u Kłajnów, choć rozkład pomieszczeń był identyczny. Proszę mi mówić, Edna, powiedziała, rozpromieniając się. Dziękuję, Edna. E, wiesz, powinnaś żądać pokazania dowodu tożsamości, zanim wpuścisz kogoś do domu. Och. Odrzekła zarumieniona kobieta. Leonora wszystko mi o tobie opowiedziała. Mimo to strajk nalegał, żeby spojrzała na jego prawo jazdy i dopiero potem poszedł za nią korytarzem do niebiesko-białej kuchni o wiele jaśniejszej niż kuchnia Leonory. Jest na górze, powiedziała Edna, kiedy strajk wyjaśnił, że przyszli porozmawiać z Orlando. Ma kiepski dzień. Napijecie się kawy? Krzątając się i wyjmując kubki, bez przerwy wylewała z siebie potoki nagromadzonych słów w sposób typowy dla zestresowanych, samotnych ludzi. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko temu, że u mnie mieszka. Biedactwo, ale. bezradnie wodziła wzrokiem od strajka do robin, aż w końcu wykrztusiła. Ale jak długo jeszcze? Widzicie! Oni nie mają rodziny. Wczoraj zajrzała do niej pracownica opieki społecznej. Powiedziała, że jeśli nie będę mogła jej zatrzymać, zabiorą ją do jakiegoś domu opieki czy gdzieś. Mówiłam jej, że nie mogą tego zrobić Orlando, że one zawsze były razem, ona i jej mama, że może u mnie zostać, ale w. Edna spojrzała na sufit. Ona jest teraz bardzo niespokojna, bardzo smutna. Po prostu chce, żeby jej mama wróciła do domu. I co mam jej powiedzieć? Przecież nie powiem prawdy. A tam, kawałek dalej przekopują cały ogródek, wykopali już pana kubkę. Zdechłego kota. Mruknął cicho strajk do Robin, a łzy za okularami Edny napęczniały i potoczyły się po okrągłych policzkach. Biedactwo, powtórzyła. Kiedy podała Strajkowi i Robin kawę, poszła na górę po Orlando. Minęło dziesięć minut, zanim zdołała namówić dziewczynę do zejścia na dół. Kiedy Orlando w końcu się zjawiła, ubrana w brudny dres i z posępną miną, Strajka ucieszyła swawolna małpka w jej ramionach. – On się nazywa tak jak olbrzym! – oznajmiła Orlando wszystkim zebranym w kuchni na widok Strajka. To prawda, potwierdził Strike, kiwając głową. Dobra pamięć! Orlando wślizgnęła się na krzesło, które wyciągnęła dla niej Edna. Wciąż mocno tuliła swojego orangutana. Jestem Robin, powiedziała Robin, uśmiechając się do niej. Jak ptak! odrzekła natychmiast Orlando. Dodo to też ptak. Tak ją nazywali rodzice, wyjaśniła Edna. Obie jesteśmy ptakami. Powiedziała Robin. Orlando spojrzała na nią, a potem wstała i bez słowa wyszła z kuchni. Edna głęboko westchnęła. Nerwuje się z byle powodu. Nigdy nie wiadomo co. Orlando wróciła jednak z kredkami i blokiem rysunkowym na spirali. Strike był pewny, że kupiła go Edna, żeby zrobić Orlando przyjemność. Dziewczyna usiadła przy stole w kuchni i uroczo, szczerze uśmiechnęła się do Robin. Którą z jakiegoś powodu to zasmuciło. Narysuję ci rudzika, oznajmiła Orlando. Wspaniale, powiedziała Robin. Orlando wzięła się do pracy, przygryzając wysunięty język. Robin bez słowa patrzyła, jak powstaje rysunek. A strike czując, że jego asystentce już udało się nawiązać z Orlando lepszy kontakt niż jemu, zjadł zaproponowanego przez Ednę herbatnika z czekoladą i gawędził z nią o śniegu. W końcu Orlando skończyła rysować, wyrwała kartkę z bloku i podsunęła ją Robin. Piękny, powiedziała Robin z szerokim uśmiechem. Chciałabym narysować dodo, ale nie potrafię. Strike wiedział, że to kłamstwo. Robin rysowała doskonale, widział jej obrazki, które powstawały w chwilach zamyślenia. Dam ci coś w zamian. Pogmerała w torebce, obserwowana w skupieniu przez Orlando. I w końcu wyjęła małe, okrągłe lusterko do makijażu ozdobione z tyłu stylizowanym różowym ptakiem. Jest, powiedziała Robin. Popatrz, to flaming. Też ptak. Możesz go zatrzymać. Orlando z rozdziawionymi ustami wzięła prezent i wpatrywała się w niego. Podziękuj pani, przypomniała jej Edna. Dziękuję, powiedziała Orlando i wsunęła lusterko do schowka na piżamy. — To torebka? — spytała Robin z wielkim zainteresowaniem. — Moja małpka — powiedziała Orlando, mocniej przytulając orangutana. — Tatuś mi ją dał. Mój tatuś umarł. — Przykro mi to słyszeć. Odrzekła cicho Robin, żałując, że do jej umysłu od razu wkradł się obraz zwłok kłajna, torsu pustego jak schowek na piżamy. Strajk ukradkiem zerknął na zegarek. Zbliżała się pora spotkania z Van Fankortem. Robin wypiła trochę kawy i spytała: Trzymasz w tej małpce swoje rzeczy? Masz ładne włosy, oznajmiła Orlando, lśniące i żółte. Dziękuję. – powiedziała Robin. – Przechowujesz tam jeszcze inne rysunki? Orlando pokiwała głową. – Mogę herbatnika? – spytała Edna. – Pokażesz mi je? – odezwała się Robin, kiedy Orlando zaczęła chrupać. Po krótkiej chwili namysłu dziewczyna otworzyła swojego orangutana. Zobaczyli plik pogniecionych rysunków, Zbieraninę kartek różnej wielkości i w różnych kolorach. Z początku ani Strike, ani Robin nie przewracali ich na drugą stronę i tylko głośno podziwiali dzieła rozłożone przez Orlando na stole. Robin spytała o jaskrawą rozgwiazdę i tańczące aniołki narysowane kredką i mazakiem. Rozkoszując się ich podziwem, Orlando sięgnęła głębiej do schowka po swoje narzędzia pracy. Wyjęła zużytą kasetę do maszyny do pisania. Okrągłą i szarą, z cienką taśmą noszącą odwrócone ślady wystukanych kiedyś słów. Strajk oparł się pokusie, żeby natychmiast ją pochwycić, kiedy znikała za puszką kolorowych kredek i pudełkiem miętówek, ale cały czas miał ją na oku. Orlando położyła na stole rysunek motyla, spod którego przebijały ślady czyjegoś niechlujnego pisma. Orlando zachęcona przez Robin wyjmowała kolejne przedmioty. Arkusz z naklejkami, kartkę ze wzgórz Mendip, okrągły magnes na lodówkę z napisem Uważaj, możesz skończyć w mojej powieści. Na końcu pokazała im trzy kserokopie na papierze lepszej jakości, dwie próbne odbitki ilustracji do książki i makietę okładki. Tatuś mi je dał w pracy, powiedziała Orlando. Danu czar mnie dotknął, kiedy chciała mnie wziąć, dodała, pokazując na kolorowe zdjęcie, które Strajk od razu poznał. Przedstawiało kangurzycę Kailę, która uwielbiała skakać. Orlando dorysowała Kaili kapelusz i torebkę i pokolorowała jaskrawymi mazakami szrafowany rysunek przedstawiający księżniczkę rozmawiającą z żabą. Edna, zachwycona tym, że Orlando tak się rozgadała, zaparzyła jeszcze kawę. Robin i Strajk świadomi upływu czasu, ale nie chcący doprowadzać do awantury, która zakończyłaby się zabraniem przez Orlando wszystkich skarbów, gawędzili i oglądali kartki na stole. Ilekroć Robin uznała, że coś może się przydać, podsuwała to Strajkowi. Na odwrocie rysunku przedstawiającego motyla znajdowała się nabazgrana lista imion i nazwisk. Sam Breville, Eddie Boyne, Edward Baskinville, Steven Brooke? Kartkę ze wzgórz Mendip nadano w lipcu i opatrzono krótką wiadomością. Pogoda wspaniała, hotel rozczarowujący. Mam nadzieję, że pisanie książki idzie dobrze. V? Poza tym nie było śladu odręcznego pisma. Strike pamiętał kilka rysunków Orlando z poprzedniej wizyty. Jeden powstał na odwrocie dziecięcego menu z restauracji, inny na rachunku kłajnów za gaz. No, lepiej już pójdziemy, powiedział strajk i całkiem nieźle udając żal opróżnił kubek z kawą. Z pozornym roztargnieniem wciąż trzymał w dłoni kopię projektu okładki pod złowrogimi skałami gazeli pęgeli. Przemoczona kobieta leżała na wznak na kamienistym dnie stromej, otoczonej urwiskami jaskini, a na jej pierś padał cień mężczyzny. Orlando dorysowała grubą czarną kreską ryby w spienionej niebieskiej wodzie. Zużyta kaseta do maszyny do pisania leżała pod tym rysunkiem, wsunięta tam przez strajka. Nie chcę, żebyś już szła, powiedziała Orlando do Robin. Nagle zrobiła się spięta i płaczliwa. Było cudownie, prawda? Odrzekła Robin. Na pewno jeszcze się spotkamy. Ty zatrzymasz lusterko z flamingiem, ja mam rysunek rudzika. Orlando zaczęła jednak płakać i tupać, nie chciała znów kogoś żegnać. Pod osłoną coraz większego zamieszania strajk gładko zawinął kasetę do maszyny do pisania w ksero projektu okładki pod złowrogimi skałami i wsunął ją do kieszeni, nie zostawiając odcisków palców. Pięć minut później wyszli na ulicę. Robin była trochę roztrzęsiona, bo kiedy szła korytarzem, Orlando płakała i próbowała ją zatrzymać. Edna musiała siłą powstrzymać Orlando przed pójściem za nimi. Biedna dziewczyna, powiedziała cicho Robin, żeby gapiący się na nich policjant nie usłyszał. Boże, to było okropne. Ale się opłaciło, odparł strajk. Masz te taśmy do maszyny do pisania? Tak, powiedział, spoglądając przez ramię, żeby sprawdzić, czy policjant już ich nie widzi i dopiero potem wyjął kasetę zawiniętą w okładkę gazeli. A następnie włożył ją do foliowego woreczka. Mam coś jeszcze. Naprawdę? spytała zaskoczona Robin. To może być trop, powiedział. Albo i nie. Znowu spojrzał na zegarek i przyspieszył kroku, krzywiąc się kiedy kolano boleśnie zaprotestowało. Muszę się pospieszyć, jeśli nie chcę się spóźnić na spotkanie z Kortem. Kiedy dwadzieścia minut później siedzieli w zatłoczonym wagonie metra, wiozącym ich z powrotem do centrum Londynu, Strike spytał: Wiesz, co masz zrobić dziś po południu? Doskonale, odparła Robin z nutą rezerwy. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest najprzyjemniejsze zadanie na świecie. Nie to mnie gryzie. I jak już mówiłem, nie powinno być niebezpieczne ciągnął szykując się do wstania, gdyż zbliżali się do Tottenham Court Road. Ale coś wzbudziło jego wątpliwość i czoło między jego krzaczastymi brwiami lekko się zmarszczyło. Twoje włosy, powiedział. Coś z nimi nie tak? Spytała Robin, nieśmiało podnosząc dłoń w stronę głowy. Zapadają w pamięć, wyjaśnił. Nie masz przypadkiem czapki? M mogłabym mogłabym kupić, powiedziała, czując dziwne skrępowanie. — Zapłać pieniędzmi z kasetki — polecił. — Ostrożności nigdy za wiele. Rozdział 43. Hola, jakaż piramida próżności stoczyła się tutaj. William Shakespeare, Tymon z Aten. Tłumaczenie Edward Lubowski Strajk przeszedł po zatłoczonej Oxford Street, wypełnionej dźwiękiem kolęd i sezonowych piosenek pop puszczanych z płyt, po czym skręcił w lewo w spokojniejszą, węższą Dean Street. Nie było tam żadnych sklepów, a tylko ściśnięte razem i przypominające bloki budynki z różnymi fasadami, białymi, czerwonymi i burymi, prowadzącymi do biur, barów, pubów i restauracji typu bistro. Strajk przystanął, żeby pracownicy jednej z nich mogli przenieść kartony z winem z samochodu dostawczego do drzwi kuchni. Tutaj, w Soho, gdzie spotykały się światy artystów, speców od reklamy i wydawców, Boże Narodzenie było sprawą subtelniejszą. Nigdzie nie widziało się tego wyraźniej niż w Groucho Club. Był to szary, wręcz nijaki budynek z oknami w czarnych ramach i sztucznie kształtowanymi roślinkami na zwyczajnych wypukłych balkonach. Jego prestiż brał się nie z fasady, lecz stąd, że do tego zamkniętego klubu dla kreatywnych artystów wpuszczano stosunkowo niewiele osób. Strajk wkuśtykał do środka i znalazł się w małym holu. W czym mogę pomóc? spytała uprzejmie dziewczyna za kontuarem. Przyszedłem na spotkanie z Michaelem Van Cortem. A tak, pan Strick? We własnej osobie powiedział Strike. Pokierowano go przez długą salę barową ze skórzanymi fotelami zapełnionymi klientelą popijającą w porze lunchu, a następnie po schodach na górę. Wspinając się na piętro, nie po raz pierwszy pomyślał, że szkolenie w Wydziale do Spraw Specjalnych nie przygotowało go do prowadzenia przesłuchań bez oficjalnego zezwolenia i na terytorium podejrzanego, gdzie rozmówca miał prawo przerwać spotkanie bez podania przyczyny i bez słowa przeprosin. WSS wymagał od swoich oficerów organizowania przesłuchań według osób, miejsc, rzeczy. Strajk nigdy nie stracił z oczu tej skutecznej, rygorystycznej metodologii, ale ostatnio podstawą jego działalności było ukrywanie, że zajmuje się wypełnianiem mentalnych przegródek faktami. Rozmawiając z ludźmi przekonanymi, że wyświadczają mu przysługę, należało stosować inne metody. Zobaczył swoją kopalnię informacji, gdy tylko wszedł do drugiego baru z drewnianą podłogą, gdzie kanapy w kolorach podstawowych ustawiono wzdłuż ściany z obrazami współczesnych artystów. Fancourt siedział ukośnie do wejścia na jaskrawo-czerwonej kanapie w pozie przesadnie swobodnej, z jedną ręką na oparciu i lekko uniesioną nogą. Obraz skropek Damiena Hursta wisiał tuż za jego przerośniętą głową, niczym neonowa aureola. Pisarz miał gęstą strzechę ciemnych, siwiejących włosów, grube rysy i głębokie bruzdy po bokach obfitych ust. Uśmiechnął się, kiedy strajk do niego podszedł. Może nie był to uśmiech, jakim zaszczyciłby kogoś, kogo uważał za równego sobie – Trudno było nie myśleć w tych kategoriach, widząc wystudiowaną, afektowaną swobodę i nawykowo kwaśną minę, lecz gest wykonany w stronę kogoś, dla kogo chciał być łaskawy. Pan strajk! Być może nawet przyszło mu do głowy, żeby wstać i uścisnąć kormorenowi dłoń, lecz wzrost i waga detektywa często zniechęcały niższych mężczyzn do podnoszenia się z miejsca. Uścisnęli sobie ręce nad drewnianym stolikiem. Strajk niechętnie, lecz nie mając innego wyjścia, chyba że zechciałby usiąść na kanapie obok Van Korta zdecydowanie zbyt poufała sytuacja, zwłaszcza gdy pisarz siedział z ręką na oparciu zajął miejsce na solidnym, okrągłym pufie, nieodpowiednim ani dla jego tuszy, ani dla obolałego kolana. Obok siedział, ogolony na łyso, były gwiazdor opery mydlanej, który niedawno zagrał żołnierza w produkcji BBC. Głośno opowiadał o sobie dwóm mężczyznom. Fankort i Strike zamówili tylko napoje, nie zaglądając do menu. Strike odetchnął, widząc, że Fankort nie jest głodny. Nie stać go było na stawianie lunchu kolejnej osobie. — Od jak dawna jest pan członkiem klubu? — spytał Fankorta, kiedy kelner się oddalił. — Odkąd powstał? Byłem wśród założycieli — powiedział Fankort. Inne kluby mnie nie interesują. Jeśli muszę, zostaję tu na noc. Na górze są pokoje. Fancourt z rozmysłem spojrzał strajkowi prosto w oczy. Czekałem na to spotkanie. Bohater mojej kolejnej powieści jest weteranem, tak zwanej wojny z terroryzmem i jej następstw militarnych. Kiedy już załatwimy sprawę o Kłajna, chciałbym pana trochę powypytywać. Tak się złożyło, że Strajk miał pewne pojęcie o narzędziach, jakimi dysponują sławni ludzie, chcący kimś manipulować. Ojciec Lucy, gitarzysta Rick, był mniej sławny niż ojciec Strajka czy Funkord, ale mimo to dość sławny, by kobiety w średnim wieku gwałtownie wciągały powietrze i drżały, widząc go w kolejce po lody w Sandmore's. O Boże, co pan tu robi? Kiedyś Rick zwierzył się nastoletniemu strajkowi, że jedynym pewnym sposobem na zaciągnięcie kobiety do łóżka jest powiedzenie jej, że piszesz o niej piosenkę. Oświadczenie Michaela van że w następnej powieści zamierza zawrzeć coś związanego ze strajkiem, wydawało się wariacją na ten sam temat. Najwidoczniej pisarzowi nie przyszło do głowy, że czytanie o sobie tego, co ukazuje się drukiem, nie było dla strajka ani nowością. Ani czymś, na czym kiedykolwiek mu zależało. Detektyw bez entuzjazmu pokiwał głową w odpowiedzi na prośbę Fancorta i wyjął notes. Nie będzie panu przeszkadzało, jeśli zacznę notować. Dzięki temu łatwiej mi zapamiętać, o co chcę spytać. Proszę bardzo, powiedział Fancort. Wyglądał na rozbawionego. Odrzucił na bok guardiana, którego wcześniej czytał. Strike zobaczył zdjęcie pomarszczonego, ale dystyngowanego staruszka, wyglądającego jakby znajomo nawet do góry nogami. Podpis brzmiał Pinkelman w wieku dziewięćdziesięciu lat. — Drogi stary Pinks — powiedział Fancourt, zauważając kierunek spojrzenia Strajka. — W przyszłym tygodniu organizujemy dla niego małe przyjęcie w Chelsea Arts Club. Tak, zainteresował się strajk, sięgając po długopis. Znał mojego wujka, byli razem w wojsku, wyjaśnił fankord. Kiedy napisałem swoją pierwszą powieść Belafront zaraz po Oksfordzie, mój biedny stary wujaszek chcąc mi pomóc, przesłał kopię Pinkelmanowi, który był jedynym pisarzem, jakiego kiedykolwiek znał. Mówił wyważonymi zdaniami, jakby jakaś. Niewidzialna osoba trzecia zapisywała stenograficznie każde słowo. Historia wydawała się wielokrotnie przećwiczona, być może opowiadał ją wiele razy. Często udzielał wywiadów. Pinkelman, wówczas autor nowatorskiej serii Wielka przygoda Banty, nie zrozumiał ani słowa z tego co napisałem. Ciągnął fankort, ale żeby zrobić przyjemność mojemu wujkowi, Przesłał maszynopis do chartbooks, gdzie zupełnie przypadkowo tekst wylądował na biurku jedynej osoby będącej w stanie go zrozumieć. — Łód szczęścia — powiedział Strajk. Kelner wrócił z winem dla fankorta i szklanką wody dla Strajka. — Zatem — podjął detektyw — odwdzięczył się pan Pinkelmanowi, przedstawiając go swojej agentce. Tak, powiedział Fancourt, A w jego kiwaniu głową kryła się protekcjonalna nuta nauczyciela, który z zadowoleniem odnotowuje, że jeden z uczniów uważnie go słuchał. W tamtych czasach Pinks był związany z agentem, który ciągle zapominał przekazywać mu tantiemy. Cokolwiek można powiedzieć o Elizabeth Tassel, to uczciwa kobieta. W interesach jest uczciwa. Uściślił fankort, sącząc wino. Ona też będzie na przyjęciu Pinkelmana, prawda? spytał Strike, patrząc na fankorta i czekając na jego reakcję. Nadal go reprezentuje. Nie obchodzi mnie, czy list tam będzie. Wydaje jej się, że nadal gotuje się ze złości? spytał fankort z kwaśnym uśmiechem. Wątpię, żebym myślał o niej częściej niż raz w roku. Właściwie. Dlaczego odmówiła spławienia Kłajna, kiedy ją pan o to poprosił? spytał strajk. Nie widział powodu, dla którego nie miałby przypuścić bezpośredniego ataku na człowieka, który wyjawił ukryty motyw ich spotkania już kilka sekund po tym, jak się poznali. Nigdy jej o nic takiego nie prosiłem, powiedział Fancourt, wciąż utrzymując miarowe tempo przez wzgląd na niewidzialnego sekretarza. Wyjaśniłem. Że nie mógłbym być w jej agencji, kiedy on tam jest. I odszedłem. Rozumiem, odparł strajk, przywykły do dzielenia włosa na czworo. Jak pan myśli, dlaczego pozwoliła panu odejść? To pan był grubszą rybą, prawda? Chyba będzie sprawiedliwie, jeśli powiem, że byłem barakudą w porównaniu z ciernikiem, jakim był Kłajn odrzekł Fancourt z pogardliwym uśmieszkiem. Ale widzi pan, lis z nim sypiała. Naprawdę. Nie wiedziałem o tym. Zainteresował się strajk zbliżając długopis do notesu. Gdy lis przyjechała do Oxfordu – zaczął Fancourt. Wyglądała jak kawał baby. Wcześniej pomagała ojcu kastrować byki i takie tam w najróżniejszych gospodarstwach na północy, i rozpaczliwie chciała się z kimś przespać, tylko że nikomu się to zbytnio nie uśmiechało. Miała do mnie słabość bardzo dużą słabość. Byliśmy na tym samym seminarium. Podniecały ją soczyste, renesansowe intrygi, ale nigdy nie byłem aż tak wielkim altruistą, żeby ją pozbawić ciężaru, cnoty. Zostaliśmy przyjaciółmi, ciągnął Fancourt, i kiedy otworzyła agencję, przedstawiłem jej kłajna, który słynął z tego, że jeśli chodzi o seks, lubi się zadowalać byle czym. Stało się to, co było nieuniknione. Bardzo ciekawe. – powiedział Strike. Y, to powszechnie wiadome? – Wątpię – odrzekł Fancourt. – Kłań był już wtedy żonaty z tą… – No cóż, ze swoją morderczynią, bo chyba tak powinniśmy ją teraz nazywać, prawda? – spytał zamyślony. – Przypuszczam, że morderczyni przebija żonę w hierarchii bliskich relacji – Poza tym lis z pewnością zagroziła mu poważnymi konsekwencjami, gdyby wykazał się typowym dla siebie brakiem dyskrecji w odniesieniu do jej sypialnianych poczynań. Ciągle liczyła na to, że w końcu dam się namówić i pójdę z nią do łóżka. Strajk zastanawiał się, co to jest: nieposkromiona pycha, fakt, czy mieszanka jednego i drugiego. Wpatrywała się we mnie tymi. Wielkimi krowimi oczami czekała, miała nadzieję, ciągnął Fankort okrutnie wykrzywiając usta. Po śmierci Eli zrozumiała, że nie ulegnę jej, nawet w żałobie. Przypuszczam, że nie mogła znieść myśli o czekających ją dziesięcioleciach celibatu, więc została przy swoim mężczyźnie. Czy po odejściu z jej agencji? Kiedykolwiek rozmawiał pan z Kłajem? spytał Strajk. Mm, przez kilka pierwszych lat po śmierci Eli uciekał z każdego baru, do jakiego wszedłem, powiedział Fancourt. – W końcu nabrał odwagi i został w tej samej restauracji, rzucając mi nerwowe spojrzenia. Nie, nie sądzę, żebyśmy jeszcze kiedykolwiek ze sobą rozmawiali, podsumował Fancourt, jakby ta sprawa mało go interesowała. Pan zdaje się został ranny. W Afganistanie. Tak, powiedział Strike. Strike pomyślał, że coś takiego może działać na kobiety. Wyrachowana intensywność spojrzenia. Niewykluczone, że Owen Quine mierzył Katherine Kent i Pippę Midgley takim samym wygłodniałym wampirzym wzrokiem, mówiąc, że zamierza je umieścić w zmori, a one z przejęciem myślały o tym, że część nich. Ich życia zostanie na zawsze zamknięta w bursztynie jego prozy. — Jak do tego doszło? — spytał Fancord, spoglądając na nogi Strajka. — Mina Pułapka — odparł Strajk. — A Talgard Road? — Pan i Quine byliście współwłaścicielami domu. Nigdy nie musieliście się kontaktować w żadnej związanej z nim sprawie? Nigdy tam na siebie nie wpadliście? — Nigdy. Nie zaglądał pan tam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku? Przecież był pan jego właścicielem przez. Ile? Dwadzieścia, dwadzieścia pięć lat mniej więcej powiedział obojętnie Fankort. Nie, nie byłem w środku od śmierci Joeego. Przypuszczam, że policja pytała pana o kobietę, która rzekomo widziała pana w pobliżu tego domu 8 listopada. Tak. Skwitował krótko Fankort Pomyliła się Aktor przy stoliku obok Wciąż pracował na najwyższych I najgłośniejszych obrotach Myślałem, że oberwałem Cholera, nie widziałem, gdzie mam kurwa biec W oczach miałem pieprzony piasek Więc nie był pan w tym domu Od osiemdziesiątego szóstego Nie, zniecierpliwił się Fankort Ani Owen, ani ja W ogóle tego domu nie chcieliśmy Dlaczego? Dlatego, że nasz przyjaciel Joe umarł tam w wyjątkowo nędznych okolicznościach. Nie znosił szpitali, odmówił brania leków. Kiedy stracił przytomność, dom znajdował się w odrażającym stanie, a on, niegdyś żywe ucieleśnienie Apolla, zredukował się do worka kości. Jego skóra. To był makabryczny koniec, powiedział fankort. Tym bardziej, że Daniel Czar. Twarz fankorta stężała. Dziwnie poruszał szczęką, jakby dosłownie zjadał niewypowiedziane słowa. Strike czekał. Dan Chart — to interesujący człowiek, podjął fankort z wyraźnym wysiłkiem, zawracając w ślepej uliczce, w którą sam wjechał. Myślę, że jego portret zawarty w Bombigsmorii to największa zaprzepaszczona okazja ze wszystkich. Choć oczywiście przyszli badacze literatury raczej nie będą zaglądali do Bombigsmorii w poszukiwaniu subtelnej charakterystyki postaci. Prawda? Dodał i krótko się roześmiał. Jak opisałby pan Daniela Czarda? spytał strajk. Fankort wydał się zaskoczony pytaniem. Po chwili namysłu powiedział: „Dan to najbardziej niespełniony człowiek, jakiego znam. Pracuje w branży, w której jest kompetentny, ale nieszczęśliwy. Pożąda ciał młodych mężczyzn, ale potrafi się zdobyć najwyżej na to, żeby je rysować.” Jest pełen zahamowań i odrazy do samego siebie, co wyjaśnia jego niemądrą i histeryczną reakcję na karykaturalny portret stworzony przez Owena. Dan był zdominowany przez potworną matkę, bywalczynię salonów, która chciała, żeby jej chorobliwie nieśmiały syn przejął rodzinny interes. Myślę, powiedział Fankord, że byłbym w stanie to wszystko wykorzystać w bardziej interesujący sposób. Dlaczego czar odrzucił książkę Norta? Spytał strajk. Fankort znowu poruszał szczęką, a potem odrzekł. Wie pan, lubię Daniela Czarda. Odniosłem wrażenie, że w którymś momencie coś panów poróżniło, powiedział Straj. Skąd ten pomysł? Przemawiając na jubileuszowym przyjęciu w Rauperczar, powiedział pan, że nigdy by pan nie przypuszczał, że się tam znajdzie. Był pan tam? spytał zdziwiony Fancourt, A kiedy strajk potaknął, dodał: Dlaczego? Szukałem kłajna, wyjaśnił strajk. Zatrudniła mnie jego żona. Ale jak już wiemy, doskonale wiedziała, gdzie był. Nie, powiedział strajk. Nie sądzę. Naprawdę pan w to wierzy? Spytał Fancord, przechylając na bok olbrzymią głowę. Naprawdę, powiedział strajk. Fancord uniósł brwi, przypatrując się strajkowi jak jakiemuś osobliwemu eksponatowi w gablocie. Więc nie miał pan czardowi za zły, że odrzucił książkę North'a? spytał strajk, wracając do głównego tematu. No cóż, powiedział Fancord po chwili milczenia. Rzeczywiście. Miałem mu to za złe. Tylko Dan mógłby panu wyjaśnić, dlaczego ostatecznie zmienił zdanie i odmówił wydania tej książki, ale według mnie chodziło o prasę, która narobiła trochę szumu wokół stanu Joego, podsycając od razy angielskiej klasy średniej do książki napisanej przez tak Niepoprawnego autora. Dan, który wcześniej nie zdawał sobie sprawy, że Joe zachorował na pełnoobjawowe AIDS, spanikował. Nie chciał być kojarzony z saunami dla homoseksualistów i z AIDS, więc powiedział Joeemu, że jednak nie wyda jego książki. To był akt wielkiego tchórzostwa. Owen i ja znowu zamilkł. Ile minęło czasu, odkąd mówił o sobie i kłanie jak o przyjaciołach? Owen i ja byliśmy przekonani, że to zabiło Joe'ego. Ledwo trzymał pióro, był w zasadzie ślepy, ale rozpaczliwie chciał skończyć tę książkę przed śmiercią. Mieliśmy wrażenie, że tylko to trzyma go przy życiu. A potem przyszedł list czarna, wycofującego się z umowy. Joe przestał pracować. I umarł przed upływem 48 godzin. Widzę pewne podobieństwa, powiedział strajk, do tego, co spotkało pańską pierwszą żonę. To zupełnie inne sytuacje, stwierdził kategorycznie Fancourt. — Dlaczego? Książka Joe'ego była bez porównania lepsza. Znowu zapadła cisza, tym razem o wiele dłuższa. Jeśli. Patrzeć na nie z czysto literackiej perspektywy, uściślił Fankort. Naturalnie są też inne punkty widzenia. Dopił wino i podniósł rękę, pokazując barmanowi, że chce następny kieliszek. Siedzący obok aktor wciąż mówił, prawie nie robiąc przerw na zaczerpnięcie oddechu: Powiedziałem pierwszyć autentyczność. Co mam jeszcze zrobić? Odpiłować sobie pieprzoną rękę. To musiał być dla pana bardzo trudny okres, odezwał się strajk. Tak, odparł z przekąsem Fankort. Tak, chyba można go nazwać trudnym. Stracił pan dobrego przyjaciela i żonę w odstępie ilu kilku miesięcy. Tak, kilku miesięcy. I przez cały ten czas wciąż pan pisał? Tak powiedział fankord ze złośliwym, protekcjonalnym śmiechem. Przez cały ten czas wciąż pisałem to mój zawód. Czy ktokolwiek pytałby pana, czy wciąż był pan w wojsku, kiedy miał pan problemy osobiste? Wątpię, odrzekł strajk bez urazy. Co pan pisał? Nigdy tego nie wydano. Żeby móc skończyć powieść Joeego, porzuciłem książkę, nad którą pracowałem. Kelner postawił przed Vankortem drugi kieliszek wina i się oddalił. Czy książka Norta wymagała dużego nakładu pracy? No, prawie żadnego, powiedział Vankort, Był wspaniałym pisarzem. Wygładziłem kilka fragmentów i doszlifowałem zakończenie. Joe zostawił zapiski, określając, jak to ma wyglądać. Potem zaniosłem książkę do Jerry'ego Woldgrave'a, który pracował w Roper. Strajk pamiętał, co Chart mówił o nadmiernej bliskości Fankorta z żoną Woldgrave'a, więc kontynuował rozmowę z pewną ostrożnością. Pracował pan wcześniej z Woldgrave'em? Nigdy nie pracowaliśmy nad moimi książkami, ale miał reputację utalentowanego redaktora i wiedziałem, że lubił Joeego. Pomógł mi przy w stronę celu. Dobrze się spisał, prawda? Kortowi od razu poprawił się humor. Pytania strajka sprawiały mu chyba nawet przyjemność. Tak, powiedział, upijając łyk wina, bardzo dobrze. Ale teraz, po przeniesieniu się do Roperchard, nie chciał pan z nim współpracować? Nieszczególnie, odrzekł Fancourt, nie przestając się uśmiechać. Ostatnio dużo pije. Jak pan myśli, dlaczego Kłajnu umieścił Woldgraywa w Bombix Mori? Skąd miałbym to wiedzieć? Wszystko wskazuje na to, że Waldgrave był wobec kłajna w porządku. Trudno zrozumieć, dlaczego Quine czuł potrzebę zaatakowania go. Tak? spytał Fancourt, przyglądając się Strajkowi. Chyba każdy, z kim rozmawiam, interpretuje Krojczego z Bombix Mori w inny sposób. Naprawdę? Większość ludzi wydaje się oburzona, że Klein w ogóle zaatakował Woldgrave'a. Nie rozumieją, czym Woldgrave sobie na to zasłużył. Według Daniela Czarda postać Krojczego świadczy o tym, że Klein miał współpracownika, powiedział Strike. A niby kto do diabła miałby pomagać Kleinowi przy Bombix Mori? Spytał Fancord i krótko się roześmiał. – Ma pewne przypuszczenia – powiedział Strajk. – Tymczasem Waldgrave myśli, że krojczy to tak naprawdę atak na pana. – Przecież ja jestem próżno wspaniałym – odparł Fancord z uśmiechem. – Wszyscy o tym wiedzą. – Dlaczego Waldgrave myśli, że krojczy ma coś wspólnego z panem? Musi pan spytać Jerry'ego Woldgrave'a, odrzekł wciąż uśmiechnięty Fancord. Ale coś mi mówi, że wydaje się panu, że już pan wie. Niech pan posłucha, panie Strike. Quine był w wielkim, wielkim błędzie i naprawdę powinien był zdawać sobie z tego sprawę. Impas. Zatem w ciągu tych wszystkich lat nie udało się panu sprzedać domu przy talgarth road no było bardzo trudno znaleźć nabywcę spełniającego warunki testamentu Joe'ego. joe wykonał don-kiszotowski gest był romantykiem idealistą opisałem swoje uczucia w związku z tym wszystkim ze spadkiem z brzemieniem z przejmującym tonem tego zapisu w domu pustki Powiedział Fancourt zupełnie jak wykładowca polecający lekturę uzupełniającą. Owen wypowiedział się, jeśli można to tak nazwać, dodał z lekko pogardliwym uśmieszkiem, w braciach Balzac. Bracia Balzac są o domu przy Talgarth Road, prawda? Spytał strajk, choć wcale nie odniósł takiego wrażenia, czytając te pięćdziesiąt stron, przez które udało mu się przebrnąć. Tam toczyła się akcja tak naprawdę to książka o wzajemnych relacjach naszej trójki, powiedział Fancord. Joe leży martwy w kącie, a ja i Owen próbujemy prześledzić jego życie znaleźć sens w jego śmierci. Akcja rozgrywa się w pracowni, w której chyba z tego co czytałem znalazł pan ciało kłajna. Strike nic nie powiedział, ale dalej notował. Krytyk Harvey Bird nazwał braci Balzak paskudstwem wywołującym grymas obrzydzenia, opadnięcie szczęki i zaciśnięcie zwieracza. Ja zapamiętałem tylko ciągłe macanie się po jajach. Powiedział Strike, na co Fankort zareagował nagłym, niewymuszonym, piskliwym chichotem. Czytał pan, prawda? O tak, Owen miał obsesję na punkcie swoich jaj. Aktor przy stoliku obok nareszcie zamilkł, by złapać oddech. Słowa fankorta zadźwięczały w chwilowej ciszy. Strike uśmiechnął się, kiedy aktor i jego dwaj towarzysze wbili wzrok fankorta, który odpowiedział im kwaśnym uśmiechem. Trzej mężczyźni pospiesznie wrócili do rozmowy. Miał prawdziwą ideę, Fix, powiedział Fancord, odwracając się z powrotem do strajka. Wie pan, taką w stylu Picassa: Jądra, jako źródło twórczej mocy. Zarówno w życiu, jak i w swoich książkach miał obsesję na punkcie męskości, jurności, płodności. Ktoś mógłby powiedzieć, że to dziwna fiksacja, jak na człowieka, który lubił być wiązany i poddawać się czyjejś dominacji. Ale ja widzę w tym naturalną konsekwencję Yin i Yang seksualnej persony kłajna. No, pewnie zwrócił pan uwagę na imiona, jakie nam nadał w tej książce. Was i Vericosil powiedział Strajk i znowu zauważył lekkie zdziwienie korta, że ktoś o wyglądzie Strajka czyta książki albo zwraca uwagę na ich treść. Was, czyli Quine, to nasieniowód, którym sperma z jaj trafia do penisa. Zdrowa, potężna, twórcza siła. Werico-Sil to bolesne powiększenie żyły w jądrze, czasami prowadzące do bezpłodności, typowa prostacka aluzja kłajna do tego, że tuż po śmierci Joeego zachorowałem na świnkę i nie byłem w stanie przyjść na pogrzeb, ale także do tego, że, jak pan zauważył, w tym samym czasie tworzyłem w trudnych okolicznościach. Wtedy jeszcze się pan z nim przyjaźnił, spytał Strajk. Kiedy zaczął pisać tę książkę, teoretycznie nadal byliśmy przyjaciółmi, powiedział Fancord z ponurem uśmiechem. Ale pisarze to okrutne plemię, panie Strajk. Jeśli chcesz przyjaźni na całe życie i bezinteresownego koleżeństwa, zaciągnij się do wojska i naucz zabijać. Jeśli chcesz życia wypełnionego chwilowymi sojuszami z kolegami po fachu, którzy będą się upajali każdą twoją porażką, pisz powieści. Strajk się uśmiechnął. Bracia Balzak, powiedział Fancord z chłodną satysfakcją, dostali chyba... Najgorsze recenzje, jakie kiedykolwiek czytałem. Też pan ich recenzował? Nie, odparł fankort. W tamtym okresie był pan jeszcze z pierwszą żoną? spytał Strike. Zgadza się, powiedział fankort. Drgnięcie jego twarzy przypominało dreszcz przechodzący przez bok zwierzęcia, którego dotknęła mucha. Próbuję tylko ustalić chronologię. Stracił pan żonę wkrótce po śmierci norta. Eufemizmy opisujące śmierć są takie interesujące, prawda? Odrzekł beztrosko Fankord. Nie straciłem jej przeciwnie. Potknąłem się o nią w ciemności, kiedy leżała martwa w kuchni z głową w piekarniku. Przykro mi, powiedział Strajk oficjalnym tonem. Tak. No cóż. Pan Kort zamówił następny kieliszek wina. Strajk czuł, że dotarł do newralgicznego punktu, w którym strumień informacji może albo trysnąć ze zdwojoną siłą, albo na zawsze wyschnąć. Czy kiedykolwiek rozmawiał pan z o parodii, która popchnęła pańską żonę do samobójstwa? Już panu mówiłem. Po śmierci Eli nigdy z nim nie rozmawiałem, powiedział spokojnie Fankort, więc nie. Ale był pan pewny, że on to napisał. Całkowicie. Jak wielu pisarzy mających niewiele do powiedzenia, Kline był dobrym literackim naśladowcą. Pamiętam, jak sparodiował coś, co napisał Joe. I to brzmiało naprawdę zabawnie. Oczywiście nie zamierzał wyśmiewać się z Joego publicznie, za bardzo lubił nasze towarzystwo. Czy ktokolwiek wspomniał, że widział te parodię przed publikacją? Mnie nikt tego nie powiedział, ale po tym co się stało, zdziwiłbym się, gdyby ktokolwiek to zrobił. Eli Stasol oświadczyła mi, że Owen jej tego nie pokazywał, ale dotarło do mnie pocztą pantoflową, że czytała te parodie przed publikacją. Na pewno zachęcała go do wydania. Była chorobliwie zazdrosna o Eli. Nastąpiła chwila ciszy. Potem Fancourt powiedział z udawaną beztroską. Dziś trudno sobie wyobrazić, że kiedyś trzeba było czekać na recenzję w gazetach, żeby zobaczyć, jak mieszają z błotem twoje dzieło. Dzięki wynalezieniu internetu każdy durny pół analfabeta może być miciko kakutani. Kłajne zawsze twierdził, że nie napisał tej parodii, prawda? spytał Strike. Tak, to prawda, był tchórzliwym draniem. Powiedział Fankort najwidoczniej nie zdając sobie sprawy, że mogło to zabrzmieć niestosownie. Podobnie jak mnóstwo sowadzonych indywidualistów, Quine był zawistnym, chorobliwie ambitnym, stworzeniem, żądnym uwielbienia. Przerażało go, że po śmierci Eli zostanie wypchnięty poza nawias. Oczywiście, dodał Fankort z wyraźnym zadowoleniem. I tak go to spotkało. Owen długo pławił się w cudzej chwale, tworząc tryumvirat ze mną i z Joe'em. Kiedy Joe umarł i odsunąłem się od Owena, wszyscy zobaczyli go takim, jaki był. Okazał się człowiekiem ze sprośną wyobraźnią i interesującym stylem, który nie miał chyba żadnego pomysłu niezwiązanego z pornografią. Niektórzy pisarze ciągnął Fancord, noszą w sobie tylko jedną dobrą książkę. Taki był Owen. W grzechu Hobarta szczytował. To określenie z pewnością by mu się spodobało. Potem wszystko było już tylko bezsensowną przeróbką. Czy to nie pan nazwał Bombik Smory arcydziełem szaleńca? No, czytał pan ten wywiad? spytał zaskoczony i chyba mile połechtany Fankord. No cóż, właśnie tak uważam. To prawdziwa literacka osobliwość. Nigdy nie przeczyłem, że Owen potrafi pisać. Wie pan: chodziło po prostu o to, że nie umiał znaleźć głębokiego albo interesującego tematu to zadziwiająco powszechne zjawisko. Ale w Bombik Smory wreszcie znalazł swój temat, prawda? Wszyscy mnie nienawidzą, wszyscy są przeciwko mnie. Jestem geniuszem, ale nikt tego nie zauważa. Efekt jest groteskowy i komiczny. Cuchnie goryczą i użalaniem się nad sobą, ale budzi niezaprzeczalną fascynację. A język ciągnął Fancourt z entuzjazmem, jakiego rozmowa ze strajkiem wcześniej w nim nie budziła. Jest godny podziwu. Niektóre fragmenty to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek napisał. Bardzo mi pan pomógł, powiedział strajk. Fancourt wydawał się rozbawiony. Jak to? Mam wrażenie, że Bombix Mori odgrywa w tej sprawie zasadniczą rolę. W sprawie? Powtórzył Fancourt z uśmiechem. Przez chwilę milczał. Naprawdę chce mi pan powiedzieć, że, pańskim zdaniem, morderca Owen'a Kłajna jest na wolności? Tak uważam, potwierdził strajk. Czy w takim razie, powiedział Fankort z jeszcze szerszym uśmiechem, nie lepiej analizować to, co napisał morderca, niż to, co napisała ofiara? Być może, odparł strajk. Ale nie wiemy, czy morderca pisze. Och, w dzisiejszych czasach. Prawie wszyscy piszą, powiedział Fankord. Cały świat pisze powieści, ale nikt ich nie czyta. Jestem pewny, że ludzie czytaliby Bombix Mori, zwłaszcza gdyby napisał pan wstęp, powiedział Strajk. Chyba ma pan rację, odrzekł z uśmiechem Fankord. Kiedy dokładnie przeczytał pan tę książkę po raz pierwszy? To było, niech pomyślę. Fancourt wyglądał jakby robił obliczenia w pamięci. Najwcześniej w A, w połowie tygodnia, po tym jak Quine ją dostarczył, powiedział Fancourt. Zadzwonił do mnie Dan Chart, mówiąc, iż Quine sugeruje, że to ja napisałem parodię książki Eli. — Próbował mnie namówić, żebyśmy wspólnymi siłami podali kłajna do sądu. — Odmówiłem. — Czy czart, czytał panu jakieś fragmenty? — Nie — powiedział Fancourt, znowu się uśmiechając. — Widzi pan, bał się, że straci swój najlepszy nabytek. — Nie, po prostu streścił mi, co kłań dał do zrozumienia i zaoferował usługi swoich prawników. — Kiedy do pana zadzwonił? — Wieczorem. To musiało być siódmego, powiedział Fankort. W niedzielę wieczorem. Tego samego dnia, kiedy kręcono z panem wywiad poświęcony pańskiej nowej powieści, stwierdził Strajk. U, jest pan bardzo dobrze poinformowany, odparł Fankort, mrużąc oczy. Oglądałem ten program. Wie pan, powiedział Fankort, wbijając mu lekką szpilę. Nie wygląda pan na człowieka, który gustuje w programach o sztuce. Nigdy nie twierdziłem, że w nich gustuje, odrzekł strajk i wcale nie był zaskoczony, kiedy zauważył, że jego riposta najwyraźniej przypadła Fankortowi do gustu. Ale zauważyłem, że się pan przejęzyczył, wypowiadając przed kamerą imię pańskiej pierwszej żony. Fankort milczał. I tylko obserwował strajka z nad krawędzi kieliszka z winem. Powiedział pan Ku, a potem się poprawił i powiedział Eli, uściślił strajk. Cóż, jak pana raczył zauważyć, przejęzyczyłem się. To się zdarza. Nawet osobom najbardziej elokwentnym. W Bombix Mori, pańska zmarła żona, Została nazwana Kukłą. Hm, — Zbieg okoliczności — powiedział Strajk. — Najwyraźniej — odparł Fancourt. — Bo przecież siódmego nie mógł pan jeszcze wiedzieć, że kłajn nazwał ją Kukłą. — Najwyraźniej — nie. Ktoś wsunął kopię maszynopisu przez skrzynkę w drzwiach mieszkania kochanki kłajna tuż po tym... Jak autor zniknął, powiedział strajk. Może pan też dostał kopię wcześniej. Cisza, która zapadła, zaczęła się przedłużać. Strajk poczuł, jak pęka cieniutka nić, którą zdołał rozciągnąć między sobą i Fankortem. Ale to nie miało już znaczenia. Nie zamierzał zadawać więcej pytań. Nie, powiedział Fankort. nie dostałem. Wyjął portfel. Zadeklarowany zamiar wypytania strajka w związku z przygotowaniem postaci do następnej powieści najwidoczniej poszedł w niepamięć, co wcale detektywa nie zmartwiło. Wyjął gotówkę, ale Fankort podniósł dłoń i z wyraźną chęcią obrażenia strajka powiedział: Nie, nie, niech pan pozwoli. Prasa rozpisuje się o tym, że się panu nie przelewa. Przychodzą mi nawet na myśl słowa ze sztuki Bena Johnsona. Jestem biednym szlachcicem, żołnierzem. Jednym z tych, którzy za lepszych czasów gardzili tak nędznym procederem. — Naprawdę? — odrzekł uprzejmie Strajk, chowając gotówkę do kieszeni. — Mnie przypomina się raczej Sicine Suprepti Mi Antque Intestina Perurens — Ei misero eripuisti omnia nostra bona, eripuisti echeu nostre crudele uneum, uite echeu nostre pestis amicitie. Bez uśmiechu spojrzał na zdumionego fankorta. Pisarz szybko odzyskał mowę: Ovidiusz? — Katullus — powiedział Strajk i opierając się o stolik, podźwignął z niskiego pufa. — To znaczy mniej więcej, więc w dom mój się wślizgnąłeś sercem mi spaliłeś. Nieszczęsnemu wydarłeś wszystko, co mu miłe? — Tak, wydarłeś, obiada, nieczuły bez serca truciciel szczęścia, naszej przyjaźni morderca. — No cóż... Myślę, że jeszcze się zobaczymy, podsumował uprzejmie strajk. pokusztykał w stronę schodów, czując na plecach spojrzenie Fangorta. Rozdział 44. Sprzymierzeńcy i przyjaciele jego spieszą formować oddziały niczym wzburzone potoki. Thomas Decker, the Noble Spanish Soldier. Tego wieczoru strajk długo siedział na kanapie w swojej salono kuchni, prawie nie słysząc odgłosów ruchu drogowego na Charing Cross Road i sporadycznych stłumionych okrzyków kolejnych wczesnych bożonarodzeniowych imprezowiczów. Odpiął protezę. Wygodnie było mu siedzieć w bokserkach, gdy nic nie naciskało na koniec amputowanej nogi, a rwący ból w kolanie znów łagodziła podwójna dawka środków przeciwbólowych. Niedokończony makaron krzepł na zostawionym na kanapie talerzu. Niebo za małym oknem miało granatową, aksamitną głębię prawdziwej nocy. Strajk nie ruszał się, mimo, że był zupełnie rozbudzony. Miał wrażenie, że minęło bardzo dużo czasu odkąd widział zdjęcie Charlotte w sukni ślubnej. Przez cały dzień w ogóle o niej nie myślał. Czy to początek prawdziwego uzdrowienia? Wyszła za J. Rosa, a Strike był sam. Rozmyślał o zawiłościach skomplikowanego morderstwa w słabym świetle chłodnego mieszkania na poddaszu. Może oboje w końcu znaleźli się tam, gdzie naprawdę było ich miejsce. Na stoliku przed strajkiem leżała w przezroczystym foliowym woreczku, wciąż luźno zawinięta w xerokopie okładki pod złowrogimi skałami, ciemno szara kaseta do maszyny do pisania zabrana Orlando. Strajk wpatrywał się w nią chyba co najmniej pół godziny, czując się jak dziecko w bożonarodzeniowy poranek stojące przed tajemniczą, zachęcającą, największą paczką pod choinką. Nie powinien był jej jednak oglądać ani dotykać, żeby nie zniszczyć dowodów, które specjaliści z zakładu medycyny sądowej mogliby wydobyć z tej taśmy. Każde podejrzenie, że ktoś przy niej majstrował. Spojrzał na zegarek. Obiecał sobie, że zadzwoni najwcześniej o wpół do dziesiątej. Chciał dać przyjacielowi czas na zaciągnięcie dzieci do łóżka, udobruchanie żony po kolejnym długim dniu w pracy. Musiał mu wszystko spokojnie wytłumaczyć. Jego cierpliwość miała jednak granice. Wstał z pewnym trudem, wziął klucze do agencji i z wysiłkiem zszedł po schodach, ściskając poręcz, skacząc na jednej nodze i od czasu do czasu siadając. Dziesięć minut później wrócił do mieszkania i zajął jeszcze ciepłe miejsce na kanapie, ściskając scyzoryk dłońmi w takich samych lateksowych rękawiczkach, jakie wcześniej dał Robin. Ostrożnie wyjął z woreczka kasetę do maszyny do pisania oraz pogniecione ksero ilustracji i położył taśmę razem z papierem na chybotliwym stoliku z laminatu. Prawie nie oddychając, wydobył ze scyzoryka metalową wykałaczkę i delikatnie wsunął ją za odsłonięty pięciocentymetrowy kawałek cieniutkiej taśmy. Dzięki ostrożnemu manipulowaniu tym narzędziem zdołał wysunąć trochę większy fragment. Ukazały się odwrócone słowa i litery ułożone od końca: Job okgejdde, mans esz, mełalzymś, a. Gwałtowny skok adrenaliny znalazł wyraz jedynie w cichym westchnieniu zadowolenia. Strike zręcznie napiął taśmę z powrotem, przekręcając maleńkim śrubokręcikiem w scyzoryku trybik na górze nietkniętej ręką kasety. A potem nadal w lateksowych rękawiczkach wsunął ją z powrotem do przezroczystego woreczka. Znowu spojrzał na zegarek. Nie mogąc już dłużej czekać, sięgnął po komórkę i wybrał numer Davea Polwortha. Dzwonię nie w porę? spytał, kiedy jego stary przyjaciel odebrał. Nie, powiedział Polworth z wyraźnym zaciekawieniem. Co słychać, Didi? Chciałbym cię o coś prosić, czam. O wielką przysługę. Inżynier siedzący w salonie w Bristolu prawie dwieście kilometrów dalej, słuchał w milczeniu, gdy detektyw wyjaśniał, na czym miałaby polegać ta przysługa. Kiedy wreszcie skończył, zapadła cisza. Zdaję sobie sprawę, że proszę o wiele, powiedział strajk, wsłuchując się z niepokojem w trzaski na linii. Nie wiem, czy w taką pogodę to w ogóle możliwe. Jasne, że możliwe. – odparł Polworth. – Ale potrzebuję trochę czasu, Didi. Wziąłem dwa dni urlopu. Nie jestem pewny, czy Penny to się spodoba. – No tak. Rozumiem, że możesz mieć problemy – powiedział Strajk. – To dość niebezpieczne. – Nie obrażaj mnie, robiłem gorsze rzeczy – obruszył się Polworth. – Chodzi o to, że miałem zawieść ją i jej matkę na świąteczne zakupy. – Ale pieprzyć to, Didi. Powiedziałeś, że to kwestia życia lub śmierci. – Prawie. – Odrzekł strajk z uśmiechem, zamykając oczy. Życia i wolności. Więc nie będziesz żadnych świątecznych zakupów, chłopie. A to bardzo cieszy starego czama. Uważaj sprawę za załatwioną, a jeśli coś znajdę, dam ci znać, dobra? Bądź ostrożny, stary. Walsie. Strajk rzucił komórkę na kanapę i nie przestając się uśmiechać rozmasował sobie twarz i ręce. Być może właśnie poprosił Polwortha o zrobienie czegoś jeszcze bardziej szalonego i bezsensownego niż złapanie przepływającego rekina. Lecz Polworth był człowiekiem, który uwielbiał niebezpieczeństwa, a przyszła pora na desperackie działania. Zanim Strajk zgasił światło, jeszcze raz przeczytał zapiski z rozmowy z Van Cortem i podkreślił, tak mocno, że przebił kartkę słowo krojcze. Rozdział 45: Zauważyłeś żart o jedwabniku? John Webster, biała diablica. Tłumaczenie Wanda Melcer. Zarówno dom rodzinny Quine'ów, jak i ten przy Talgarth Road, wciąż przeczesywano w poszukiwaniu dowodów. Leonora nadal siedziała w więzieniu Holloway. Rozpoczęła się gra w czekanie. Strike przywykł do stania godzinami w zimnie, obserwowania zasłoniętych okien, podążania za obcymi, anonimowymi ludźmi, do nieodbieranych telefonów, nieotwieranych drzwi, pustych twarzy, przygłupich świadków, do wymuszonej, frustrującej bezczynności. Ta sytuacja miała jednak w sobie coś innego i rozpraszającego uwagę ciche rzężenie niepokoju tworzące tło wszystkiego, co robił. Należało zachować dystans, ale zawsze byli ludzie, którzy trafiali ci do serca, krzywdy, które sprawiały ból. Blada i zapłakana Leonora w więzieniu, jej skołowana, bezbronna i pozbawiona obojga rodziców córka. Robin przypięła rysunek Orlando nad biurkiem i wesoły ptak z czerwonym brzuszkiem spoglądał na detektywa i jego asystentkę, kiedy zajmowali się innymi sprawami, przypominając im, że kędzierzawa dziewczyna w Ladbroke Grove wciąż czeka na powrót matki do domu. Przynajmniej Robin miała ważne zadanie do wykonania, ale czuła, że sprawia strajkowi zawód. Przez dwa dni z rzędu wracała do agencji z pustymi rękami. Detektyw poradził jej, żeby zachowała wręcz przesadną ostrożność i ewakuowała się na najmniejszy znak, że ktoś mógł ją zauważyć albo zapamiętać. Nie chciał powiedzieć wprost, że według niego Robin rzuca się w oczy, nawet gdy rudozłote włosy ukrywa pod wełnianą czapką. Była bardzo ładna. Nie jestem pewna, czy naprawdę muszę aż tak uważać, powiedziała, wypełniwszy jego polecenia co do joty. Pamiętajmy, z kim mamy do czynienia, Robin, warknął. Niepokój nadal rzęził w jego trzewiach. Kłain sam nie wypruł sobie flaków. Niektóre z jego obaw były dziwnie nieokreślone. Oczywiście martwił się, że nie uda mu się złapać mordercy, że w delikatnej pajęczynie sprawy, którą tka zbudowanej w przeważającej mierze z wyobrażeń będących owocem jego dedukcji, potrzebującej kotwicy w postaci dowodów rzeczowych, żeby policja i adwokaci nie mogli jej zwyczajnie zdmuchnąć, są wielkie, ziejące dziury. Miał jednak także inne zmartwienia. Nie lubił, kiedy po wypadku w Afganistanie Anstis przypisywał mu nadprzyrodzone zdolności, ale czuł, że właśnie zbliża się do niebezpieczeństwa. Czuł to prawie tak wyraźnie, jak wtedy, kiedy nie miał żadnych wątpliwości, że wiking za chwilę wyleci w powietrze. Nazywano to intuicją, ale strajk wiedział, że to raczej umiejętność dostrzegania subtelnych znaków, podświadome łączenie kropek. Z masy niepowiązanych ze sobą dowodów wyłaniał się wyraźny obraz mordercy, obraz surowy i przerażający. Obsesja, brutalna wściekłość, wyrachowany, błyskotliwy, lecz głęboko zaburzony umysł. Im dłużej strajk wisiał w powietrzu, odmawiając poddania się, im bliżej krążył. Im bardziej ukierunkowane były jego pytania, tym większe stawało się prawdopodobieństwo, że morderca znowu się obudzi i stworzy zagrożenie. Strajk miał zaufanie do swojego wyczucia i umiejętności odparcia ataku, lecz nie potrafił ze spokojem rozważać pomysłów, jakie mogły zaświtać w chorym umyśle, który zdradził skłonność do potwornego okrucieństwa. Dni urlopu Polwortha nastały i minęły nie przynosząc konkretnych rezultatów. — Nie upadaj na duchu, Didi — powiedział Dave przez telefon. Bez owocności jego starań jak zwykle podziałała na niego stymulująco, a nie zniechęcająco. — W poniedziałek ściemnie, że jestem chory. Spróbuję jeszcze raz. — Nie mogę cię o to prosić — mruknął sfrustrowany Strajk. — Sama podróż. Składam ci propozycję, ty niewdzięczny jednonogi draniu. Peny cię zabiję. Co ze świątecznymi zakupami? A co z moją szansą, żeby zagrać stołecznej policji na nosie? Odparował Polworth, który z zasady nie lubił ani stolicy, ani jej mieszkańców. Wymiatasz, czam, powiedział strajk. Kiedy się rozłączył, zauważył uśmiech Robin. Co cię tak bawi? Czam, powiedziała. To słowo kojarzyło jej się z prywatnymi szkołami i zupełnie nie pasowało do strajka. To nie to, co myślisz, powiedział. Gdy był w połowie historii o Dave'ie Polwarcie i rekinie, znowu zadzwoniła jego komórka. Nieznany numer odebrał. Czy to Cameron e, strike? Przy telefonie. Mówi Jude Graham, sąsiadka Katkent. Ona wróciła, oznajmił wesołodamski głos. – Wspaniała wiadomość – powiedział Strajk, pokazując Robin uniesiony kciuk. – Ta, wróciła dziś rano, ma gościa. Spytałam, gdzie była, ale nie chciała powiedzieć – ciągnęła sąsiadka. Strajk pamiętał, że Jude Graham wzięła go za dziennikarza. – Ten gość to mężczyzna czy kobieta? – Kobieta – odparła z żalem. – Wysoka, chuda, z ciemnymi włosami. Ciągle się kręci koło kat. – Bardzo mi pani pomogła, pani Graham – Powiedział Strike. Niedługo e, wsunę pod pani drzwi coś za fatygę. Super! ucieszyła się sąsiadka. Dzięki! rozłączyła się. Kat Kent wróciła do domu, powiedział Strike do Robin. Wygląda na to, że jest u niej pipa Midgley. Aha, odrzekła Robin, próbując powstrzymać uśmiech. Pewnie teraz żałujesz, że zastosowałeś na niej chwyt zapaśniczy. Strike uśmiechnął się z żalem. Nie będą chciały ze mną rozmawiać, powiedział. Nie, przyznała Robin, chyba nie będą. To, że Leonora siedzi w ciupie, jest im na rękę. Może gdybyś im przedstawił swoją teorię, zechciałyby współpracować? Podsunęła Robin. Strike podrapał się po biodrze. Patrzył na Robin nieobecnym wzrokiem. Nie mogę, powiedział w końcu. Gdyby się wydało, że węsze pod tym drzewem, miałbym szczęście, gdybym nie zarobił kosy w plecy w jakąś ciemną noc. — Mówisz poważnie? — Robin! — zaczął lekko poirytowany Strajk. — Kłan został związany i wypatroszony! Usiadł na podłokietniku kanapy, który skrzypiał mniej niż poduszki, ale jęknął pod jego ciężarem. — Pippa Midgley cię polubiła — zauważył. — Zrobię to. Powiedziała natychmiast. Nie sama, zaznaczył, ale może udałoby ci się przygotować dla mnie grunt. Na przykład dzisiaj wieczorem? Oczywiście! Zgodziła się uszczęśliwiona. Czy nie ustalili z Matthew nowych zasad? Poddawała go próbie po raz pierwszy, ale podeszła do telefonu pewna siebie. Reakcję jej narzeczonego na wieść, że nie jest pewna, o której wróci do domu, trudno było nazwać entuzjastyczną, ale przyjął wiadomość bez sprzeciwu. Zatem o siódmej wieczorem, po szczegółowym omówieniu taktyki, którą zamierzali zastosować, Strike i Robin ruszyli osobno w mrozie do Stafford Cripps House, zachowując dziesięciominutowy odstęp. Robin poszła przodem. Zgraja wyrostków znowu stała na betonowym parkingu przed blokiem. Robin nie wzbudziła takiego szacunku jak dwa tygodnie wcześniej strajk i chłopaki nie pozwoliły jej spokojnie przejść. Jeden z nich podskakiwał przed nią tyłem, kiedy zbliżała się do schodów, zapraszał ją na imprezę, mówił, że jest piękna, śmiał się szyderczo z jej milczenia, a jego kumple gwizdali za robin w ciemności, komentując jej tyłek. Kiedy weszła na betonową klatkę schodową, gwizdy natrętnego wyrostka odbiły się dziwnym echem. Pomyślała, że chłopak ma najwyżej siedemnaście lat. – Muszę wejść na górę – oznajmiła zdecydowanym tonem, kiedy rozsiadł się na schodach ku uciesze kumpli, ale jej czoło zrosił pot. – To jeszcze dzieciak – pomyślała – a strajk jest tuż za tobą. Ta świadomość dodała jej odwagi. – Proszę, zejdź mi z drogi – powiedziała. Chłopak się zawahał, rzucił szyderczą uwagę na temat jej figury, lecz odsunął się na bok. Myślała, że ją chwyci, kiedy będzie przechodziła, ale sprężystym krokiem ruszył z powrotem do kumpli, którzy obrzucali ją z prośnymi wyzwiskami, kiedy wspinała się po schodach. W końcu z ulgą, pozostawiona w spokoju, wyłoniła się na balkonie prowadzącym do mieszkania Kat Kent. W mieszkaniu paliło się światło. Robin na chwilę przystanęła, zbierając się w sobie a potem zadzwoniła do drzwi. Po kilku sekundach drzwi uchyliły się na bezpieczne piętnaście centymetrów i stanęła w nich kobieta w średnim wieku ze splątaną gęstwiną długich, rudych włosów. Katrin? Tak? Powiedziała podejrzliwie kobieta. Mam dla ciebie bardzo ważną informację, oznajmiła Robin. Powinnaś to usłyszeć. Nie mów, że musisz z nią porozmawiać. Instruował ją strajk, ani że mamy kilka pytań. Sformułuj to tak, żeby zabrzmiało jak potencjalna korzyść. Staraj się jak najdłużej odwlekać wyjaśnienie, kim jesteś. Niech to zabrzmi jak pilna sprawa, niech Kent się zaniepokoi, że jeśli pozwoli ci odejść, coś się ominie. Spróbuj wejść do mieszkania, zanim zdąży się zastanowić. Zwracaj się do niej po imieniu. Nawiąż osobistą relację. Mów. Co? Spytała ostro Katrin Kent. Mogę wejść? odrzekła Robin. Na zewnątrz jest bardzo zimno. Coś ty za jedna. Musisz to usłyszeć, Katrin. Coś ty za. Kat odezwał się jakiś głos za Katrin Kent. Jesteś dziennikarką? Przyjaciółką, improwizowała Robin, wsuwając stopę na próg. Chcę ci pomóc, Katrin. Ej, ej. Obok twarzy Kat pojawiło się znajome, podłużne, blade oblicze z wielkimi brązowymi oczami. To o niej ci mówiłam! zawołała Pipa. Ona z nim pracuje! Pipa, zaczęła Robin, nawiązując kontakt wzrokowy z wysoką dziewczyną. Wiesz, że jestem po twojej stronie. Muszę wam o czymś powiedzieć to pilne. Jej stopa była już w dwóch trzecich za progiem. Patrząc w wystraszone oczy Pipy, Robin włożyła w swój wyraz twarzy całą prostolinijną zdolność przekonywania, jaką zdołała z siebie wykrzesać. Pippa, nie przyszłabym tu, gdybym nie uznała, że to naprawdę ważne. Puść ją, powiedziała Pippa do Katrin, wydawała się przestraszona. Przedpokój był ciasny i zapełniony wiszącymi płaszczami. Katrin poprowadziła Robin do małego, oświetlonego lampą salonu, ze ścianami, w niewyszukanym kolorze magnoli. W oknach wisiały brązowe zasłony z tak cienkiego materiału, że przebijały przez nie światła budynków naprzeciwko i jadących w oddali samochodów. Starą kanapę, ustawioną na dywanie w wirujące abstrakcyjne wzory, przykrywała brudnawa-pomarańczowa narzuta, a na tanim sosnowym stoliku kawowym stały resztki chińszczyzny na wynos. W kąt wsunięto chybotliwy stolik komputerowy z laptopem. Czując ukłucie czegoś, co przypominało wyrzut sumienia, Robin zauważyła, że dwie kobiety ubierały razem małą sztuczną choinkę. Na podłodze leżał sznur światełek a na samotnym fotelu czekało kilka ozdób. Był wśród nich porcelanowy krążek z napisem Przyszła sławna pisarka. Czego chcesz? Spytała ostro Katrin Kent, splatając ręce na piersi. Mierzyła Robin wrogim spojrzeniem małych, wściekłych oczu. E, mogę usiąść? Spytała Robin i usiadła, nie czekając na odpowiedź Katrin. Rozgość się na tyle, na ile się da, ale nie zachowuj się niegrzecznie. Będzie im trudniej cię wyrzucić, powiedział strajk. Czego chcesz? powtórzyła Katrin Kent. Pippa stała przed oknami, gapiąc się na Robin, która zauważyła, że kobieta obraca w dłoni choinkową ozdobę, mysz, przebraną za świętego Mikołaja. Wiesz, że Leonore Quine aresztowano pod zarzutem morderstwa? spytała Robin. Oczywiście, że wiem. To ja, Katrin wskazała na swój obfity biust, znalazłam wyciąg z rachunku karty kredytowej, na którym były sznur, burka i kombinezon. Tak, powiedziała Robin, wiem. Sznur i burka! zawołała Katrin Kent. Czegoś takiego się nie spodziewał, prawda? Przez te wszystkie lata uważał ją za małą, zaniedbaną, za małą, nudną, za małą jędzę. I zobacz, co mu zrobiła. Tak, odrzekła Robin. Wiem, że to może tak wyglądać. Jak to może? Katrin, przyszłam, żeby cię ostrzec. Oni wcale jej nie podejrzewają. Żadnych konkretów. Nie wspominaj wprost o Policji, chyba że nie da się tego uniknąć. Nie brnij w historię, którą można sprawdzić, niech będzie niedopowiedziana, polecił jej strajk. Jak to? Powtórzyła ostro Katrin. Policja nie Poza tym miałaś dostęp do jego karty, wiele okazji, żeby wyrobić duplikat. Katrin gwałtownie oderwała wzrok od Robin i spojrzała na Pippę, która pobladła, ściskając Mikołajową mysz. Ale strajk wcale cię nie podejrzewa, zaznaczyła Robin. Kto? Spytała Katrin. Sprawiała wrażenie zbyt skołowanej, zbyt wystraszonej, żeby racjonalnie myśleć. Jej szef, wyjaśniła Pippa scenicznym szeptem. On, zawołała Katrin, znowu odwracając się w stronę Robin. Przecież on pracuje dla Leonory. Strajk cię nie podejrzewa, powtórzyła Robin. Nawet mimo wyciągu z karty kredytowej, mimo że go miałaś. To znaczy, owszem, dziwnie to wygląda, ale jest przekonany, że wyciąg trafił do ciebie przez przypa. Dała mi go. Zawołała Katrin Kent, wymachując rękami i gwałtownie gestykulując. Jego córka mi go dała! Przez całe tygodnie nawet nie spojrzałam na odwrotną stronę, nie przyszło mi to do głowy. Chciałam być miła. Wzięłam ten jej cholerny, zasrany rysunek i udawałam, że mi się podoba. Chciałam być miła! Rozumiem, powiedziała Robin. Wierzymy ci, Katrin, przysięgam, strajk szuka prawdziwego mordercy, nie tak jak policja. Insynuuj, unikaj stwierdzeń. Nie interesuje go złapanie kolejnej kobiety, której kłań pozwalał się. No, wiesz. Słowo wiązać zawisło w powietrzu niewypowiedziane. Łatwiej było odgadnąć myśli Pippy niż Katrin. Łatwowierna i szybko wpadająca w panikę Pippa spojrzała na przyjaciółkę, która sprawiała wrażenie wściekłej. Może wcale mnie nie obchodzi, kto go zabił? warknęła Katrin przez zaciśnięte zęby. Ale z pewnością nie chcesz, żeby cię areszto. Tylko ty twierdzisz, że interesuje się mną policja. W wiadomościach niczego takiego nie mówili. No cóż, to chyba oczywiste, prawda? Powiedziała Robin łagodnym tonem. Policja nie zwołuje konferencji prasowych, żeby ogłosić, że chyba jednak zamknęła niewłaściwą osobę. Kto miał kartę kredytową? Ona. Przeważnie korzystał z niej sam Quine, powiedziała Robin, a jego żona to nie jedyna osoba, która miała do niej dostęp. Skąd wiesz, co myśli policja? Masz z nią tyle wspólnego, co ja. Strike jest w stałym kontakcie ze stołeczną policją, wyjaśniła ze spokojem Robin. Walczył w Afganistanie z oficerem śledczym, Richardem Anstisem. Nazwisko człowieka, który ją przesłuchiwał, najwyraźniej zrobiło na Katrin wrażenie. Znowu spojrzała na Pipę. Dlaczego mi to mówisz? Spytała. Dlatego, że nie chcemy, żeby aresztowano następną niewinną kobietę powiedziała Robin. Dlatego, że naszym zdaniem policja marnuje czas, węsząc wokół niewłaściwych ludzi i dlatego, że kiedy już połknie przynęte wspomni o interesie własnym, to uwiarygodni sprawę. Co oczywiste, dodała Robin z udawanym skrępowaniem, Kormoren wiele zyska, jeśli to właśnie on złapie prawdziwego mordercę. Znowu. Ta, powiedziała Katrin, energicznie kiwając głową. To o to mu chodzi, prawda? Chcę rozgłosu. Żadna kobieta, która była z Owenem Kłajnem przez dwa lata, nie uwierzyłaby, że rozgłos może być czymś innym niż niezrównanym błogosławieństwem. Słuchaj, chcemy cię tylko ostrzec, że oni właśnie tak rozumują, powiedziała Robin, i poprosić cię o pomoc. Ale oczywiście, jeśli wolisz. Robin udała, że chce wstać. Kiedy już jej to wszystko wyjaśnisz, zachowuj się tak, jakby ci nie zależało. Jeśli cię zatrzyma, jesteśmy w domu. Powiedziałam policji wszystko, co wiem, oświadczyła Katrin, która wydawała się zbita z tropu, kiedy Robin wyższa od niej wstała. Nie mam nic do dodania. Nie jesteśmy pewni, czy policja zadaje właściwe pytania, powiedziała Robin, opadając z powrotem na kanapę. Jesteś pisarką. Dodała zbaczając nagle ze szlaku wytyczonego przez strajka i spoglądając na laptopa w kącie. Zauważasz pewne rzeczy. Rozumiałaś jego i jego twórczość lepiej niż ktokolwiek inny. Nagły skręt w stronę pochlebstwa sprawił, że wszelkie słowa wściekłości, którymi Katrin zamierzała obrzucić robin, już otworzyła usta, gotowa jest siebie wyrzucić, zastygły jej w gardle. No i spytała Katrin. Teraz jej agresja wydawała się trochę udawana. Co chcesz wiedzieć? Wpuścisz Strajka, żeby wysłuchał, co masz do powiedzenia? Jeśli nie chcesz, nie przyjdzie. Zapewniła ją Robin, choć jej szef nie usankcjonował takiej oferty. Uszanuję twoje prawo do odmowy. Strajk nie złożył takiej deklaracji, ale chciałby to usłyszeć bezpośrednio od ciebie. Nie wiem, czy mam cokolwiek do powiedzenia. Odrzekła Katrin, znowu splatając ręce na piersi, ale nie zdołała stłumić nuty świadczącej o tym, że jej próżność została zaspokojona. Zdaję sobie sprawę, że prosimy o wiele, podjęła Robin, ale, Katrin, jeśli nam pomożesz złapać prawdziwego mordercę, znajdziesz się w gazetach z właściwego powodu. Obietnica Robin gładko wsiąkła w salon wywiady przeprowadzane przez przejętych i tym razem pełnych podziwu dziennikarzy, być może pytających Katrin także o jej twórczość? Niech mi pani opowie o swojej książce poświęcenie Meliny. Katrin spojrzała z ukosa na Pipę, a ta powiedziała. Ten drań mnie porwał. Próbowałaś go zaatakować, Pip, powiedziała Katrin. Z lekkim niepokojem odwróciła się do Robin. Nigdy jej o to nie prosiłam. Po tym, co przeczytałyśmy w tej książce, była. Obie byłyśmy, i myślałyśmy, że on, twój szef, został zatrudniony po to, żeby nas wrobić. Rozumiem, skłamała Robin, której te wyjaśnienia wydały się pokrętne i paranoiczne, ale widocznie takie były skutki spędzania czasu w towarzystwie Owen'a Quayna. Poniosło ją i nie myślała racjonalnie. Wyjaśniła Katrin, spoglądając na swoją protegowaną z czułością połączoną z wyrzutem. Pip ma problemy z panowaniem nad sobą. To zrozumiałe, powiedziała obłudnie Robin. Y, czy mogę zadzwonić do kormorena, to znaczy do strajka i poprosić, żeby do nas dołączył? Już wysunęła komórkę z kieszeni i spojrzała na wyświetlacz. Strike przysłał smsa. Jestem na balkonie. Zimno jak cholera. Odpisała: zaczekaj pięć minut. Tak naprawdę potrzebowała tylko trzech. Katrin, zmiękczona uczciwością i zrozumieniem bijącymi odrobin oraz zachęcona przez zaalarmowaną Pipę, żeby wpuścić strajka i dowiedzieć się najgorszego, na dźwięk pukania do drzwi podeszła do nich niemal skwapliwie. Po zjawieniu się strajka salon jakby się skurczył. Stając obok katrin, strajk wydał się olbrzymi i wręcz niepotrzebnie męski. Kiedy uprzątnęła bożonarodzeniowe ozdoby, pomniejszył swoją posturą jedyny fotel. Pippa wycofała się na koniec kanapy i przycupnęła na podłokietniku, rzucając strajkowi spojrzenia, w których bezczelność mieszała się z przerażeniem. Napijesz się czegoś? Spytała Katrin strajka, który siedział w ciężkim płaszczu ze stopami w rozmiarze 49, równo ustawionymi na dywanie w Zawijasy. E, byłbym wdzięczny za kubek herbaty, powiedział. Wyszła do maleńkiej kuchni. Zostawszy sam na sam ze strajkiem i Robin, pippa spanikowała i popędziła za nią. Cholernie dobrze ci poszło, mruknął strajk do Robin, skoro proponują herbatę. Jest bardzo dumna ze swojej pisarskiej twórczości, szepnęła w odpowiedzi Robin, bo dzięki niej mogła go zrozumieć w sposób, który dla innych ludzi. Pippa wróciła jednak z pudełkiem tanich herbatników, i obydwoje natychmiast zamilkli. Pippa znów zajęła miejsce na podłokietniku kanapy, rzucając strajkowi z ukosa wystraszone spojrzenia, które, podobnie jak wtedy, gdy kuliła się ze strachu w agencji, trąciły teatralnością podszytą zadowoleniem. Bardzo miło z twojej strony, Katrin, powiedział Strike, kiedy postawiła na stole tacę z herbatą. Na jednym z kubków Robin zauważyła napis: zachowaj spokój i redaguj. To się jeszcze okaże, odparła kent i spletając ręce na piersi gniewnie spojrzała na niego z góry. Siadaj, kat! poprosiła ją Pippa i Katrin niechętnie zajęła miejsce na kanapie między Pippą i Robin. Strajk chciał przede wszystkim podtrzymać kruche zaufanie, które udało się zbudować Robin. Tutaj nie było miejsca na bezpośredni atak. Zaczął zatem przemawiać, powtarzając za Robin jak echo, sugerując, że władze nabrały wątpliwości co do aresztowania Leonory. I ponownie analizują dostępne dowody. Unikał wspominania o policji, ale każdym słowem dawał do zrozumienia, że stołeczna policja coraz bardziej interesuje się Katrin Kent. Kiedy mówił, w oddali wyła syrena. Zapewnił, że osobiście jest przekonany o całkowitej niewinności Kent, ale uważa ją za źródło niezrozumiane przez policję i niewłaściwie przez nią wykorzystane. No, tak, może i masz rację, powiedziała. Nie tyle rozkwitła pod jego kojącymi słowami, ile przestała zaciskać pięści. Sięgając po kubek z napisem: Zachowaj spokój, dodała z ostentacyjną pogardą. Interesowało ich tylko nasze życie seksualne. Strike pamiętał, że według Anstisa Katrin sama podała mnóstwo informacji na ten temat i nikt nie musiał jej do tego nakłaniać. Mnie nie interesuje wasze życie seksualne, powiedział strajk. To oczywiste, że mówiąc wprost, w domu nie dostawał tego, czego chciał. Nie spał z nią od lat, oświadczyła Katrin. Przypominając sobie, znalezione w sypialni Leonory zdjęcia związanego kłajna, Robin spuściła wzrok na kubek herbaty. Nic ich nie łączyło. Nie mógł z nią rozmawiać o swojej twórczości. Jej to nie interesowało, miała to gdzieś. E, mówił nam, prawda? ciągnęła, spoglądając na Pippę przycupniętą na podłokietniku, że nigdy uważnie nie czytała jego książek. Chciał mieć kogoś, z kim mógłby się porozumieć na tej płaszczyźnie. Ze mną mógł naprawdę rozmawiać o literaturze. I ze mną, dorzuciła Pippa natychmiast rozpoczynając własne przemówienie. Wiecie, interesował się polityką tożsamości? I godzinami rozmawialiśmy o sytuacji takich osób jak ja, urodzonych w zasadzie w niewłaściwym. Yy, tak, mówił mi, że to wspaniale móc wreszcie porozmawiać z kimś, kto naprawdę rozumie jego twórczość, powiedziała głośno Katryn, zagłuszając pipę. Tak też myślałem, odrzekł strajk kiwając głową, ale policja pewnie nie zadała sobie trudu, żeby cię o to spytać. No, pytali, jak się poznaliśmy, więc im powiedziałam na jego kursie kreatywnego pisania, wyjaśniła Katrin. To działo się powoli, no wiecie, interesowało go to, co pisze. Co piszemy, wtrąciła cicho Pippa. Katrin długo mówiła, a strajk potakiwał, przejawiając wszelkie oznaki zainteresowania stopniową przemianą relacji nauczyciela ze studentką w znacznie cieplejsze stosunki. Miał wrażenie, że Pippa nie odstępowała ich na krok i rozstawała się z Quenem i Katrin dopiero na progu sypialni. — Piszę fantastykę. — Z pazurem — powiedziała Katrin. Strajk zauważył ze zdziwieniem i lekkim rozbawieniem, że zaczęła mówić jak Fancord. Przećwiczone zdania przypominające fragmenty wywiadów. Zastanawiał się przez chwilę, ilu ludzi, którzy godzinami siedzą sami i bazgrolą różne opowieści, praktykuje rozmawianie o swojej twórczości w czasie przerw na kawę. Przypomniał sobie, co Walgrave powiedział mu okłajnie: że pisarz bez żenady przyznawał się do udzielania improwizowanych wywiadów z długopisem zamiast mikrofonu. W zasadzie to fantastyka łamana przez erotykę, ale bardzo rozbudowana literacko ciągnęła Katrin Kent. Wiesz, Właśnie na tym polega problem tradycyjnej branży wydawniczej. Nie chcą ryzykować dla czegoś, czego jeszcze nie widziano. Interesuje ich tylko to, co pasuje do ich kategorii sprzedaży i jeśli mieszasz kilka gatunków, jeśli tworzysz coś zupełnie nowego, boją się spróbować. Wiem, że Lis Stasel... Katrin wymówiła imię i nazwisko agentki, jakby było nazwą jakiejś dolegliwości medycznej. Powiedziała Owenowi, że moje dzieła są zbyt niszowe... I na tym polega wspaniałość publikowania własnym sumptem na wolności. Tak, powiedziała Pippa rozpaczliwie próbując wtrącić swoje trzy grosze. To prawda, moim zdaniem niezależne pisarstwo może być dobrym rozwiązaniem dla literatury rodzajowej. Tylko że ja właśnie nie tworzę w określonym gatunku, powiedziała Katrin lekko marszcząc brwi. Przecież tłumaczę. Ale Owen uważał, że dla moich wspomnień lepsza byłaby tradycyjna droga. Powiedziała Pippa. Wiecie, jego naprawdę interesowała tożsamość płciowa i fascynowało go to, co przeszłam. Poznałam go z kilkoma innymi osobami transpłciowymi i obiecał porozmawiać o mnie ze swoim redaktorem, bo twierdził, że dzięki odpowiedniej promocji no wiecie, i jeśli ma się historię, której tak naprawdę jeszcze nikt nie opowiedział. Owen był zachwycony poświęceniem Meliny, nie mógł się doczekać dalszego ciągu. Dosłownie wyrywał mi z ręki każdy kolejny rozdział. Zagłuszyła ją Katrin i powiedział, że. ucichła gwałtownie w połowie zdania. Widoczne rozdrażnienie pippy, której nie pozwolono dokończyć, zniknęło z jej twarzy tak szybko, że efekt był wręcz komiczny. Robin wiedziała, o czym nagle sobie przypomniały, że gdy kłań okazywał im rozliczne wyrazy wsparcia, zainteresowania i wychwalał je pod niebiosa, postacie harpi i epicene nabierały obscenicznych kształtów na starej elektrycznej maszynie do pisania ukrytej przed ich niecierpliwymi spojrzeniami. — Więc rozmawiał z wami o tym, co pisał? — spytał Strajk. — Trochę — powiedziała Katrin Kent beznamiętnym tonem. — Wiecie, ile czasu pracował nad Bombix Mori? — Prawie odkąd się poznaliśmy — odrzekła. — Co mówił o tej książce? Zapadła cisza. Katrin i Pippa spojrzały na siebie. Już mu wspomniałam, wyjaśniła Pippa, patrząc wymownie na strajka, że przedstawiał nam ją zupełnie inaczej. No tak, westchnęła ciężko Katrin, splotła ręce na piersi, nie przypuszczałyśmy, że pisze coś takiego. Coś takiego. Strike przypomniał sobie brązową, lepką substancję, która wyciekła z piersi harpi. Według niego to był jeden z najbardziej odrażających obrazów w tej książce. Pamiętał, że siostra Catherine umarła na raka piersi. Mówił, jaka będzie ta książka? Spytał Strike. Kłamał. Stwierdziła Katrin bez ogródek. Wprawdzie powiedział, że to będzie podróż pisarza czy coś takiego, ale udawał, że mówił nam, że będziemy. Pięknymi, zagubionymi duszami, podsunęła Pippa, której to sformułowanie najwidoczniej wryło się w pamięć. No tak, przyznała smutno Katrin. Katrin czy kiedykolwiek czytał ci fragmenty? Nie powiedziała. Mówił, że chciałby. — Żeby to była... żeby to była... — Och, Kat! — westchnęła Pippa z teatralnym rozczuleniem. Katrin ukryła twarz w dłoniach. — Proszę — powiedziała uprzejmie Robin, wyjmując chusteczki z torebki. — Nie — odparła ostro Katrin, po czym zsunęła się z kanapy i zniknęła w kuchni. Wróciła z rolką papierowego ręcznika. — Mówił — powtórzyła — że chciał, żeby to była niespodzianka. — Drań! powiedziała siadając z powrotem. Drań! Osuszyła oczy i pokręciła głową, kołysząc długą grzywą rudych włosów podczas gdy Pippa masowała jej plecy. Pippa powiedziała, zaczął Strajk, że Quine wsunął ci kopię maszynopisu przez skrzynkę w drzwiach. Tak, potwierdziła Katrin. Było jasne, że Pippa już się przyznała do tej niedyskrecji. Widziała go Jude. Moja sąsiadka, to wścibska suka, zawsze ma mnie na oku. Strike, który przed chwilą wsunął do skrzynki wścibskiej sąsiadki drugie dwadzieścia funtów w ramach podziękowania za informowanie go o poczynaniach Katrin, spytał. Kiedy? Szóstego, jeszcze przed wschodem słońca, powiedziała Katrin. Strike prawie poczuł napięcie i podekscytowanie Robin. Czy działało wtedy światło przed twoimi drzwiami? Światło? Nie działa od miesięcy. Czy twoja sąsiadka rozmawiała z Kłajnem? Nie, tylko spojrzała przez okno. Była druga w nocy, czy jakoś tak. Nie chciała wychodzić w koszuli nocnej. Ale mnóstwo razy widziała, jak przychodził i wychodził. Wiedziała, jak wy. wygląda! ciągnęła Katrin, tłumiąc płacz. W tej jego głupiej pelerynie i w kapeluszu. Pa mówiła, że dołączył liścik, powiedział strajk. Tak. Zemsta za nas oboje, odrzekła Katrin. Masz go jeszcze? Spaliłam, powiedziała Katrin. Był zaadresowany do ciebie, droga Katrin. Nie, powiedziała. Była tam tylko ta wiadomość i cholerny buziaczek. Drań zaszlochała. Mam pójść po coś mocniejszego do picia? Zaproponowała niespodziewanie Robin. W kuchni coś się znajdzie, powiedziała Katrin, a jej słowa stłumił kawałek papierowego ręcznika przykładany do ust i policzków. Przynieś, Pip. Jesteś pewna, że to on napisał ten liścik? Spytał Strike, kiedy Pippa popędziła w poszukiwaniu alkoholu. Tak, to było jego pismo, wszędzie bym je poznała, powiedziała Katrin. Jak zrozumiałaś te słowa? Bo ja wiem, odparła Katrin słabym głosem, wycierając oczy wypełnione łzami. Zemsta za mnie, bo obsmarował swoją żonę, i zemsta za niego na wszystkich, nawet na mnie. Tchórzliwy drań powiedziała nieświadomie powtarzając słowa Michaela Fankorta. Mógł mi powiedzieć, że nie chce. Jeśli zamierzał to skończyć. Dlaczego w taki sposób? Dlaczego i nie chodziło tylko o mnie? Pip udawał, że mu zależy, rozmawiał z nią o jej życiu, przeszła okropny okres jej wspomnienia to żadna wielka literatura ani nic z tych rzeczy, ale Pippa wróciła z pobrzękującymi kieliszkami oraz butelką brandy i Katrin zamilkła. Trzymałyśmy ją na świąteczny pudding, powiedziała Pippa, zręcznie wyjmując korek. Proszę, Kat. Katrin wzięła kieliszek z wielką porcją brandy i wypiła ją jednym haustem. Chyba uzyskała pożądany efekt, pociągnęła nosem i się wyprostowała. Robin zgodziła się wypić odrobinę alkoholu. Strike podziękował. Kiedy przeczytałaś maszynopis? Spytał Katrin, która nalewała sobie następną brandy. Tego samego dnia, kiedy go znalazłam, dziewiątego listopada, jak wróciłam do domu po czyste ubranie. Widzicie, byłam u Angeli w hospicjum. Już w rocznicę spisku prochowego przestał odbierać ode mnie telefony. Nie odebrał ani razu, a mówiłam mu, że z Angelą jest naprawdę źle. Zostawiałam wiadomości. Potem wróciłam do domu i znalazłam maszynopis na podłodze. Pomyślałam, może dlatego nie odbiera, może chce, żebym najpierw to przeczytała. Zabrałam maszynopis do hospicjum i tam go przeczytałam siedząc przy Angeli. Robin Mogła sobie tylko wyobrażać, co czuła ta kobieta, kiedy ujrzała swój obrzydliwy portret autorstwa kochanka, siedząc przy łóżku umierającej siostry. Zadzwoniłam do pip, prawda? Ciągnęła Katrin, pipa potaknęła i powiedziałam jej, co zrobił. Ciągle do niego telefonowałam, ale dalej nie odbierał. Kiedy Angela umarła, pomyślałam pieprzę to. Już ja cię znajdę. Brandy dodała koloru bladem policzkom Katrin. Poszłam do jego domu, ale kiedy ją zobaczyłam, znaczy jego żonę, widziałam, że mówi prawdę. Jego tam nie było. No więc poprosiłam, żeby mu przekazała, że Angela umarła. Poznał Angelę. Twarz Katrin znowu się wykrzywiła. Pippa odstawiła kieliszek i objęła drżące ramiona Katrin. Myślałam, że przynajmniej zrozumie, jak mnie skrzywdził, kiedy traciłam. kiedy straciłam. Ponad minutę w pokoju było słychać jedynie pochlipywanie Katrin. I wrzaski chłopaków pod blokiem. Przykro mi, powiedział strajk oficjalnym tonem. To musiało być okropne, dodała Robin. Ich czwórkę połączyło kruche poczucie koleżeństwa. Byli zgodni przynajmniej w jednym. Owen Quine zachował się podle. Tak naprawdę przyszedłem tu ze względu na Twoją umiejętność analizy tekstu, powiedział strajk do Katrin kiedy znowu wytarła oczy zmienione przez opuchliznę w szparki na twarzy. — Jak to? — spytała, ale w jej szorstkim tonie Robin usłyszała pęczniającą dumę. — Nie rozumiem części tego, co Quine napisał w Bombix Mori. — To nic trudnego. Powiedziała i znowu nieświadomie powtórzyła słowa Fancorta. Tej książce raczej nie grożą nagrody za subtelność. Nie wiem, odrzekł strajk. Jest tam jedna bardzo intrygująca postać. Próżno wspaniały? spytała. To oczywiste, pomyślał, że od razu wysnuła taki wniosek. Fankort był sławny. Myślałem o krojczym. Nie chcę o tym rozmawiać. Ucięła ostrym tonem, który zdumiał Robin. Katrin spojrzała na pipę i Robin dostrzegła kiepsko skrywany blask wspólnego sekretu. Udawał, że nie zniża się do takich rzeczy, powiedziała Katrin. Udawał, że niektóre sprawy są dla niego święte, a potem wziął i. Wygląda na to, że nikt nie chce mi pomóc w zinterpretowaniu krojczego, powiedział strajk. Dlatego, że niektórzy z nas mają trochę przyzwoitości. Odparła Katrin. Strike spojrzał na Robin. Zachęcał ją, żeby przejęła pałeczkę. Jerry Woldgrave już powiedział Kormorenowi, że to on jest Krojczym odezwała się nieśmiało. Lubię Jerry'ego Woldgrave'a oznajmiła wojowniczo Katrin. Poznałaś go? spytała Robin. Dwa lata temu. Owen zabrał mnie na bożonarodzeniowe przyjęcie powiedziała. Waldgrave też tam był. Uroczy człowiek trochę wypił. Dodała. Już wtedy pił, wtrącił się strajk. To był błąd. Chciał, żeby Robin poprowadziła rozmowę, gdyż zakładał, że jego asystentka nie budzi takiego strachu jak on. Kiedy się odezwał, Katrin zamilkła. Spotkałaś na tym przyjęciu jeszcze kogoś interesującego? spytała Robin sącząc Brandy. A był tam Michael Fancourt, powiedziała natychmiast Katrin. Mówią, że jest arogancki, ale moim zdaniem to czarujący człowiek. Aha, rozmawiałaś z nim? Mm, Owen wolał, żebym trzymała się od niego z daleka, powiedziała. Ale poszłam do toalety, a kiedy wracałam, wyznałam mu, jak bardzo zachwycił mnie dom pustki. Owenowi to by się nie spodobało, zauważyła z żałosną satysfakcją. Ciągle gadał o tym, że fankort jest przeceniany, ale moim zdaniem jest cudowny. W każdym razie przez chwilę rozmawialiśmy, a potem ktoś go odciągnął, ale. Powtórzyła wojowniczo, jakby w pokoju był cień Owena Kłajna mogący usłyszeć te pochwały pod adresem rywala. Według mnie był czarujący, Życzę mi powodzenia w pisaniu, dodała sącząc Brandy. Wspomniałaś mu, że jesteś dziewczyną, Owena? Spytała Robin. Tak. Odparła Katrin z nieco krzywym uśmiechem. Roześmiał się i powiedział wyrazy współczucia. Ani przez chwilę nie był dla mnie nieuprzejmy. Od razu poznałam, że Owen już go nie obchodzi. Myślę, że Michael Fancourt to miły człowiek i cudowny pisarz. Kiedy odnosi się sukcesy, ludzie stają się zawistni, prawda? Dolała sobie Brandy. Wyjątkowo dobrze reagowała na alkohol. Nie licząc rumieńca na twarzy, w ogóle nie wyglądała na wstawioną. Więc mówisz, że polubiłaś Czerwiego Woldgrave'a? powiedziała Robin lekko nieobecnym tonem. Och, on jest uroczy, przyznała Katrin, która rozgadała się już na dobre i wychwalała każdego, kogo mógłby zaatakować kłań. Uroczy mężczyzna! Tyle, że był bardzo, bardzo pijany. Leżał w pomieszczeniu obok i wszyscy omijali go szerokim łukiem. No wiesz, ta suka tassel kazała nam go zostawić w spokoju, mówiła, że wygaduje głupoty. A dlaczego nazywasz ją suką? spytała Robin. Stara snobistyczna krowa powiedziała Katrin. Żebyś widziała, jak ze mną rozmawiała. Zresztą z innymi też. Ale ja wiem, o co jej chodziło, była wkurzona, bo spotkała tam Michaela Fancorta Owen poszedł zobaczyć, czy z Jerrym wszystko w porządku Bez względu na to, co powiedziała ta stara suka, nie zamierzał go zostawić nieprzytomnego w fotelu Zagadnęłam ją, właśnie rozmawiałam z Fancortem, uroczy człowiek To jej się nie spodobało, ciągnęła z zadowoleniem Katrin Nie spodobało jej się, że dla mnie był uroczy, a jej nienawidzi Owen wspominał, że kiedyś kochała się w Fancorcie, a teraz nie zamienił z nią nawet słowa. Jakkolwiek plotka była stara, sprawiała Katrin przyjemność. Przynajmniej tego wieczoru mogła uchodzić za osobę dobrze poinformowaną. Wyszła niedługo po tym, jak jej to powiedziałam dodała Katrin z satysfakcją. Okropna kobieta. Michael Fancord mówił mi, wtrącił się strajk, a oczy Katrin i Pippy natychmiast zwróciły się w jego stronę pragnąc usłyszeć, co mógł powiedzieć sławny pisarz. — Że Owen Quine i Elizabeth Tassel mieli kiedyś romans. Po chwili osłupienia Catherine Kent parsknęła śmiechem, bez wątpienia nieudawanym. Salon wypełnił się rechotliwymi, wręcz radosnymi piskami. Oh, — Owen i Elizabeth Tassel <tosłuch> — no, tak powiedział. Pippa rozpromieniła się na widok i dźwięk żywiołowej, niespodziewanej wesołości Katrin Kent, która turlała się na kanapie, próbując złapać oddech. Brandy ochlapała jej spodnie, kiedy Kent trzęsła się ze śmiechu. Sprawiał wrażenie najzupełniej szczerego. Pippa zaraziła się tą histerią i też zaczęła rechotać. Gdy wydyszała Katrin, nawet za, za milion lat. To musiało być dawno temu, zaznaczył strajk, ale długa ruda grzywa trzęsła się dalej, gdyż Catherine Kent wciąż ryczała ze śmiechu. O, oh, Owen i Lis, nigdy, nigdy przenigdy, ty tego nie rozumiesz, powiedziała, wycierając oczy tym razem pełne łez radości. On uważał, że jest paskudna, zresztą by mi powiedział. Owen mówił o każdej, z którą spał. Nie był aż takim gentlemanem, prawda? Pip. Wiedziałabym, gdyby kiedykolwiek, nie mam pojęcia skąd coś takiego przyszło Michaelowi Fankortowi do głowy. Nigdy, podkreśliła Katrin Kent z niewymuszoną wesołością i całkowitym przekonaniem. Śmiech ją odprężył. Ale nie wiesz, co tak naprawdę znaczy, Krojczy? Spytała Robin, odstawiając pusty kieliszek po brandy na sosnowy stolik kawowy zdecydowanym gestem gościa, szykującego się do wyjścia. Nigdy nie mówiłam, że nie wiem, powiedziała Katrin, której po długim śmiechu wciąż brakowało tchu. Wiem. Po prostu zrobienie czegoś takiego Jerrymu było okropne. cholernych hipokryta. Mówił mi, żebym nikomu o tym nie wspominała, a potem napisał o wszystkim w Bombix Mori. Robin nie potrzebowała spojrzenia strajka, żeby wiedzieć, że teraz lepiej się nie odzywać i pozwolić działać dobremu humorowi Katrin, zaprawionemu brandy, jej zadowoleniu z bycia w centrum uwagi i dumie ze znajomości poznanych przypadkiem sekretów postaci ze świata literatury. No dobrze, uległa Katrin Kent. No dobrze, powiem wam. Owen wspomniał mi o tym, kiedy wychodziliśmy z przyjęcia. Tego wieczoru Jerry był bardzo pijany. Wiecie, że jego małżeństwo wisi na włosku i to od lat. Przed przyjęciem bardzo pokłócił się z Fenellą i powiedziała mu, że ich córka może wcale nie być jego, że jej ojcem może być. Strajk wiedział, co za chwilę usłyszy, Fancord, powiedziała Katryn po stosownie dramatycznej chwili milczenia. Karlica z dużą głową, to dziecko, które Fenella chciała usunąć, bo nie wiedziała, kto jest ojcem, rozumiecie. Krojczy z rogami na głowie. Owen powiedział, żebym nie puszczała pary z ust, to wcale nie jest zabawne. Zaznaczył Jerry kocha swoją córkę. To jedyne dobro, jakiego w życiu spotkało, ale gadał o tym przez całą drogę do domu. Bez przerwy ględził o Fankorcie i o tym, jaki Michael był wściekły, kiedy się dowiedział, że ma córkę bo nigdy nie chciał mieć dzieci tyle pieprzenia o chronieniu Jeriego a zrobiłby wszystko żeby dopiec Michaelowi Fancourtowi. wszystko rozdział 46 Liander walczył wokół kłębiły się fale ciągnąc go na dno które całe usiane było perłami Christopher Marlowe hero And Leander. Pół godziny później Strike, zadowolony z działania taniej Brandy i z wyjątkowego zestawu jasności umysłu i życzliwości zaprezentowanego przez Robin pożegnał się ze swoją asystentką i bardzo jej podziękował. Robin wracała do domu, do Matthew w blasku zadowolenia i podekscytowania spoglądając życzliwszym niż wcześniej okiem na teorię Strajka o mordercy Owen'a Między innymi dlatego, że nic co powiedziała Katrin Kent jej nie obaliło, lecz przede wszystkim z powodu wspólnego przesłuchania, które usposobiło ją do szefa wyjątkowo przychylnie. Strike wrócił do mieszkania na poddaszu w nieco mniej podniosłym nastroju. Nie wypił niczego oprócz herbaty i wierzył w swoją teorię jeszcze mocniej niż dotychczas lecz miał tylko jeden dowód w postaci kasety do maszyny do pisania, a to było za mało, żeby oczyścić Leonorę w oczach policji. W sobotę i niedzielę w nocy ścisnął ostry mróz, ale za dnia warstwę chmur przekłuwały przebłyski słońca. Deszcz przemienił część nagromadzonego w rynsztokach śniegu w śliską breję. Strajk rozmyślał w samotności, krążąc między swoimi pokojami i agencją. Zignorował telefon od Niny Lassels i odrzucił zaproszenie na kolację od Nika i Ilsy, wymawiając się papierkową robotą, ale tak naprawdę wolał pobyć sam i uniknąć konieczności rozmawiania o sprawie Kłajna. Wiedział, że działa tak, jakby wciąż obowiązywały go profesjonalne standardy, które wraz z jego odejściem z Wydziału do Spraw Specjalnych straciły zastosowanie. Choć z prawnego punktu widzenia mógł rozmawiać o swoich podejrzeniach z każdym, z kim tylko miał ochotę, nadal traktował je jako poufne informacje. Po części wynikało to z długiego przyzwyczajenia, lecz przede wszystkim stąd oczywiście inni mogli się śmiać, że niezwykle poważnie traktował ewentualność, iż morderca mógł się dowiedzieć, co strajk myśli i robi. Według strajka najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia wycieku poufnych informacji, było niedzielenie się nimi. W poniedziałek znowu odwiedził go szef i kochanek niewiernej panny Brocklehurst. Masochizm klienta urósł do tego stopnia, że mężczyzna zapragnął się dowiedzieć, czy panna Brocklehurst nie ukrywa gdzieś trzeciego kochanka, o czym był coraz bardziej przekonany. Strike słuchał go jednym uchem, myśląc o poczynaniach Dave'a Polwortha, który zaczynał mu się wydawać ostatnią nadzieją. Starania Robin okazały się bezowocne, mimo że godzinami szukała dowodu, o który ją prosił. O wpół do siódmej wieczorem, kiedy strajk siedział w mieszkaniu i oglądał prognozę pogody, w której zapowiadano powrót arktycznych mrozów pod koniec tygodnia, zadzwonił telefon. Zgadnij, co mam, Didi, odezwał się Polworth wśród trzasków na linii. Żartujesz, odrzekł strajk i z przejęcia nagle zaparło mu dech w piersiach. Jest tu wszystko, stary. A niech mnie wyszeptał strajk. Sam był autorem tej teorii, a mimo to zdumiał się, gdy Polworthowi udało się dowieść jej słuszności. Schowałem to tutaj. Czeka na ciebie. Przyślę kogoś samego rana. A ja wrócę do domu i zrobię sobie przyjemną, gorącą kąpiel, powiedział Polward. Cham, jesteś cholernie. Wiem, wiem. O moich zasługach pogadamy później. Kurwa, zamarzam tu. Didi, jadę do domu. Strike zadzwonił do Robin i przekazał wieści. Jej radość dorównywała jego własnej. Dobrze. Jutro, powiedziała pełna determinacji. Jutro to zdobędę. Upewnię się, że. Tylko nie daj się ponieść, przerwał jej strajk. To nie są zawody. Tej nocy prawie nie spał. Robin zjawiła się w agencji dopiero o pierwszej po południu, ale gdy tylko usłyszał stuknięcie przeszklonych drzwi i jej wołanie, wiedział, że się udało. Chyba nie Powiedziała ledwie oddychając. Myślała, że ją uściska, co byłoby przekroczeniem granicy, do której nigdy wcześniej nawet się nie zbliżyli, ale rzucił się nie do niej, lecz do leżącej na biurku komórki. Dzwonię do Anstisa. Udało nam się, Robin. Kormoren, chyba. zaczęła Robin, ale już jej nie słyszał. Pospiesznie wszedł do swojego gabinetu i zamknął drzwi. Robin powoli usiadła przy biurku, czuła się niepewnie. Stłumiony głos strajka wznosił się i opadał za drzwiami. Niespokojnie wstała i poszła do łazienki, gdzie umyła ręce i długo patrzyła w popękane i plamiste lustro nad umywalką, przyglądając się zdradliwie jaskrawemu, złotemu kolorowi swoich włosów. Po powrocie do agencji usiadła, ale nie potrafiła się na niczym skupić. Zauważyła, że nie włączyła lampek na swojej malutkiej choince. Zrobiła to, a potem czekała i w zamyśleniu obgryzała paznokieć kciuka, co nie zdarzało jej się od lat. Dwadzieścia minut później z gabinetu wynurzył się strajk z zaciśniętymi zębami i paskudną miną. — Głupi, pieprzony głąb! — brzmiały jego pierwsze słowa. — Nie! — Robin wydała z siebie tłumiony okrzyk. — Nie chciał tego słuchać — powiedział strajk, zbyt poruszony, żeby usiąść — Kuśtykał tam i z powrotem w poczekalni. Dał do analizy tę zakrwawioną szmatę z garażu i okazało się, że jest na niej krew kłajna. Wielkie mi kurwa rzeczy mógł się zranić wiele miesięcy temu. Ale Anstis jest tak bardzo zakochany w swojej pieprzonej teorii. Mówiłeś mu, że jeśli tylko zdobędzie nakaz. Głąb! Ryknął strajk i tak mocno walnął pięścią w metalową szafę na dokumenty, że aż zabrzęczała, a Robin podskoczyła na krześle. Przecież nie może zaprzeczyć, kiedy zakład medycyny sądowej zbada dowody. Właśnie to jest najgorsze, Robin, powiedział odwracając się do niej. Jeśli nie zrobi przeszukania, zanim zakład medycyny sądowej zbada dowody, może już nie być nic do znalezienia. Ale wspomniałeś mu o maszynie do pisania? Sam fakt, że ona tam jest, nie bije tego kutasa po oczach. Zrezygnowała z dalszych sugestii, ale patrzyła jak strajk chodzi tam i z powrotem ze zmarszczonymi brwiami. Za bardzo się bała, żeby wyznać mu w takim momencie, co ją martwi. Pierwszyć to! Warknął strajk po raz szósty podchodząc do jej biurka. Szogi trwoga! Nie ma innego wyjścia, al! mruknął znowu, wyjmując komórkę. I nikt. Kto to jest Nick? Spytała Robin, rozpaczliwie próbując za nim nadążyć. To mąż adwokatki Leonory, wyjaśnił strajk, stukając w przyciski telefonu. Stary kumpel. Jest gastroenterologiem. Znowu wycofał się do swojego gabinetu i zatrzasnął drzwi. Szukając jakiegoś zajęcia, Robin z łomoczącym sercem napełniła czajnik i zaparzyła im obojgu herbatę. Kiedy czekała na strajka, nietknięte kubki ostygły. Piętnaście minut później strajk wyszedł z gabinetu. Wydawał się spokojniejszy. W porządku, powiedział, sięgając po herbatę i upijając wielki łyk. Mam plan i będziesz mi potrzebna. Czujesz się na siłach? Oczywiście, powiedziała Robin. Przedstawił jej skrócony zarys tego, co zamierzał zrobić. Plan był ambitny i wymagał sporego szczęścia. No i? Spytał w końcu. Nie ma sprawy, powiedziała Robin. Może wcale nie będziesz nam potrzebna. Wiem, powiedziała. W przeciwnym razie wszystko może zależeć właśnie od ciebie. Tak, jesteś pewna? Spytał strajk, przyglądając się jej. Naprawdę nie ma sprawy, powtórzyła robin. Chcę to zrobić, wierz mi, chodzi tylko o to, że zawahała się. Chyba mnie. Co? spytał ostro strajk. Chyba. Powinnam poćwiczyć, powiedziała Robin. Aha, odrzekł, mierząc ją wzrokiem. No dobra, masz czas do czwartku. Zaraz sprawdzę datę. Po raz trzeci zniknął w gabinecie. Robin wróciła na swoje krzesło. Rozpaczliwie pragnęła odegrać swoją rolę w schwytaniu mordercy Owena kłajna, Ale zanim spanikowała na dźwięk ostrej reakcji strajka, chciała powiedzieć: Chyba mnie zauważył. Rozdział 47. Ha, 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 zaplątałeś się we własne dzieło niczym jedwabnik, John Webster, The White Devil. W świetle staromodnej latarni ulicznej, kreskówkowe malowidła pokrywające fasadę Chelsea Arts Club wyglądały dziwnie złowieszczo. Na skąpanych w tęczy ścianach długiego, niskiego rzędu białych domów, zbitych w jedną całość, namalowano cyrkowe dziwolągi. Czteronogą jasnobłosą dziewczynę, słonia pożerającego swojego tresera i pobladłego akrobatę w więziennych pasiakach, którego głowa najwyraźniej znikała w jego własnym tyłku. Klub stał w zielonej, sennej i eleganckiej okolicy, wytłumionej śniegiem, który wrócił i sypał jak szalony, gromadząc się na dachach i chodnikach, jakby krótka chwila wytchnienia od arktycznych mrozów w ogóle nie nastąpiła. Przez cały czwartek śnieżyca przybierała na sile i teraz stary klub w świeżych, pastelowych kolorach, widziany za falującą, oświetloną blaskiem latarni zasłoną lodowatych płatków, wyglądał dziwnie nierealnie. Jak sceneria z tektury, jak dzieło malarstwa iluzjonistycznego przedstawiające wnętrze cyrkowego namiotu. Strike stał w cienistej uliczce obok Old Church Street, patrząc jak goście przyjeżdżają jeden po drugim na swoje małe przyjęcie. Zobaczył wiekowego Pinkelmana, któremu Jerry Waldgrave z kamienną twarzą pomógł wysiąść z taksówki, gdy Daniel Chart w futrzanej czapce na głowie stał o kulach, kiwając w stronę gościa i witając go nieśmiałym uśmiechem. Elizabeth Tassel przyjechała sama taksówką. Grzebała w torebce szukając pieniędzy za kurs i drżała z zimna. Na końcu samochodem z szoferem przybył Michael Fancourt. Nie śpieszył się z wyjściem z pojazdu. Zanim ruszył po schodach do drzwi, przygładził płaszcz. Detektyw, na którego gęste, kręcone włosy mocno sypał śnieg, wyjął komórkę i zadzwonił do przyrodniego brata. — Cześć! — powiedział Al podekscytowanym tonem. — Wszyscy są w jadalni? — Ile osób? — Mniej więcej dwanaście. — Wchodzę. Strike pokuśtykał po ulicy, podpierając się laską. Wpuszczono go natychmiast, gdy tylko podał nazwisko i wyjaśnił, że jest gościem Duncana Gilfedera. Al i Gilfeder, fotograf celebryta, którego strajk widział po raz pierwszy w życiu, stali niedaleko wejścia. Gilfeder chyba nie bardzo wiedział, kim jest strajk ani dlaczego Al poprosił jego, członka tego ekscentrycznego i czarującego klubu, o zaproszenie jakiegoś nieznanego gościa. To mój brat, powiedział Al, kiedy ich sobie przedstawiał. Mówił z dumą. A, odrzekł osłupiały Gilfeder, miał takie same okulary jak Christian Fischer, a jego proste włosy układały się w rozwichszonego, sięgającego ramion boba. Myślałem, że masz młodszego brata. Mówisz o Edim, wyjaśnił Al. To jest kormoran, były wojskowy, teraz pracuje jako detektyw. Aha, powiedział Gilfeder jeszcze bardziej skołowany. – Dzięki za pomoc – zwrócił się Strajk do nich obu. – Przynieść wam jeszcze po drinku? W klubie panował taki gwar i tłok, że trudno było zobaczyć cokolwiek oprócz przezierających gdzieniegdzie miękkich kanap i ognia strzelającego w kominku. Ściany baru z niskim sufitem pokrywały liczne grafiki, obrazy i zdjęcia. Przypominało to dom na wsi, przytulny i trochę zaniedbany. Strajk, jako najwyższy mężczyzna na sali, sięgał wzrokiem nad głowami tłumu aż do okien w głębi klubu. Wychodziły na olbrzymi ogród oświetlony ustawionymi na zewnątrz lampami, które tworzyły plamy światła. Na zielonych krzewach i kamiennych posągach, majaczących wśród zarośli, leżała gruba, śnieżno-biała warstwa śniegu, czystego i gładkiego niczym lukier. Strajk dotarł do baru i zamówił wino dla swoich towarzyszy. Zaglądając przy okazji do jadalni. Uczestnicy kolacji siedzieli przy długim drewnianym stole. Przyjęcie Roper Chart odbywało się przy dwóch oknach prowadzących na taras, a widoczny za szybami ogród był lodowato biały i upiorny. Dwanaście osób, niektórych strajk nie kojarzył. Zebrało się, żeby oddać hołd 90 Pinkelmanowi, który siedział u szczytu stołu. Strike zauważył, że ktokolwiek zajmował się przydziałem miejsc, posadził Elizabeth Tassel i Michaela Fancorta w dużej odległości. Fancort głośno mówił do ucha Pinkelmana, mając naprzeciwko czarda. Elizabeth Tassel siedziała obok Jerry'ego Waldgrave'a, nie odzywali się do siebie. Strike podał kieliszki z winem Alowi i Gilfederowi, a potem wrócił do baru po whisky dla siebie, cały czas mając na oku przyjęcie Roperchart. – Co ty tu robisz? – odezwał się jakiś głos, dźwięczny jak dzwon, ale dobiegający skądś poniżej. Nina Lassels stała przy jego łokciu, w tej samej czarnej sukience na ramionczkach, którą miała na sobie na jego urodzinowej kolacji. Nie został w niej nawet ślad dawnej chichotliwej kokieteryjności. Spoglądała oskarżycielsko. – Cześć – przywitał się zaskoczony Strajk. – Nie przypuszczałem, że cię tu spotkam – a ja nie przypuszczałam, że spotkam Ciebie. Odparła. Od ponad tygodnia nie odpowiadał na jej telefony. Od nocy, kiedy poszedł z nią do łóżka, żeby nie myśleć o Charlotte w dniu jej ślubu. E, więc, e, znasz Pinkelmana, powiedział strajk, próbując zacząć pogawędkę, w obliczu jak dobrze widział wyraźnej niechęci ze strony rozmówczyni. Przyjmuje część autorów Jerry'ego, który od nas odchodzi. Pinks jest jednym z nich. — Gratuluję — powiedział Strike. Nadal się nie uśmiechała. Ale mimo to Waldgrave przyszedł na imprezę. — Pinks lubi Jeriego, A ty? — spytała. — Co tutaj robisz? — To, za co mi płacą — powiedział Strike. — Próbuję się dowiedzieć, kto zabił Owena Quyna. Przewróciła oczami, najwidoczniej uważając, że doprowadził swój upór do granic śmieszności. — Jak się dostałeś do środka? — To klub zamknięty — Mam kontakty, powiedział Strike. Więc nie przyszło ci do głowy, żeby jeszcze raz mnie wykorzystać? spytała. Raczej nie spodobało mu się własne odbicie, które zobaczył w jej wielkich, mysich oczach. Nie można było zaprzeczyć, że wykorzystał ją wielokrotnie. To były tanie, haniebne zagrania, a ona zasługiwała na coś lepszego. Pomyślałem, że mogło ci się już znudzić, powiedział Strike. Dobrze pomyślałeś. Odparła Nina. Odwróciła się od niego i poszła do stołu, przy którym zajęła ostatnie wolne miejsce między dwoma nieznanymi mu pracownikami wydawnictwa. Strike znalazł się dokładnie naprzeciwko Jerry'ego Waldgrave'a. Waldgrave go zauważył i Strike zobaczył, jak oczy redaktora wytrzeszczają się za okularami wrogowej oprawie. Chart, widząc nieruchome spojrzenie Woldgrave'a, odwrócił się na krześle i wszystko wskazywało na to, że on także rozpoznał strajka. Jak idzie? spytał podekscytowany Al, stając obok łokcia Kormorena. Wspaniale, powiedział strajk. Gdzie się podział ten Gil, jak mu tam. Wypił drinka i wyszedł. Nie wie, co knujemy, odparł Al. Al też nie wiedział, po co się tu zjawili. Strajk nie wyjaśnił mu nic poza tym, że tego wieczoru musi wejść do Chelsea Arts Club i być może będzie potrzebował podwózki. Jaskrawo czerwone Alfa Romeo Spider Ala stało zaparkowane kawałek dalej. Wgramolenie się do pojazdu o tak niskim zawieszeniu i wyjście z niego było dla kolana strajka męczarnią. Wyglądało na to, że, tak jak sobie zaplanował, jego obecność mocno krępowała połowę stołu Roberta. Strajk stał w takim miejscu, że wyraźnie widział odbicia tych ludzi w ciemnych oknach prowadzących na taras. Dwie Elizabeth Tassel piorunowały go spojrzeniem z Natmeni. dwie Niny uparcie go ignorowały, a dwóch czardów z lśniącymi glacami wezwało dwóch kelnerów i pytało, czy Strajk ma prawo tam być. – Bardzo przepraszam, sir… — zaczął kelner ściszonym głosem, podchodząc do Strajka. — Ale czy mógłbym spytać? — Nazywam się Al Rugby. Ja i mój brat jesteśmy tu z Duncanem Gilfederem — odrzekł uprzejmie Al, zanim Strajk zdążył się odezwać. Ton to głosu Ala wyrażał zdziwienie, że w ogóle ich o to spytano. Al był czarującym, uprzywilejowanym młodym mężczyzną, wszędzie mile widzianym. I o nieposzlakowanej opinii, więc strajka mimochodem ściągniętego do rodzinnej zagrody spowiła taka sama atmosfera swobodnego korzystania z przynależnych mu praw. Z wąskiej twarzy Alas poglądały oczy Johniego Rugby'ego. Kelner pospiesznie wymamrotał przeprosiny i się wycofał. Próbujesz po prostu zagrać im na nerwach? spytał al, gapiąc się na stolik wydawnictwa. Nie zaszkodzi, powiedział strajk z uśmiechem. I sącząc Whisky patrzył, jak Daniel Chart wygłasza sztywną mowę, prawdopodobnie wychwalając Pinkelmana. Spod stołu wyjęto kartkę i prezent. Na każde spojrzenie i uśmiech kierowane w stronę starego pisarza przypadało nerwowe zerknięcie w kierunku olbrzymiego, gapiącego się mężczyzny przy barze. Nie rozglądał się tylko Michael Fancourt. Albo nie zdawał sobie sprawy z obecności detektywa, albo się nią nie przejmował. Gdy przed wszystkimi gośćmi postawiono przystawki, Jerry Waldgrave wstał i ruszył w stronę baru. Nina i Elizabeth odprowadziły go wzrokiem. W drodze do toalety tylko skinął do strajka, ale wracając przystanął. — Dziwię się, że pana tu widzę. — Tak — odparł strajk. — Tak — powiedział Waldgrave. — Pańska obecność krępuje ludzi. — Nic na to nie poradzę — powiedział strajk. Mógłby pan spróbować się na nas nie gapić? To mój brat, Al, powiedział strajk, ignorując prośbę. Al z szerokim uśmiechem wyciągnął rękę, a kompletnie zaskoczony Waldgrave ją uścisnął. Irytuje pan Daniela? powiedział Waldgrave do strajka, patrząc detektywowi prosto w oczy. Tak mi przykro, odparł strajk. Redaktor zmierzwił swoje rozczochrane włosy. E, no cóż. Skoro tak pan do tego podchodzi? Ej, dziwię się, że przejmuje się pan odczuciami Daniela Czarda. Nieszczególnie, powiedział Waldryw, ale kiedy jest w złym humorze potrafi uprzykrzyć życie innym. Chciałbym, żeby Pinkelman dobrze wspominał dzisiejszy wieczór, nie rozumiem, co pan tutaj robi. Chciałem dostarczyć przesyłkę, powiedział Strike. Wyjął z wewnętrznej kieszeni niezaadresowaną białą kopertę. Co to? To dla pana, powiedział Strike. Walgrave wziął kopertę. Sprawiał wrażenie zupełnie zdezorientowanego. To coś, co powinien pan wziąć pod uwagę, dodał strajk, przysuwając się do speszonego redaktora w gwarnym barze. Wie pan, przed śmiercią żony Fancord zachorował na świnkę. Co? spytał zdumiony Walgrave. Nigdy nie miał dzieci. Na pewno jest bezpłodny. Pomyślałem, że to może pana zainteresować. Woldgrave gapił się na niego z otwartymi ustami, nie wymyślił niczego, co mógłby powiedzieć i odszedł, wciąż ściskając białą kopertę. Co to było? Spytał strajka podniecony Al. Plan A, powiedział strajk zobaczymy. Waldgrave usiadł z powrotem przy stole Roper Chart, Odbijając się w czarnej szybie obok otworzył kopertę, którą dostał od Strajka. Ze zdumieniem wyjął ze środka drugą kopertę. Ta była opatrzona nabazgranym nazwiskiem. Redaktor spojrzał na Strajka, a ten uniósł brwi. Jerry Waldgrave zawahał się, po czym odwrócił się do Elizabeth Tussle i podał jej kopertę. Marszcząc z brwi, przeczytała to, co było na niej napisane. Jej spojrzenie pobiegło w stronę strajka. Uśmiechnął się i wzniósł toast szklanką whisky. Przez chwilę chyba nie była pewna co robić, potem trąciła łokciem siedzącą obok dziewczynę i przekazała kopertę dalej. Koperta powędrowała wzdłuż stołu i na drugą stronę, trafiając do rąk Michaela Fankorta. Jesteśmy w domu powiedział strajk. Al wychodzę do ogrodu na fajkę. Zostań tu i trzymaj telefon w pogotowiu. A w klubie nie wolno korzystać z komórek. Al zauważył minę strajka i szybko się poprawił. Załatwione. Rozdział 48. ósmy. Czy jedwabnik rozkłada przed tobą żółty owoc swej pracy? Czy dla ciebie się odkrywa? Thomas Middleton The Revenger's Tragedy W ogrodzie było pusto i przeraźliwie zimno. Strike grzązł po kostki w śniegu, nie czując chłodu przesączającego się przez prawą nogawkę. Wszyscy palacze, którzy normalnie zebraliby się na równym trawniku, woleli wyjść na ulicę. Otoczony przez milczące piękno, Strike wyorał samotny okop w zamarzniętej bieli. I zatrzymał się obok małej, okrągłej sadzawki zmienionej w krąg grubego, szarego lodu. Pulchny amorek z brązu siedział pośrodku niej na wielkiej muszli małża. Miał na głowie perukę ze śniegu i mierzył z łuku nie w stronę, gdzie mógłby ustrzelić istotę ludzką, lecz prosto w ciemne niebo. Strajk zapalił papierosa i odwrócił się, żeby spojrzeć na rozświetlone okna klubu. Goście i kelnerzy przypominali papierowe wycinanki poruszające się na jasnym ekranie. Strajk wiedział, że jeśli nie pomylił się w ocenie tego człowieka, fancord przyjdzie. Czy pisarz kompulsywnie przerabiający doświadczenie na słowa, wielbiciel makabry i dziwności, mógłby się oprzeć takiej pokusie? I rzeczywiście, kilka minut później, strajk usłyszał, jak otwierają się drzwi. Strzęp rozmów i muzyki pospiesznie milknie, a potem rozlega się stłumiony odgłos kroków. Pan strajk? Głowa Fankorta wydawała się wyjątkowo wielka w ciemności. Nie byłoby łatwiej wyjść na ulicę? Wolałbym to załatwić w ogrodzie, powiedział strajk. Rozumiem. Fankort wydawał się lekko rozbawiony, jakby postanowił przynajmniej jakiś czas robić strajkowi przyjemność. Detektyw przypuszczał, że fakt, iż to właśnie Fancourt został wywołany z grona zaniepokojonych ludzi przy stole, żeby porozmawiać z człowiekiem, przez którego wszyscy tak się denerwowali, przemawiał do pisarskiego umiłowania dramatyzmu. – O co chodzi? – spytał Fancourt. – Cenię pańskie zdanie – powiedział Strajk. – Chodzi o krytyczną analizę bombik z mori. Znowu? Zdziwił się Fancord. Dobry humor uchodził z niego razem z ciepłem stóp. Fancord mocniej owinął się płaszczem wśród gęsto i szybko pruszących płatków śniegu, po czym oświadczył. Powiedziałem o tej książce wszystko, co chciałem powiedzieć. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie usłyszałem o bombik smory, było to, Zaczął strajk, że przypomina pańskie wczesne dzieła. Zdaje się, że użyto określenia mnóstwo krwi i nieprzeniknionego symbolizmu. No i? odparł Fankort z rękami w kieszeniach. No i im więcej rozmawiałem z ludźmi, którzy znali Kłajna, tym bardziej stało się jasne, że książka, którą wszyscy czytają, przejawia tylko śladowe podobieństwo do tej, którą rzekomo pisał. Oddech fankorta uniósł się przed nim pod postacią obłoku, zasłaniając już i tak słabo widoczne grube rysy jego twarzy. Poznałem nawet dziewczynę, która mówi, że słyszała fragment książki, nie pojawiający się w ostatecznej wersji. Pisarze wycinają, powiedział fankort, szurając nogami i unosząc ramiona do uszu. Ołę dobrze by zrobił, gdyby wyciął wiele więcej. W zasadzie gdyby wyciął kilka powieści. Poza tym są tam te wszystkie powtórzenia z wcześniejszych książek, ciągnął strajk, dwaj hermafrodyci, dwa zakrwawione worki, cały ten niepotrzebny seks. On był człowiekiem o ograniczonej wyobraźni, panie strajk! Quine zostawił odręczną notkę, na której są chyba możliwe imiona i nazwiska postaci. Jedno z tych imion pojawia się na zużytej kasecie do maszyny do pisania, która zniknęła z jego gabinetu, zanim zamknęła go policja. Ale brakuje go w maszynopisie. — No, więc zmienił zdanie — zdenerwował się Van to zwyczajne imię i nazwisko, niesymboliczne czy archetypowe jak nazwy postaci w maszynopisie, powiedział Strajk. Jego oczy przyzwyczajały się już do ciemności i na grubo ciosanej twarzy Fankorta zauważył lekkie zaciekawienie. Restauracja pełna ludzi była świadkiem czegoś, co chyba okaże się ostatnim posiłkiem kłajna i jego pożegnalnym występem publicznym ciągnął strajk. Wiarygodny świadek twierdzi, że wszyscy goście słyszeli, jak Kłajn zarzucał Tassel, że boi się reprezentować jego książkę z powodu sflaczałego kutasa fancorda. Wątpił, żeby podenerwowani goście przy stole wydawcy wyraźnie widzieli jego i Fankorta. Ich postacie zlewały się pewnie z drzewami i rzeźbami, ale ktoś zdeterminowany albo zdesperowany mógł ich zlokalizować na podstawie świetlistego oka żarzącego się papierosa strajka. Punkcika snajpera. Jednakże w Bombix Mori nie ma ani słowa na temat pańskiego... Kutasa podjął strajk. Kochanka Kłajna i jego młoda transpłciowa przyjaciółka nie zostały tam przedstawione jako piękne, zagubione dusze, a zapowiadał im, że właśnie tak je opisze. Poza tym, jedwabników nie polewa się kwasem. Gotuje się je, żeby pozyskać kokony. No i. Powtórzył Fankort. No, i jestem zmuszony wysnuć wniosek, powiedział strajk, że Bombix Mori, które wszyscy czytają, to inna książka niż Bombix Mori napisane przez Kleina. Fankort przestał szurać nogami. Na chwilę zastygł bez ruchu i wyglądało na to, że poważnie zastanawia się nad słowami strajka. Ja w, nie, w, powiedział jakby do samego siebie, tę książkę napisał Kłajn to jego styl. Zabawne, że Pan tak mówi, bo chyba każdy, kto ma jakie takie wyczucie charakterystycznego stylu kłajna, słyszy w tej książce obcy głos. Daniel Chard myśli, że to był Waldgrave. Woldgrave, że Elizabeth Tassel, a Christian Fisher usłyszał pana. Fancourt wzruszył ramionami z typową dla siebie swobodną arogancją. — Okłań próbował naśladować lepszego pisarza. — Nie sądzi pan, że potraktował żywe pierwowzory swoich postaci zastanawiająco nierówno? Fancourt przyjął od strajka papierosa i ogień, słuchając w milczeniu i z zaciekawieniem. Kłajny napisał, że żona i agentka na nim pasożytowały. Powiedział strajk. To nieprzyjemne, ale takie oskarżenie mógł rzucić każdy na osoby, które można by rzec żyły z jego dochodów. Sugeruje też, że jego kochanka nie lubi zwierząt i dodaje coś, co mogłoby być zawoalowanym odniesieniem do gównianej jakości jej książek, albo dość obrzydliwą aluzją do raka piersi. Potem dopieka swojej transpunkciowej przyjaciółce z powodu jej ćwiczeń wokalnych i to po tym jak rzekomo pokazała mu zapis historii swojego życia i podzieliła się z nim najgłębszymi sekretami. Oskarża Czarda o to, że właściwie zabił Joe'ego Norta i w prostacki sposób daje do zrozumienia, Czego tak naprawdę czart chciał od zmarłego? Jest jeszcze zarzut, że to pan był odpowiedzialny za śmierć pańskiej pierwszej żony. Każde z tych oskarżeń z łatwością mogłaby rzucić dowolna osoba. To sprawy, o których wszyscy wiedzą, albo wszyscy plotkują. Co nie znaczy, że nikogo nie zabolało, powiedział cicho Fancord. Zgoda, przyznał strajk. Mnóstwo ludzi miało powód, żeby się na niego wkurzyć. Ale jedyną prawdziwą rewelacją w tej książce jest sugestia, że Joanna Waldgrave to pańska córka. — Już panu mówiłem, albo prawie mówiłem podczas naszej poprzedniej rozmowy — powiedział Fancourt nerwowym tonem — że to oskarżenie jest nie tylko fałszywe, lecz także niemożliwe. Jestem bezpłodny i Quine... I kłań powinien był o tym wiedzieć, przyznał strajk, dlatego że rzekomo nadal byliście w dobrych stosunkach, kiedy zachorował pan na świnkę. Żartował sobie z tego w braciach Balzak. Oskarżenie zawarte w postaci Krojczego wydaje się przez to jeszcze dziwniejsze, prawda? Jakby wysunął je ktoś, kto nie wiedział o pańskiej bezpłodności. Nie przyszło to panu do głowy, kiedy czytał pan książkę? Śnieg sypał na włosy obu mężczyzn i na ich ramiona. Wątpiłem, żeby Ołena obchodziło, czy cokolwiek z tego wszystkiego jest prawdą, czy nie, powiedział powoli Fancord, wypuszczając dym. Błoto lubi się przyklejać. Po prostu rzucał nim, gdzie popadnie. Pomyślałem, że chciał narobić jak najwięcej kłopotu. Sądzi pan, że właśnie dlatego tak wcześnie przesłał panu kopię maszynopisu? Fankort nie odpowiedział, więc strajk mówił dalej. Wie pan, łatwo to sprawdzić. Kurier, poczta, będzie jakiś ślad. Równie dobrze może mi pan powiedzieć. Nastąpiło długie milczenie. W porządku. Powiedział wreszcie Fancourt. Kiedy go pan dostał? 6 listopada, rano. Co pan z nim zrobił? Spaliłem! Odparł szorstko Fancourt, podobnie jak Catherine Kent. Domyśliłem się, czego chce Owen. Próbował wywołać publiczną awanturę, zapewnić sobie jak największy rozgłos. Ostatnia deska ratunku przegranego człowieka. Nie zamierzałem robić mu tej przyjemności. Do strajka dotarł następny strzęp gwaru z wnętrza budynku, gdy drzwi prowadzące do ogrodu znowu się otworzyły i zamknęły. Rozległ się odgłos niepewnych kroków na śniegu, a potem z ciemności wyłonił się ogromny cień. Co się tutaj dzieje? zaskrzeczała Elizabeth Tassel owinięta w ciężki płaszcz z futrzanym kołnierzem. Na dźwięk jej głosu, fankort wykonał ruch, jakby chciał wrócić do środka. Strajk zastanawiał się, kiedy po raz ostatni stanęli twarzą w twarz w gronie liczącym mniej niż setkę ludzi. Niech pan chwilę zaczeka, dobrze? Zwrócił się strajk do pisarza. Fankort się zawahał. Pink stęskni za Michaelem. Powiedziała tassel do strajka głębokim, chrapliwym głosem. Pewnie doskonale go pani rozumie, odparł strajk. Śnieg spadał z poszeptem na liście i zamarzniętą sadzawkę, w której amorek mierzył z łuku w niebo. Uważał pan twórczość Elizabeth za żałośnie wtórną, prawda? spytał strajk van Obydwoje studiowaliście renesansowe tragedie zemsty i stąd podobieństwa w waszym stylu pisania, ale moim zdaniem bardzo dobrze naśladuje pani styl innych ludzi, powiedział Strajk do Tassel. Od razu wiedział, że jeśli wywoła van Korta z klubu, Tassel zanim nim wyjdzie. Wiedział, że agentka wystraszy się tego, co pisarz może od niego usłyszeć w ciemności. Elisabeth stała zupełnie nieruchomo, a śnieg padał na jej futrzany kołnierz na stalowo szare włosy. Strajk ledwie widział kontur jej twarzy w słabym świetle dalekich okien klubu. Intensywność i pustka jej spojrzenia wyglądały niezwykle. Miała martwe, nieruchome oczy rekina. Na przykład styl Elspeth Fancourt oddała pani perfekcyjnie. Fancourt mówił i otworzył usta. Przez kilka sekund oprócz szeptów śniegu do ich uszu docierało jedynie ledwie słyszalne świszczenie wydobywające się z płuc Elizabeth Tassel. Od początku uważałem, że Quine musiał mieć na panią jakiegoś haka powiedział Strajk. Nie sprawiała pani wrażenia kobiety, która pozwoliłaby zrobić z siebie prywatny bank oraz służącą i wybrałaby kłajna, pozwalając odejść Fankortowi, Całe to chrzanienie o wolności słowa. To pani napisała parodię książki Elspeth Fancourt, która popchnęła ją do samobójstwa. Przez te wszystkie lata tylko pani twierdziła, że Owen pokazał pani swoje dzieło przed publikacją, a było odwrotnie. Wokół zapadła cisza, jeśli nie liczyć szelestu śniegu padającego na śnieg i stłumionego, upiornego dźwięku wydostającego się z piersi Elizabeth Tassel. Fankort z otwartymi ustami spoglądał to na agentkę, to na detektywa. Policja podejrzewała, że kłan panią szantażował, podjął strajk, ale zbyła ją pani wzruszającą historyjką o pożyczaniu mu pieniędzy na Orlando. Płaciła pani Owenowi przez ponad ćwierć wieku, prawda? Próbował ją sprowokować do mówienia, ale stała bez słowa i nadal wpatrywała się w niego ciemnymi, pustymi oczami, przypominającymi dziury w jej nieładnej bladej twarzy Jakimi słowami się pani określiła kiedy jedliśmy lunch spytał Strike chodząca kwintesencja niewinnej starej panny ale znalazłaś ujście dla swoich frustracji prawda Elizabeth Wściekłe puste oczy gwałtownie spojrzały w stronę Fankorta który lekko się poruszył Miło było dokonać gwałtu i mordu na wszystkich, których znałaś? Elizabeth? W jednej wielkiej eksplozji podłości i plugastwa, zemścić się na wszystkich, przedstawić się jako niedoceniony geniusz, a przy okazji skrytykować każdego, kto ma bardziej udane życie miłosne, bardziej zadowalające w ciemności zabrzmiał cichy głos i przez chwilę strajk nie wiedział skąd dobiega. Był dziwny, nieznajomy, piskliwy i przesłodzony. Głos, jaki według szalonej kobiety mógłby wyrażać niewinność, życzliwość. Nie, panie strajk szepnęła jak matka, mówiąca sennemu dziecku, żeby nie siadało na łóżku, żeby się nie miotało. Biedny, niemądry człowieku biedaku. Zmusiła się do śmiechu, który wprawił jej klatkę piersiową w falowanie i wywołał świszczenie w płucach. — Został poważnie ranny w Afganistanie — wyjaśniła Fankortowi tym upiornym, śpiewnym głosem. — To chyba nerwica frontowa, uszkodzenie mózgu, tak jak u małej Orlando. On wymaga pomocy, biedny pan Strajk. Świszczało jej w płucach, gdyż oddychała szybciej. — Powinnaś była kupić maskę, prawda, Elizabeth? — spytał Strajk. Odniósł wrażenie, że jej oczy ciemnieją i powiększają się. źrenice rosną pod wpływem krążącej w niej adrenaliny. Wielkie, męskie dłonie zgięły się na kształt szponów. Myślałaś, że wszystko masz opracowane, prawda? Sznur, przebranie, kombinezon dla ochrony przed kwasem. Ale nie zdawałaś sobie sprawy, że samo wdychanie oparów uszkodzi ci gardło. Zimne powietrze zaostrzało jej problemy z oddychaniem. W panice dyszała, jakby się podnieciła. Moim zdaniem, powiedział strajk z wyrachowanym okrucieństwem, to wszystko dosłownie doprowadziło cię do szaleństwa. Mam rację? W każdym razie lepiej miej nadzieję, że ława przysięgłych w to uwierzy. Takie zmarnowane życie interesy pójdą w diabły. Nie masz mężczyzn, nie masz dzieci. Powiedzcie mi, czy kiedykolwiek doszło między wami dwojgiem do nieudanego zespolenia? Spytał otwarcie strajk, przyglądając się ich profilom. Ten cały, sflaczały kutas, coś mi mówi, że kłaj uwiecznił go w prawdziwym bombik z mori. Stali odwróceni tyłem do światła i nie mógł zobaczyć ich min, ale język ich ciała dał mu odpowiedź. Gwałtowne odwrócenie się od siebie, żeby stawić mu czoło, wyrażało ducha Zjednoczonego Frontu. — Kiedy to było? — spytał Strike, patrząc na ciemny zarys Elizabeth. — Po śmierci Elspeth? Tylko że wtedy zabrałeś się za Fenelle Waldgrave, co, Michael? Zakładam, że przy niej nie miałeś kłopotów ze wzwodem. Elizabeth wydała z siebie zduszony okrzyk. Zupełnie jakby ją uderzył. Na litość boską! warknął Fancourt. Był teraz zły na strajka. Strajk zignorował ten ukryty wyrzut. Nadal pracował nad Elizabeth, prowokował ją, a jej świszczące płuca walczyły o tlen wśród padającego śniegu. Musiałaś się naprawdę wkurzyć, kiedy Kłajna poniosło i zaczął krzyczeć o treści prawdziwego Bombix Mori w River Cafe, prawda, Elisabeth? I to po tym, jak go ostrzegałaś, żeby nie puszczał pary z ust. Pan jest szalony, szalony! szepnęła, zmuszając się do uśmiechu. Jej duże, żółte zęby błysnęły pod oczami rekina. Wojna nie tylko zrobiła z pana kalekę. Jak miło odparł strajk z uznaniem. Wreszcie odezwała się ta agresywna suka, o której wszyscy mi opowiadali. Kuśtyka pan po Londynie, próbując dostać się na łamy gazet, wysapała. Jest pan taki sam jak biedny Owen, taki sam jak on. Uwielbiał prasę, prawda, Michael? Odwróciła się do Fancorta. Czyż Owen nie kochał rozgłosu? Uciekał, jak mały chłopczyk bawiący się w chowanego. To ty zachęciłaś Kłajna, żeby się schował na Talgarth Road przerwał jej strike. To był twój pomysł. — Nie będę tego dłużej słuchała — szepnęła. Zaświszczało jej w płucach, kiedy, chwytając zimowe powietrze, podniosła głos. — Nie słucham pana, panie Strajk, nie słucham! Nikt pana nie słucha, biedny, głupiutki człowieku! — Powiedziałaś mi, że kłajn jest łasy na pochwały ciągnął strajk, zagłuszając piskliwe zawodzenie, którym próbowała mu przerwać. – Myślę, że już wiele miesięcy temu przedstawił ci plan fabuły Bombix Mori i w jakiejś postaci występował tam obecny tu Michael. Nie w aż tak okrutnej, jak próżno wspaniały, ale pewnie miał problem z postawieniem masztu, co? – Zemsta za nas oboje. – he? Tak jak się spodziewał, w tym miejscu wydała z siebie zduszony okrzyk i jej gorączkowe zawodzenie umilkło. Powiedziałaś Kłajnowi, że Bombix Mori brzmi wspaniale, że to będzie jego najlepsza książka, że odniesie olbrzymi sukces, ale powinien zachować jej treść w tajemnicy, żeby ustrzec się przed pozwem i zrobić większe wrażenie, kiedy zostanie wydana. A tymczasem. Pisałaś własną wersję. Miałaś mnóstwo czasu, żeby to zrobić jak należy, prawda? Elizabeth, 26 lat pustych wieczorów. Mogłaś napisać wiele książek. Przecież skończyłaś Oxford z bardzo dobrym wynikiem. Tylko o czym miałabyś pisać? Raczej nie żyłaś pełnią życia, prawda? Na twarzy Elizabeth Tassel błysnęła jawna wściekłość. Agentka zacisnęła dłonie w pięści, ale się opanowała. Strike chciał, żeby pękła, poddała się, ale oczy rekina najwyraźniej czekały na jego słabość, na szansę. Stworzyłaś powieść w oparciu o plan morderstwa! Usunięcie wnętrzności i polanie zwłok kwasem wcale nie miało symbolicznego znaczenia. Ich zadaniem było wykiwanie specjalistów z zakładu medycyny sądowej. Ale wszyscy odebrali to jak literacką inspirację. W dodatku udało ci się namówić tego głupiego, samolubnego drania, żeby pomógł ci zaplanować własną śmierć. Powiedziałaś, że masz wspaniały pomysł na zwiększenie rozgłosu i zysków, zainscenizujecie kłótnie w bardzo uczęszczanym miejscu. Ty powiesz, że książka jest zbyt kontrowersyjna, żeby ją wydać, a potem on zniknie. Mówiłaś, że rozpuścisz plotki o treści książki, a kiedy kłan wreszcie pozwoli się znaleźć, wynegocjujesz mu dobre, wysokie honorarium. Tassel kręciła głową, jej płuca głośno pracowały, ale martwe oczy nie odrywały się od jego twarzy. Dostarczył książkę. Odczekałaś kilka dni do rocznicy spisku prochowego, żeby zapewnić sobie mnóstwo ładnych, odwracających uwagę hałasów, a potem wysłałaś kopię fałszywego Bombix Mori, do Fischera, żeby o książce mówiło więcej ludzi. Do Woldgrave'a i obecnego tu Michaela. Odegraliście tę waszą publiczną kłótnię, a potem poszłaś za Quine'em na Talgarth Road. Nie, powiedział Fancourt, najwidoczniej nie mogąc się powstrzymać. Tak, odparł bezlitośnie Strajk. Quine nie zdawał sobie sprawy, że powinien się obawiać Elizabeth. Przecież razem z nim spiskowała na rzecz jego powrotu stulecia – Chyba nawet zapomniał, że przez te wszystkie lata cię szantażował, prawda? Spytała agentkę. Po prostu nabrał zwyczaju proszenia cię o pieniądze i je dostawał. Wątpię, czy kiedykolwiek w ogóle rozmawialiście o parodii, która zniszczyła ci życie. I wiesz, co moim zdaniem się stało, kiedy wpuścił cię do środka? Wbrew własnej woli, strajk przypomniał sobie tę scenę. Ogromne sklepione okno a pośrodku zwłoki ułożone jak do jakiejś makabrycznej, martwej natury. Myślę, że nakłoniłaś tego biednego, naiwnego, durnego Narcyza, żeby zapozował do zdjęcia reklamowego. Klęczał. Czy bohater prawdziwej książki błagał, czy się modlił? A może związałaś go jak swojego bombiksa? Pozowanie w sznurze na pewno by mu się spodobało, prawda? A ty z łatwością mogłabyś go zajść od tyłu i rozwalić mu głowę metalowym odbojem do drzwi. Pod osłoną pokazów sztucznych ogni ogłuszyłaś kłajna, związałaś go, rozprułaś i. Van wydał z siebie zduszony okrzyk przerażenia, ale Tassel znowu przemówiła śpiewnym głosem, będącym karykaturą pocieszenia. Powinien pan poszukać pomocy, panie strajk. Biedny pan strajk. Ku jego zaskoczeniu wyciągnęła wielką rękę, żeby ją położyć na jego zaśnieżonym ramieniu. Pamiętając, co zrobiły te dłonie, strajk instynktownie się cofnął i jej ręka powoli wróciła na swoje miejsce przy boku, gdzie zwisła raz po raz zaciskając się w pięść. Włożyłaś do torby flaki Ołena i prawdziwy maszynopis, podjął detektyw. Przysunęła się tak bardzo, że znowu poczuł perfumy zmieszane ze stęchłym, tytoniowym dymem. Potem włożyłaś pelerynę i kapelusz kłajna. I wyszłaś. Poszłaś wrzucić czwartą kopię fałszywego Bombix Mori przez skrzynkę w drzwiach Katrin Kent, żeby poszerzyć grono podejrzanych i obciążyć kolejną kobietę, która miała to, czego tobie zawsze brakowało. Seks. Towarzystwo. Przynajmniej jednego przyjaciela. Znowu zmusiła się do śmiechu, ale tym razem zabrzmiał jak chichot szaleńca. Wciąż zaciskała i rozluźniała palce. Doskonale rozumiałby się pan z Owenem? szepnęła. Prawda, Michael? Prawda, że cudownie by się rozumieli? Chore fantazje. Ludzie pana wyśmieją, panie Strike. Dyszała bardziej niż kiedykolwiek, a z jej skupionej białej twarzy spoglądały martwe. Puste oczy. Biedny Kaleka próbuje znowu poczuć smak sukcesu, goniąc za sławnym ojcem. Ma pan jakieś dowody? spytał ostro Fankort pośród wirującego śniegu. W jego surowym tonie pobrzmiewało pragnienie, żeby w to wszystko nie wierzyć. To nie była żadna drukowana tragedia, żadna scena śmierci ubarwiona szminką aktorską. Tuż obok niego stała jego przyjaciółka z lat studenckich I bez względu na to, jak potoczyło się ich życie Myślę, że ta duża, niezgrabna, zauroczona nim dziewczyna Poznana w Oksfordzie Zmieniła się w kobietę zdolną do groteskowego morderstwa Była wręcz nie do zniesienia Tak, mam dowód Powiedział cicho Strajk Drugą elektryczną maszynę do pisania Taki sam model jak ta kłaina, zawiniętą w czarną burkę i kombinezon poplamiony kwasem solnym oraz obciążoną kamieniami. Kilka dni temu wyciągnął ją z morza pewien nurek amator, którego przypadkiem znam. Leżała u stóp znanych klifów Gwythian w Hellsmouth, miejscu uwiecznionym na okładce książki gazeli Pengeli. Przypuszczam, że pani Pengelly pokazała ci to miejsce, kiedy u niej gościłaś, prawda, Elizabeth? Poszłaś tam potem sama z komórką, mówiąc jej, że musisz znaleźć lepszy zasięg. Elizabeth Tassel wydała z siebie upiorny, gardłowy jęk, jak mężczyzna uderzony pięścią w brzuch. Przez chwilę nikt się nie ruszał, a potem Tassel niezgrabnie się odwróciła i potykając się, pobiegła z powrotem w stronę klubu. Jasnożółty prostokąt światła zadrżał, a potem zniknął, kiedy drzwi otworzyły się i zamknęły. Przecież nie może pan. Zaprotestował fankort, robiąc kilka kroków i gwałtownie spoglądając na strajka. Musi ją pan zatrzymać! Nie złapałbym jej, nawet gdybym chciał, powiedział strajk, rzucając niedopałek na śnieg. Kłopoty z kolanem. Może zrobić cokolwiek? Prawdopodobnie biegnie się zabić, przyznał strajk, wyjmując komórkę. Pisarz gapił się na niego. Ty, ty zimny draniu! Nie pan pierwszy mi to mówi, odparł strajk wciskając przyciski komórki. Gotowy? powiedział do słuchawki. No to ruszamy. Rozdział 49 Niebezpieczeństwa jak gwiazdy. Najjaśniej świecą w ciemności. Thomas Decker, The Noble Spanish Soldier. Postawna kobieta minęła ludzi palących przed klubem i szła na oślep, ślizgając się trochę na śniegu. Na ciemnej ulicy zaczęła biec, łopocząc płaszczem z futrzanym kołnierzem. Z za zakrętu wyjechała taksówka z włączonym światłem na dachu, i kobieta ją zatrzymała, szaleńczo wymachując rękami. Taksówka gładko zahamowała, jej przednie reflektory tworzyły dwa stożki światła o konturach zniekształconych sypiącym śniegiem na Fulham Palace Road powiedział szorstki głęboki głos przerywany szlochem taksówka powoli oddaliła się od krawężnika była stara szklane przepierzenie pokrywały zadrapania i gdzie niegdzie plamy powstały wskutek wieloletniego palenia papierosów przez właściciela Elizabeth Tassel ukazywała się we wstecznym lusterku kiedy przesuwało się po niej światło ulicznych latarni cicho popłakiwała we wielkie dłonie i cała się trzęsła Kobieta za kierownicą nie spytała, co się stało i bez słowa spoglądała nad pasażerką na ulicę z tyłu, gdzie widać było malejące postacie dwóch mężczyzn biegnących po zaśnieżonej drodze w stronę czerwonego sportowego samochodu w oddali. Taksówka skręciła w lewo na końcu drogi, a Elizabeth Tassel nadal płakała, chowając twarz w dłoniach. W czasie długiego oczekiwania kobieta za kierownicą cieszyła się, że ma czapkę, ale teraz swędziała ją od niej głowa. Taksówka pędziła po King's Road po grubej warstwie puszystego śniegu, który opierał się próbą kół rozgniecenia go na breje. Płatki śniegu wciąż bezlitośnie wirowały, sprawiając, że na drodze było coraz bardziej niebezpiecznie. Źle pani jedzie! Jest objazd! skłamała Robin. Z powodu śniegu. Na chwilę napotkała spojrzenie Elizabeth we wstecznym lusterku. Agentka obejrzała się przez ramię. Czerwone Alfa Romeo było tak daleko, że zniknęło im z oczu. Tassel gorączkowo się rozglądała, patrząc na mijane budynki. Robin słyszała upiorne świszczenie w jej klatce piersiowej. Jedziemy w przeciwnym kierunku. Za chwilę skręcę, powiedziała Robin. Nie widziała, jak Elizabeth Tassel próbuje otworzyć drzwi, ale to usłyszała. Wszystkie były zablokowane. Może mnie tu pani wypuścić? Powiedziała agentka podniesionym głosem. Niech mnie pani wypuści. W taką pogodę nie złapie pani następnej taksówki, odparła Robin. Liczyli na to, że Tassel będzie zrozpaczona i trochę później zauważy dokąd jadą. Taksówka nie dotarła jeszcze nawet do Sloan Square. Do New Scotland Yardu zostały prawie dwa kilometry. Robin znowu zerknęła we wsteczne lusterko. Alfa Romeo było maleńką czerwoną kropeczką w oddali. Elizabeth odpięła pas z bezpieczeństwa. Niech pani zatrzyma tę taksówkę! Zawołała. Niech pani ją zatrzyma i mnie wypuści! Nie mogę się tu zatrzymać, powiedziała Robin znacznie spokojniej niż się czuła, gdyż agentka zsunęła się z siedzenia i jej wielkie ręce majstrowały przy przepierzeniu. Muszę panią prosić, żeby pani usiadła. Część przepierzenia przesunęła się w bok. Elizabeth chwyciła czapkę razem z garścią włosów Robin i z jadowitą miną prawie zrównała się z nią głową. Spocone włosy Robin opadły jej na oczy. Zostaw mnie! Coś ty za jedna! zaskrzeczała Tassel, potrząsając głową Robin za wciąż ściskane w dłoni włosy. Ralf mówił, że widział jak jakaś blondynka grzebie w kuble na śmieci. Coś ty za jedna! puszczaj! krzyknęła Robin, kiedy Tassel chwyciła ją drugą ręką za szyję. Dwieście metrów za nimi Strike ryknął do Ala. Gazu kurwa, coś jest nie tak, popatrz. Jadąca przed nim taksówka pędziła od krawężnika do krawężnika. Na lodzie ten samochód zawsze był do dupy, jęknął Al, kiedy Alfa wpadła w lekki poślizg, a rozpędzona taksówka skręciła w Sloan Square i zniknęła im z oczu. Tassel była już w połowie drogi do przedniej części taksówki i wydzierała się, nie zważając na poparzone gardło. Robin próbowała ją odepchnąć jedną ręką i utrzymać kierownicę. Z powodu włosów, śniegu i tassel ściskającej jej szyję obiema rękami nie widziała dokąd jedzie próbowała znaleźć hamulec, ale kiedy taksówka szarpnęła do przodu, Robin zdała sobie sprawę, że wcisnęła gaz. Nie mogła oddychać. Puściła kierownicę i usiłowała odsunąć coraz mocniej zaciskające się ręce agentki. Usłyszała krzyki przechodniów, samochód gwałtownie podskoczył, a potem rozległ się donośny brzęk szkła i metalu zderzających się z betonem. I pas bezpieczeństwa boleśnie wpił jej się w ciało, gdyż taksówka się rozbiła. Robin odpływała. Wszystko zrobiło się czarne pieprzyć samochód zostawmy go, musimy się tam dostać, wrzeszczał strajk do Ala, zagłuszając zawodzenie alarmu sklepowego i krzyki rozproszonych gapiów. Al w mało elegancki sposób zatrzymał ślizgające się Alfa Romeo na środku ulicy, sto metrów od miejsca, w którym taksówka roztrzaskała okno wystawowe. Wyskoczył, a strajk usiłował wstać. Grupa przechodniów, niektórzy już świętowali Boże Narodzenie, i gdy taksówka wjechała na chodnik, rozpierzchli się w smokingach, patrzyła w osłupieniu na ala, który ślizgając się i o mało nie przewracając, biegł po śniegu w stronę rozbitego samochodu. Otworzyły się tylne drzwi taksówki. Elizabeth Tassel wyskoczyła ze środka i zaczęła biec. Łapią. Al. Ryknął strajk, wciąż brnąc przez śnieg. Łapią. W Le Rose była wspaniała drużyna rugby Al przywykł do wykonywania poleceń Po krótkim sprincie obalił tasel na ziemię Idealną szarżą. Gruchnęła na śnieg i rozległ się głuchy łoskot Któremu towarzyszyły głośne protesty Licznych, obserwujących to kobiet Wyrywała się i kleła, Ale mocno ją przyszpilił Odpierając wszelkie próby przyjścia ofierze Z pomocą podejmowane przez rycerskich mężczyzn Strike był głuchy i ślepy na to wszystko Biegł jakby w zwolnionym tempie Usiłując uniknąć upadku, i chwiejnym krokiem zbliżał się do złowrogo cichej i nieruchomej taksówki. Przechodnie, pochłonięci obserwowaniem Ala i jego szamoczącego się klnącego jeńca, nie zaprzątali sobie głowy kierowcą taksówki. Robin! Siedziała bezwładnie, przechylona na bok, wciąż przypięta pasem. Na twarzy miała krew, ale kiedy wymówił jej imię, odpowiedziała mu niewyraźnym jękiem. O kurwa. Już myślałem. Już myślałem. Plac wypełnił się wyciem policyjnych syren. Zagłuszyło ono alarm sklepowy i coraz liczniejsze protesty wstrząśniętych londyńczyków. Strike odpiął pas Robin, ale kiedy próbowała wysiąść z taksówki, delikatnie wepchnął ją z powrotem. "Zostań w środku", powiedział. Wiedziała, że nie jedziemy do niej do domu. Wymamrotała Robin. Od razu zauważyła, że jadę w niewłaściwą stronę. Nieważne, wysapał strajk. Ściągnęłaś Scotland Yard do nas. Błyszczące jak diamenty światła mrugały na nagich drzewach wokół placu. Śnieg sypał na zebrany tłum, taksówkę sterczącą w stłuczonym oknie wystawowym i na sportowy samochód niechlujnie zaparkowany na środku drogi. Radiowozy zatrzymały się. Ich niebieskie światła połyskiwały na mieniącej się od szkła ziemi, a syreny ucichły, ustępując zawodzeniu alarmu sklepowego. Kiedy przyrodni brat Strajka krzyczał, próbując wyjaśnić, dlaczego leży na sześćdziesięcioletniej kobiecie, wyczerpany detektyw z ulgą opadł w taksówce na miejsce obok partnerki, a potem, wbrew swojej woli i nakazom dobrego smaku, zaczął się śmiać. Rozdział 50. Tydzień później. Cynthia, jakże to endymionie, to wszystko było z miłości? Endymion. Owszem pani, lecz później bogowie zesłali na mnie nienawiść kobiety. John Lyley, Endymion, or the Man in the Moon. Strike nigdy wcześniej nie był w mieszkaniu Robin i Matthew w Ealing. Jego naleganie, żeby Robin wzięła wolne i doszła do siebie po lekkim wstrząśnięciu mózgu i podduszeniu, nie zostało dobrze przyjęte. Robin, tłumaczył jej cierpliwie przez telefon, i tak musiałem zamknąć agencję. Po całej Denmark Street rozpełzli się dziennikarze. Na jakiś czas przeniosłem się do Nika i Ilsy. Nie mógł jednak wyjechać do Kornwali, nie zobaczywszy się z nią. Kiedy otworzyła drzwi, stwierdził z zadowoleniem, że sińce na jej szyi i czole już zbladły, zmieniając kolor na jasno-żółty i błękitny. Jak się czujesz? zaczął od progu wycierając buty. Wspaniale! powiedziała. Mieszkanie było małe, ale wesołe i pachniało jej perfumami, na które wcześniej właściwie nie zwracał uwagi. Może tydzień niewąchania ich bardziej go na nie uwrażliwił. Robin poprowadziła go do salonu pomalowanego na kolor magnolii, jak u Catherine Kent, i z zainteresowaniem zauważył, że na krześle leży okładką do góry egzemplarz prowadzenia przesłuchań. W kącie stała mała choinka, obwieszona białymi i srebrnymi ozdobami, jak choinki na Sloan Square, które stworzyły tło prasowych zdjęć rozbitej taksówki. Matthew już ochłonął? Spytał strajk opadając na kanapę. Nie mogę powiedzieć, że nigdy nie widziałam go szczęśliwszego, odrzekła z szerokim uśmiechem. Herbaty? Wiedziała, jaką lubi. W kolorze kreozotu. Prezent świąteczny, powiedział, kiedy wróciła z tacą i podał jej niezaadresowaną białą kopertę. Otworzyła ją z zaciekawieniem i wyjęła plik zadrukowanych kartek, zszytych szywką. Kurs detektywistyczny. W styczniu, wyjaśnił strajk. Żeby następnym razem nikt nie zauważył, jak wyjmujesz z kubła na śmieci worek z psim głównym. Roześmiała się. Była zachwycona. Dziękuję! Dziękuję! Większość kobiet spodziewałaby się kwiatów. Nie jestem taka jak większość kobiet. Tak, zauważyłem, powiedział strajk sięgając po herbatnika z czekoladą. Zbadali już tę psią kupę? spytała. Ano zbadali, pełno w niej ludzkich flaków. Rozmrażała je małymi porcjami, znaleźli ślady w misce Dobermana, a resztę w zamrażarce. Boże, powiedziała Robin i zrzedła jej mina. Geniusz przestępczy, podsumował Strajk. Zakradła się do gabinetu kłajna i wrzuciła za biurko dwie własne zużyte taśmy do maszyny do pisania. Anstis raczył je teraz zbadać, na żadnej nie ma śladów DNA Aquajna. Nigdy nie miał ich w ręku, ergo nigdy nie napisał tego, co na nich jest. Anstis wciąż z tobą rozmawia? Bardzo niechętnie, ale trudno mu mnie spławić, ocaliłem mu życie. Domyślam się, że to komplikuje sprawę, przyznała Robin. Więc policja uwierzyła w twoją teorię? Teraz kiedy już wiedzą czego szukają, wszystko wydaje się oczywiste. Kupiła identyczną maszynę do pisania prawie dwa Lata temu. Zamówiła burkę i sznur, zapłaciła kartą kłajna i kazała to wszystko przesłać na Talgars Road, kiedy w domu pracowali robotnicy. W ciągu tych wszystkich lat miała mnóstwo okazji, żeby zdobyć jego wizę. Jego płaszcz wisiał w agencji, kiedy szedł się odlać. Mogła wyjąć portfel, kiedy spał pijany po przyjęciach, z których odwoziła go do domu. Znała go wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że Quine nie ma głowy do takich rzeczy jak wyciągi z banku. Miała dostęp do klucza do domu przy Talgarth Road i mogła bez trudu dorobić zapasowy. Zajrzała tam w każdy kąt. Wiedziała, że w domu jest kwas solny. Genialne, ale za bardzo skomplikowane. Podsumował strajk, sącząc ciemnobrązową herbatę. Podobno pilnują, żeby nie popełniła samobójstwa. Ale nie znasz jeszcze najbardziej chorego szczegółu. Jest coś jeszcze? spytała zaniepokojona Robin. Choć nie mogła się doczekać spotkania ze strajkiem, wciąż była trochę słaba po wydarzeniach poprzedniego tygodnia. Wyprostowała się i spojrzała mu prosto w twarz, szykując się na to, co za chwilę miała usłyszeć. Zachowała tę cholerną książkę. Robin zmarszczyła brwi. Jak to? Trzymała ją w zamrażarce razem z flakami. Kartki są poplamione krwią, bo niosła je w torbie razem z wnętrznościami. Prawdziwy maszynopis bombik smorikłajna. Ale dlaczego? Na litość boską. Też chciałbym wiedzieć. Fancord mówi. Rozmawiałeś z nim? Krótko, doszedł do wniosku, że od początku podejrzewał Elizabeth. Założę się, że wiem, o czym będzie jego następna powieść. W każdym razie mówi, że tasel nie była się w stanie zdobyć na zniszczenie oryginalnego maszynopisu. Na litość boską ze zniszczeniem autora nie miała najmniejszego problemu. No tak, ale to jest literatura, Robin odparł strajk z uśmiechem i wiesz co? Roper Chart bardzo chętnie wyda prawdziwą powieść, a Fancourt napisze wstęp. Żartujesz? Nie. Quine wreszcie będzie miał swój bestseller. Nie patrz tak na mnie, powiedział raźno Strike, kiedy z niedowierzeniem kręciła głową. Jest wiele powodów do radości. Kiedy Bombix Mori trafi na półki, Leonora i Orlando będą się tarzały w forsie, a skoro o nich mowa, mam dla ciebie coś jeszcze. Wsunął rękę do wewnętrznej kieszeni płaszcza leżącego obok na kanapie, i podał Robin zwinięty w rulon rysunek, który tam trzymał. Robin rozłożyła go i uśmiechnęła się, a do jej oczu napłynęły łzy. Pod starannie napisanymi ołówkiem słowami dla Robin od kochającej Dodo tańczyły dwa kędzierzawe aniołki. – Jak one się czują? – Wspaniale – powiedział Strajk. Zjawił się w domu w Southern Row na zaproszenie Leonory. Matka i córka otworzyły drzwi, trzymając się za ręce, a naszy i Orlando, jak zwykle dyndała swa wolna małpka. Gdzie jest Robin? Spytała Orlando z pretensją w głosie. Chciałam, żeby przyszła, narysowałam dla niej obrazek. Pani miała wypadek, przypomniała jej Leonora, odsuwając się, żeby wpuścić Strajka, ale wciąż mocno trzymała za rękę Orlando, jakby się bała, że ktoś znowu mógłby je rozdzielić. Mówiłam ci do do pani zrobiła coś bardzo odważnego i miała wypadek samochodowy. Ciocia Liz była niegrzeczna, powiedziała Orlando, zwracając się do Strajka, kiedy szła tyłem korytarzem, wciąż trzymając mamę za rękę ale cały czas wpatrując się w Strajka czystymi, zielonymi oczami. — To przez nią umarł mój tatuś! Y, — Tak, y, no... Y, wiem — odrzekł Strajk, czując znajome skrępowanie, które zawsze wywoływała w nim Orlando. Przy stole w kuchni zastał sąsiadkę, Ednę. Och, jakiś ty sprytny, powtarzała bez końca, ale czy to nie było okropne? Jak się czuje Twoja biedna partnerka? Czy to nie było straszne? Są takie miłe, powiedziała Robin, kiedy dość szczegółowo opisał tę scenę. Rozłożyła rysunek Orlando na stoliku kawowym między nimi, obok zaproszenia na kurs detektywistyczny, żeby móc podziwiać jedno i drugie. A co u ala, nie posiada się z cholernej radości. Powiedział ponuro Strike. Daliśmy mu mylne wyobrażenie o emocjach towarzyszących pracy zarobkowej. Polubiłam go, odparła Robin z uśmiechem. No, tak, wiesz, miałaś wstrząśnięcie mózgu, powiedział strajk. A Polworth jest w siódmym niebie, że udało mu się narobić wstydu stołecznej policji. Masz bardzo interesujących przyjaciół. Zauważyła Robin, ile będziesz musiał zapłacić za naprawę taksówki tatynika? Jeszcze nie dostałem rachunku, westchnął. Zjadł kilka herbatników, spojrzał na prezent, który dał robin i dodał. Chyba będę musiał zatrudnić następną tymczasową, kiedy ty pójdziesz się szkolić na detektywa. Chyba tak, przyznała Robina po chwili wahania dorzuciła. Mam nadzieję, że będzie do kitu. Strajk wstał ze śmiechem i sięgnął po płaszcz. Bez obaw piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Nikt cię tak nigdy nie nazywał? Masz przecież tyle ksywek, zastanawiała się, kiedy szli w stronę drzwi. Niby jak piorun. Myślisz, że to prawdopodobne? spytał, pokazując na swoją nogę. No wesołych świąt, partnerko. Przez chwilę w powietrzu wisiała myśl o uścisku na pożegnanie, ale Robin wyciągnęła rękę, udając prawdziwą twardzielkę. Baw się dobrze w korwali. A ty w masam. Zamiast wypuścić jej dłoń, szybko ją obrócił, pocałował jej grzbiet, zanim Robin zdała sobie sprawę, co się dzieje. Potem uśmiechnął się, pomachał i wyszedł. Podziękowania. Pisanie jako Robert Galbraith to czysta przyjemność dzięki pomocy następujących osób. Dziękuję z całego serca. Sobe, dbm i człowiekowi od tylnych drzwi, ponieważ bez was nigdy nie zaszłabym tak daleko. Następnym razem zaplanujemy jakiś napad. Davidowi Shelleyowi, mojemu niezrównanemu redaktorowi, niezłomnej podporze i pokrewnej osobowości INFJ, za wspaniałą pracę oraz poważne traktowanie wszystkich ważnych spraw i śmianie się z całej reszty, tak jak ja. Mojemu agentowi Nilowi Blairowi, który z radością zgodził się pomóc mi zrealizować ambicje zostania debiutującym pisarzem, tacy ludzie jak ty naprawdę zdarzają się raz na milion. Wszystkim pracownikom Little, Brown, którzy ciężko i z entuzjazmem pracowali nad pierwszą powieścią Roberta. Nie mając pojęcia, kim on jest, jestem szczególnie wdzięczna drużynie audiobooka, która wyniosła Roberta na pierwsze miejsce, jeszcze zanim został zdemaskowany. Lorni i Steve'owi Barnesom, dzięki którym mogłam się napić w The Bay Horse, obejrzeć grobowiec sir Marmaduca Weavilla i dowiedzieć się, że nazwę rodzinnego miasta Robin wymawia się Masam, a nie Masem, co oszczędziło mi wielkiego wstydu w przyszłości. Fiddy Henderson, Christine Collingwood, Fionie Sharpcott, Angeli Milne, Alison Kelly i Simonowi Brownowi, gdyż bez ich ciężkiej pracy nie miałabym czasu napisać jedwabnika ani niczego innego. Markowi Hutchinsonowi, Nikki Stonehill i Rebece Salt, gdyż w dużej mierze to właśnie dzięki nim wciąż mam stosunkowo równo pod sufitem. Mojej rodzinie, zwłaszcza Nilowi, za znacznie więcej niż mogę wyrazić w kilku linijkach, ale tym razem przede wszystkim za to, że tak bardzo popierał pomysł krwawego morderstwa.